Prawdziwemu, dibiemu z podziękowaniami. Czemu się urodziłaś wraz ze śniegu nastaniem? Powinno było cię witać ku wołanie, albo winne grona, co w zieleni trwają, lub chociaż jaskółki, które się zbierają do wyścigu ze światem, by nie umrzeć latem. Czemu umarłaś, nim owce skończyły Skubanie? Powinno było cię żegnać jabłek z drzew spadanie, gdy konika polnego koniec jest już blisko. A łan przenny się zmienia w rozmokłe ściernisko, i wiatr cicho zawodzi, bo słodycz odchodzi. Christina G. Rosetti, elegia. Prolog. Is demum miser est, cuius nobilitas miserias nobilitat. Nieszczęśliwy ten, którego sława rozsławia jego nieszczęścia. Lucius Actius Telefus. Gwarna ulicy przypominał bzyczenie much, tłum fotoreporterów za obstawionymi policją barierkami trzymał w pogotowiu długonose aparaty, a wydychane przez niego powietrze unosiło się jak para. Śnieg nieustannie padał na czapki i ramiona, palce w rękawiczkach przecierały szkło obiektywów. Od czasu do czasu rozlegało się niemrawe pstrykanie. To gapie urozmaicali sobie czas oczekiwania, robiąc zdjęcia ustawionego na środku ulicy białego, płóciennego namiotu. Widocznych za nim drzwi wysokiego apartamentowca z czerwonej cegły i balkonu na ostatnim piętrze, z którego wypadło ciało. Za zwartym tłumem paparazzich stały białe wany z olbrzymimi talerzami satelitarnymi na dachach, a dziennikarze, także z zagranicy, mówili do mikrofonów, przy których sterczeli dźwiękowcy w słuchawkach. Między nagraniami reporterzy przytupywali i ogrzewali ręce o gorące kubki z kawą przyniesione z zatłoczonej kawiarni kilka przecznic dalej. Dla zabicia czasu kamerzyści w wełnianych czapkach filmowali plecy fotoreporterów, balkon i namiot zasłaniający zwłoki. Potem ustawiali się do szerokich ujęć chaosu, który rozpętał się na spokojnej i zaśnieżonej ulicy Mayfair, między szeregami lśniących czarnych drzwi, otoczonych portykami z białego kamienia i sztucznie kształtowanymi krzewami. Wejście do budynku numer 18 odgrodzono taśmą. Za nią w korytarzu przemykali funkcjonariusze policji, a wśród nich ubrani na biało eksperci z zakresu medycyny sądowej. Stacje telewizyjne podawały tę wiadomość już od kilku godzin po obu stronach ulicy tłoczyli się ludzie trzymani w bezpiecznej odległości przez policję. Niektórzy przyszli specjalnie, żeby popatrzeć, inni przystanęli w drodze do pracy. Wielu podnosiło telefony komórkowe, aby przed odejściem porobić zdjęcia. Pewien młody mężczyzna, nie wiedząc o który balkon chodzi, sfotografował wszystkie po kolei, nawet środkowy, zastawiony rzędem iglaków utrudniających dostęp każdemu, kto chciałby się przecisnąć między tymi trzema zadbanymi gęstymi kulami. Grupa dziewczyn przyniosła kwiaty i wśród kamer przekazała je policjantom, a ci, nie wiedząc jeszcze gdzie je umieścić, ostrożnie ułożyli bukiety z tyłu policyjnej furgonetki, czując jak obiektywy śledzą każdy ich ruch. Korespondenci, przysłani przez całodobowe stacje informacyjne, serwowali nieprzerwany strumień komentarzy i spekulacji, skupiających się na kilku sensacyjnych faktach, do których udało im się dotrzeć. Około drugiej w nocy ze swojego apartamentu policję zawiadomił ochroniarz zatrudniony w budynku. Nic nie wskazuje na to, by szykowano się do zabrania ciała, więc niektórzy zaczynają spekulować żadnych informacji na temat tego, czy w chwili, gdy wypadała z balkonu, była sama. Ekipy weszły do środka w celu dokładnego przeszukania budynku. Namiot wypełnił się chłodnym światłem. Dwaj mężczyźni kucnęli przy zwłokach, gotowi włożyć je wreszcie do plastikowego worka. Z głowy wyciekło na śnieg trochę krwi. Twarz była roztrzaskana i opuchnięta. Jedno oko zamieniło się w szparkę, a drugie w skrawek zmatowiałej bieli między nabrzmiałymi powiekami cekiny połyskujące na bluzce denatki w subtelnie zmieniającym się świetle stwarzały nieprzyjemne wrażenia ruchu, jakby znów oddychała albo napinała mięśnie, szykując się do wstania. Odgłosy śniegu, padającego na płócienny dach namiotu, przypominały uderzenia opuszków palców. Gdzie ta cholerna karetka? Komisarza Roy Carver coraz bardziej się denerwował. Był brzuchatym mężczyzną o twarzy koloru peklowanej wołowiny, a pod pachami jego koszuli widniały z reguły kręgi potu. Ograniczone zasoby cierpliwości komisarza wyczerpały się już wiele godzin temu. Tkwił tu prawie tak długo jak zwłoki. Tak bardzo zmarzły mu stopy, że ledwie je czuł, a z głodu kręciło mu się w głowie. Będzie za dwie minuty! Odpowiedział bezwiednie na pytanie przełożonego sierżant Eric Wardle, który wszedł właśnie do namiotu z komórką przyciśniętą do ucha: Przed chwilą znalazłem dla niej miejsce. Carver coś burknął. Jego zły humor jeszcze bardziej pogarszało przekonanie, że Wardla cieszy obecność dziennikarzy. Miał wrażenie, że gdy kilka razy wychodzili z namiotu, chłopięco przystojny Wardle z gęstymi falowanymi brązowymi włosami, które teraz przyprószył śnieg, specjalnie zwlekał z powrotem. Kiedy zabiorą zwłoki, zniknie stąd to całe towarzystwo. powiedział Wardle nie odrywając wzroku od dziennikarzy. Nikt nie zniknie, dopóki będziemy się zachowywać, jakby ta ulica była pieprzonym miejscem zbrodni warknął Carver. Wardle nie odpowiedział na zaczepną aluzję, ale Carver i tak wybuchnął: Ta żałosna kretynka skoczyła! Nikogo opróżniej nie było w mieszkaniu. Jej sąsiadka, twój tak zwany świadek, naćpała się jak. Jedzie! Przerwał mu Wardle i ku zniesmaczeniu carvera wyśliznął się z namiotu, by wśród kamer zaczekać na karetkę. Wiadomość zepchnęła na dalszy plan doniesienia ze świata polityki, relacje z wojen i katastrof, a wszystkie jej wersje obfitowały w zdjęcia nieskazitelnej twarzy denatki i jej gipkiego, wyrzeźbionego ciała. W ciągu kilku godzin nieliczne znane fakty dotarły do milionów niczym wirus. Publiczna kłótnia ze sławnym chłopakiem, samotny powrót do domu, usłyszane przypadkiem krzyki i na końcu śmiertelny lot. Chłopak uciekł do kliniki odwykowej, ale policja dalej robiła swoje. Tropiła tych, którzy spędzili z Denatką wieczór poprzedzający jej śmierć. Wypełniono tysiące kolumn w gazetach i długie godziny telewizyjnych serwisów informacyjnych. Kobieta, która przysięgała, że tuż przed śmiercią modelki słyszała przypadkiem drugą kłótnię, też na chwilę zdobyła sławę i w nagrodę znalazła się na mniejszych zdjęciach obok podobizn pięknej zmarłej dziewczyny. Niestety, przy wtórze niemal słyszalnego jęku rozczarowania udowodniono jej kłamstwo. Ona także zaszyła się w klinice odwykowej i to akurat wtedy, kiedy sławny, główny, podejrzany z niej wyszedł. Jakby byli panem i panią z wilgotnością mierza w kształcie domku, którzy nigdy nie pokazują się na zewnątrz jednocześnie. Więc jednak to było samobójstwo. Po chwilowym zastoju historia znów lekko nabrała wiatru w żagle. Pisano, że denatka była niezrównoważona, rozchwiana emocjonalnie, że nie radziła sobie ze statusem Wielkiej Gwiazdy, w który wepchnęła ją egzotyczna uroda, że obracała się wśród niemoralnych bogaczy i zeszła przez nich na złą drogę, że nowy dekadencki styl życia wstrząsnął jej już i tak kruchą psychiką. Stała się bohaterką przesiąkniętej radością z cudzego nieszczęścia opowieści ku przestrodze. A ponieważ tak wielu felietonistów robiło aluzję do Ikara, Private Eye poświęciło temu specjalny artykuł. W końcu wrzawa ucichła i powiało nudą. Nawet dziennikarze nie mieli już nic do dodania, choć tak powiedzieli za dużo. Trzy miesiące później. Część pierwsza. Nam in omni adversitate fortune, infelicissimum est genus infortuni fuisse felicem. Spośród wszelkich przeciwności fortuny największym nieszczęściem jest zaznać szczęścia. Boecjusz o pocieszeniu, jakie daje filozofia. Tłumaczenie Gabriela Kurylewicz i Mikołaj Antczak. Choć w życiu 25-letniej Robin Ellicott zdarzały się dramatyczne i brzemienne w skutki chwile, jeszcze nigdy nie obudziła się z tak wyraźnym przeświadczeniem jak dzisiaj, że na zawsze zapamięta rozpoczynający się dzień. Tuż po północy Matthews, którym była od wielu lat, oświadczył jej się pod pomnikiem Erosa na środku Piccadilly Circus. Po chwili niezmiernej ulgi, jaką poczuł, gdy się zgodziła, wyznał, że zamierzał poprosić ją o rękę w tajskiej restauracji, gdzie właśnie zjedli kolację. Ostatecznie jednak postanowił to zrobić z dala od milczącej pary, która siedziała przy stoliku obok i podsłuchiwała każde ich słowo. Dlatego, mimo zapadającego mroku i protestów Robin, że obydwoje muszą wcześnie wstać, zaproponował spacer. W końcu spłynęło na niego olśnienie i zaprowadził swoją zdumioną dziewczynę na schody pod pomnik. Tam, rzucając dyskrecję na chłodny wiatr, co było do niego zupełnie niepodobne, przyklęknął na jedno kolano i oświadczył się w obecności trzech kloszardów, którzy siedzieli przytuleni na schodach, dzieląc się czymś, co wyglądało na butelkę denaturatu. Robin uznała to za najdoskonalsze oświadczyny w historii małżeństwa. Matthew miał nawet w kieszeni pierścionek z szafirem i dwoma brylantami, który teraz nosiła na palcu. Pasował idealnie i przez całą drogę do domu bez przerwy zerkała na spoczywającą na kolanie dłoń. Mieli teraz z Matthew Historię do opowiadania. Zabawną rodzinną anegdotę w rodzaju tych, jakie opowiada się dzieciom, obejmującą pokrzyżowane plany, była zachwycona, że Matthew to wszystko zaplanował oraz spontaniczny gest, który uratował sytuację. Była zachwycona pijakami, księżycem i spanikowanym, roztrzęsionym Matthew klęczącym na jednym kolanie. Była zachwycona Erosem i starym brudnym Piccadilly, a także czarną taksówką, którą wrócili do domu w Clapham. W zasadzie była o krok od pokochania całego Londynu. Spędziła tu już miesiąc, ale dotychczas nie poczuła do tego miasta sympatii. Blask pierścionka dodawał uroku nawet bladym i zaczepnym pasażerom stłoczonym wokół niej w wagonie metra. Gdy wychodząc na marcowy chłód na stacji Tottenham Court Road, pogłaskała kciukiem spód platynowej obrączki, ogarnęło ją niewyobrażalne szczęście na myśl o tym, że w porze lunchu będzie mogła kupić kilka czasopism dla przyszłych panien młodych. Kiedy omijała roboty drogowe na końcu Oxford Street i zerkała na trzymaną w ręku karteczkę, mężczyźni odprowadzali ją wzrokiem. Robin była ładna pod każdym względem. Wysoka. I apetycznie zaokrąglona, z długimi, jasno-rudymi włosami, które falowały, gdy energicznie szła przed siebie. Chłodne powietrze dodawało koloru jej bladym policzkom. Właśnie rozpoczynała pierwszy z pięciu dni pracy na stanowisku sekretarki. Odkąd sprowadziła się do Matthew, do Londynu, podejmowała się prac tymczasowych, ale to miało się już niedługo zmienić. Była umówiona na spotkanie w sprawie normalnej pracy. Często największym wyzwaniem związanym z niejakimi tymczasowymi zleceniami okazywało się znalezienie biura. Londyn w porównaniu z jej miasteczkiem w Yorkshire wydawał się ogromny, skomplikowany i nieprzebyty. Matthew odradził jej chodzenie z nosem w mapie, żeby nie wyglądała jak bezradna turystka. Dlatego najczęściej polegała na mapkach nieporadnie rysowanych przez kogoś z Agencji Pracy Tymczasowej. Wątpiła jednak, czy dzięki temu bardziej przypomina rodowitą mieszkankę Londynu. Metalowe barierki i ścianki z niebieskiego plastiku wokół placu budowy bardzo utrudniały orientację w terenie, gdyż zasłaniały połowę charakterystycznych obiektów narysowanych na jej karteczce. Przeszła przez rozkopaną ulicę przed wysokim biurowcem, opatrzonym na mapce nazwą Centerpoint, i z powodu gęstej siatki identycznych kwadratowych okien, przypominającym olbrzymiego wafla z betonu, po czym ruszyła mniej więcej w kierunku Denmark Street. Znalazła tę ulicę właściwie przypadkiem, idąc wąską alejką o nazwie Denmark Place, która prowadziła do uliczki z rzędem kolorowych witryn, pełnych gitar, keyboardów i najróżniejszych akcesoriów muzycznych. Wokół następnej dziury w asfalcie stały czerwono-białe barykady i robotnicy w jaskrawych kurtkach powitali ją gwizdami. Udała, że nie słyszy. Spojrzała na zegarek. Jak zwykle wyszła wcześniej, w razie gdyby zabłądziła, więc dotarła do celu 15 minut przed czasem. Nijakie, pomalowane na czarno drzwi, których szukała, mieściły się po lewej stronie 12 Bar Cafe. Nazwisko lokatora zajmującego lokal na drugim piętrze napisano na kawałku kartki w linie przyklejonym przezroczystą taśmą obok przycisku domofonu. W zwykły dzień, bez nowiutkiego pierścionka połyskującego na palcu, pewnie by się zniechęciła, ale dziś wyświechtana karteczka i drzwi obłażące z farby były, podobnie jak poprzedniego wieczoru kloszardzi, jedynie malowniczymi szczegółami na tle jej wielkiego romansu. Jeszcze raz spojrzała na zegarek. Szafir zalśnił, i serce zabiło jej mocniej, miała patrzeć na błysk tego kamienia do końca życia. A potem, w przypływie euforii, postanowiła zjawić się w biurze przed czasem i pokazać, że pali się do pracy, która tak naprawdę zupełnie jej nie obchodziła. Gdy wyciągnęła rękę w stronę domofonu, czarne drzwi z impetem otworzyły się od środka i na ulicę wybiegła jakaś kobieta. Przez jedną dziwnie nieruchomą sekundę patrzyły sobie prosto w oczy, szykując się na zderzenie. W ten uroczy poranek zmysły Robin były niezwykle wyczulone. Ułamek sekundy, w którym widziała tę białą twarz, wywarł na niej tak silne wrażenie, że chwilę później, kiedy zdołały uniknąć kontaktu, mijając się zaledwie o centymetr, i gdy kobieta w czerni wybiegła na ulicę, a potem skręciła za róg i zniknęła jej z oczu, Robin pomyślała, że mogłaby ją dokładnie narysować. Nie tylko ze względu na niespotykaną urodę twarzy, która zapisała się jej w pamięci, lecz z powodu malującej się na tej twarzy miny, wściekłej, a jednak dziwnie radosnej. Robin złapała drzwi, zanim zdążyły się zamknąć przed obskurną klatką schodową. Staromodne metalowe schody wznosiły się spiralnie wokół równie staroświeckiej windy, kojarzącej się z klatką dla ptaków. Skupiając się na tym, by wysokie obcasy nie utknęły w ażurowych stopniach, Robin weszła na pierwsze piętro. Minęła drzwi z laminowanym i oprawionym w ramę plakatem z nazwą Cloudy Graphics. Dopiero gdy dotarła do przeszklonych drzwi na drugim piętrze, odkryła, czym zajmuje się firma, do której została wysłana jako sekretarka. Nikt z agencji jej tego nie powiedział. Na szybie w drzwiach wygrawerowano to samo nazwisko, które zobaczyła na kartce przy domofonie. C B strike Poniżej widniały słowa prywatny detektyw Robin stała zupełnie bez ruchu z lekko otwartymi ustami Przez chwilę na jej twarzy malowało się zdumienie którego nie zrozumiałby nikt ze znających ją osób gdyż nikomu nawet Matthew nigdy nie zwierzyła się ze skrywanych ambicji towarzyszących jej od dziecka i pomyśleć, że spotkało ją to akurat dziś. Czuła się tak, jakby Bóg puścił do niej oko, co w pewien sposób także wiązała z magią tego dnia oraz z Matthew i pierścionkiem, mimo że, jeśli się dobrze zastanowić, jedno nie miało z drugim nic wspólnego. Delektując się chwilą, bardzo powoli podeszła do przeszklonych drzwi. Wyciągnęła lewą rękę w tym słabym świetle spowitą szafirowym półmrokiem, lecz zanim dotknęła klamki, drzwi niespodziewanie się otworzyły. Tym razem jej się nie upiekło. Uderzyło w nią sto kilo niewidzącej, rozmamłanej męskiej masy. Robin straciła równowagę i wyrzuciwszy gwałtownym ruchem torebkę, młócąc rękami powietrze, runęła do tyłu w pustkę śmiercionośnej klatki schodowej. Strike zamortyzował siłę uderzenia. Słysząc przenikliwy krzyk, zareagował instynktownie. Błyskawicznie wyciągnął rękę i chwycił kawałek ubrania razem z ciałem. Drugi krzyk bólu odbił się echem od kamiennych ścian, a Strajk zdecydowanym szarpnięciem zdołał wciągnąć dziewczynę z powrotem na twardy grunt. Echo jej krzyków nadal pobrzmiewało na klatce schodowej. Zdał sobie sprawę, że sam też zawołał – Jezu Chryste! – Obolała dziewczyna stała oparta o drzwi i pojękiwała, zgięta w pół. Widząc przekrzywienie jej zgarbionej sylwetki oraz rękę, którą wsunęła głęboko pod klapę płaszcza, Strike pojął, że ocalił ją dzięki chwyceniu sporego kawałka jej lewej piersi. Większą część poczerwieniałej twarzy dziewczyny zakrywała gęsta, falująca zasłona jasnych włosów, ale Strike zauważył łzy bólu, wypływające z jej odsłoniętego oka. O kurwa, przepraszam. Jego donośny głos zawibrował na klatce schodowej. Nie zauważyłem cię. Nie wiedziałem, że ktoś tu stoi. Co się tam dzieje? zawołał dziwny i stroniący od ludzi grafik z lokalu na pierwszym piętrze. Chwilę później dobiegły stłumione pretensje z góry, świadczące o tym, że hałas zaniepokoił a być może obudził kierownika baru z parteru. Jego mieszkanie na poddaszu znajdowało się nad agencją strajka. — Wejdź! — strajk popchnął drzwi opuszkami palców, żeby uniknąć przypadkowego kontaktu z przytuloną do nich kobietą. — Wszystko w porządku? — zawołał grafik płaczliwym tonem. Strajk zatrzasnął za sobą drzwi. — Nic mi nie jest — skłamała Robin drżącym głosem, nadal zgarbiona i z ręką na piersi. Stała plecami do strajka. Kilka sekund później wyprostowała się i odwróciła. Wciąż była oblana szkarłatnym rumieńcem i miała mokre oczy. Jej przypadkowy napastnik okazał się olbrzymem. Wzrostem i ogólną włochatością połączoną z lekko wystającym brzuchem przypominał niedźwiedzia grizzly. Jedno oko miał spuchnięte i sine. Tuż pod brwią pękła mu skóra. Na lewym policzku i nad wymiętoszonym, rozchełstanym kołnierzykiem koszuli z prawej strony szyi w wypukłych i pobielałych na krawędziach śladach po paznokciach Krzepła krew. Pan strajk? wyjąkała. Tak. I jestem tymczasowa. Jaka? Tymczasowa. Z tymczasowych rozwiązań. Nazwa agencji nie starła niedowierzania z jego zmaltretowanej twarzy. Gapili się na siebie nieprzyjaźnie, wytrąceni z równowagi. Podobnie jak Robin. Hormoren Strike wiedział, że ostatnie dwanaście godzin zapamięta jako przełomową noc w swoim życiu. I wyglądało na to, że parki właśnie przysłały mu emisariuszkę w schludnym beżowym trenczu, by zadrwić z jego życia, które z bulgotem sunęło ku katastrofie. Nie potrzebował żadnej tymczasowej. Zwolnienie poprzedniczki Robin miało rozwiązać umowę. Na ile cię przysłali? — Na początek na tydzień — powiedziała Robin, której jeszcze nigdy nie witano z takim brakiem entuzjazmu. Strike przeprowadził w głowie błyskawiczne obliczenia. Według wygórowanej stawki Agencji Pośrednictwa tydzień wepchnąłby jego zadłużenie jeszcze głębiej w rejony nieodwracalnych strat. Może nawet spowodowałby, że jego najważniejszy wierzyciel straciłby w końcu cierpliwość, do czego zresztą nieustannie robił aluzję. Przepraszam na chwilę. Wyszedł z agencji przez przeszklone drzwi i od razu skręcił w prawo do maleńkiej, zawilgoconej toalety. Zamknął się na zasówkę i wlepił wzrok w popękane i poplamione lustro nad umywalką. Twarz, która na niego patrzyła, nie była przystojna. Strajk miał wysokie, wypukłe czoło, szeroki nos i gęste brwi młodego Betowena, który zasmakował w boksowaniu, a coraz bardziej spuchnięte i sine oko tylko wzmacniało to skojarzenie. Przez gęste, kręcone włosy, sprężyste jak dywan, miał w młodości mnóstwo przezwisk, wśród których był łonogłów. Liczył sobie trzydzieści pięć lat, ale wyglądał starzej. Wcisnął korek do odpływu, napełnił popękaną i niedomytą umywalkę zimną wodą, nabrał powietrza i całkowicie zanurzył pulsującą bólem głowę. Nadmiar wody chlusnął mu na buty, ale nie zwrócił na to uwagi i skupił się na uldze, jaką sprawiło dziesięć sekund bez ruchu z zamkniętymi oczami w lodowatej wodzie. W umyśle migały mu oderwane obrazy z poprzedniego wieczoru wyjmowanie dobytku z trzech szuflad i wkładanie go do sportowej torby przy akompaniamencie wrzasków Charlotte popielniczka, która trafiła go w łuk brwiowy kiedy odwrócił się na progu nocny marsz przez miasto do agencji gdzie przespał parę godzin w fotelu przy biurku a potem ostatnia obrzydliwa scena gdy Charlotte wytropiła go wczesnym rankiem by wbić ostatnie banderias czego nie udało się jej zrobić zanim opuścił mieszkanie postanowienie, by pozwolić jej odejść, kiedy podrapawszy mu twarz, wybiegła na korytarz, a na końcu chwila szaleństwa, gdy rzucił się w ślad za nią. Jego pościg skończył się równie szybko, jak się zaczął, za sprawą mimowolnej interwencji przypadkowej dziewczyny, którą następnie musiał ocalić, a potem udobruchać. Wynurzył się z zimnej wody przy wtórze zduszonego okrzyku i stęknięcia z przyjemnie zdrętwiałą i lekko szczypiącą twarzą. Wytarł się zawieszonym na drzwiach ręcznikiem o teksturze kartonu i jeszcze raz wlepił wzrok swoje ponure odbicie. Zadrapania, z których zmył krew, wyglądały teraz najwyżej jak odcisk pogniecionej poduszki. Charlotte pewnie już dotarła do metra. Wśród szalonych myśli, które kazały mu za nią pobiec, był strach, że rzuci się na tory. Raz. Po wyjątkowo zaciekłej kłótni, kiedy mieli mniej więcej po 25 lat, wspięła się na dach, a potem kołysała się odurzona alkoholem i przysięgała, że skoczy. Może powinien się cieszyć, że tymczasowe rozwiązanie zmusiło go do przerwania pościgu. Po porannej scenie, którą właśnie przeżył, nie można było zawrócić. Tym razem to był koniec. Odciągając przemoczony kołnierzy go szyi, strajk. Popchnął zardzewiałą zasówkę, wyszedł z toalety i wrócił do agencji. Na ulicy odezwał się młot pneumatyczny. Robin stała przed biurkiem, zwrócona plecami do drzwi. Kiedy wchodził, pospiesznie odsunęła rękę od przodu płaszcza, więc od razu się domyślił, że znowu masowała sobie pierś. Wszystko w... nic ci nie jest? spytał Strike, starając się nie patrzeć na miejsce, które ucierpiało w wyniku ich zderzenia. Przeżyje. Niech pan posłucha jeśli nie jestem tu potrzebna to sobie pójdę oznajmiła z godnością nie 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 mam mowy odparł głos wydobywający się z ust strajka choć właściciel słuchał go z obrzydzeniem tydzień tak będzie w sam raz Ym, korespondencja jest tutaj podniósł koperty z wycieraczki i rzucił je na puste biurko jak ofiarę przebłagalną no, otwórz to, jeśli możesz, odbieraj telefony i ogólnie trochę tutaj ogarnij. Hasło do komputera to Hatterill23, zapiszę ci. Zrobił to, czując na sobie jej nieufne, powątpiewające spojrzenie. Gotowe. Będę u siebie. Wszedł do sąsiedniego pomieszczenia, ostrożnie zamknął za sobą drzwi i stanął zupełnie nieruchomo, gapiąc się na sportową torbę pod pustym biurkiem zawierała wszystko, co posiadał, gdyż wątpiłby, kiedykolwiek miał jeszcze zobaczyć dziewięćdziesiątych swojego dobytku, pozostawionego u Charlotte. Podejrzewał, że tamte rzeczy znikną jeszcze przed lunchem, podpalone, wyrzucone na ulicę, pocięte i zmiażdżone, oblane w bielaczem Za oknem bez przerwy dudniło wiertło. A teraz jeszcze niemożność spłacenia astronomicznych długów, przerażające konsekwencje nieuchronnego upadku jego agencji wiszące w powietrzu, nieznane, lecz z pewnością potworne następstwa jego odejścia od Charlotte. Strajk był tak wyczerpany, że to wszystko przesuwało mu się przed oczyma jak jakiś potworny kalejdoskop nieszczęść. Nie zauważył, że odszedł od drzwi, ale nagle spostrzegł, że znowu siedzi w fotelu, w którym spędził ostatnią część nocy. Po drugiej stronie cienkiej ścianki działowej rozlegały się stłumione dźwięki. Tymczasowe rozwiązanie bez wątpienia włączyło komputer i już wkrótce zauważy, że od trzech tygodni nie dostał ani jednego maila w sprawie pracy. Potem na jego własną prośbę zacznie otwierać wszystkie ostateczne wezwania do zapłaty. Wyczerpany, obolały i głodny jeszcze raz osunął się twarzą na biurko, po czym zasłonił oczy i uszy rękami, żeby nie słyszeć, jak jakaś obca kobieta za ścianą odkrywa jego hańbę. Pięć minut później rozległo się pukanie do drzwi i strajk, który już prawie zasypiał gwałtownie, wyprostował się w fotelu. – Słucham! Jego podświadomość znowu splotła się z Charlotte. Ze zdziwieniem zobaczył, że drzwi otwiera ta obca dziewczyna. Zdjęła płaszcz odsłaniając dopasowany, a nawet uwodzicielsko obcisły kremowy sweterek. Tak! odezwał się Strajk, skupiając spojrzenie na linii jej włosów. Przyszedł do pana klient, mam go poprosić? Kto przyszedł? Klient, panie Strajk. Wpatrywał się w nią przez kilka sekund, próbując przyswoić te informacje. A. racja, w porządku. Nie, Sandro, daj mi proszę dwie minuty i dopiero wtedy go wpuść. Wycofała się bez słowa. Strike zmarnował najwyżej sekundę na zadanie sobie pytania, czemu mówi do niej Sandra, a potem zerwał się z miejsca i skupił na tym, żeby w mniejszym stopniu wyglądać i pachnieć jak człowiek, który spał w ubraniu zanurkował pod biurko, otworzył torbę, wyjął tubkę pasty do zębów i wycisnął siedmiocentymetrowy pasek wprost do otwartych ust. Potem zauważył, że krawat nasiągł mu wodą z umywalki, a przód koszuli jest pochlapany krwią. Zdarł z siebie jedno i drugie, także guziki stuknęły o ścianę i szafę na dokumenty, wyciągnął z torby czystą, lecz bardzo pogniecioną koszulę i włożył ją na siebie, gorączkowo zapinając guziki grubymi palcami. Usunął z widoku torbę, którą wcisnął za pustą szafę na dokumenty, pospiesznie usiadł z powrotem za biurkiem i sprawdził, czy nie ma śpiochów w kącikach oczu. Cały czas się zastanawiał, czy ten tak zwany klient istnieje naprawdę. I czy jest gotowy zapłacić za usługi detektywistyczne? Sunąc od półtora roku po spirali ruiny finansowej, zdążył się nauczyć, że żadna z tych rzeczy nie jest oczywista. Nadal ścigał dwóch klientów, którzy nie zapłacili rachunku, trzeci zaś odmówił wyłożenia choćby grosza, gdyż to, co strajk odkrył, nie przypadło mu do gustu. Sytuacja, w jakiej znalazł się strajk, nie pozwalała na wynajęcie adwokata. Wpadał w coraz większe długi, a zmiana stawki czynszu w okolicy stawiała pod znakiem zapytania jego dalszy pobyt w lokalu znajdującym się w centrum Londynu. Brutalniejsze, bardziej bezwzględne metody odzyskiwania długów były teraz stałym elementem jego fantazji. Ujrzenie najbardziej zadowolonych z siebie dłużników drżących w cieniu kija baseballowego, sprawiłoby mu ogromną przyjemność. Drzwi znowu się otworzyły. Strike pospiesznie wysunął palec z nosa i usiadł prosto, próbując sprawiać wrażenie człowieka bystrego, skupionego. Panie Strike, to jest pan Bristow. Za robin wszedł potencjalny klient. Z wyglądu nieznajomy bardzo przypominał królika. Jego krótka górna warga nie była w stanie zasłonić olbrzymich siekaczy. Miał rudawo złote włosy i, sądząc po grubości szkieł w okularach, był krótkowidzem. Pierwsze wrażenie było jednak korzystne. Nosił pięknie skrojony ciemno-szary garnitur, ale śniący blado niebieski krawat, zegarek i buty wyglądały na drogie. Na widok śnieżnobiałej gładkości koszuli przybysza, Strike dwa razy bardziej przejął się mniej więcej tysiącem zagnieceń na własnej. Wstał, by Bristow mógł ujrzeć jego 187 w całej okazałości. Wyciągnął owłosioną rękę i spróbował odeprzeć konfekcyjną przewagę gościa, stwarzając wrażenie człowieka zbyt zajętego, żeby zawracać sobie głowę prasowaniem. Cormorant Strike. Miło mi. John Bristow powiedział mężczyzna, ściskając mu rękę. Jego głos zabrzmiał przyjemnie, kulturalnie i niepewnie. Spojrzenie zatrzymało się na spuchniętym oku strajka. Czy mogę panom zaproponować herbatę albo kawę? Spytała Robin. Bristol poprosił o małą czarną kawę, ale Strike nie odpowiedział. Właśnie zauważył młodą kobietę o grubych brwiach, ubraną w mało gustowny tweedowy kostium. Siedziała na wytartej sofie obok drzwi wejściowych. Ewentualność, że dwoje potencjalnych klientów zjawiło się w tej samej chwili, nie mieściła mu się w głowie. Chyba nie przysłali mu drugiej, tymczasowej. — A dla pana, panie Strike? — spytała Robin. — Co? — A... Proszę czarną kawę z dwiema łyżeczkami cukru, Sandro. Powiedział, zanim zdołał się powstrzymać. Zobaczył, jak tymczasowa sekretarka z grymasem na twarzy zamyka drzwi i dopiero wtedy przypomniał sobie, że nie ma kawy, cukru ani nawet kubków. Bristow usiadł na miejscu wskazanym przez strajka i rozejrzał się po zapuszczonym pomieszczeniu z miną, która, jak obawiał się gospodarz, wyrażała rozczarowanie. Potencjalny klient wydawał się zdenerwowany, jakby miał coś na sumieniu. Co Strike nauczył się już kojarzyć z podejrzliwymi mężami. Jednocześnie roztaczał wokół siebie subtelną atmosferę władzy, wytwarzaną przede wszystkim przez niewątpliwie drogi garnitur. Strike był ciekaw, w jaki sposób Bristol go znalazł. Raczej nie mógł mu go nikt polecić, gdyż jedyna klientka strajka nie miała, jak regularnie mu wyznawała, łkając w słuchawkę, żadnych przyjaciół. Czym mogę służyć, panie Bristol? Zapytał, siadając z powrotem w fotelu. Chodzi o to, że e... w zasadzie zastanawiam się, czy. Chyba już się znamy. Naprawdę? Nie pamięta mnie pan. To było wiele lat temu. Ale chyba przyjaźnił się pan z moim bratem, Charliem, Z Charliem Bristowem. Zginął w wypadku, kiedy miał dziewięć lat. A niech mnie, powiedział Strike. Charlie, tak. Pamiętam. I rzeczywiście pamiętał doskonale. Charlie Bristow. Należał do licznych przyjaciół, których Strajk zgromadził w czasie swojego skomplikowanego wędrownego dzieciństwa. Ujmujący, szalony i zuchwały Charlie, przywódca najfajniejszej paczki w nowej szkole Strajka w Londynie. Rzucił jedno spojrzenie na ogromnego nowego chłopaka z ciężkim, kornwalijskim akcentem i mianował go swoim najlepszym przyjacielem i porucznikiem. Tak rozpoczęły się dwa wspaniałe miesiące wielkiej przyjaźni i wielkiego rozrabiania. Strajk, którego zawsze fascynowało sprawne funkcjonowanie domów innych dzieci, wraz z ich zdrowymi, uporządkowanymi rodzinami i pokojami zamieszkiwanymi przez długie lata, zachował żywe wspomnienie wielkiego luksusowego domu Charlie'ego. Zapamiętał też długi, skąpany w słońcu trawnik, domek na drzewie i mrożoną lemoniadę serwowaną przez panią Bristow. A potem, pierwszego dnia po powrocie do szkoły z przerwy wielkanocnej, zaczął się koszmar. Wychowawczyni powiedziała klasie, że Charlie już nie wróci, że nie żyje, że podczas pobytu w Walii jechał rowerem i spadł z krawędzi kamieniołomu. Nauczycielka była starą, podłą suką i nie potrafiła się powstrzymać od dodania, że Charlie, jak zapewne wszyscy pamiętają, często nie słuchał się dorosłych i pojechał tam mimo wyraźnego zakazu zbliżania się do kamieniołomu. Być może, żeby się popisać. Ale w tym momencie musiała zamilknąć, bo dwie dziewczynki w pierwszym rzędzie uderzyły w płacz. Od tego dnia. Ilekroć strajk spoglądał na jakiś kamieniołom albo go sobie wyobrażał, miał przed oczami rozpadającą się na kawałki roześmianą twarz jasnowłosego chłopca. Wcale by się nie zdziwił, gdyby się okazało, że wszyscy z dawnej klasy Charliego Bristola też nadal czują strach przed wielką ciemną jamą, stromym urwiskiem i bezlitosnym kamieniem. Jasne, pamiętam Charliego, powiedział. Gordyka Bristowa leciutko podskoczyła. No tak. Widzi pan, chodzi o pańskie nazwisko. Doskonale pamiętam, jak Charlie o panu mówił w czasie tamtej przerwy świątecznej, zanim zginął. Mój przyjaciel Strike, Cormoran Strike niezwykły, prawda? Skąd się właściwie wzięło pańskie nazwisko, wie pan? Nigdzie indziej się z nim nie spotkałem. Bristol. Nie był pierwszym znanym strajkowi człowiekiem, który chwytał się jakiegoś zastępczego tematu pogody, opłaty za wjazd do centrum Londynu, swoich ulubionych, gorących napojów, żeby odwlec rozmowę o tym, co go sprowadziło do agencji detektywistycznej. Podobno ma coś wspólnego ze zbożem odrzekł z jakąś miarą objętości zboża naprawdę. A nie ze strajkowaniem? <laughs> nie? No dobrze. Widzi pan, kiedy szukałem kogoś, kto mógłby mi pomóc i zauważyłem pańskie nazwisko w książce telefonicznej, kolano bristoła zaczęło podrygiwać, chyba może pan sobie wyobrazić, że... No cóż, to było niczym... niczym jakiś znak. Znak od czarliego, że postępuje słusznie. Jego gordyka podskoczyła, gdy przełknął ślinę. Aha. Niepewnie powiedział Strike, mając nadzieję, że nie został wzięty za medium. Widzi pan, chodzi o moją siostrę, podjął Bristow. E, rozumiem. E, wpadła w jakieś kłopoty? Nie żyje. Strike w ostatniej chwili powstrzymał się od pytania. Co? Ona też? Przykro mi, powiedział ostrożnie. Bristol przyjął kondolencję gwałtownym pochyleniem głowy. To, to nie jest dla mnie łatwe. Po pierwsze, powinien pan wiedzieć, że moja siostra nazywa się... nazywała się Lula Landry. Skrzeszona na krótką chwilę nadzieja, że oto zjawił się klient. Runęła niczym granitowy kamień nagrobny i z bolesnym impetem wylądowała w żołądku strajka. Siedzący przed nim człowiek cierpiał na urojenia. O ile nie był kompletnie stuknięty prawdopodobieństwo, że ten królikowaty facet o ziemistej cerze powstał z tych samych zasobów genetycznych, co brązowo skóra Lula Landry o smukłych nogach i nieskazitelnej urodzie było równie małe, jak szanse na znalezienie dwóch identycznych płatków śniegu. Rodzice ją adoptowali, wyjaśnił ze spokojem Bristol, jak gdyby czytał w myślach strajka. Wszyscy byliśmy adoptowani. Aha, mruknął Strajk. Miał wyjątkowo dobrą pamięć. Wracając myślami do tego olbrzymiego, chłodnego, uporządkowanego domu i rozgrzanych słońcem połaci ogrodu, przypomniał sobie o spałą jasnobłosą matkę czyniącą honory domu przy stole piknikowym, daleki tubalny głos onieśmielającego ojca. Opryskliwego starszego brata grzewiącego widelczykiem w placku owocowym i samego Charlie'ego, który rozśmieszał matkę pajacowaniem, ale nie widział tam żadnej dziewczynki. E, nie mógł pan poznać Luli, ciągnął Bristol, jakby znowu strajk wypowiedział swoje myśli na głos. Rodzice adoptowali ją dopiero po śmierci Charlie'ego. Kiedy do nas przyszła, miała cztery lata. Wcześniej przez dwa wychowywała się w domu dziecka, ja miałem prawie piętnaście. Pamiętam do dziś, jak stałem na progu i patrzyłem na ojca, który niósł ją po podjeździe. Miała na głowie czerwoną wełnianą czapeczkę. Matka zachowała ją na pamiątkę. I nagle, ku przerażeniu strajka, John Bristow wybuchnął płaczem. Łkał w dłonie, przygarbiony, dygotał, a łzy i smarki wypływały mu między palcami. Ilekroć się wydawało, że już nad sobą zapanował, znów zanosił się szlochem. Przepraszam! Przepraszam, Jezu! Sapiąc i czkając, wycierał okulary od środka zwiniętą chusteczką, próbując dojść do siebie. Otworzyły się drzwi i znowu pojawiła się Robin, tym razem z tacą. Bristol odwrócił głowę, ale jego ramiona nadal gwałtownie podskakiwały i drżały. Przez otwarte drzwi Strike znowu zobaczył kobietę w kostiumie, siedzącą w sąsiednim pomieszczeniu. Tym razem mierzyła go nienawistnym spojrzeniem z Nat Daily Express. Robin postawiła na stole talerz z herbatnikami czekoladowymi, mlecznik, cukiernicę, i dwie filiżanki, których strajk nigdy wcześniej nie widział, zareagowała na jego podziękowanie z dawkowym uśmiechem i odwróciła się w stronę wyjścia. Zaczekaj, Sandro, powiedział, czy mogłabyś. Wyjął z biurka kartkę i położył ją sobie na kolanie. Podczas gdy Bristol przełykał ślinę, strajk bardzo szybko i najwyraźniej jak potrafił napisał. Wygukluj proszę Lule Landry i sprawdź, czy była adoptowana, a jeśli tak przez kogo nie rozmawiaj o tym z kobietą na kanapie, co ona tam robi, odpowiedzi na te pytania napisz na kartce i przynieś mi. Ją, ale nie mów na głos, czego się dowiedziałaś. Podał kartkę Robin, a ona wzięła ją bez słowa i wyszła. Przepraszam, <noise> bardzo przepraszam, wykrztusił Bristol, kiedy drzwi się zamknęły. Chodzi o to, że ja zazwyczaj nie. <noise> Już wróciłem do pracy, spotykam się z klientami. <noise> Wziął kilka głębokich oddechów, zaczerwienione oczy jeszcze bardziej upodobniły go do królika Albinosa. Jego prawe kolano nadal podrygiwało. Po prostu przechodzę trudne chwile, szepnął, znowu głęboko oddychając. Lula, a moja matka umiera. Strajkowi ciekła ślinka na widok herbatników czekoladowych, bo czuł się tak, jakby nie jadł od wielu dni. Uznał jednak, że wydałby się gruboskórny, gdyby zaczął je chrupać w obecności dygoczącego, pociągającego nosem i wycierającego łzy bristoła. Pneumatyczne wiertło na ulicy nadal dudniło jak karabin maszynowy. Gdy Lula umarła... Matka zupełnie się poddała. To ją dobiło. Rak się już cofał, ale wrócił. Podobno nic nie można zrobić, gdyż to już drugi raz. Po śmierci Charliego przeżyła załamanie. Ojciec myślał, że następne dziecko jej pomoże. Zawsze chcieli mieć córkę. Musieli się bardzo starać, żeby wzięto ich pod uwagę, ale lula miała mieszane pochodzenie rasowe i trudno było znaleźć dla niej dom, więc dokończył tłumiąc szloch. Udało. Im się ją zdobyć. Zawsze była piękna. Odkryto ją na Oxford Street, kiedy robiła zakupy razem z naszą matką. Zatrudniła ją Atena. To jedna z najbardziej prestiżowych agencji. Już jako siedemnastolatka Lula pracowała na pełnych obrotach. W chwili śmierci była warta około 10 milionów. Nie wiem, Czemu to wszystko Panu mówię? Pewnie już pan wie, wszyscy wiedzą, kim była lula, a przynajmniej tak im się wydaje. Niezdarnie sięgnął po filiżankę. Tak bardzo trzęsły mu się ręce, że pochlapał kawą kant starannie wyprasowanych spodni. Czego właściwie Pan ode mnie oczekuje? Spytał strajk. Bristol drżącą ręką odstawił filiżankę na biurko, a potem mocno spludł dłonie. Mówią że moja siostra się zabiła, ja w to nie wierzę. Strike przypomniał sobie zdjęcia z telewizji. Czarny worek na noszach, migoczący w błysku fleszów w chwili wnoszenia do karetki. Fotoreporterów ściśniętych wokół ruszającego pojazdu i zbliżających aparaty do przyciemnionych szyb, białe światło odbijające się od czarnego szkła. Wiedział o śmierci Luli Landry więcej niż zamierzał czy chciał, podobnie jak prawie każda obdarzona czuciem istota w Wielkiej Brytanii. Pod ciągłym ostrzałem tej historii, człowiek zaczynał się nią interesować wbrew woli, i zanim się obejrzał, był tak doskonale poinformowany, miał tak wyrobioną opinię o faktach związanych ze sprawą, że nie nadawałby się na ławnika. Yy, było dochodzenie, prawda? Tak, ale policjant prowadzący sprawę od początku był przekonany, że to samobójstwo. Tylko dlatego, że Lula brała lit. Przeoczył mnóstwo spraw. Niektóre zauważyli nawet internauci. Bristol niedorzecznie wycelował palcem w puste biurko strajka, na którym powinien był stać komputer. Rozległo się krótkie pukanie i drzwi znów się otworzyły. Do środka weszła Robin i podała strajkowi złożoną karteczkę, a następnie się wycofała. E — Pozwoli pan — spytał Strajk. — Czekałem na tę wiadomość. Rozłożył karteczkę na kolanie, żeby Bristol nie mógł zobaczyć treści pod światło. I przeczytał. Lula Landry została adoptowana w wieku czterech lat przez Sir Aleka i Lady Yvette Bristolów. Dorastała jako Lula Bristow, ale później, kiedy zaczęła karierę modelki, przyjęła panińskie nazwisko matki. Ma starszego brata Johna, który jest prawnikiem. Kobieta czekająca na kanapie to dziewczyna pana Bristowa i sekretarka w jego kancelarii. Pracują w kancelarii Landry May Patterson, założonej przez dziadka Luli i Johna ze strony matki. Na zdjęciu umieszczonym na stronie internetowej LMP John Bristow wygląda tak samo jak człowiek, z którym pan rozmawia. Strike pogniódł liścik i wrzucił go do kosza u swoich stóp. Zbaraniał. John Bristow nie był mitomanem, a jemu strajkowi przysłano tymczasową sekretarkę, która wykazywała więcej inicjatywy i lepiej znała zasady interpunkcji niż wszystkie jej poprzedniczki. E, przepraszam, proszę mówić dalej, powiedział do Bristowa. Wspomniał pan coś o dochodzeniu. Tak, potwierdził Bristow, wycierając koniuszek nosa mokrą chusteczką. No cóż. Nie przeczę, że Lula miała problemy. W zasadzie, mama przeszła przez nią piekło. Zaczęło się mniej więcej wtedy, kiedy umarł tata. Pewnie już pan to wszystko wie, Bóg mi świadkiem, że prasa wystarczająco się o tym rozpisywała. Wyrzucono ją ze szkoły za eksperymentowanie z narkotykami. Wyjechała z Londynu. Mama znalazła ją w jakiejś źróderze, gdzie mieszkała z narkomanami. Narkotyki doprowadziły do zaostrzenia problemów psychicznych. Lula uciekła z kliniki, sceny i awantury nie miały końca. Wreszcie zdiagnozowali u niej chorobę dwubiegunową i przepisali odpowiednie leki. Od tamtej pory wszystko było w porządku, pod warunkiem, że brała tabletki. Nikt by się nie domyślił, że coś jej dolega. Nawet koroner przyznał, że brała leki, autopsja to potwierdziła, ale policja i koroner widzieli w niej tylko dziewczynę cierpiącą na problemy psychiczne. Uparli się, że miała depresję, lecz mogę panu osobiście zaświadczyć, że wcale na nią nie chorowała. Widziałem się z nią rano, w dniu jej śmierci i absolutnie nic jej nie dolegało. Doskonale jej się wiodło, zwłaszcza w życiu zawodowym. Właśnie podpisała kontrakt, który przyniósłby jej pięć milionów w ciągu dwóch lat. Poprosiła, żebym go przejrzał. To była cholernie dobra umowa. Projektant to jej serdeczny przyjaciel, nazywa się SoME. Domyślam się, że pan o nim słyszał. Grafik miała już zapełnione na całe miesiące. Zbliżał się czasy zdjęć w Maroku, a ona uwielbiała podróże. Sam pan widzi, że nie było najmniejszego powodu, by odebrała sobie życie. Strajk uprzejmie pokiwał głową, ale w głębi ducha nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Wiedział z doświadczenia, że samobójcy potrafią doskonale udawać zainteresowanie przyszłością, w której nie mają zamiaru uczestniczyć. Poranny, różowy, szampański nastrój Luli Landry z łatwością mógł się zmienić w ponurą beznadzieję w ciągu dnia i połowy nocy poprzedzającej jej śmierć. Wiedział, że takie rzeczy się zdarzają. Pamiętał pewnego porucznika z Królewskiego Korpusu Karabinierów. Facet dobudził się w nocy po własnej imprezie urodzinowej, na której według zgodnych relacji wszystkich gości był prawdziwą duszą towarzystwa. Napisał liścik do rodziny, prosząc, żeby zadzwoniła po policję i nie wchodziła do garażu. Wiszące tam ciało znalazł jego piętnastoletni syn, który nie zauważył liścika, gdy biegł po rower. — To nie wszystko — odezwał się Bristol. — Są dowody. Mocne dowody. Na przykład zeznania Tenzi Bestigui. A to ta sąsiadka, która mówiła, że słyszała kłótnie w mieszkaniu na górze. Właśnie. Na chwilę przed wypadnięciem luli przez balkon słyszała krzyki jakiegoś mężczyzny. Policja uznała jej zeznania za bzdury tylko dlatego, że... No cóż... Ta kobieta zażyła kokainę. Ale to nie oznacza, że nie wiedziała, co słyszy. Tenzi do dzisiaj twierdzi, że kilka sekund przed śmiercią Lula kłóciła się z jakimś mężczyzną. Wiem o tym, gdyż niedawno sam z nią rozmawiałem. Nasza kancelaria prowadzi jej sprawę rozwodową. Na pewno uda mi się ją namówić, żeby się do pana zgłosiła. Poza tym, dodał Bristol, mierząc strajka niespokojnym spojrzeniem i próbując ocenić jego reakcję. Jest jeszcze nagranie z miejskiego monitoringu. Mniej więcej dwadzieścia minut przed śmiercią Luli, w stronę Kentigern Gardens, idzie jakiś mężczyzna, który potem ucieka stamtąd na złamanie karku. Nie ustalili, kto to był, nie udało im się natrafić na jego ślad. Bristow z nieco powściąganą skwapliwością wyjął z wewnętrznej kieszeni marynarki lekko pogniecioną czystą kopertę i podał ją strajkowi. Spisałem to wszystko, dokładny czas, i tak dalej. Wszystko. Zobaczy pan, że pasuje idealnie. Pojawienie się koperty ani trochę nie zwiększyło wiary strajka w trafność oceny Bristol'a. Z takimi przypadkami miał już do czynienia. Nabazgrane dowody samotniczych i chybionych obsesji, jednotorowe myślenie podporządkowane ulubionej teorii, skomplikowane harmonogramy ponaginane tak, by pasowały do wyssanych z palca scenariuszy. Prawnikowi drżała lewa powieka, i jedno kolano podskakiwało, a trzymające kopertę palce wyraźnie się trzęsły. Przez kilka sekund strajk analizował te oznaki stresu na tle bez wątpienia ręcznie robionych butów stoła i zegarka waszerą Konstantę, który ukazał się na bladym nadgarstku podczas gestykulowania. Ten człowiek mógł i chciał wydawać pieniądze. Być może wystarczająco długo, by strajkowi udało się spłacić najbardziej zniecierpliwionego wierzyciela. Strajk westchnął i, przeklinając w duchu swoje sumienie, powiedział. Panie Bristol, proszę mi mówić, John. John, będę z tobą szczery. Branie od ciebie pieniędzy nie byłoby w porządku. Na bladej szyi Bristoła i na jego przeciętnej twarzy wykwitły czerwone plamy, lecz nie cofnął ręki z kopertą. Jak to nie byłoby w porządku? Myślę, że śmierć twojej siostry została przeanalizowana najdokładniej jak to możliwe. Każdy ruch policjantów śledziły miliony ludzi i media z całego świata. Na pewno starali się dwa razy bardziej niż zwykle. Samobójstwo to coś, z czym trudno się pogodzić. Ja się z tym nie pogodzę. Nigdy się z tym nie pogodzę. Ona się nie zabiła. Ktoś ją zepchnął z balkonu. Młot pneumatyczny za ognem nagle ucichł, więc głos Bristola donośnie zadźwięczał w pokoju. Tak gwałtowna wściekłość przywodziła na myśl potulnego człowieka, któremu w końcu puściły nerwy. Rozumiem. Jasne, jesteś po ich stronie, tak? Następny, pieprzony psycholog od siedmiu boleści. Charlie nie żyje, mój ojciec nie żyje, Lula nie żyje, a matka umiera. Straciłem wszystkich, więc nie potrzebuję detektywa, tylko terapeuty, który pomoże mi przeboleć stratę? Myślisz, że nie słyszałem tego od pieprzonych stu osób przed tobą? Bristol wstał, robiąc wrażenie mimo swoich króliczych zębów i plamistej skóry. Jestem dosyć bogaty, strajk. Wybacz, że mówię o tym tak prostacko, ale to prawda. Ojciec zostawił mi spory fundusz powierniczy. Sprawdziłem aktualne stawki za tego typu usługi i z radością zapłaciłbym Ci. Podwójnie. Podwójna stawka. Sumienie strajka, jeszcze niedawno twarde i nieelastyczne, osłabło pod wieloma ciosami losu, a teraz zaliczyło knockout. Jego ja już pędziło w podskokach ku królestwu radosnych spekulacji. Przez miesiąc pracy zarobiłby wystarczająco dużo, by zapłacić tymczasowej i uregulować część zaległego czynszu. Po dwóch miesiącach starczyłoby na spłatę co bardziej naglących długów, po trzech pożegnałby się ze sporą częścią debetu na koncie, po czterech ale John Bristow już mówił przez ramię, gdyż właśnie szedł w stronę drzwi ściskając i mnąc kopertę, której strajk nie chciał przyjąć. Przyszedłem do ciebie ze względu na Charlie'ego, ale wcześniej trochę o tobie poczytałem, nie jestem żadnym cholernym, skończonym kretynem. Wydział do spraw specjalnych żandarmerii wojskowej, prawda? Od znaczenia. Nie powiem, żeby twoje biuro zrobiło na mnie wrażenie. Bristow już prawie krzyczał i strajk zauważył, że stłumione żeńskie głosy za ścianą nagle umilkły. Ale widocznie się myliłem i staćcie na odrzucanie zleceń. Dobrze. Cholera, nie ma sprawy. Na pewno znajdę kogoś innego. Przepraszam, że zawracałem ci głowę. Od paru minut rozmowa mężczyzn coraz wyraźniej dobiegała z zacienkiej ścianki działowej. Teraz w nagłej ciszy, która nastąpiła po zamilknięciu młota pneumatycznego, słowa Bristoła słychać było doskonale. Wyłącznie dla zabawy, przez wzgląd na swój doskonały nastrój w tym szczęśliwym dniu, Robin starała się przekonująco grać rolę stałej sekretarki strajka i nie zdradzić dziewczynie Bristola, że pracuje dla prywatnego detektywa dopiero od pół godziny. Najlepiej jak umiała, ukryła zaskoczenie i podekscytowanie wywołane wybuchem kłótni za ścianą, ale bez względu na przyczynę konfliktu instynktownie wzięła stronę Bristol'a. Praca strajka i jego podbite oko miały wprawdzie pewien szorstki urok, ale detektyw traktował ją fatalnie, a lewa pierś nadal ją bolała. Odkąd na tle warkotu młota pneumatycznego dał się słyszeć głos mężczyzn za ścianą, dziewczyna Bristol'a gapiła się na zamknięte drzwi. Była przesadzista, miała bardzo ciemne włosy ścięte na oklapłego pazia i brwi, które bez skubania tworzyłyby zapewne jedną całość, więc już z wyglądu wydawała się rozzłoszczona. Robin często zauważała, że ludzie mają tendencję do łączenia się w pary z kimś o zbliżonym poziomie atrakcyjności. Choć oczywiście takie czynniki jak pieniądze często zapewniały partnera o znacznie lepszym wyglądzie. Robin urzekło, że Bristol, który sądząc po eleganckim garniturze i prestiżowym miejscu zatrudnienia, mógł się zainteresować kimś o wiele ładniejszym, wybrał akurat tę dziewczynę. Z pewnością serdeczniejszą i milszą, niż wskazywał jej wygląd. Na pewno nie masz ochody na kawę, Alison? spytała. Dziewczyna rozejrzała się, zdziwiona, że ktoś się do niej odezwał, jakby w ogóle zapomniała o obecności Robin. Nie, dzięki, odpowiedziała niskim, lecz zaskakująco melodyjnym głosem. Wiedziałam, że się zdenerwuje, dodała z dziwną satysfakcją. Próbowałam go odwieść od tego pomysłu, ale nie chciał mnie słuchać. Wygląda na to, że ten tak zwany detektyw właśnie mu odmawia i dobrze robi. Widocznie zauważyła zdziwienie Robin, bo wyjaśniła z lekkim zniecierpliwieniem. Byłoby lepiej dla Johna, gdyby przyjął do wiadomości fakty. Ona popełniła samobójstwo. Reszta rodziny się z tym pogodziła. Nie wiem, dlaczego on nie potrafi. Nie było sensu udawać, że Robin nie wie o czym mowa. Wszyscy słyszeli, co się stało z Lulą Landry. Robin doskonale pamiętała, gdzie była, kiedy się dowiedziała, że w mroźną styczniową noc. Modelka skoczyła z balkonu. Stała przy zlewo zmywaku w kuchni w domu swoich rodziców. Wiadomość dotarła do niej przez radio i Robin wydała z siebie cichy okrzyk zdziwienia, a potem wybiegła z kuchni w koszuli nocnej, by powiedzieć o tym Matthew, który spędzał u niej weekend. Jak to możliwe, że porusza cię śmierć kogoś, kogo nawet nie znasz? Robin ogromnie podziwiała wygląd Luli Landry. Własna, mleczna karnacja nie bardzo jej się podobała. Modelka była śniada. Drobnokoścista, olśniewająca i wybuchowa. Od jej śmierci minęło niewiele czasu. Trzy miesiące uściśliła Alison, potrząsając egzemplarzem Daily Express. Czy ten człowiek w ogóle jest coś wart? Robin zauważyła pogardę, z jaką Alison przyglądała się zapuszczonej i niezaprzeczalnie brudnej małej poczekalni. Przed chwilą na monitorze wyświetliła jej się nieskazitelnie czysta, wspaniała kancelaria, w której pracowała ta kobieta. Dlatego odpowiadając, kierowała się raczej szacunkiem dla samej siebie, niż pragnieniem wzięcia strajka w obronę. O tak, odparła chłodno. Mało kto może się z nim równać. Z miną kobiety, która codziennie ma do czynienia ze znacznie bardziej złożonymi i intrygującymi zadaniami niż Alison mogłaby sobie wyobrazić, rozcięła różową kopertę ozdobioną wizerunkami kociąt. Tymczasem Strike i Bristow mierzyli się wzrokiem, stojąc po dwóch stronach gabinetu. Jeden był wściekły, a drugi próbował znaleźć sposób, by zmienić stanowisko, nie tracąc przy tym szacunku do samego siebie. Jedyne, na czym mi zależy strajk, powiedział Bristol zachrypniętym głosem, jeszcze bardziej czerwieniejąc na twarzy, to sprawiedliwość! Podziałało to tak, jakby uderzył w boski kamerton. Ostatnie słowo zadźwięczało w obskurnym pomieszczeniu, wywołując niedosłyszalną, ale donośną nutę w piersi strajka. Bristol znalazł płomyczek, który strajk osłaniał, gdy wszystko inne obracało się w pył. Rozpaczliwie potrzebował pieniędzy, ale Bristol dał mu inny, lepszy powód, by odrzucić skrupuły. W porządku, rozumiem, naprawdę, John, rozumiem. Wracaj i siadaj. Jeśli nadal chcesz skorzystać z mojej pomocy, chciałbym ci jej udzielić. Bristol spiorunował go wzrokiem. W biurze było słychać tylko dalekie pokrzykiwanie robotników na ulicy. Chciałbyś, żeby twoja e, żona, tak? Do nas dołączyła? Nie, odparł Bristol, ciągle jeszcze spięty i z ręką na gałce drzwi. Alison uważa, że nie powinienem tego robić. W zasadzie nie wiem, czemu tu ze mną przyszła. Pewnie miała nadzieję, że mi odmówisz. Usiądź, proszę. Przeanalizujmy to, jak należy. Bristol się zawahał, ale po chwili ruszył w stronę opuszczonego krzesła. Samokontrola strajka w końcu osłabła i sięgnął po herbatnika czekoladowego, którego w całości wepchnął do ust. Wyjął z szuflady biurka czysty notes, otworzył go zgrabnym ruchem, wziął długopis i zdążył połknąć herbatnika, zanim Bristol ponownie zajął miejsce. Mam to wziąć? spytał, wskazując kopertę, którą Bristol nadal ściskał. Prawnik podał mu ją ale tak jakby nie był pewny, czy powinna trafić w ręce takiego człowieka. Strike, który nie chciał przetrząsać jej zawartości przy bristole, odłożył kopertę na bok i lekko przyklepał, co miało dowodzić, że stała się cennym elementem dochodzenia, a następnie przygotował się do pisania. John, byłoby bardzo dobrze, gdybyś mógł w kilku słowach opisać, co zaszło w dniu śmierci twojej siostry. Strajk z natury metodyczny i skrupulatny nauczył się prowadzić śledztwa zgodnie z rygorystycznymi standardami. Po pierwsze należało pozwolić, by świadek sam przedstawił zdarzenia. Nieskrępowany potok słów często ujawniał szczegóły, pozorne niekonsekwencje, które później okazywały się nieocenionymi dowodami. Po pierwszej fali wrażeń i wspomnień nadchodziła pora na rygorystyczne i precyzyjne pozyskiwanie i porządkowanie faktów, ludzi, miejsc, mienia. — Och — powiedział Bristol, który po gwałtownym wybuchu nie był pewien, od czego zacząć. — W zasadzie to... niech się zastanowię. — Kiedy ją widziałeś po raz ostatni? — podpowiedział Strike. To musiało być tak. Rano w dniu jej śmierci doszło do. szczerze mówiąc, pokłóciliśmy się, ale dzięki Bogu zdążyliśmy się pogodzić. Która to była godzina? Wczesna. Nie minęła jeszcze dziewiąta. Jechałem do kancelarii. Może za piętnaście dziewiąta. A o co się pokłóciliście? Och, o jej chłopaka Ewena Dafield. Właśnie do siebie wrócili, cała rodzina myślała, że to już koniec, i bardzo się cieszyliśmy. To kropny człowiek, narkoman chronicznie goniący za słabą. Miał na lule najgorszy wpływ, jaki można sobie wyobrazić. Możliwe, że traktowałem ją trochę za ostro, teraz to widzę. Była 11 lat młodsza ode mnie, chciałem ją chronić, rozumiesz? Chyba czasami zachowywałem się jak despota. Ciągle mi powtarzała, że nie rozumiem. Czego? No cóż, wszystkiego. Miała mnóstwo problemów. Problemy z tym, że ją adoptowano, z tym, że była czarna i dorastała w białej rodzinie. Mówiła, że mi było łatwiej, no sam, nie wiem, może miała rację. Oczy za okularami gwałtownie zamrugały. W zasadzie ta kłótnia była dalszym ciągiem kłótni, którą zaczęliśmy poprzedniego dnia wieczorem przez telefon. Po prostu nie mogłem uwierzyć, że Lula okazała się taka głupia i wróciła do Duffielda. Kiedy ze sobą zerwali, poczuliśmy ogromną ulgę, no bo, biorąc pod uwagę jej problemy z narkotykami, zadawanie się z narkomanem, nabrał powietrza. Nie chciała o tym słyszeć, jak zwykle, wściekła się na mnie, wydała nawet polecenie ochroniarzowi budynku, żeby następnego dnia rano nie wpuścił mnie na górę, ale no cóż, Wilson i tak pozwolił mi wejść. Upokarzające, pomyślał strajk, być zdanym na litość portiera. Nie pojechałbym tam, powiedział Bristol żałosnym tonem, a na jego chudej szyi znowu wystąpiły ciemne plamy. Ale musiałem mi oddać kontrakt z somem. Wcześniej prosiła, żebym go przejrzał, musiała go podpisać, czasami zupełnie nie dbała o takie sprawy. W każdym razie raczej się nie ucieszyła, że wpuszczono mnie na górę i znów się pokłóciliśmy, ale dość szybko nam przeszło. Uspokoiła się. — Wtedy jej powiedziałem, że powinna odwiedzić mamę. — Widzisz, mama właśnie wyszła ze szpitala. Przeszła histerektomię. Lula powiedziała, że chyba wpadnie do niej później, ale nie była pewna. Miała coś do załatwienia. Bristol wziął głęboki oddech. Jego prawe kolano znowu zaczęło podrygiwać, a dłonie z guzowatymi knykciami ocierały się o siebie, jakby je mył. Mm, — Nie chcę, żebyś myślał o niej źle — Ludzie uważali ją za egoistkę, ale była najmłodsza w rodzinie i dosyć rozpieszczona, a potem zachorowała i naturalnie znalazła się w centrum uwagi. Jeszcze później rzuciła się w wir tego niezwykłego życia, gdzie wszystko i wszyscy kręcili się wokół niej. Ciągle ścigali ją paparazzi. To nie było normalne. Nie, przyznał Strajk. W każdym razie. Powiedziałem Luli, że mama jest otumaniona lekami i cierpi, a ona odparła, że później postara się do niej wpaść. Wyszedłem. Podskoczyłem do kancelarii po akta od Alison, ponieważ tamtego dnia chciałem pracować u mamy, żeby jej dotrzymać towarzystwa. Przed południem zastałem u niej Lulę. Przez chwilę siedziała w sypialni. Dopóki nie przyjechał wujek, a potem zajrzała do gabinetu, w którym pracowałem, żeby się pożegnać. Uścisnęła mnie, a później. <grywa> Załamał mu się głos i Bristol utkwił wzrok w swoich kolanach. Y, jeszcze kawy? zaproponował strajk. Bristol pokręcił pochyloną głową, chcąc mu dać chwilę, żeby mógł dojść do siebie. Strajk wziął tacę i wyszedł. Gdy zjawił się w poczekalni, dziewczyna Bristoła podniosła głowę nad gazety i zmierzyła go nienawistnym spojrzeniem. — Jeszcze nie skończyliście? — spytała. — Jak widać, nie — odpowiedział Strajk, nie siląc się na uśmiech. Spiorunowała go wzrokiem, a on zwrócił się do Robin. Y, — Mógłbym prosić o jeszcze jedną kawę? Robin wstała i bez słowa wzięła od niego tacę. O wpół do jedenastej John powinien być z powrotem w kancelarii, poinformowała Alison lekko podniesionym głosem. Musimy stąd wyjść najpóźniej za dziesięć minut. Yy, będę miał to na uwadze, zapewnił ją beznamiętnie strajk, po czym wrócił do gabinetu, w którym Bristol siedział jak pogrążony w modlitwie, z pochyloną głową i złożonymi rękami. Przepraszam, wymamrotał, kiedy strajk usiadł. Nadal trudno mi o tym mówić. Nie ma sprawy, odrzekł strajk znowu sięgając po notes. Więc. Lula odwiedziła matkę. O której to było? koło jedenastej. W czasie śledztwa ustalono, co zrobiła potem. Kazała się zawieść do swojego ulubionego butiku, a potem wróciła do mieszkania. Była tam umówiona ze znajomą wizerzystką i dołączyła do nich jej przyjaciółka, Chiara Porter. Na pewno ją kojarzysz. Ta modelka ma bardzo jasne włosy. Na jednej z sesji występowały razem jako aniołki. Przypuszczam, że wiesz, o co chodzi. Jeśli nie liczyć torebek i skrzydeł... Były nagie po śmierci Luli Somé wykorzystał jedno z tych zdjęć w swojej kampanii reklamowej ludzie uznali, że to było niesmaczne no więc Lula i Kiara spędziły u Luli popołudnie, a potem wyszły na kolację, gdzie spotkały Dafilda i jeszcze jakichś ludzi całą grupą przenieśli się do Uzi tego klubu nocnego i wyszli dopiero po północy tam Lula pokłóciła się z Dafildem mnóstwo ludzi to widziało trochę się z nią szarpał, próbując. Ją zatrzymać, ale ostatecznie wyszła z klubu sama. Potem wszyscy myśleli, że to on ją wypchnął, ale okazało się, że ma żelazna alibi. Został uwolniony od podejrzeń dzięki zeznaniom swojego dealera, prawda? spytał strajk, nie przerywając pisania. Właśnie. No więc, Lula wróciła do domu mniej więcej dwadzieścia po pierwszej. Sfotografowano ją, kiedy wchodziła do środka. Pewnie pamiętasz to zdjęcie, potem wszędzie je pokazywano. Strajk pamiętał. Jedna z najczęściej fotografowanych kobiet z pochyloną głową i spuszczonym wzrokiem, przygarbiona, mocno opleciona rękami, odwracała się od aparatu. Gdy w końcu stwierdzono samobójstwo, ten wizerunek nabrał makabrycznego wydźwięku. Bogata i piękna młoda kobieta, niespełna godzinę przed śmiercią, usiłowała ukryć swoje nieszczęście przed obiektywami, które dotąd kokietowała i które tak ją uwielbiały. Czy pod jej drzwiami w... Zawsze stali fotoreporterzy? Tak, zwłaszcza jeśli wiedzieli, że jest Dafieldem, albo kiedy chcieli ją przyłapać, jak wraca pijana. Ale tamtego wieczoru nie przyszli wyłącznie dla niej. Miał się tam zatrzymać amerykański raper Dibi Mack. Jego wytwórnia płytowa wynajęła apartament pod lulą. Ostatecznie nawet się tam nie zjawił. Gdy po całym budynku zaczęła się kręcić policja, łatwiej mu było pojechać do hotelu. Ale fotoreporterzy, którzy jechali za Lulą z Uzi, dołączyli do tych czekających na maka przed wejściem do budynku, więc zebrał się tam spory tłum. Tylko że, niedługo potem, wszyscy się rozeszli. Dostali cynk, że mak przyjedzie dopiero za kilka godzin. Tamtej nocy było potwornie zimno, padał śnieg, temperatura spadła poniżej zera, więc kiedy Lula runęła z balkonu, na ulicy było pusto. Bristol zamrugał i upił kolejny łyk zimnej kawy, a strajk pomyślał o paparazjach, którzy zniknęli zanim zginęła Lula Landry. Ciekawe, pomyślał, za ile by poszło zdjęcie, na którym modelka popełnia samobójstwo. Pewnie można by od razu przejść na emeryturę. E, John, Twoja dziewczyna mówi, że musisz gdzieś być o wpół do 11. Co? Bristol najwyraźniej odzyskał zmysły. Spojrzał na drogi zegarek i wydał z siebie zduszony okrzyk. Dobry Boże, nie miałem pojęcia, że siedzę tu tyle czasu. Co, co teraz? spytał, sprawiając wrażenie lekko oszołomionego. E, e, przeczytasz moje zapiski? Tak, jasne zapewnił go strajk. I odezwę się za parę dni po przeprowadzeniu wstępnego rozpoznania. E, przypuszczam, że będę miał wtedy o wiele więcej pytań. W porządku, powiedział Bristol, niepewnie podźwigając się z miejsca. E, proszę, to moja wizytówka. E, w, w jakiej formie chciałbyś otrzymać wynagrodzenie? Będzie super, jeśli zechcesz zapłacić za miesiąc z góry, powiedział Strike. Tłumiąc leciutkie ukłucie wstydu i przypominając sobie, że Bristol sam zaproponował podwójną stawkę, wymienił astronomiczną kwotę, która Ku jego ogromnej radości nie skłoniła Bristola do targowania się, z pytania, czy przyjmuje karty kredytowe, ani nawet do obiecania, że podrzuci pieniądze później, lecz jedynie do sięgnięcia po prawdziwą książeczkę czekową i długopis. A gdyby powiedzmy, jedna czwarta tej kwoty została wypłacona gotówką? Dodał strajk, kuszący los, po czym osłupiał po raz drugi tego ranka, gdy Bristol odparł: Zastanawiałem się, czy nie będziesz wolał i odliczył plik pięćdziesiątek, który dorzucił do czeku. Otworzyli drzwi w chwili, gdy Robin miała właśnie wejść do środka z gorącą kawą dla strajka. Dziewczyna Bristola wstała. I złożyła gazetę z miną osoby, której kazano zbyt długo czekać. Wzrostem prawie dorównywała Bristolowi miała potężną sylwetkę, niezadowoloną minę i duże męskie dłonie. Więc jednak się pan zgodził? spytała strajka. Odniósł wrażenie, że kobieta podejrzewa go o chęć wykorzystania jej bogatego chłopaka. Bardzo możliwe, że miała rację. E, tak, John mnie zatrudnił, odparł. No, cóż, powiedziała opryskliwie. Domyślam się, że jesteś zadowolony, John. Prawnik uśmiechnął się do niej, a ona westchnęła i poklepała go po ramieniu jak tolerancyjna, lecz lekko poirytowana matka. John Bristow podniósł rękę na pożegnanie i wyszedł z biura w ślad za swoją dziewczyną a na metalowych schodach coraz ciszej pobrzmiewały ich kroki. Strajk odwrócił się do Robin, która usiadła z powrotem przy komputerze. Jego kawa stała na biurku obok ułożonych w rządek stosików starannie posortowanej korespondencji. — Dzięki — powiedział upijając łyk. — Za informację też. Czemu pracujesz jako tymczasowa? — Jak to czemu? — spytała podejrzliwie. Znasz ortografię, interpunkcję, szybko się uczysz, wykazujesz inicjatywę Skąd wzięłaś filiżanki i tace, kawę i herbatniki? Pożyczyłam to wszystko od pana Kraudiego, obiecałam oddać przed lunchem Od kogo? Pan Kraudi, to sąsiad z dołu, ten grafik I tak po prostu ci to dał? Tak, powiedziała nieco urażona Pomyślałam, że skoro zaproponowaliśmy klientowi kawę, powinniśmy mu ją zapewnić. Zajmek w liczbie mnogiej połechtał jego morale. No cóż, taka zaradność zdecydowanie przewyższa wszystko, co do tej pory podsyłały tu tymczasowe rozwiązania. Wierz mi, przepraszam, że ciągle mówiłem do ciebie Sandra. Tak miała na imię poprzednia dziewczyna. Jak się naprawdę nazywasz? Robin. Robin, powtórzył. Rudzik, łatwo zapamiętać. Przyszło mu do głowy, żeby zrobić żartobliwą aluzję do Batmana i jego niezawodnego pomagiera, ale ten słaby żarcik zastygł mu na ustach, bo twarz Robin poczerwieniała jak burak. Zbyt późno zdał sobie sprawę, że jego niewinne słowa mogły wzbudzić bardzo niefortunne skojarzenie. Robin pospiesznie odwróciła fotel z powrotem w stronę monitora i Strike widział już tylko skrawek jej płonącego policzka. W jednej zastygłej chwili obopólnego zażenowania biuro skurczyło się do wielkości budki telefonicznej. E, muszę na chwilę wyskoczyć, odezwał się strajk, odstawiając niedopitą kawę i wycofał się rakiem w kierunku drzwi, sięgając po wiszący obok nich płaszcz. E, jeśli ktoś zadzwoni. Panie strajk, zanim pan wyjdzie, chyba powinien pan coś zobaczyć. Robin wciąż zarumieniona sięgnęła do sterty otwartych listów obok komputera i wzięła leżącą na wierzchu jaskrawo różową kartkę wraz z pasującą do niej kopertą, które wcześniej umieściła w czystej foliowej koszulce. Gdy ją podnosiła, strajk zauważył na jej palcu pierścionek zaręczynowy. Ktoś grozi panu śmiercią, powiedziała. A tak, odparł strajk. Nie ma się czym przejmować. Przychodzą średnio raz w tygodniu. A, ale to niezadowolony były klient, trochę stuknięty, myśli, że zmyli mnie tą papeterią. Nie powinien pan tego pokazać policji? Żeby mieli się z czego śmiać? To nie jest śmieszne, ktoś grozi panu śmiercią, powtórzyła, a wtedy strajk zrozumiał, czemu włożyła list razem z kopertą do foliowej koszulki. Trochę go to wzruszyło. Po prostu dorzuć go do pozostałych, odparł, pokazując stojącą w kącie szafę na dokumenty. Gdyby naprawdę zamierzał mnie zabić, już by to zrobił. Znajdziesz tam jego listy z ostatniego półrocza, bo poradzisz sobie sama, jeśli na chwilę wyjdę. Jakoś wytrzymam. Powiedziała, a jego rozbawił cierpki ton jej słów połączony z widocznym rozczarowaniem tym, że nikt nie zamierza zdjąć odcisków palców z ozdobionego kotkami listu pełnego pogróżek. E, jeśli będziesz mnie potrzebowała, numer mojej komórki jest na wizytówkach, w górnej szufladzie. W porządku, odparła, nie patrząc ani na szufladę, ani na niego. A jeśli będziesz chciała wyjść na lunch, nie krępuj się. Gdzieś w biurku jest zapasowy klucz. — Okej. Okay. — No, to do zobaczenia. Zatrzymał się tuż za przeszklonymi drzwiami na progu maleńkiej, zawilgoconej łazienki. Ciśnienie w jelitach zaczynało sprawiać mu ból, ale uznał, że Robin należą się pewne względy w podziękowaniu za jej zaradność i bezinteresowną troskę o jego bezpieczeństwo. Postanowił więc się wstrzymać i pójść do pubu. Na ulicy zapalił papierosa. Skręcił w lewo. I minąwszy zamknięty 12 Bar Cafe, przeszedł wąskim Denmark Place obok witryny z różnokolorowymi gitarami i ścian pokrytych łopoczącymi ulotkami, oddalając się od uporczywego dudnienia młota pneumatycznego. Okrążając zagruzowaną i rozkopaną ulicę tuż przy Centre Point. Przemaszerował do Dominion Theatre po drugiej stronie ulicy. Przy wejściu stał olbrzymi złoty pomnik, który przedstawiał Frediego Mercurego z pochyloną głową i uniesioną pięścią kojarzącego się z jakimś pogańskim bogiem chaosu. Zdomiona wiktoriańska fasada pubu Tottenham. Znosiła się nad gruzem i robotami drogowymi. Strike przyjemnie świadomy obecności wielkiej kwoty pieniędzy w swojej kieszeni, wparował do środka i znalazł się w pogodnej wiktoriańskiej atmosferze, mosiężnych, okuć i lśniących, krętych ornamentów z ciemnego drewna. Niskie przepierzenia z matowego szkła, wiekowe, skórzane ławy, barowe lustra w pozłacanych ramach. Herubiny i rogi obfitości opowiadały o niezawodnym, uporządkowanym świecie, który przyjemnie kontrastował z rozbebeszoną ulicą. Strajk zamówił kufel Dumbara i poniósł go w głąb prawie zupełnie opustoszałego pubu, a następnie, postawiwszy piwo na wysokim okrągłym stoliku pod strokatą, szklaną kopułą sufitu, ruszył prosto do męskiej toalety, która mocno zalatywała moczem. Dziesięć minut później strajk, znacznie bardziej odprężony, był już o jedną trzecią bliżej końca kufla piwa, które pogłębiło jego zmęczenie. Kornwalijskie piwo smakowało domem, spokojem i dawno utraconym bezpieczeństwem. Dokładnie naprzeciwko niego wisiał ogromny i niewyraźny obraz, na którym tańczyła wiktoriańska dziewica z różami w dłoniach kokieteryjnie podrygując, spoglądała na niego z zadeszczu płatków. Jej olbrzymie piersi były obleczone bielą i miała tyle wspólnego z prawdziwą kobietą, co stolik, na którym stało jego piwo, albo co otyły facet z kucykiem, obsługujący nalewaki za barem. Wszystkie myśli strajka popłynęły z powrotem ku Charlotte, która bez wątpienia była prawdziwa. Prawdziwa, piękna, niebezpieczna, jak osaczona lisica, bystra, chwilami zabawna, i jak stwierdził najstarszy przyjaciel strajka, popieprzona do szpiku kości. Czy tym razem to był koniec? Naprawdę koniec? Siedząc w kokonie zmęczenia, strajk wspominał sceny z poprzedniego wieczoru i ranka. W końcu zrobiła coś, czego nie potrafił wybaczyć, i wiedział, że gdy znieczulenie przestanie działać, ból bez wątpienia okaże się potworny. Tymczasem jednak należało się zmierzyć z praktyczną stroną tej zmiany. Dotychczas mieszkał u Charlotte, w jej stylowym, drogim, dwupoziomowym mieszkaniu przy Holland Park Avenue, a to oznaczało, że od drugiej w nocy dobrowolnie stały się bezdomne. Po prostu zamieszkaj u mnie, rudzielcu, na litość boską, sam wiesz, że to dobre rozwiązanie. Będziesz mógł zaoszczędzić i rozkręcić interes, a ja o ciebie zadbam. Nie powinieneś wracać do zdrowia w samotności. Nie bądź niemądry, rudzielcu. Już nikt nigdy nie nazwie go rudzielcem. Bo rudzielec umarł. Po raz pierwszy w długiej i burzliwej historii ich związku to on odszedł od niej, a nie odwrotnie. Wcześniej Charlotte trzy razy mówiła dość. Zawsze towarzyszyła im milcząca świadomość, że jeśli kiedykolwiek odejdzie strajk, jeśli to on uzna, że nie chce tego dłużej ciągnąć, rozstanie będzie miało zupełnie inny charakter niż wszystkie rozstania inicjowane przez Charlotte. Tamte, choć bolesne i nieprzyjemne, Nigdy nie wydawały się ostateczne. Wiedział, że Charlotte nie spocznie, póki się nie zemści, raniąc go najmocniej jak tylko zdoła. Poranna scena, gdy wytropiła go w agencji, niewątpliwie stanowiła jedynie przedsmak tego, co miało nastąpić w najbliższych miesiącach, a nawet latach. Nie znał nikogo z większym apetytem na zemstę. Pokuś tykał do baru, zamówił drugi kufel i wrócił do stolika, by dalej snuć ponure myśli. Odejście od Charlotte postawiło go na skraju prawdziwego ubóstwa. Był tak bardzo zadłużony, że od śpiwora w bramie dzielił go jedynie John Bristow. Gdyby Gillespie zażądał zwrotu pożyczki, dzięki której strajk wpłacił zaliczkę za biuro, to detektywowi nie pozostałoby nic innego, jak tylko zacząć spać na ulicy. Dzwonię, żeby sprawdzić, co pana słychać, panie strajk w tym miesiącu nie wpłynęła jeszcze pańska rata, czy możemy się jej spodziewać w ciągu kilku najbliższych dni? I wreszcie, skoro już zaczął się przyglądać niedoskonałościom swojego życia, czemu nie miałby przeprowadzić kompleksowej analizy, ostatnio przybrał na wadze całe dziewięć i pół kilo. Się z tego powodu nie tylko gruby i powolny, lecz także niepotrzebnie dodatkowo obciążał protezę nogi, którą teraz opierał na mosiężnym drążku pod stolikiem. Strajk zaczynał lekko utykać tylko dlatego, że nadprogramowy ciężar doprowadził do otarcia. Długi spacer przez Londyn w środku nocy ze sportową torbą na ramieniu na pewno mu nie pomógł. Wiedząc, że zmierza ku nędzy, postanowił dotrzeć do celu w najtańszy sposób. Poszedł do baru po trzeci kufel, wróciwszy do stolika pod kopułą, wyjął komórkę i zadzwonił do kumpla z londyńskiej policji, z którym przyjaźń połączyła go zaledwie kilka lat temu, ale za to w wyjątkowych okolicznościach. Tak jak Charlotte była jedyną osobą, która nazywała go rodzielcem, tak komisarz Richard Anstis był jedynym człowiekiem, nazywającym Strajka. Tajemniczym bobem i właśnie to przezwisko wykrzyczał do słuchawki na dźwięk głosu przyjaciela. Potrzebuję informacji, powiedział strajk. Wal! Kto prowadził sprawę Luli Landry? Szukając numeru telefonu, Anstis spytał strajka o interesy, prawą nogę i narzeczoną. Strike skłamał na temat wszystkich trzech. No miło to słyszeć, odrzekł wesoło Anstis. Okej, okay. to numer e, Waldra. E, Gozie jest w porządku, zakochany w sobie, ale lepiej uderzyć do niego niż do Carvera. Carver to cipa. E, mogę szepnąć Waldrowi słówko. Jeśli chcesz, od razu do niego zadzwonię. Strike wyciągnął turystyczną ulotkę z drewnianego stojaka przy ścianie i zapisał numer Wardla obok zdjęcia Horse Guards. Kiedy wpadniesz? spytał Anstis. Przyprowadź kiedyś, Charlotte. Tak, byłoby super. No, zadzwonię. Na razie mam mnóstwo roboty. Rozłączywszy się, strajk na chwilę pogrążył się w myślach, a potem zadzwonił do kogoś, kogo znał o wiele dłużej niż Anstisa i kogo życie poprowadziło w zupełnie przeciwnym kierunku. Dzwonię, bo chcecie prosić o przysługę, stary, powiedział strajk. Potrzebuję informacji. Na no, jaki temat? Ty mi powiedz, szukam czegoś, czym mógłbym zachęcić Glinę do współpracy. Rozmowa trwała 25 minut. Składało się na nią wiele chwil milczenia, które coraz bardziej się wydłużały i były coraz bardziej wymowne, aż w końcu strajk dostał przybliżony adres i dwa nazwiska, które też zapisał obok Horse Guards oraz przestrogę, której nie zanotował, lecz przyjął zgodnie z duchem, w jakim najprawdopodobniej została wypowiedziana. Rozmowa zakończyła się w przyjaznym tonie i Strike, ziewając szeroko otwartymi ustami, wybrał numer Wardla. Prawie natychmiast w słuchawce odezwał się donośny, szorstki głos. — Wardle! — Witam. Jestem Cormoran Strike i... — Kto? — Cormoran Strike, powtórzył Strike. — Tak się nazywam. A, jasne, powiedział Wardu. Przed chwilą dzwonił Anstis. Jesteś tym prywatnym detektywem. Podobno chcesz porozmawiać o Luli Landry. E, zgadza się, potwierdził strajk i powstrzymując następne ziewnięcie, zaczął oglądać malunki na suficie. Bachiczne hulanki, które gdy się przyjrzał, okazały się ucztą wróżek. E, sen nocy letniej. Człowiek z głową osła. Ale najbardziej zależy mi na kartotece. Wardle się roześmiał. To nie ja zawdzięczam ci pieprzone życie, koleś. Mam informacje, które mogą cię zainteresować. Pomyślałem, że zrobimy wymianę. Nastąpiło krótkie milczenie. Zakładam, że nie chcesz przeprowadzać tej wymiany przez telefon. Zgadza się. Potwierdził Strajk. Może miałbyś ochotę napić się gdzieś piwa po ciężkim dniu pracy? Strike zapisał nazwę pubu niedaleko Scotland Yardu i oznajmiając, że za tydzień z braku szans na wcześniejszy termin też mu pasuje, zakończył połączenie. Ale nie zawsze tak było. Jeszcze dwa lata temu potrafił zmusić do uległości świadków i podejrzanych. Był takim facetem jak Wardle. Jego czas miał większą wartość niż czas większości osób, z którymi się zadawał, i to on mógł wybierać, kiedy i gdzie dojdzie do rozmowy oraz jak długo będzie trwała. Podobnie jak Wardle nie potrzebował munduru. Stale otaczała go aura biurokracji i prestiżu, a teraz był utykającym gościem w pogniecionej koszuli, wykorzystującym dawne znajomości i próbującym ubijać interesy z policjantami, którzy kiedyś z radością odbieraliby od niego telefony. Dupek powiedział nagłos do kufla rozbrzmiewającego echem. Trzecie piwo spłynęło mu do gardła z taką łatwością, że na dnie została już tylko resztka. Zadzwoniła jego komórka. Spojrzał na wyświetlacz i zobaczył numer agencji. Robin na pewno próbowała mu powiedzieć, że Peter Gillespie upomniał się o pieniądze. Od razu przełączył ją na pocztę głosową, opróżnił kufel i wyszedł. Na ulicy było jasno i zimno. Chodnik zrobił się wilgotny, a kałuże mieniły się srebrem, bo po niebie przemykały chmury. Strike wyszedł z pubu, zapalił następnego papierosa i stał na progu Tottenham, zaciągając się i patrząc na robotników, którzy krążyli wokół dziury w ziemi. Gdy skończył palić, ruszył na spacer po Oxford Street, czekając, aż tymczasowe rozwiązanie pójdzie do domu i będzie mógł się spokojnie wyspać. Robin odczekała 10 minut, aby się upewnić, że strajk nie zawróci, a potem wykonała kilka rozkosznych telefonów ze swojej komórki. Przyjaciółki przyjmowały wieść o jej zaręczynach albo piskiem, albo pełnymi zazdrości komentarzami, i obie te reakcje sprawiały Robin wielką przyjemność. W porze lunchu pozwoliła sobie na godzinną przerwę. Kupiła paczkę herbatników, do zwrotu grafikowi, zakładając za strajka 42 pensy, gdyż w kasetce, czyli oznakowanej puszce po ciastkach, nie znalazła pieniędzy, oraz trzy pisma dla przyszłych panien młodych. Gdy wróciła do pustej agencji, cała podekscytowana spędziła w szczęściu 40 minut, oglądając bukiety i suknie ślubne. Kiedy jej samowolna przerwa na lunch dobiegła końca, Robin umyła filiżanki i tace, po czym oddała je panu Kraudiemu razem z odkupionymi herbatnikami. Zauważywszy, z jaką gorliwością próbował ją zatrzymać rozmową podczas tej drugiej wizyty i jak błądził wzrokiem od jej usty do piersi, postanowiła go unikać przez resztę tygodnia. Strike nadal nie wracał. Szukając jakiegoś zajęcia, Robin uporządkowała zawartość szuflad w biurku, wyrzucając to, co uznała za odpadki zgromadzone przez inne tymczasowe sekretarki. Dwie kostki zakurzonej czekolady mlecznej, spiłowany pilniczek do paznokci oraz mnóstwo karteczek z anonimowymi numerami telefonów i bazgrołami. Było tam też pudełko staromodnych metalowych klipsów do papieru, jakich jeszcze nigdy nie widziała, i pokaźna liczba czystych niebieskich notesików, które, mimo braku zapisków, roztaczały atmosferę biurokracji. Robin, obyta w biurowym świecie, podejrzewała, że zostały podprowadzone z szafki w jakiejś instytucji. Od czasu do czasu w agencji dzwonił telefon. Wyglądało na to, że jej nowy szef jest człowiekiem o wielu imionach. Jeden człowiek pytał o Ogiego, inny o Żółwia. A jakiś oschły, urywany głos poprosił, żeby pan Strajk jak najszybciej oddzwonił do pana Pitera Gillespiego. Robin za każdym razem telefonowała na komórkę Strajka, ale łączyła się jedynie z pocztą głosową. Zostawiła zatem wiadomości głosowe, zapisała nazwiska i numery rozmówców na samoprzylepnej karteczce, zaniosła ją do gabinetu Strajka i starannie przykleiła do biurka. Za oknem bez końca dudnił młot pneumatyczny. Około drugiej sufit zaczął skrzypieć, gdyż uaktywnił się lokator z mieszkania piętro wyżej. Poza tym robin była chyba sama w całym budynku. Po jakimś czasie osamotnienie połączone z czystą radością, która groziła rozerwaniem kratki piersiowej i lekroć spojrzenie robin padało na pierścionek na palcu lewej ręki, dodało jej odwagi. Zaczęła sprzątać i porządkować maleńkie pomieszczenie znajdujące się pod jej tymczasową kontrolą. Mimo ogólnego zapuszczenia i dominującego w biurze brudu, Robin szybko odkryła wyraźną strukturę organizacyjną, która ucieszyła jej schludną i poukładaną naturę. Tekturowe teczki, dziwnie staromodne w epoce jaskrawego plastiku, ustawione na półkach za jej biurkiem, uporządkowano chronologicznie. Każda miała na grzbiecie napisany odręcznie numer seryjny. Otworzyła jedną z nich. I zobaczyła, że metalowe klipsy służą do spinania luźnych kartek w poszczególnych teczkach. Większość materiałów w środku została spisana z wodniczym trudnym do odczytania pismem. Może właśnie tak pracowała policja? Może strajk był kiedyś policjantem? W środkowej szufladzie szafy na dokumenty obok cienkiego pliku umów o poufności odkryła stertę różowych listów z pogróżkami, o których wspomniał strajk. Wyjęła jedną z umów i przeczytała. Prosty formularz zobowiązywał sygnatariusza do powstrzymania się od rozmów na temat osób i informacji, z którymi mógł się zetknąć podczas pracy. Po zastanowieniu Robin starannie podpisała i opatrzyła datą jeden z egzemplarzy, zaniosła go do gabinetu Strajka i położyła na biurku, żeby mógł dopisać swoje nazwisko w wykropkowanym miejscu. Złożywszy to jednostronne przyrzeczenie poufności, na nowo poczuła aurę tajemnicy, a nawet prestiżu, którą spodziewała się zastać za przeszklonymi drzwiami, zanim gwałtownie się otworzyły i strajgo mało nie zrzucił jej ze schodów. Gdy położyła formularz na biurku strajka, zauważyła sportową torbę wepchniętą w kąt za szafą na dokumenty. Z pomiędzy ząbków otwartego suwaka wystawały skraj brudnej koszuli, budzik i woreczek z mydłem. Robin zamknęła drzwi, jakby przypadkiem zobaczyła coś krępującego i osobistego. Dodała do tego ciemnowłosą piękność, która rano wybiegła z budynku, rozliczne obrażenia strajka i coś, co z perspektywy czasu wyglądało na nieco spóźniony, lecz zdecydowany pościg. Robin, która od niedawna znajdowała się w radosnym stanie narzeczeństwa, była skłonna ogromnie współczuć każdemu, kto miał mniej fortunne życie miłosne niż ona. O ile ogromne współczucie mogło pomieścić wyjątkową przyjemność, którą czuła na myśl o własnym, niezrównanym raju. O piątej, wobec ciągłej nieobecności swojego tymczasowego szefa, Robin uznała, że może już iść do domu. Nucąc pod nosem, wypełniła kartę kontrolną, a kiedy zapinała płaszcz, zaczęła śpiewać. Potem zamknęła drzwi agencji. Wsunęła zapasowy klucz przez szparę na listy i, zachowując pewną ostrożność, ruszyła po metalowych schodach w stronę Matthew i domu. Strike spędził wczesne popołudnie w budynku University of London Union, gdzie, mijając recepcję, zdecydowanym krokiem i z lekko nachmurzoną miną dotarł do pryszniców przez nikogo niezatrzymany i niepoproszony o legitymację studencką. Później zjadł w kawiarni czerstwą bułkę z szynką i tabliczkę czekolady. Następnie, otępiały ze zmęczenia, paląc papierosy, snuł się od jednego taniego sklepu do drugiego, kupując za pieniądze od Bristola kilka niezbędnych rzeczy, których potrzebował w związku z utratą mieszkania, z utrzymaniem. Początek wieczoru zastał go zaszytego we włoskiej restauracji wraz z kilkoma ustawionymi przy barze pudłami, wolno sącząc piwo, w końcu prawie zapomniał, dlaczego zabija czas. Gdy wrócił do agencji, dochodziła ósma. O tej porze Londyn wydawał mu się najbardziej uroczy. Dzień pracy dobiegł końca, okna pubów były ciepłe i lśniły jak klejnoty, na ulicach tętniło życie, a niezmordowana trwałość wiekowych budynków, złagodzona ulicznym oświetleniem, działała dziwnie, pokrzepiająco. Widziałyśmy wielu takich jak ty, zdawały się kojąco mruczeć, kiedy kuśtykał po Oxford Street, niosąc pudło z łóżkiem polowym. Siedem i pół miliona serc biło w najbliższym sąsiedztwie, w tym falującym starym mieście i wiele z nich cierpiało pewnie o wiele bardziej niż on. Mijając zamykane sklepy, gdy niebo nad głową przybierało kolor indygo, znużony strajk znajdował pocieszenie w bezmiarze i anonimowości. Wtaszczenie łóżka polowego po metalowych schodach na drugie piętro okazało się nie lada wyczynem i gdy strajk dotarł do drzwi opatrzonych jego nazwiskiem, ból w kikucie prawej nogi był już nie do zniesienia. Oparł się na chwilę, przenosząc cały ciężar ciała na lewą nogę i dyszał na szklane drzwi, patrząc jak zachodzą mgłą. – Ty gruba cipo – powiedział na głos – ty stary, zdychający dinozaurze. Wycierając pot z czoła, otworzył drzwi i przeciągnął swoje nabytki przez próg. W gabinecie odsunął biurko i rozstawił łóżko. Rozwinął śpiwór i napełnił tani czajnik wodą z umywalki za przeszklonymi drzwiami. Czekała go kolacja w postaci zupki chińskiej w plastikowym kubku. Kupił ją dlatego, że przypomniała mu prowiant noszony kiedyś w plecaku z przydziałem. Głęboko zakorzenione skojarzenie, łączące prowizoryczne kwatery z dehydratyzowanymi potrawami do zalania wrzątkiem, skłoniło go do odruchowego sięgnięcia po zupkę chińską. Kiedy woda w czajniku się zagotowała, wlał trochę do kubka i zjadł napęczniały makaron plastikowym widelcem zabranym z kawiarni w Julu. Siedząc w fotelu biurowym, Spoglądał na prawie opustoszałą ulicę, na której końcu rozbrzmiewał o zmierzchu warkot samochodów i słuchał upartego dudnienia basu w mieszczącym się dwa piętra niżej Twelve Bar Cafe. Sypiał w gorszych miejscach. Na kamiennej podłodze wielopiętrowego parkingu w Angolii i w zbombardowanej odlewni metalu, w której rozbili namioty, a rano po przebudzeniu wykasływali czarną sadzę, Najgorsza była zawilgocona sala sypialna w komunie w Norfolk, do której matka zawlekła jego i jedną z jego przyrodnich sióstr, kiedy on miał osiem, a ona sześć lat. Pamiętał miesiące spędzone w wygodnych, acz nie mających nic wspólnego z komfortem szpitalnych łóżkach, przeróżne skłoty, też pomysł matki, i mroźne lasy, w których obozował podczas szkolenia wojskowego. W porównaniu z tym wszystkim łóżko polowe pod samotną nagą żarówką, choć wydawało się skromne i niezbyt zachęcające, było prawdziwym luksusem. Kupowanie niezbędnych rzeczy dla zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych wprawiło strajka w znajomy żołnierski stan, w którym robi się to co należy bez zadawania pytań i bez narzekań. Wyrzucił plastikowy kubek po makaronie, włączył lampkę i siadł przy biurku, przy którym Robin spędziła większość dnia. Gromadząc elementy nowej kartoteki, sztywną teczkę, czyste kartki, klips do papieru, notes, w którym robił notatki podczas rozmowy z Bristołem, ulotkę z Tottenham i wizytówkę Bristoła zauważył porządek w szufladach, brak kurzu na monitorze komputera, zniknięcie pustych filiżanek i śmieci oraz subtelny zapach. Pronto. Lekko zaintrygowany otworzył kasetkę na drobne i znalazł w niej liścik napisany starannym, zaokrąglonym pismem Robin, informujący go, że jest jej winien 42 pensy za herbatniki czekoladowe. Strike wyciągnął z portfela 40 funtów, które dostał od Bristoa i wsadził je do puszki. Po namyśle odliczył 42 pensy w bilonie i położył je na wierzchu. Następnie wziął jeden z długopisów, które Robin starannie ułożyła w górnej szufladzie i zabrał się do pisania. Płynnie i szybko, zaczynając od daty. Wyrwał notatki zrobione podczas rozmowy z Bristolem i wpiął je do kartoteki. Działania, które podjął do tej pory, w tym telefoniczne rozmowy z Anstisem i Wardlem, zostały odnotowane, a numery ich telefonów zachowane. Dane przyjaciela, który dostarczył przydatnych nazwisk i adresów, nie trafiły do akt. Na koniec strajk nadał nowej sprawie numer seryjny, który napisał na grzbiecie teczki obok hasła nagła śmierć Lula Landry, zanim ją umieścił po prawej stronie półki. Wreszcie otworzył kopertę, która według Bristola zawierała ważne tropy przeoczone przez policję. Odręczne pismo prawnika, staranne i płynne, przechylało się w lewo w ciasno zapełnionych wierszach. Tak jak zapowiedział Bristol, Treść dotyczyła przede wszystkim człowieka, którego nazwał Biegaczem. Biegacz był wysokim, czarnym mężczyzną, z twarzą zasłoniętą szalikiem. Został zarejestrowany na nagraniu z monitoringu w nocnym autobusie jeżdżącym z Islington w kierunku West Endu. Wszedł do tego autobusu mniej więcej 50 minut przed śmiercią Luli Landry. Następnie zauważono go na nagraniu z miejskiego monitoringu w Mayfair, gdy o 1.39 zmierzał w stronę domu Landry. Niedaleko kamery przystanął i najprawdopodobniej spojrzał na karteczkę, może z adresem, albo mapką, dorzucił wyjaśniająco Bristol w swoich notatkach, a potem zniknął z kadru. Na nagraniu z tej samej kamery, zarejestrowanym o 2.12, widać było biegacza pędzącego w przeciwną stronę i znowu znikającego z kadru biegł też inny czarny mężczyzna może stał na czatach udaremniona próba kradzieży samochodu w tym samym czasie za rogiem włączył się alarm samochodowy dopisał Bristol wreszcie na kolejnym nagraniu z monitoringu czarny mężczyzna bardzo przypominający biegacza szedł chodnikiem kilka kilometrów dalej niedaleko Grace Inn Square o poranku po śmierci Landry twarz nadal zasłonięta napisał Bristol Strajk przerwał czytanie, żeby potrzeć powieki i skrzywił się z bólu. Zapomniał, że jedna z nich jest opuchnięta. Znajdował się teraz w stanie otępienia i niepokoju, znamionującym prawdziwe wycieńczenie. Z przeciągłym westchnieniem zamyślił się nad notatkami Bristola, ściskając we włochatej dłoni długopis, by dopisać własne spostrzeżenia. W kancelarii, która wyposażała swoich pracowników w eleganckie, tłoczone wizytówki, Bristol mógł interpretować prawo beznamiętnie i obiektywnie, ale zawartość koperty tylko potwierdziła opinię strajka, że jego klient podporządkował swoje życie prywatne niczym nieuzasadnionej obsesji. Bez względu na przyczynę, dla której Bristol tak bardzo zainteresował się biegaczem. Może skrycie bał się widma czarnego przestępcy, siejącego postrach w mieście, a może miał jakiś inny, głębszy, bardziej osobisty powód? Strajkowi nie mieściło się w głowie, że policja nie przesłuchała biegacza ani jego, może stojącego na czatach, może kradnącego samochód, towarzysza. Był pewny, że gliniarze mieli dobry powód, by wykluczyć tych ludzi z kręgu podejrzanych. Ziewając szeroko otwartymi ustami, strajk przeszedł do drugiej strony notatek Bristol'a. O pierwszej 45, Derek Wilson, ochroniarz, który miał nocny dyżur w recepcji, źle się poczuł, poszedł do toalety w głębi budynku i spędził tam około 15 minut. Zatem przez kwadrans przed śmiercią Luli w holu budynku było pusto i każdy mógł wejść i wyjść niezauważony. Wilson opuścił łazienkę dopiero kiedy Lula zginęła, gdyż usłyszał krzyk Tenzi Bestigui. Wspomniany kwadrans idealnie pasuje do chwili, w której biegacz mógł dotrzeć do Kentingern Gardens 18 po minięciu kamery monitoringu na skrzyżowaniu Alder Brook i Bellamy o 1.39. Ciekawe tylko w jaki sposób, mruknął Strike pocierając czoło. Przyświetlił wzrokiem drzwi wejściowej i zobaczył, że ochroniarz siedzi w sraczu. Rozmawiałem z Derrickiem Wilsonem, który chętnie o wszystkim opowie. — I założę się, że mu za to zapłaciłeś — pomyślał Strike, patrząc na numer telefonu ochroniarza zapisany pod ostatnim zdaniem. Odłożył długopis, którym zamierzał dopisać własne spostrzeżenia i wpiął notatki Bristowa do kartoteki. Następnie wyłączył lampkę na biurku i pokuśtykał do toalety na korytarzu, żeby się wysikać. Umył zęby nad popękaną umywalką, zamknął przeszklone drzwi na klucz, nastawił budzik i zdjął ubranie. W neonowej poświacie ulicznych latarni strajk odpiął protezę i zsunął ją z bolącego kikuta, odchylając żelową wkładkę, która okazała się niewystarczającym zabezpieczeniem przed bólem. Położył sztuczną nogę obok ładującej się komórki, wślizgnął się do śpiwora i wyciągnąwszy się z rękami za głową, wlepił wzrok w sufit, tak jak się obawiał. Potworne zmęczenie ciała nie zdołało uspokoić szwankującego umysłu. Uaktywniło się też stare zakażenie. Nękało go, szarpało. Ciekawe, co ona teraz robi. Poprzedniego dnia wieczorem w równoległym wszechświecie był w pięknym mieszkaniu w najatrakcyjniejszej części Londynu z kobietą, na której widok każdy mężczyzna zaczynał spozierać na strajka z zazdrością połączoną z niedowierzaniem. Czemu po prostu się do mnie nie wprowadzisz? Och, na litość boską, rodzielcu, przecież to świetny pomysł! Czemu się w ogóle zastanawiasz? Od samego początku wiedział, że to błąd. Próbowali tego już wcześniej Za każdym razem było gorzej Jesteśmy zaręczeni na litość boską Czemu nie chcesz ze mną zamieszkać? Mówiła rzeczy, które miały dowodzić Że gdy o mały włos nie straciła go na zawsze Zaszły w niej równie nieodwracalne zmiany Jak w nim po tym, jak zostało mu tylko półtorej nogi Nie potrzebuję pierścionka Nie wygłupiaj się, Rudzielcu Musisz mieć pieniądze na rozkręcenie interesu Zamknął oczy. Po dzisiejszym poranku nie mogło być odwrotu. Okłamała go o jeden raz za dużo i w zbyt poważnej sprawie. Ale analizował wszystko od początku, jak dawno rozwiązane równanie, gdyż bał się, że popełnił jakiś podstawowy błąd. Skrupulatnie połączył ze sobą fakty. Nieustannie przesuwany termin, odmowa zasięgnięcia porady farmaceuta albo lekarza, wściekłość, którą reagowała na każdą prośbę o wyjaśnienie, a potem nagły komunikat, że to koniec, bez choćby strzępu dowodu, że w ogóle coś było na rzeczy. W dodatku, wszystkim podejrzanym okolicznościom towarzyszyła boleśnie zdobyta świadomość jej mitomanii, jej potrzeby prowokowania, szydzenia, wystawiania na próbę. Nie waż mi się tu prowadzić żadnego pieprzonego śledztwa, nie waż się traktować mnie jak jakiegoś naćpanego rekruta, nie jestem żadną cholerną sprawą do rozwiązania. Twierdzisz, że mnie kochasz, a nie wierzysz mi na słowo nawet w takiej sprawie. Ale kłamstwa były wplecione w tkaninę jej bytu, jej życia. Więc mieszkanie z tą kobietą i kochanie jej oznaczało powolne zaplątywanie się w nie, wyciąganie prawdy siłą, walkę o utrzymanie punktu oparcia w rzeczywistości. Jak to możliwe, że ktoś, kto od najmłodszych lat czuł potrzebę sprawdzania, zdobywania pewności, wyłuskiwania prawdy z najbłahszych zagadek, mógł tak mocno i tak długo kochać dziewczynę, która kłamała z taką łatwością, z jaką inne kobiety oddychają. To koniec. Powiedział na głos. Musiało do tego dojść. Ale nie chciał o tym mówić Anstisowi i nie czuł się na siłach mówić komukolwiek. Jeszcze nie. W całym Londynie miał przyjaciół, którzy chętnie przyjęliby go w swoich domach, otworzyli przed nim pokoje gościnne i lodówki, skorzy do współczucia i pomocy. Ceną za te wszystkie wygodne łóżka i domowe posiłki byłoby jednak siedzenie przy stole w kuchni, gdy dzieci w czyściutkich piżamach poszłyby już spać, i ponowne przeżywanie obrzydliwej ostatniej bitwy z Charlotte, połączone ze współczuciem i litością oburzonych dziewczyn i żon kumpli. Wolał ponurą samotność, chińską zupkę i śpiwór. Wciąż czuł utraconą stopę oderwaną od nogi dwa i pół roku temu. Była tam, w śpiworze, jeśli chciał, mógł poprzebierać niewidzialnymi palcami. Mimo wyczerpania minęło sporo czasu, zanim w końcu zasnął. A przez wszystkie sny przewijała się Charlotte. Przepiękna. Wściekła i nawiedzona. Część druga. Non ignara mali. Miseris sucurrere disco. Poznawszy nieszczęście, umiem nieszczęsnych przygarniać. Wergiliusz. Eneida. Tłumaczenie Zygmunt Kubiak. Mimo, że śmierci Luli Landry poświęcono litry farby drukarskiej i długie godziny czasu antenowego, rzadko stawiano pytanie, czemu ona nas w ogóle obchodzi. Oczywiście była piękna, a piękne dziewczyny napędzają sprzedaż gazet od czasów szrafowanych, rozleniwionych syren dane Gibsona w New Yorkerze. Poza tym była czarna, a raczej miała skórę w przepysznym odcieniu kawy z mlekiem, co jak nam nieustannie powtarzano, było znakom postępu w branży dbającej jedynie o powierzchowność. Mam co do tego wątpliwości. Może kawa z mlekiem była po prostu modna w tym sezonie? Czyżby branża odnotowała nagły napływ czarnych kobiet idących w ślady Landry? Czy jej sukces zrewolucjonizował nasze wyobrażenie o kobiecym pięknie? Czy czarne lalki Barbie sprzedają się teraz lepiej niż białe? Hmm. Rodzina i najbliżsi przyjaciele Landry są oczywiście zrozpaczeni i głęboko im współczuje, jednak my, czytające i oglądające społeczeństwo, nie czujemy żadnego osobistego smutku, który uzasadniałby naszą przesadę. Młode kobiety codziennie umierają w tragicznych czasach. Czyli nienaturalnych okolicznościach, w wypadkach samochodowych, sprzedawkowania, a czasem dlatego, że się głodzą, usiłując sprostać ideałowi sylwetki lansowanej przez Landry i jej podobne. Czy z chwilą, gdy zamkniemy gazetę, poświęcimy e, którejś z tych martwych dziewczyn o zwyczajnej twarzy coś więcej niż ulotną myśl? Robin przerwała czytanie, żeby upić błyk kawy i odchrząknąć. Jak na razie bardzo świętoszkowato. Mruknął strajk. Siedząc na krawędzi biurka, Robin wpinał zdjęcia do otwartej teczki, numerował je i opisywał w indeksie na końcu. Robin wróciła do miejsca, w którym przerwała, i znów zaczęła czytać na głos tekst z monitora. Nasze nadmierne zainteresowania, a nawet smutek, wymagają analizy. Można założyć, że przed śmiertelnym skokiem Landry dziesiątki tysięcy kobiet chętnie zamieniłyby się z nią miejscami. Szlochające dziewczyny kładły kwiaty pod wartym 4,5 miliona funtów apartamentem Landry, gdy z ulicy zabierano jej roztrzaskane ciało. Czy choć jedna początkująca modelka porzuciła marzenia o tabloidowej sławie z powodu wzlotu i brutalnego upadku Luli Landry? Streszczaj się, powiedział strajk. Nie ty, ona, dodał pospiesznie. – Bo autorką jest kobieta, prawda? E, tak, Melanie Telford, powiedziała Robin, przesuwając tekst do początku, gdzie ukazało się portretowe zdjęcie blondynki w średnim wieku z obwisłymi policzkami. I nie czytać dalej? Nie, nie, czytaj. Robin jeszcze raz odchrząknęła i wróciła do czytania. Odpowiedź z całą pewnością brzmi nie. Chodzi o te początkujące modelki, które miałyby się zniechęcić. No tak, nadążam. No dobrze, więc. O. Sto lat po Emmeline Pankhurst, największym marzeniem pokolenia dojrzewających kobiet jest to, by zredukowano je do papierowej lalki, płaskiego, przeżywającego wyssane z palca przygody Awatara, który skrywa tak wielki niepokój i cierpienie, że pozostaje mu tylko rzucić się z okna na trzecim piętrze. Wygląd jest wszystkim. Projektant Guy Somme Czym prędzej poinformował prasę, że Landry skoczyła w jednej z jego kreacji, a potem, w ciągu 24 godzin po jej śmierci, sprzedał wszystkie egzemplarze. Czy istnieje lepsza reklama, niż lula Landry, która postanowiła stanąć przed stwórcą w ciuchu od samego? Nie, nie dlatego płaczemy, że straciliśmy tę młodą kobietę. Dla większości z nas była ona równie nieprawdziwa jak dziewczyny, które spłynęły z piórka Gibsona. E, rozpaczamy z powodu wizerunku migoczącego w tabloidach i pismach o celebrytach, wizerunku sprzedającego nam ubrania, torebki i wyobrażenia o słabie. Wraz z odejściem Landry okazały się one puste i nietrwałe, jak bańka mydlana. Gdyby starczyło nam uczciwości, musielibyśmy przyznać, że tak naprawdę tęsknimy za ekscytującymi wybrykami tej chudej, jak kartka latawicy, gdyż nie możemy dłużej śledzić komiksu o jej życiu pełnym narkotyków, buntu, modnych ciuchów i niebezpiecznego chłopaka, z którym co róż się rozstawała i ponownie schodziła. Eee, wydawcy szmatławców, karmiących się życiem sławnych ludzi, z pewnością będą rozpaczali po jej śmierci dłużej niż większość z nas. Wszak te gazety rozpisywały się o pogrzebie Landry z takim samym zapałem, jak o ślubach innych sław. Dzięki nim mogliśmy zobaczyć przeróżnych celebrytów w łzach, podczas gdy dla rodziny zmarłej zarezerwowano najmniejsze zdjęcie ze wszystkich. Okazała się zaskakująco niefotogeniczna, sami rozumiecie. Niemniej słowa jednego z żałobników naprawdę mnie wzruszyły. Ta kobieta Odpowiadając na czyjeś pytania i prawdopodobnie nie zdając sobie sprawy, że ma do czynienia z dziennikarzem, wyjawiła, że poznała Landry w psychiatryku, gdzie bardzo się zaprzyjaźniły. E, zajęła miejsce w ostatniej ławce, by pożegnać zmarłą, a potem równie cicho się wymknęła. W przeciwieństwie do wielu innych osób, które zadawały się z Landry za życia, nie sprzedała swojej historii. Fakt, że prawdziwa Lula Landry wzbudziła szczerą sympatię u zwyczajnej dziewczyny, można uznać za wzruszający. A jeśli chodzi o te z nas nie podaje nazwiska tej zwyczajnej dziewczyny z psychiatryka? wtrącił się strajk. Robin w milczeniu przejrzała artykuł. E, nie. Strike podrapał się po niedokładnie ogolonej brodzie. Bristol nie wspominał o żadnej przyjaciółce z ośrodka. Myśli pan, że to ktoś ważny? skwapliwie podchwyciła Robin, obracając się na fotelu, żeby na niego spojrzeć. Warto byłoby porozmawiać z kimś, kto znał Landry z terapii, a nie z nocnych klubów. Strajk poprosił Robin o wyszukanie w internecie informacji na temat Luli Landry tylko dlatego, że nie miał dla niej innych zadań. Zdążyła już zadzwonić do Dereka Wilsona, ochroniarza zatrudnionego w apartamentowcu, i umówiła strajka na spotkanie w piątek rano w Phoenix Cafe w Brixton. Pocztą przyszły dwie gazetki reklamowe i jedno ostateczne wezwanie do zapłaty. Nikt nie dzwonił, a wszystko, co można było ułożyć w porządku alfabetycznym, w stosiki albo według rodzaju i koloru, zostało już ułożone. Wczorajsza biegłość Robin w googlowaniu nasunęła strajkowi pomysł wyznaczenia jej dość bezsensownego zadania. Mniej więcej od godziny czytała porozrzucane w internecie wzmianki i artykuły o Landry i bliskich jej osobach, a strajk porządkował stertę paragonów, rachunków za telefon i zdjęć związanych z jedyną sprawą, którą aktualnie prowadził zanim przyszedł Bristol. Może w takim razie poszukam czegoś więcej o tej dziewczynie? Podsunęła Robin. Dobra. Zgodził się strajk. Skupiony na zdjęciu krępego, łysiejącego mężczyznę w garniturze i bardzo dorodnej, rudowłosej kobiety w obcisłych dżinsach. Facet nazywał się Jeffrey Hook, a jego ruda towarzyszka w niczym nie przypominała pani Hook, która przed zjawieniem się Bristol'a była jedyną klientką strajka. Strajk wpiął zdjęcie do teczki pani Hook i oznaczył je numerem 12, a Robin z powrotem odwróciła się w stronę komputera. Przez chwilę panowała cisza, jeśli nie liczyć szeleszczenia zdjęć stukania krótkich paznokci Robin w klawiaturę. Drzwi do gabinetu strajka zostały zamknięte, żeby zasłonić łóżko polowe i inne oznaki świadczące o zamieszkaniu. Powietrze było ciężkie od sztucznego zapachu cytryny, gdyż przed przyjściem Robin strajk obficie spryskał poczekalnie tanim odświeżaczem. Nie chcąc, żeby Robin doszukała się jakiegoś erotycznego podtekstu w jego decyzji o zajęciu miejsca na krawędzi jej biurka, udał, że po raz pierwszy zauważył jej pierścionek zaręczynowy, a potem przez pięć minut prowadził uprzejmą i celowo bezosobową rozmowę na temat jej narzeczonego. Okazało się, że od niedawna pracuje jako księgowy i ma na imię Matthew, że miesiąc temu Robin przeprowadziła się do Londynu z Yorkshire, żeby z nim zamieszkać i że praca tymczasowa jest dla niej tylko przystankiem na drodze do stałego zatrudnienia. – Myśli pan, że uda się ją znaleźć na którymś z tych zdjęć? – spytała po chwili Robin. – Te dziewczynę z psychiatryka. Pokazała mu ekran pełen zdjęć jednakowej wielkości. Na każdym z nich była co najmniej jedna osoba w ciemnym ubraniu i wszystkie szły w tym samym kierunku, spiesząc na pogrzeb. Tło zdjęć tworzyły barierki i rozmyte twarze ludzi z tłumu. Najbardziej uderzające było zdjęcie bardzo wysokiej bladej dziewczyny ze złotymi włosami ściągniętymi w kucyk, w nakryciu głowy z czarnej siatki i piór. Strajk rozpoznał, gdyż znali ją wszyscy nazywała się Kiara Porter i była modelką. To właśnie z nią Lula spędziła większość swojego ostatniego dnia wśród żywych, i to z nią pozowała do jednych z najsławniejszych zdjęć w swojej karierze. W drodze na pogrzeb Porter wyglądała pięknie i ponuro. Najwidoczniej przyszła sama, gdyż żadne ramię nie podtrzymywało jej chudej ręki i na jej długich plecach nie spoczywała niczyja dłoń. Obok Porter znajdowało się zdjęcie pary opatrzone podpisem. Producent filmowy Freddy Bestigui z żoną Tenzi. Bestigui miał posturę byka, krótkie nogi, szeroką wypukłą pierś i gruby kark. Siwe włosy obciął na jeża, jego twarz była zmiętoszoną masą fałd, worków i pieprzyków, a mięsisty nos sterczał w niej niczym gus. Mimo to Bestigui wyglądał imponująco w drogim, czarnym płaszczu, z chudą jak kościotrup młodą żoną u boku. Twarz Tenzi była prawie całkiem zasłonięta postawionym futrzanym kołnierzem płaszcza i ogromnymi, okrągłymi okularami przeciwsłonecznymi. Ostatnie zdjęcie w tym rzędzie przedstawiało Guy'a Somego, projektanta mody. Chudy, czarny mężczyzna miał na sobie granatowy surdut o udziwnionym kroju. Szedł z pochyloną głową i nie było widać jego miny, gdyż światło padało na ciemną głowę pod niewłaściwym kątem, ale trzy kolczyki z olbrzymimi brylantami w uchu zwróconym do fotografów odbijały światło i migotały niczym gwiazdy. Wyglądało na to, że podobnie jak Porter przybył sam, i w kadrze tylko przypadkiem znalazła się też mała grupka żałobników, niewarta uwiecznienia. Strike przysunął krzesło do monitora, uważając, by nie zbliżyć się do robin nawet na długość ręki. Jedna z przypadkowych twarzy, która w połowie znalazła się poza kadrem, należała do Johna Bristowa. Można go było poznać po krótkiej, górnej wardze i króliczych zębach. Bristol obejmował ramieniem pogrążoną w bólu starszą kobietę o siwych włosach. Miała zmizerniałą, trupiobladą twarz, naznaczoną głęboką rozpaczą. Za tą parą szedł wysoki, wyniosły mężczyzna, wyglądający tak, jakby gardził otoczeniem, w którym się znalazł. – Nie widzę nikogo, kto by przypominał tę zwykłą dziewczynę – powiedziała Robin, przesuwając obraz w dół, żeby obejrzeć kolejne zdjęcia sławnych i pięknych ludzi ze smutnymi i poważnymi minami. – O, niech pan spojrzy! – Ewen Duffield. Duffield miał na sobie czarną koszulkę, czarne dżinsy i czarny płaszcz w wojskowym stylu. Włosy też miał czarne. Jasno-niebieskie oczy patrzyły prosto w obiektyw wycylowany w jego twarz, o ostrych rysach i zapadniętych policzkach. Choć był wyższy od dwojga swoich towarzyszy otaczających go z obu stron, przysadzistego mężczyznę w garniturze i wystraszonej starszej kobiety, która szła z otwartymi ustami i wykonywała gest, jakby chciała utorować drogę, w porównaniu z nimi wydawał się bezbronny. Cała trójka przypominała strajkowi rodziców wyprowadzających z imprezy dziecko struty alkoholem. Zauważył, że mimo zdezorientowanej, cierpiącej miny, Duffield bardzo starannie pomalował oczy eyelinerem. Niech pan spojrzy na te kwiaty. Dafield prześliznął się na górę monitora i zniknął. A Robin zatrzymała się na zdjęciu olbrzymiego wieńca w kształcie czegoś, co strajk początkowo wziął za serce, lecz później się zorientował, że to dwa zaokrąglone skrzydła anioła, zrobione z białych róż. W zdjęcie wpasowano zbliżenie załączonego bileciku. Spoczywaj w pokoju, aniele. Dibi Mac, przeczytała na głos Robin. Dibi Mac? Ten raper? więc oni się znali. Nie, raczej nie, ale przecież wynajął apartament w jej budynku i wspomniał o niej w paru piosenkach, prawda? Prasa była bardzo podekscytowana, kiedy wybrał właśnie to mieszkanie. U, jesteś dobrze poinformowana. U, wie pan, kolorowe pisma. Odparła zdawkowo Robin, przesuwając ekran z powrotem w stronę zdjęć z pogrzebu. Dibi. Co to za imię? Zastanawiał się na głos Strike. Od jego inicjałów D.B. wyjaśniła. Naprawdę nazywa się Daryl Brandon McDonald. Słuchasz rapu? Nie, zaprzeczyła Robin, nadal wpatrując się w monitor. Po prostu mam pamięć do takich rzeczy. Zamknęła przeglądane zdjęcia i znowu zaczęła stukać w klawiaturę. Strike wrócił do swoich fotek. Na następnej pan Jeffrey Hook przed stacją metra Ealing Broadway całował rudowłosą towarzyszkę, obmacując jej ogromny, obleczony grubym materiałem pośladek. Na YouTube jest kawałek nagrania niech pan popatrzy, odezwała się Robin. D.B. Mac mówi o Luli po jej śmierci. Zobaczmy, powiedział Strike, przesuwając krzesło o pół metra w stronę Robin i po namyśle cofając je o ćwierć. Małe niewyraźne nagranie w okienku o wymiarach 7,5 na 10 cm gwałtownie obudziło się do życia. Ogromny czarny mężczyzna w bluzie z kapturem, ozdobionej na piersi pięścią z ćwieków, siedział w czarnym skórzanym fotelu, zwrócony w stronę niewidocznej osoby przeprowadzającej wywiad. Miał gładko ogoloną głowę i okulary przeciwsłoneczne na nosie. O samobójstwie Luli Landry zapytał dziennikarz z brytyjskim akcentem. Zjebana sprawa, człowiek, zjebana sprawa, odpowiedział Dibi, przesuwając dłonią po gładkiej głowie. Mówił cichym, niskim i zachrypniętym głosem, nieznacznie sepleniąc. Tak właśnie robią, żeby dopiąć swego, oznaczając się, wykańczają. Wszystko przez zazdrość, koleś. To te pieprzone pismaki wypchnęły ją przez okno. Niech spoczywa w spokoju, teraz ma spokój. — Londyn zgotował ci dość wstrząsające powitanie — zauważył dziennikarz. — No wiesz, przecież ona przeleciała ci za oknem. Dibi Mack zwlekał z odpowiedzią. Siedział zupełnie nieruchomo i wpatrywał się w rozmówce z zaciemnych okularów. Potem odrzekł. — On mnie tam nie było. — A ktoś ci mówił, że byłem? Dał się słyszeć donośny, nerwowy śmiech dziennikarza, pośpiesznie stłumiony. — O broń Boże, ale skąd? Nie! — Dibi odwrócił głowę w stronę kogoś stojącego poza kadrem. E, powinienem był przyjść z adwokatami? Dziennikarz ryknął pochlebczym śmiechem. Dibi znowu na niego spojrzał, ale się nie uśmiechał. E, Dibi Mack! podsumował dziennikarz z trudem łapiąc oddech. E, wielkie dzięki za rozmowę! kadr wślizgnęła się wyciągnięta biała ręka. Dibi podniósł swoją, zaciśniętą w pięść. Biała dłoń zmieniła ułożenie i rozmówcy stuknęli się knykciami. Z poza kadru dobiegł czyjś szyderczy śmiech. Nagranie się skończyło. — To te pieprzone pismaki wypchnęły ją przez okno — powtórzył Strajk, odsuwając się z krzesłem na wcześniejsze miejsce. Hm. — Ciekawy punkt widzenia — Poczuł wibrowanie komórki w kieszeni spodni i sięgnął po telefon. Na widok imienia Charlotte dołączonego do nowego smsa wezbrała w nim adrenalina, jakby właśnie zauważył skradającego się drapieżnika. Jeśli chcesz zabrać rzeczy, nie będzie mnie w domu w piątek rano od dziewiątej do dwunastej. Co? Miał wrażenie, że Robin coś powiedziała. Mówię, że tu jest okropny tekst o jej biologicznej matce. E, Okej, okay, y, czytaj. Sunął komórkę z powrotem do kieszeni. Gdy znów pochylił wielką głowę nad kartoteką pani Hook, myśli dźwięczały mu w czaszce, jakby ktoś uderzył tam w gong. Charlotte działała z okrutnym rozmysłem, udawała spokój dojrzałego człowieka, wyniosła ich niekończący się wyrafinowany pojedynek na nowy poziom, którego jeszcze nigdy nie osiągnęli ani nie wypróbowali. No, zachowujmy się jak dorośli. Może gdy przekroczy próg jej mieszkania, Charlotte zatopi mu nóż między łopatkami albo po wejściu do sypialni znajdzie jej zwłoki z podciętymi żyłami w kałuży krzepnącej krwi naprzeciwko kominka. Głos Robin przypominał szum chodzącego w tle odkurzacza. Ponowne skupienie się na jej słowach wymagało wysiłku. Sprzedała romantyczną historię o swoim romansie z młodym czarnym mężczyzną wszystkim dziennikarzom z tabloidów którzy byli gotowi zapłacić w opowieści o Marlin Hickson jaką pamiętają jej dawni sąsiedzi nie ma jednak ani krzty romantyzmu Eee, przyjmowała klientów, mówi Vivian Cranfield, która mieszkała nad Hickson w okresie, gdy ta zaszła w ciążę. Mężczyźni przychodzili i wychodzili o każdej porze dnia i nocy. Nie miała pojęcia, kto jest ojcem córki. To mógł być każdy z nich. Nigdy nie chciała tego dziecka. Ciągle pamiętam, jak ta mała płakała na korytarzu całkiem sama, kiedy jej matka była zajęta klientem. Takie maleństwo w pieluszce. Ledwie umiało chodzić. Ktoś w końcu zadzwonił do opieki społecznej i w samą porę. A Adopcja to najlepsze, co spotkało tę dziewczynę. Prawda bez wątpienia szokuje Landry, która długo opowiadała prasie o swoim pojednaniu z utraconą przed laty biologiczną matką. To zostało napisane, wyjaśniła Robin, jeszcze przed śmiercią Luli. Tak, powiedział strajk, gwałtownie zamykając teczkę. Masz ochotę się przejść. Kamery na drążkach wyglądały jak złowrogie pudełka po butach. Każde z jednym ślepym czarnym okiem. Były zwrócone w przeciwnych kierunkach i gapiły się na całą Older Brook Road, na której roiło się od pieszych i samochodów. Wzdłuż obu chodników ciągnęły się rzędy sklepów, barów i kawiarni. Piętrowe autobusy z warkotem sunęły w te i we w te po wydzielonych pasach. To tutaj kamera uchwyciła bristołowego biegacza. Zauważył strajk, odwracając się plecami do Olderbrook Road, żeby spojrzeć na znacznie spokojniejszą Bellamy Road, która między wysokimi, wspaniałymi domami prowadziła ku mieszkalnemu sercu Mayfair. Przebiegł tędy dwanaście minut po jej śmierci. To chyba najkrótsza droga z Kentigern Gardens. Jeżdżą tu nocne autobusy, największe szanse na złapanie taksówki, chociaż podróż z taksówką nie byłaby mądrym posunięciem, jeśli właśnie zamordowało się kobietę znowu zagłębił się w strasznie pogniecionej mapie. A raczej się nie obawiał, że ktoś go weźmie za turystę. Zważywszy na jego posturę, pomyślała Robin, na pewno by się tym nie przejął. W ciągu krótkiej kariery pracownicy tymczasowej kilka razy poproszono Robin o zrobienie czegoś, co wykraczało poza warunki umowy dotyczące prowadzenia sekretariatu i dlatego zaproszenie na spacer trochę ją zaniepokoiło. Jednak z radością uniewinniła strajka, widząc, że wcale nie ma zamiaru z nią flirtować. Długi spacer do Olderbrook Road odbył się w prawie całkowitym milczeniu. Strike najwyraźniej pogrążył się w myślach i od czasu do czasu zerkał na mapę. Ale gdy dotarli do kamer, powiedział. Jeśli coś zauważysz albo przyjdzie ci do głowy coś, o czym nie pomyślałem, mów, dobra? To było całkiem emocjonujące. Robin szczyciła się swoim zmysłem obserwacji. Między innymi z tego powodu od dziecka miała ambicje, które ten wielkolud idący obok niej realizował na co dzień. Z inteligentną miną spojrzała w prawo i w lewo, próbując sobie wyobrazić, co mógł knuć tamten człowiek w samym środku śnieżnej, mroźnej nocy. — Tędy — powiedział jednak Strike, zanim zdążyła doznać jakiegokolwiek olśnienia, a potem ruszyli ramię w ramię wzdłuż Bellamy Road. Ulica lekko skręcała w lewo, biegnąc dalej obok mniej więcej sześćdziesięciu domów, które wyglądały prawie identycznie. Miały lśniące czarne drzwi — Krótkie poręcze po obu stronach białych, czystych schodów i donice ze sztucznie kształtowaną roślinnością. Gdzie niegdzie było widać marmurowe lwy i mosiężne tabliczki, na których widniały nazwiska i kwalifikacje zawodowe. Za oknami na piętrze połyskiwały żerandole, a raz za otwartymi drzwiami ukazała się ułożona w szachownice podłoga, olejne obrazy w złotych ramach i georgiańskie schody. Strike szedł i rozmyślał o tym, co robin znalazła rano w internecie. Tak jak podejrzewał, Bristol nie był do końca szczery, kiedy stwierdził, że policja nie kiwnęła palcem, by znaleźć biegacza i jego pomagiera. Wśród obszernych i histerycznych doniesień prasowych, które przetrwały w sieci, znajdowały się skierowane do tych mężczyzn apele o zgłoszenie się do komisariatu, lecz najwyraźniej nie odniosły skutku. W przeciwieństwie do Bristola, strajk nie uznał żadnej z tych informacji za świadectwo niekompetencji policji, ani za dowód na to, że zaniechano zbadania przekonującego tropu. Nagłe włączenie się alarmu samochodowego w porze ucieczki tych dwóch mężczyzn wskazywało, że mieli dobry powód, by nie kwapić się do rozmowy z policją. Ponadto Strajk nie był pewny, czy Bristol wie jaką jakość miewają nagrania z monitoringu, ale sam widział mnóstwo zamazanych czarno-białych obrazów, na których nie sposób dojrzeć twarzy. Poza tym zauważył, że Bristol nie wspomniał ani w rozmowie, ani w zapiskach o próbkach DNA pobranych w mieszkaniu jego siostry. Biorąc pod uwagę, że policja szybko wykluczyła biegacza i jego przyjaciela z dalszego śledztwa, strajk przypuszczał, że nie znaleziono tam śladów DNA żadnej obcej osoby. Wiedział jednak, że człowiek żyjący urojeniami skwapliwie odrzuci takie błachostki jak wyniki badań DNA, zakładając zanieczyszczenie próbek albo zmowę. Ktoś taki widział to, co chciał zobaczyć. Był ślepy na niewygodną, niepodważalną prawdę. Poranne szperanie w Google sugerowało też inny możliwy powód skupienia się Bristola na biegaczu. Jego siostra szukała swoich biologicznych korzeni i zdołała odnaleźć rodzoną matkę, która nawet jeśli wziąć poprawkę na pogoń pracy za sensacją, była podejrzaną figurą. Rewelacje znalezione przez Robin w internecie bez wątpienia były nieprzyjemne nie tylko dla Landry, ale także dla jej całej rodziny adopcyjnej. Czy przekonanie o tym, że Lula, która pod pewnymi względami miała w życiu mnóstwo szczęścia, wolała kusić los, wynikało jedynie z niezrównoważenia Bristola? Strajk nie potrafił przed sobą udawać, że zachowanie jego klienta jest całkowicie normalne. Czy próbując poznać tajemnicę swojego pochodzenia ściągnęła na siebie kłopoty? Czy obudziła demona dalekiej przeszłości, który dosięgnął ją i zabił? Czy to dlatego Bristol'a tak bardzo zaniepokoił czarny człowiek, który znalazł się w pobliżu jego siostry? Strike i Robin wchodzili coraz głębiej w enklawę bogaczy, aż dotarli do skrzyżowania z Kentigern Gardens. Spowijała je aura onieśmielającego, odgrodzonego od reszty świata dobrobytu, taka sama jak ta na Bellamy. Stały tu wysokie wiktoriańskie domy z czerwonej cegły, z kamiennymi profilami i ciężkimi frontonami zwięczającymi cztery rzędy okien zaopatrzone w kamienne balkoniki. Każde wejście okalał portyk z białego marmuru, a schodnika prowadziły ku lśniącym, czarnym drzwiom trzy białe stopnie. Wszystko było doskonale utrzymane wysokim kosztem, czyste i uporządkowane. Na ulicy stało tylko kilka samochodów. Mały znak informował, że przywilej parkowania przysługuje wyłącznie osobom mającym zezwolenie. Budynek z numerem 18, którego już nie wyróżniała policyjna taśma i tłum dziennikarzy, z wdziękiem na powrót stopił się z sąsiedztwem. — Wypadła z balkonu na ostatnim piętrze — powiedział Strajk. — Na moje oko. To jakieś dwanaście metrów. Przyglądał się eleganckiej fasadzie. Robin zauważyła, że balkony na trzech ostatnich piętrach są płytkie, a między balustradą i wysokimi oknami ledwie starcza miejsca, żeby stanąć. Problem w tym, ciągnął strajk, mrużąc oczy i wpatrując się w balkon wysoko nad ich głowami, że zepchnięcie kogoś z takiej wysokości wcale nie gwarantuje jego śmierci. O, na pewno? zaprotestowała Robin na myśl o okropnym locie z najwyższego balkonu ku twardej ulicy. Zdziwiłabyś się. Przez miesiąc leżałem obok gościa z wali, który spadł z budynku mniej więcej takiej wysokości. Pogruchotał sobie nogi i miednice, miał mnóstwo krowotoków wewnętrznych, ale nadal jest wśród nas. Robin zerknęła na strajka, zastanawiając się, czemu spędził miesiąc w łóżku, ale on tego nie zauważył, bo właśnie wpatrywał się w drzwi wejściowe. E, domofon. Mruknął, zauważywszy metalowy kwadrat z panelem przycisków. I kamera nad drzwiami. Bristo o niej nie wspomniał. Mm, może jest nowa. Stał tak kilka minut, analizując teorię na tle onieśmielającej wzniesionej z czerwonej cegły fasady tej obłędnie drogiej fortecy. Czemu Lula w ogóle postanowiła tu zamieszkać? Spokojne, tradycyjne i wyniosłe Kentigern Gardens z pewnością było naturalnym środowiskiem przeróżnych bogaczy, rosyjskich i arabskich oligarchów, korporacyjnych gigantów dzielących swój czas między miasto i wiejskie posiadłości, oraz bogatych starych panien, rozkładających się powoli w otoczeniu kolekcji dzieł sztuki. Uznał to za dziwny wybór stałego miejsca zamieszkania w wypadku 23 latki, która, zgodnie ze wszystkimi doniesieniami przeczytanymi rano przez Robin, obracała się w modnym, kreatywnym środowisku, a jej słynne wyczucie stylu więcej zawdzięczało ulicy niż salonom. Wygląda na bardzo dobrze chroniony, prawda? Odezwała się Robin. Prawda? Nawet bez tłumu paparacji, którzy tu wystawali tamtej nocy. Strike oparł się o czarne ogrodzenie przed budynkiem numer 23 i nadal gapił się na osiemnastkę. Okna w dawnej rezydencji Landry były większe niż te na niższych piętrach, a balkon, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych, nie został ozdobiony sztucznie kształtowanymi iglakami. Strike wysunął z kieszeni paczkę papierosów i poczęstował Robin. Ta odmówiła ruchem głowy. Zdziwiła się, ponieważ nie widziała, żeby palił w agencji. Strajk mocno się zaciągnął i ze wzrokiem utkwionym w drzwi wejściowe powiedział: Bristol uważa, że tamtej nocy ktoś wszedł i wyszedł niezauważony. A Robin, która doszła już do wniosku, że budynek jest nie do zdobycia, spodziewała się jakiegoś szyderstwa pod adresem teorii Bristol'a, ale się przeliczyła. Jeśli tak, ciągnął strajk, nie odrywając oczu od drzwi. Wszystko zostało zaplanowane i to dobrze. Nikt nie mógłby przejść obok fotoreporterów, domofonu, ochroniarza, otworzyć zamkniętych drzwi i wyjść, licząc wyłącznie na fart. Problem w tym, podrapał się po brodzie, że ten stopień premedytacji nie pasuje do tak niechlujnego morderstwa. A Robin uznała, że dobór przymiotnika był przejawem bezduszności. Wypchnięcie kogoś przez balkon to coś, co się robi pod wpływem chwili, wyjaśnił Strajk, jakby zauważył jej wewnętrzny grymas. Krew uderza do głowy, emocje biorą górę. Towarzystwo Robin okazało się pożyteczne i działało na niego kojąco, nie tylko dlatego, że chłonęła każde jego słowo i nie zadawała sobie trudu, by przerywać milczenie, lecz także dlatego, że ten mały szafirowy pierścionek na jej trzecim palcu przypominał zgrabnie postawioną kropkę. Tylko dotąd i ani kroku dalej. Bardzo mu to odpowiadało. Mógł swobodnie szpanować w bardzo umiarkowany sposób, a to była jedna z niewielu przyjemności, jakie mu pozostały. A jeśli morderca już był w środku. To zdecydowanie bardziej prawdopodobne, powiedział strajk, a robin poczuła się ogromnie z siebie zadowolona. W takim razie mamy do wyboru ochroniarza. Bestigwich lub jakąś nieznaną osobę, która schowała się w budynku przez nikogo niezauważona. Jeśli zabiło któreś z Bestigwich albo Wilson, odpada problem z wejściem i wyjściem. Musieliby tylko wrócić na swoje miejsce. Nadal istniało ryzyko, że Landry przeżyje, że jedynie się poturbuje i o wszystkim powie, ale niezaplanowana zbrodnia dokonana pod wpływem chwili brzmi o wiele sensowniej w połączeniu z którąś z tych osób: kłótnia i pchnięcie na oślep. Strike palił papierosa i dalej przyglądał się fasadzie budynku, oceniając zwłaszcza odległość między oknami na pierwszym piętrze a tymi na trzecim. Myślał przede wszystkim o Fredym Bestigłym producencie filmowym. Zgodnie z informacjami znalezionymi przez Robin w internecie, Bestigui spał, gdy lula wypadła z balkonu dwa piętra wyżej. To właśnie żona Bestigiego podniosła alarm, a potem uparcie twierdziła, że morderca nadal był na górze, a mąż stał obok niej, więc najwidoczniej nie uważała Bestigiego za sprawcę. Niemniej to właśnie Freddy Bestigui był mężczyzną, który znajdował się najbliżej denatki w chwili jej śmierci. Strajk wiedział z doświadczenia, że tylko laicy mają obsesję na punkcie motywu. Na szczycie listy sporządzonej przez zawodowców plasowała się okazja. – Tylko po co ktoś miałby się z nią kłócić akurat w środku nocy? – spytała Robin, niechcący potwierdzając swój status laika. – Nigdy nie wypłynęły żadne pogłoski, że nie dogaduje się z sąsiadami, prawda? A Tenzi Bestigui nie mogła tego zrobić, bo czy po wypchnięciu luli przez balkon zbiegłaby po schodach i zawiadomiła ochroniarza? Strajk, najwyraźniej pochłonięty własnymi myślami, nie odpowiedział od razu. Odezwał się dopiero po chwili. Bristol skupia się na kwadransie po wejściu jego siostry do domu, kiedy fotoreporterzy już się rozeszli, a ochroniarz opuścił posterunek, bo źle się poczuł. Wtedy przez chwilę można było wejść do środka. Tylko skąd ktoś z zewnątrz mógł wiedzieć, że Wilson opuścił recepcję. Drzwi wejściowe nie są ze szkła. Poza tym, inteligentnie wtrąciła Robin, musiałby znać kod, żeby je otworzyć. Ludzie nie dbają o zasady bezpieczeństwa. Jeśli ochrona nie stosuje regularnie zmian kodu, może go poznać mnóstwo niepowołanych osób. Zajrzyjmy tam! W milczeniu poszli w prawo, na koniec Kentiger Gardens, gdzie znaleźli wąską uliczkę biegnącą nieco ukośnie wzdłuż tylnej części apartamentowca Landry. Strike poweselał, kiedy się okazało, że uliczkę nazywano Serves Way. Była wystarczająco szeroka, by mógł nią przejechać jeden samochód. Bardzo dobrze oświetlona i bez kryjówek, gdyż po obu stronach brukowanej nawierzchni wznosiły się długie, wysokie i gładkie mury. W końcu dotarli do pary ogromnych, automatycznie otwieranych drzwi garażowych, obok których przymocowano tabliczkę z wielkim napisem Teren prywatny broniącą wstępu do podziemnych miejsc parkingowych dla mieszkańców Kentigern Gardens. Kiedy strajk uznał, że znaleźli się mniej więcej na wysokości budynku nr 18, podskoczył, złapał się krawędzi muru i podciągnął, żeby spojrzeć na długi rząd małych, wypielęgnowanych ogródków. Między każdym skrawkiem równego i zadbanego trawnika, a domem, do którego trawnik należał, widać było zacienione schodki prowadzące do piwnicy. Strajk ocenił, że ktoś, kto chciałby się wspiąć po tylnej ścianie budynku, potrzebowałby drabiny albo wspólnika do asekuracji oraz mocnego sznura. Sunął się po murze i cicho stęknął z bólu, lądując na protezie. Nic się nie stało powiedział, kiedy Robin wydała dźwięk mający wyrażać zaniepokojenie. Zauważyła, że strajk lekko utyka i zastanawiała się, czy przypadkiem nie skręcił nogi w kostce. Kuśtykanie po bruku nie wpłynęło dobrze na otarcie na końcu kikuta. W dodatku sztywna konstrukcja sztucznej kostki utrudniała chodzenie po nierównych nawierzchniach. Strike z żalem zadał sobie pytanie, czy rzeczywiście musiał się podciągać. Robin może i była ładna, ale nie dorastała do pięt kobiecie, którą właśnie opuścił. A jesteś pewna, że to detektyw? Każdy to potrafi. Każdy umie szukać informacji w internecie. Po długim dniu pracy, spotkaniu z uciążliwym klientem i trudnej rozmowie z nowym szefem, Matthew czuł rozdrażnienie. Nie był zachwycony czymś, co wydało mu się naiwnym i nieuzasadnionym podziwem jego narzeczonej dla innego mężczyzny. To nie on szukał w internecie, powiedziała Robin. Ja szukałam, a on pracował nad inną sprawą. W każdym razie to mi się nie podoba, Robin. On śpi w agencji. Nie wydaje ci się, że coś tu śmierdzi? — Już ci mówiłam, chyba właśnie się rozstał z partnerką. — Tak, jasne — powiedział Matthew. Robin postawiła jego talerz na swoim i szybkim krokiem poszła do kuchni. Była zła na Matthew i z niejasnych powodów zdenerwował ją też Strike. Podobało jej się poranne tropienie znajomych Luli Landry w sieci, ale gdy teraz spojrzała na to oczami Matthew, odniosła wrażenie, że Strike przydzielił jej bezsensowne zadanie dla zabicia czasu. — Słuchaj — Przecież nic złego nie mówię, powiedział Matthew, stając w drzwiach. Po prostu jakoś dziwnie to brzmi. I właściwie po co był ten popołudniowy spacerek? I to nie był żaden popołudniowy spacerek, Matt. Poszliśmy obejrzeć miejsce, poszliśmy obejrzeć teren, na którym według klienta zdarzyło się coś ważnego. <laughs> Robin, nie musisz z tego robić takiej cholernej tajemnicy, roześmiał się Matthew. Podpisałam umowę o poufności, warknęła przez ramię. Nie mogę z Tobą rozmawiać o sprawie. O sprawie! znowu parsknął kpiącym śmiechem. Robin chodziła po maleńkiej kuchni, układając produkty na półkach i trzaskając drzwiczkami szafek. Po chwili, obserwując jej figurę w ruchu, Matthew poczuł, że chyba zachował się niemądrze. Kiedy zsuwała resztki stależa do kosza na śmieci, podszedł do niej od tyłu, objął ją. Wtulił twarz w jej karki, pogłaskał pierś naznaczoną zostawionym niechcący przez strajka siniakiem, który nieodwołalnie zdyskredytował tego człowieka w oczach Matthew. Narzeczony wymruczał pojednawcze słowa w miodowe włosy, ale Robin odsunęła się od niego, żeby włożyć talerze do zlewu. Czuła się tak, jakby zakwestionowano jej wartość. Strajk wydawał się zainteresowany tym, co znalazła w internecie. Pochwalił ją za zaradność i inicjatywę. – Ile rozmów w sprawie normalnej pracy masz w przyszłym tygodniu? – spytał Matthew, kiedy odkręciła kurek. – Trzy! – zawołała, przekrzykując szum zimnej wody i zawzięcie szorując talerz. Zaczekała, aż Matthew wyjdzie do salonu, a potem zakręciła kurek. Zauważyła, że w oprawie pierścionka zaręczynowego utknął kawałek mrożonego groszku. Strike dotarł do mieszkania Charlotte w piątek o wpół do dziesiątej. Uznał, że daje jej to pół godziny na oddalenie się od domu, o ile naprawdę nie zamierzała się na niego zaczaić. Okazałe i dostojne, białe budynki stojące wzdłuż szerokiej ulicy, platany, sklep mięsny wyglądający jak wyjęty z lat pięćdziesiątych, kawiarnie pełne przedstawicieli wyższych warstw klasy średniej, eleganckie restauracje to wszystko zawsze wydawało mu się trochę nierzeczywiste i pretensjonalne. Może w głębi ducha od początku wiedział, że nie zagrzeje tu miejsca, że tu nie pasuje. Do chwili, w której otworzył drzwi. Myślał, że zastanie ją w środku, lecz gdy tylko przekroczył próg, poczuł, że mieszkanie jest puste. Cisza miała ten martwy wydźwięk, świadczący wyłącznie o obojętności niezamieszkanych pomieszczeń, a kiedy szedł korytarzem, jego kroki brzmiały obco i zbyt głośno. Na środku salonu stały cztery kartonowe pudła, otwarte, żeby mógł sprawdzić zawartość. Wewnątrz były jego tanie i praktyczne rzeczy, zebrane razem jak na wyprzedaży charytatywnej. Wyjął kilka z nich, by zajrzeć głębiej, ale wyglądało na to, że nic nie zostało roztrzaskane, podarte ani oblane farmą. Inni w jego wieku mieli domy, pralki, samochody, telewizory, meble, ogródki, rowery górskie i kosiarki do trawy. On miał cztery pudła gratów i zestaw niezrównanych wspomnień. Cichy pokój, w którym stał, świadczył o wyrobionym guście. Zabytkowy dywan i bladoróżowe ściany, meble z ciemnego drewna i regały, uginające się pod książkami. Jedyna zmiana, którą zauważył w porównaniu z niedzielą wieczorem, wiązała się ze szklanym stolikiem umieszczonym obok sofy. Wtedy było na nim zdjęcie jego i Charlotte roześmianych na plaży w St. Mauls. Teraz z tej samej srebrnej ramki na zdjęciu uśmiechał się do strajka czarno-biały studyjny portret zmarłego ojca Charlotte. Nad kominkiem wisiał portret olejny ośmioletniej Charlotte. Ukazywał twarz florentyńskiego aniołka w chmurze długich, ciemnych włosów. Była narzeczona strajka, wychowała się w jednej z tych rodzin, które zlecają malarzom uwiecznienie swoich potomków. Takie tło od początku zupełnie mu obce, z czasem okazało się czymś w rodzaju groźnego, obcego kraju. Nauczył się od Charlotte, że niekiedy pieniądze, o jakich on mógł tylko marzyć, współistnieją z brakiem szczęścia i okrucieństwem. Jej rodzina, mimo wytwornych manier, całego bycia i klasy, mimo erudycji i sporadycznej ekstrawagancji, była jeszcze bardziej szalona i pokręcona od jego własnej. Kiedy się poznali, stworzyło to między nimi mocną więź. Teraz, gdy patrzył na ten portret, przyszła mu do głowy dziwna, oderwana myśl, że właśnie po to go namalowano, żeby pewnego dnia te ogromne, orzechowo zielone oczy ośmioletniej Charlotte patrzyły, jak on odchodzi. Czyżby wiedziała, jak będzie się czuł, krążąc po pustym mieszkaniu pod spojrzeniem jej olśniewającej podobizny z dzieciństwa? Czyżby zdawała sobie sprawę, że obraz wykona zadanie lepiej niż jej fizyczna obecność? Odwrócił się i przeszedł przez pozostałe pomieszczenia, ale nic tam na niego nie czekało. Każdy ślad, jaki mógł po nim pozostać, od nici do zębów po wojskowe buty został usunięty i umieszczony w pudłach. Ze szczególną uwagą przyjrzał się sypialni, a ona odpowiedziała mu spokojnym i opanowanym spojrzeniem ciemnej drewnianej podłogi, białych zasłon i delikatnej toaletki. Łóżko, podobnie jak portret, wydawało się żywą, oddychającą istotą. Przypomnij sobie, co się tutaj działo i co nigdy więcej się nie zdarzy. Zaniósł cztery pudła na korytarz, jedno po drugim. A przy ostatnim kursie stanął twarzą w twarz z pogardliwie uśmiechniętym sąsiadem, który właśnie wychodził z domu. Facet nosił koszulki rugby z postawionymi kołnierzykami i na najmniejszy dowcip szarlot reagował rżeniem, od którego dostawał zadyszki. Generalne porządki? spytał uszczypliwie. Strajk zdecydowanym ruchem zatrzasnął mu drzwi przed nosem. Stojąc przed lustrem w przedpokoju, zsunął klucze z kółka i ostrożnie położył je na stoliku w kształcie półksiężyca obok misy z podpurii. Odbita w szkle twarz strajka była popękana i wyglądała jak brudna. Prawe oko nadal było spuchnięte, żółte i fioletowo-różowe. W ciszy dotarł do niego głos sprzed siedemnastu lat. Kurwa, strajk, jakim cudem takiemu łonogłowemu menelowi, jak ty udało się wyrwać taką sztukę? Kiedy stał w przedpokoju, którego już nigdy nie miał zobaczyć, ten wyczyn rzeczywiście wydał mu się nieprawdopodobny. Ostatnia chwila szaleństwa, krótka jak przerwa między uderzeniami serca, podobna do tej, która przed pięcioma dniami popchnęła go w pogoń za Charlotte, zostanie tu jednak i zaczeka, aż ona wróci. A potem ujmie jej idealną twarz w dłonie i powie: Spróbujmy od nowa. Tylko, że już próbowali, a potem znowu, znowu i znowu. Po jakimś czasie pierwsza potężna fala wzajemnej tęsknoty cofała się i zawsze odsłaniała paskudny wrak przeszłości, którego mroczny cień kładł się na wszystkim, co usiłowali odbudować. Po raz ostatni zamknął za sobą drzwi. Orżący sąsiad zniknął. Strike, Zniósł cztery pudła po schodach, postawił je na chodniku i zaczekał na taksówkę. Strajk uprzedził Robin, że w ostatnim dniu jej pracy zjawi się w agencji później. Dał jej zapasowy klucz i powiedział, żeby sobie otworzyła. Swoboda, z jaką wymówił słowo ostatni, leciutko ją uraziła. Uświadomiła jej, że choć dobrze się dogadywali, aczkolwiek w powściągliwym i profesjonalnym tonie. Choć jego agencja była teraz o wiele lepiej zorganizowana, a okropna toaleta za przeszklonymi drzwiami znacznie czystsza, choć domofon na dole wyglądał o niebo lepiej, gdyż zamiast tamtego świstka przyklejonego taśmą klejącą pojawiło się starannie wydrukowane nazwisko w czystej foliowej koszulce. Podważenie ramki zajęło jej pół godziny i kosztowało dwa złamane paznokcie. Choć z wprawą odbierała telefony, choć inteligentnie rozmawiała o niemal na pewno nieistniejącym zabójcy Luli Landry, Strike odliczał dni do chwili, kiedy jej się pozbędzie. Nie było najmniejszych wątpliwości, że nie stać go na tymczasową sekretarkę. Miał tylko dwóch klientów i wszystko wskazywało na to, że jak ciągle wspominał Matthew, jakby spanie w pracy było oznaką okropnego zwyrodnienia, jest bezdomny. Robin doskonale wiedziała, że z punktu widzenia strajka dalsze trzymanie jej w pracy nie ma najmniejszego sensu, ale nie wyczekiwała poniedziałku. Wiedziała, że skierowano ją do jakiegoś dziwnego nowego biura ktoś z tymczasowych rozwiązań już dzwonił i podał adres do bez wątpienia schludnego, jasnego, tętniącego życiem miejsca pełnego rozplotkowanych kobiet, tak jak w większości tego rodzaju biur zaangażowanych w zadania, które dla niej znaczyły mniej niż nic. Może i nie wierzyła w mordercę, wiedziała, że Strajk też w niego nie wierzy, ale fascynował ją proces udowadniania, że nikt taki nie istnieje. Cały ten tydzień okazał się dla Robin bardziej ekscytujący niż kiedykolwiek byłaby skłonna wyznać narzeczonemu. To wszystko, nawet dzwonienie dwa razy dziennie do Best Films wytwórni filmowej Frediego Bestiguiego i słuchanie, jak po raz kolejny odmawiają jej połączenia z producentem, dało jej poczucie ważności, którego rzadko doświadczała w życiu zawodowym. Robin fascynowały mechanizmy działania umysłów innych ludzi, lecz pewien nieprzewidziany incydent zakończył jej uniwersytecką karierę w połowie studiów na psychologii. O wpół do jedenastej Strajka nadal nie było w agencji, ale za to pojawiła się wielka kobieta z nerwowym uśmiechem na twarzy, ubrana w pomarańczowy płaszcz i fioletowy beret zrobiony na drutach. To była pani Hook. Robin kojarzyła jej nazwisko, gdyż należało do jedynej klientki Strajka oprócz pana Bristowa. Posadziła panią Hook na zapadającej się sofie obok swojego biurka i przyniosła jej kubek herbaty. Pod wpływem przedstawionego przez zawstydzoną Robin opisu lubieżnego pana Kraudiego z dołu, Strajk kupił tanie kubki i pudełko herbaty w torebkach. — Wiem, przyszłam za wcześnie — powiedziała po raz trzeci pani Huck, pijąc łyczkami wrzącą herbatę. — Wcześniej tu pani nie widziałam. Jest pani nowa? — Pracuję tu tymczasowo — odrzekła Robin. Pewnie się pani domyśla, że chodzi o mojego męża. Ciągnęła pani huk, nie słuchając. Przypuszczam, że bez przerwy widuje pani takie kobiety jak ja, takie, które chcą poznać najgorszą prawdę. Wahałam się całe wieki, ale lepiej wiedzieć, prawda? Lepiej wiedzieć. Myślałam, że zastanę kormorena. Pracuję w terenie nad kolejną sprawą. Zgadza się. Powiedziała Robin, która podejrzewała, że tak naprawdę strajk robi raczej coś związanego z jego tajemniczym życiem prywatnym. Kiedy mówił, że się spóźni, wydawał się dziwnie spięty. Wie pani, kto jest jego ojcem? Spytała pani Hook. Nie wiem, odparła Robin, myśląc, że rozmawiają o mężu tej nieszczęsnej kobiety. Johnny Rugby powiedziała pani Hook z rodzajem teatralnego zadowolenia. Johnny Rugby. Robin urwała w pół słowa, ponieważ w tej samej chwili zdała sobie sprawę, że pani Hook ma na myśli strajka i że za przeszklonymi drzwiami zamajaczyła jego zwalista postać. Zauważyła, że strajk taszczy coś bardzo dużego. Przepraszam panią na chwilę powiedziała. Co jest? spytał strajk, wyglądając z zakrawędzi kartonowego pudła, gdy Robin wybiegła za przeszklone drzwi i pospiesznie je za sobą zamknęła. Przyszła pani Hook — szepnęła. Ja pierdolę. Miała być za godzinę. Wiem. Pomyślałam, że zanim ją pan przyjmie w gabinecie, będzie pan chciał... Um, e, trochę tam ogarnąć? Strajk postawił kartonowe pudło na metalowej podłodze. Najpierw muszę zabrać resztę pudeł z ulicy, powiedział. Pomogę, zaproponowała Robin. E, nie. E, wrócisz do środka i zajmiesz ją miłą rozmową. E, chodzi na kurs garncarstwa i myśli, że jej mąż sypia ze swoją księgową. A strike pokuśtykał na dół, zostawiając pudło obok przeszklonych drzwi. Johnny Rugby? Czy to możliwe? — Jest już w drodze, zaraz przyjdzie — oznajmiła wesoło Robin, zwracając się do pani Hug, po czym znowu zasiadła za biurkiem. — Pan Strajk wspominał, że uczy się pani garncarstwa. Hmm, — Zawsze chciałam spróbować. Przez pięć minut Robin słuchała jednym uchem o poczynaniach klasy garncarskiej i o uroczym, wyrozumiałym młodzieńcu prowadzącym kurs. Potem przeszklone drzwi się otworzyły i wszedł strajk już bez pudeł. Uśmiechnął się uprzejmie do pani Huck, a ona zerwała się z miejsca, żeby się z nim przywitać. Och, Kormoren, twoje oko! zawołała ktoś cię uderzył? Nie. Powiedział strajk. Proszę mi dać jeszcze chwilę, pani Huck. Wyjmę pani kartotekę. Wiem, że przyszłam za wcześnie, kormoren. Okropnie mi przykro. Przez całą noc nie zmrużyłam oka. Wezmę pani kubek, powiedziała Robin, czym udało jej się na kilka sekund odwrócić uwagę klientki i strajk prześlizgnął się do gabinetu, tak że pani Huck nie zauważyła łóżka polowego, śpiwora i czajnika. Kilka minut później. Strajk zjawił się z powrotem, rozsiewając wokół siebie sztuczny zapach cytryny i pali huk, rzuciwszy Robin przerażone spojrzenie, zniknęła w jego gabinecie. Zamknęli za sobą drzwi. Robin znowu usiadła przy biurku, zdążyła już otworzyć poranną korespondencję. Pokołysała się w obrotowym fotelu, a potem... Przysunęła do komputera i, jak gdyby nigdy nic, otworzyła Wikipedię. Następnie, z udawaną obojętnością, jakby nie była świadoma tego, co knują jej palce, wpisała dwa wyrazy: Rugby Strike. Od razu pojawiło się hasło poprzedzone czarno-białym zdjęciem człowieka, którego natychmiast rozpoznała. Jego sława trwała od czterdziestu lat. Miał wąską twarz Arlekina. I dzikość w oczach, które łatwo było skarykaturować, gdyż lewe odrobinę zbaczało z kursu z powodu lekkiego zeza rozbieżnego. Rozdziawił usta, po twarzy ciekł mu pot, włosy fruwały wokół twarzy i wrzeszczał do mikrofonu. Jonathan Leonard Johnny Rugby, urodzony 1 sierpnia 1948 roku, lider założonego w latach 70. zespołu rockowego The Dead Beats. Nominowany do Rock and Roll Hall of Fame, wielokrotny zdobywca nagrody Grammy. Strike w niczym go nie przypominał. Jedyne lekkie podobieństwo ograniczało się do asymetryczności oczu, która w wypadku strajka była przecież chwilowa. Robin przewijała w dół. Multiplatynowa płyta Hold It Back w 1975 roku rekordowo długie turne po Stanach Zjednoczonych przerwał nalot policji w Los Angeles zakończony aresztowaniem nowego gitarzysty Davida Cara, z którym, aż wreszcie dotarła do życia prywatnego. Rugby był trzykrotnie żonaty ze swoją dziewczyną z Akademii Sztuk Pięknych Shirley Mallens 1969-73, z którą ma córkę Mamie z modelką, aktorką i aktywistką działającą w obronie praw człowieka Karlą Estolfi 75-79, z którą ma dwie córki, prezenterkę telewizyjną Gabriele Rugby i projektantkę biżuterii Daniele Rugby oraz z producentką filmową Jenny Graham od 81 do dziś, z którą ma dwóch synów, Eduarda i Ala. Rugby ma też córkę Prudence Donlevy ze związku z aktorką Lindsay Fanthrope oraz syna Cormorena z aktywną w latach 70-tych supergrupy Ledon Strike. W gabinecie za plecami robin rozległ się przeszywający krzyk. Zerwała się z miejsca, gwałtownie odpychając fotel na kółkach. Krzyk stawał się coraz głośniejszy i bardziej przenikliwy. Robin dopadła do klamki i otworzyła drzwi gabinetu strajka. Pani hu już bez pomarańczowego płaszcza i fioletowego beretu, mająca na sobie dżinsy i coś, co wyglądało na kwiecisty fartuch garncarza, rzuciła się na klatkę piersiową strajka i okładała ją pięściami, wydając siebie odgłos czajnika, w którym gotuje się woda. Ten niemodulowany krzyk trwał bez końca, aż w końcu musiała nabrać powietrza, bo inaczej by się udusiła. Proszę pani! zawołała Robin, chwytając kobietę od tyłu za zwiotczałe ramiona i próbując uwolnić strajka od konieczności odepchnięcia jej. Pani Hook była jednak o wiele silniejsza, niż się wydawało. Wprawdzie przestała oddychać, ale nadal okładała strajka pięściami, aż w końcu z braku innego wyjścia chwycił ją za nadgarstki i zatrzymał je w powietrzu. W tej chwili pani Hug wyswobodziła się z jego luźnego uścisku i dla odmiany rzuciła się na Robin wyjąc jak pies poklepując zapłakaną kobietę po plecach Robin maleńkimi kroczkami wyprowadziła ją z powrotem do poczekalni już dobrze proszę pani już dobrze mówiła kojącym głosem sadzając panią Huk na sofie przyniosę kubek herbaty i już dobrze bardzo mi przykro pani Hug powiedział strajk oficjalnym torem, stając na progu gabinetu. Nikomu nie jest łatwo usłyszeć taką wiadomość. Myślałam, że to waler, zakwiliła pani huk, chowając w dłoniach rozczochraną głowę i kołysząc się w przód i w tył na skrzypiącej sofie. Myślałam, że to waler, a nie moja własna, a nie moja własna siostra. Przyniosę herbatę, szepnęła przerażona Robin. Już wychodziła z czajnikiem, gdy nagle przypomniała sobie, że zostawiła na monitorze historię życia Johniego Rugby'ego. Przybiegnięcie z powrotem i wyłączenie komputera w samym środku kryzysowej sytuacji wyglądałoby zbyt dziwnie, więc przyspieszyła kroku w nadziei, że strajk będzie zbyt zajęty panią Hook i niczego nie zauważy. Minęło czterdzieści minut, zanim pani Huck wypiła drugi kubek herbaty i wypłakała się w pół rolki papieru toaletowego gwizdniętego przez Robin z łazienki w korytarzu. Wreszcie wyszła, ściskając teczkę pełną obciążających zdjęć, zawierającą także ich spis z wyszczególnieniem czasu i miejsc, w których je zrobiono. Jej piersi nadal falowała i pani Huck wciąż wycierała oczy. Strike zaczekał, aż jego klientka zniknie na końcu ulicy, a potem wesoło nucąc wyszedł po kanapki dla siebie i Robin, które następnie zjedli przy jej biurku. Był to najbardziej przyjazny gest, jaki wykonał w ciągu wspólnie spędzonego tygodnia, ale według Robin kierowała nim wyłącznie świadomość, że wkrótce się jej pozbędzie. – Wiesz, że dzisiaj po południu idę porozmawiać z Derykiem Wilsonem? – zagadnął. Z ochroniarzem, który dostał rozwolnienia? Powiedziała Robin. Wiem. Kiedy wrócę, już cię nie będzie, więc przed wyjściem podpiszę ci kartę kontrolną. I e, słuchaj, dzięki za. Strajk skinął głową w stronę teraz już pustej sofy. O, nie ma sprawy. Biedna kobieta. E, tak, ale już wcześniej go podejrzewała. Poza tym, podjął. Dzięki za wszystko, co zrobiłaś w tym tygodniu. To moja praca, odrzekła beztrosko. Gdybym mógł sobie pozwolić na sekretarkę, pff, ale przypuszczam, że wylądujesz na dobrze płatnym stanowisku jako asystentka jakiejś grubej ryby. Nie wiedzieć czemu poczuła się urażona. Nie takiej pracy szukam, odparła. Nastąpiła nieco kłopotliwa cisza. Strike toczył małą wewnętrzną walkę. Wizja pustego biurka Robin w przyszłym tygodniu wydała mu się ponura. Jej towarzystwo okazało się przyjemnie niewymagające, a jej zaradność podziałała na niego ożywczo. Ale płacąc za towarzystwo jak jakiś bogaty i obrzydliwie wiktoriański magnat, bez wątpienia postępowałby żałośnie, a już na pewno rozrzutnie. Tymczasowe rozwiązania były pazerne na prowizję. Robin okazała się luksusem, na który nie mógł sobie pozwolić. To, że nie spytała go o ojca, strajk zauważył na monitorze stronę Wikipedii poświęconą Johniemu Rugbiemu, zrobiło na nim wrażenie, gdyż świadczyło o niezwykłej powściągliwości i było kryterium, według którego często oceniał nowo poznanych ludzi. Nie miało jednak żadnego wpływu na bezwzględną, praktyczną stronę sytuacji. Robin musiała odejść. Wzbudziła w nim jednak uczucie bliskie temu, którym w wieku jedenastu lat obdarzył za skrońca schwytanego w Traveller Woods i które skłoniło go do długiej, przeplatanej błaganiami kłótni z ciocią Joan. Proszę, pozwól mi go zatrzymać. Proszę. Lepiej już pójdę, powiedział podpisawszy jej kartę kontrolną i wyrzuciwszy do kosza pod biurkiem robin papier po kanapkach razem z butelką po wodzie. Dzięki za wszystko. Powodzenia w szukaniu pracy. Zdjął płaszcz z wieszaka i wyszedł na korytarz. Na szczycie schodów, dokładnie w tym samym miejscu, w którym ją uratował po tym, jak o mało jej nie zabił, gwałtownie się zatrzymał. Instynkt dopadł go jak psa w chuci. Drzwi za jego plecami głośno się zatrzasnęły i odwrócił głowę. Robin była czerwona. Niech pan posłucha, powiedziała. Moglibyśmy zawrzeć prywatną umowę. Ominiemy tymczasowe rozwiązania i zacznie mi pan płacić bezpośrednio. Zawahał się. Agencje pośrednictwa nie lubią takich numerów. Wyrzucą cię. Nieważne. W przyszłym tygodniu mam trzy rozmowy w sprawie stałej pracy. Jeśli nie będzie pan miał nic przeciwko temu, żebym się w związku z tym czasem urywała. Jasne nie ma sprawy, powiedział, zanim zdążył się powstrzymać. W takim razie mogłabym zostać jeszcze na parę tygodni. Chwila milczenia. Rozsądek stoczył krótką, gwałtowną walkę z instynktem samozachowawczym i sympatią i został pokonany. Dobra, w porządku. No, to może jeszcze raz spróbuj porozmawiać z Fredim Bestigłym. Oczywiście, powiedziała Robin, ukrywając radość pod warstwą opanowania i profesjonalizmu. O zatem do zobaczenia w poniedziałek popołudniu. Po raz pierwszy odważył się do niej uśmiechnąć. Pewnie powinien był się na siebie wkurzyć, ale wkroczył w chłodne wczesne popołudnie bez najmniejszego żalu, a raczej z dziwnym poczuciem wskrzeszonego optymizmu. Kiedyś strajk próbował policzyć szkoły, do których chodził w młodości doliczył się siedemnastu, ale przypuszczał, że o kilku zapomniał. Nie uwzględnił krótkiego okresu rzekomego kształcenia w domu dwóch miesięcy, kiedy razem z matką i przyrodnią siostrą mieszkał w skłocie przy Atlantic Road w Brixton. Ówczesny chłopak jego matki, biały rastafariański muzyk, który przechrzcił się na szumbę, uważał, że system szkolnictwa wzmacnia patriarchalne i materialistyczne wartości, jakimi nie powinny zostać skażone dzieci jego konkubiny. W czasie tych dwóch miesięcy domowego kształcenia strajk nauczył się przede wszystkim tego, że konopie indyjskie, nawet stosowane w celach duchowych, potrafią stępić umysł i przyprawić o paranoję. W drodze na spotkanie z Derekiem Wilsonem nadłożył drogi i przeszedł przez Brixton Market. Rybi zapach zadaszonych arkad, kolorowe otwarte witryny supermarketów ze spiętrzonymi nieznanymi owocami i warzywami z Afryki i Indii Zachodnich, sklepy z mięsem halal, zakłady fryzjerskie z olbrzymimi zdjęciami zdobionych warkoczyków i loków oraz witryny z długimi rzędami białych styropianowych głów w perukach. To wszystko sprawiło, że strajk cofnął się pamięcią o 26 lat. Do miesięcy spędzonych na włóczeniu się po ulicach Brixton z Lucy, młodszą przyrodnią siostrą, podczas gdy ich matka i szumba leżeli odurzeni na brudnych poduszkach w skłocie i prowadzili mętne dyskusje na temat ważnych duchowych koncepcji, z którymi należy zapoznawać dzieci. Siedmioletnia Lucy marzyła o takich włosach, jakie miały młode antylki. Podczas kończącej ich brixtońskie życie długiej podróży z powrotem do St. Mose, siostra Strajka, siedząc na tylnym siedzeniu Morisa Minora, wujka Teda i cioci Joan, wyraziła gorące pragnienie posiadania warkoczyków z koralikami. Strajk pamiętał, jak ciocia Joan spokojnie przyznała, że to bardzo ładna fryzura, ale we wstecznym lusterku zobaczył zmarszczkę między jej ściągniętymi brwiami. Przez lata Joan z coraz mniejszym powodzeniem usiłowała się powstrzymywać w obecności dzieci od lekceważących uwag pod adresem ich matki. Strike nigdy się nie dowiedział, w jaki sposób wujek Ted odkrył, gdzie mieszkają. Pamiętał tylko, że pewnego popołudnia, po powrocie do skłotu, ujrzeli z Lucy postawnego brata matki, stojącego na środku pokoju i grożącego szumbie, któremu z nosa leciała krew. Dwa dni później Strike i Lucy byli z powrotem w St. Mose w podstawówce do której chodzili z przerwami przez lata wciąż mieli tych samych przyjaciół jakby w ogóle nie wyjeżdżali i szybko tracili akcent jaki przyjmowali żeby nie odróżniać się w miejscach po których ciągała ich lida strike nie potrzebował wskazówek które Derek Wilson podał Robin gdyż od dawna znał Phoenix Cafe przy Cold Harbor Lane czasem chodził tam z szumbą i matką do maleńkiego pomalowanego na brązowo i przypominającego szopę lokalu jeśli nie przeszło się na wegetarianizm, tak jak Szumba i Matka Strajka, można było tam zjeść olbrzymie, pyszne, ciepłe śniadanie. Górę jajek i bekonu. Oraz pić kubkami herbatę koloru drewna tekowego. Wszystko wyglądało prawie tak, jak zapamiętał. Bar był zaciszny, przytulny i obskurny. W lustrach na ścianach odbijały się stoliki z laminatu imitującego drewno, poplamione ciemno-czerwone i białe płytki na podłodze, oraz sufit koloru tapioki, pokryty wytłaczaną tapetą. Przesadzista kelnerka w średnim wieku miała krótkie, wyprostowane prostownicą włosy i dyndające kolczyki z pomarańczowego plastiku. Odsunęła się, żeby strajk mógł przejść obok kontuaru. Przy stole pod plastikowym zegarem, z legendarnymi pasztecikami Paka Pice siedział samotnie masywny antylczyk i czytał magazyn Sun. Derek. Tak. E, jesteś Strike? Strike uścisnął dużą, suchą dłoń Wilsona i usiadł. Oszacował, że ochroniarz prawie dorównuje mu wzrostem. Rękawy sportowej bluzy Derricka napęczniały od mięśni i tłuszczu. Miał krótko ostrzyżone włosy i gładko ogoloną twarz o drobnych oczach w kształcie migdałów. Strike zamówił pie and mash z zabazgranej tablicy na ścianie w głębi lokalu i pomyślał z zadowoleniem, że te cztery funty i 75 pensów będzie mógł wliczyć w koszty. "Tak, dają tu dobre pie and mash", powiedział Wilson. Karaibski zaśpiew dodawał lekkości jego londyńskiemu akcentowi. Wilson miał głęboki, spokojny i władczy głos. Strike pomyślał, że w uniformie ochroniarza na pewno budzi respekt. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. John Bristow ma zastrzeżenia do wyników śledztwa w sprawie jego siostry. Wynają mnie, żebym przyjrzał się dowodom. Tak, powiedział Wilson, wiem. Ile ci dał, żebyś ze mną porozmawiał? spytał strike, jak gdyby nigdy nic. Wilson zamrugał, a potem, nieco skruszony, zareagował gardłowym śmiechem. Dwadzieścia <śmiech> pięć funcików, powiedział. Ale skoro dzięki temu gość ma się lepiej poczuć, co za różnica, ona i tak już nie żyje. Pytaj, odpowiem na twoje pytania, nie ma sprawy. Zamknął san, na okładce było zdjęcie Gordona Brauna, wyczerpanego i z opuchniętymi oczami. — Pewnie już to wszystko mówiłeś policji — zaczął Strajk, otwierając notes i kładąc go obok talerza. — Ale chciałbym usłyszeć z pierwszej ręki, co zaszło tamtej nocy. — Jasne, nie ma problemu. Może dołączy do nas Kieran Callowas — dodał Wilson. Najwyraźniej myślał, że Strajk wie, o kim mowa. — Kto taki? — spytał Strajk. — Kieran Callowas — – Był szoferem, Luli. Też chcę z tobą pogadać. – A w porządku, świetnie – powiedział Strajk. – Kiedy tu przyjdzie? – bo ja wiem. Jest w robocie. Przyjdzie, jak będzie mógł. Kelnerka postawiła przed Strajkiem kubek herbaty, podziękował jej i sięgnął po długopis, ale zanim zdążył się odezwać, Wilson powiedział. – Pan Briston mówił, że jesteś byłym wojskowym. – Tak – potwierdził Strajk. — Mój siostrzeniec służy w Afganistanie — powiedział Wilson, sącząc herbatę. — W prowincji Helmand. — W którym pułku? E, — Jest łącznościowcem. — Od dawna? — Od czterech miesięcy. Jego matka nie może spać — powiedział Wilson. E, — Czemu odszedłeś z wojska? — Urwało mi nogę — wyznał Strajk ze szczerością, której nie miał w zwyczaju. Była to zaledwie część prawdy, ale za to ta, którą najłatwiej przekazać obcemu człowiekowi. Mógł zostać. Chętnie by go zatrzymali, lecz utrata łydki i stopy tylko przyspieszyła decyzję dojrzewającą w nim od dwóch lat. Wiedział, że zbliża się decydujący moment, jeśli teraz nie odejdzie, potem będzie już zbyt ciężko zostawić armię i na powrót przystosować się do życia w cywilu. Z upływem lat wojsko cię kształtuje, prawie niezauważalnie ściera, cię wygładza, tak byś łatwiej dał się porwać fali wojskowego życia. Strajk nigdy się w niej do końca nie zanurzył i postanowił odejść zanim to nastąpi. Mimo to wspominał wydział do spraw specjalnych z sentymentem, którego nie osłabiła utrata połowy nogi. Cieszyłby się, gdyby takie same nieskomplikowane uczucia towarzyszyły jego wspomnieniom o Charlotte. Wilson przyjął wyjaśnienie strajka powolnym kiwaniem głową. Ciężka sprawa, powiedział głębokim głosem. Nie najgorsza w porównaniu z tym, co spotkało innych. No tak. Dwa tygodnie temu gość z plutonu mojego siostrzenca wyleciał w powietrze. Wilson sączył herbatę. Lubiłeś Lule Landry? spytał Strike, szykując się do pisania. Często ją widywałeś? Tylko jak wchodziła i wychodziła. Zawsze mówiła: cześć, proszę, dziękuję, a to więcej niż jest w stanie wydusić z siebie większość tych bogatych dupków, stwierdził lakonicznie. Nasza najdłuższa rozmowa dotyczyła jamajki. Lula zamierzała tam popracować, pytała, gdzie się najlepiej zatrzymać, jak tam jest. Wziąłem od niej autograf dla mojego siostrzeńca, Jasona dla urodziny. Poprosiłem, żeby się podpisała na pocztówce, którą wysłałem do Afganistanu trzy tygodnie przed jej śmiercią. Po tamtej rozmowie zawsze pytała o Jasona, pamiętała, jak ma na imię, i wiesz, polubiłem ją za to. Bawię się w ochroniarza, już szmat czasu. Niektórzy ludzie oczekują, że przyjmiesz za nich kulkę, a nie chcę im się zapamiętać, jak ci na imię. Tak, ona była w porządku. Kelnerka przyniosła strajkowi parujące pie and mash. Obaj mężczyźni powitali danie z szacunkiem chwilą ciszy, podziwiając górę jedzenia na talerzu. Strike poczuł, że cieknie mu ślinka. Sięgnął po sztućce. Opowiesz mi, co się działo tej nocy, kiedy umarła Lula? spytał. O której wyszła z domu? Ochroniarz z namysłem podrapał się po przedramieniu, podciągając ręka w bluzy. Strajk zauważył tatuaże, krzyże i inicjały. Było już chyba po siódmej. Wcześniej wpadła do luli jej przyjaciółka, Kiara Porter. Kiedy wychodziły, minęły się z panem Bestigwym. Wryło mi się to w pamięć, bo coś powiedział do Luli. Nie dosłyszałem co, ale jej się to nie spodobało. Poznałem po jej minie. Jaką miała minę? Obrażoną. Szybko odrzekł Wilson, jakby zawczasu przygotował odpowiedź. No więc potem widziałem na monitorze, jak Lula i Porter wsiadają do samochodu. E, mamy nad drzwiami kamerę. Jest podłączona do monitora w recepcji, żebyśmy widzieli, kto chce wejść. Rejestruję obraz? Mogę zobaczyć nagranie? Wilson przecząco pokręcił głową. Pan Bestigui nie chciał niczego takiego nad drzwiami, żadnego nagrywania. Kupił mieszkanie jako pierwszy, zanim wyposażono budynek w system alarmowy, więc miał głos w tego typu sprawach. Więc kamera nad drzwiami jest tylko zaawansowanym technicznie wizjerem. Wilson przytaknął. Tuż pod jego lewym okiem zaczynała się cienka blizna, która biegła na środek kości policzkowej. Właśnie, no więc. Widziałem, jak dziewczyny wsiadają do samochodu. Tamtego wieczoru z Lulą nie jeździł Kiren, ten facet, który ma do nas dołączyć. On miał być szoferem Dibiego Maka. Kto ją woził tamtej nocy? Gość o imieniu Mick z Exacars. Jeździła z nim już wcześniej. Widziałem, że kiedy samochód ruszył, obstąpili go fotoreporterzy. Węszyli wokół budynku od tygodnia, bo wiedzieli, że zeszła się ze Ewenem Dafieldem. Co zrobił Bestigui po wyjściu Luli i Kiary? Wziął ode mnie pocztę i poszedł po schodach do swojego mieszkania. Strajk po każdym kęsie odkładał widelec i notował. A czy potem ktoś wchodził albo wychodził? E, tak, dostawcy. Byli u Bestigwich, którzy tamtego wieczoru mieli gości. Zaraz po ósmej przyjechała jakaś amerykańska para. Weszła pod jedynkę i wyszła koło północy. Poza tym nikt nie wchodził ani nie wychodził. Lula wróciła dopiero około w pół do drugiej. Słyszałem, jak paparazzi przed budynkiem wołają ją po imieniu. Wtedy było ich już mnóstwo. E, jedna z graja przyjechała za nią z klubu nocnego, a druga już czekała na ulicy, na Dibiego Maka. Miał się zjawić około w pół do pierwszej. Lula zadzwoniła domofonem i wpuściłem ją do środka. — Nie wpisała kodu? — Nie. W koło było tyle ludzi, że chciała wejść jak najszybciej. Darli się i popychali ją. Nie mogła ich ominąć i dostać się do środka przez podziemny parking. No tak, czasem tak robiła, ale kiedy była z kiranem. Dała mu pilota do drzwi garażowych, ale myk nie miał pilota, więc musiała wejść od frontu. Przywitałem się i spytałem, czy bardzo pada, bo miała we włosach trochę śniegu. Cała się trzęsła w kusej sukieneczce. Powiedziała, że jest spory mróz, czy coś w tym rodzaju. Potem dorzuciła, mogliby się odpieprzyć, zamierzają tu sterczać całą noc. No, chodziło jej o paparazzi. Wyjaśniłem, że czekają na Dibiego Maka. Spóźniał się. Wyglądała na wkurzoną. Potem weszła do windy i pojechała na swoje piętro. Wyglądała na wkurzoną? No strasznie wkurzoną. Jak ktoś, kto mógłby popełnić samobójstwo? Nie. Powiedział Wilson. Jak ktoś, kto się zdenerwował. I co było potem? Potem, podjął Wilson, poszedłem na zaplecze. Zaczęło mi się przewracać w żołądku. Musiałem skorzystać z łazienki. Jak najszybciej, no... No wiesz, złapałem to samo, co Robson. On wylądował na zwolnieniu. Nie było mnie z 15 minut. Nie moja wina. W życiu nie miałem takiej sraczki. Kiedy podniósł się wrzask, siedziałem jeszcze w kiblu. Nie! Poprawił się. E, najpierw usłyszałem huk głośny huk gdzieś daleko. E, później skojarzyłem, że to musiało być ciało to znaczy e, lula, kiedy spadła. I wtedy podniósł się wrzask. Był coraz głośniejszy, zbliżał się po schodach. Podciągnąłem gacie i wybiegłem do holu, a tam zobaczyłem panią Bestigui. Trzęsła się, krzyczała, była w bieliźnie i zachowywała się, jakby jej odbiło. Mówiła, że lula nie żyje, że jakiś facet, który był u niej w mieszkaniu, wypchnął ją przez balkon. Kazałem jej zostać na dole i wybiegłem na ulicę. Wtedy zobaczyłem lulę. Leżała na środku ulicy twarzą w śniegu. Wilson pociągnął duży łyk herbaty i kołysząc Kubek w wielkiej dłoni powiedział. Połowa głowy wgnieciona. Krew na śniegu. Domyśliłem się, że skręciła kark. I rzeczywiście skręciła. Strajk poczuł, jak jego nozdrza wypełniają się charakterystycznym, słodkim zapachem ludzkiego mózgu. Czuł go wiele razy. Nigdy się go nie zapomina. Pobiegłem z powrotem, ciągnął Wilson. W holu był już też pan Bestigui, próbował zaciągnąć żonę na górę, żeby coś na siebie włożyła, ale ona dalej się darła. Kazałem im wezwać policję i mieć oko na windę, w razie gdyby morderca próbował z niej skorzystać. Poleciałem na zaplecze, po zapasowy klucz i wbiegłem na górę. Na schodach nie było nikogo, otworzyłem drzwi do mieszkania Luli. Nie wziąłeś niczego do obrony? wtrącił strajk. A przecież myślałeś, że ktoś tam jest. Ktoś, kto właśnie zabił kobietę. Nastąpiło długie milczenie, dotychczas najdłuższe. Nie wydawało mi się, żebym czegoś takiego potrzebował, powiedział w końcu Wilson. Pomyślałem, że bez problemu dam mu radę. Komu? Dafieldowi, powiedział cicho ochroniarz. Myślałem, że na górze jest Dafield. Dlaczego? Znał kot. Myślałem, że wszedł, kiedy byłem w łazience, i dostał się do mieszkania. Już wcześniej słyszałem ich kłótnie. No, słyszałem, jak się wściekał, tak. Myślałem, że ją wypchnął. Ale, kiedy wszedłem do mieszkania, w środku było pusto. Zajrzałem do wszystkich pomieszczeń, ale nikogo nie zauważyłem. Nawet pootwierałem szafy. Okna w salonie były otwarte na oścież. Tamtej nocy temperatura spadła poniżej zera. Nie zamknąłem ich, niczego nie dotykałem. Wyszedłem i wcisnąłem przycisk windy. Drzwi od razu się otworzyły. Cały czas stała na piętrze luli, pusta. Zbiegłem na dół. Kiedy miałem mieszkanie ich byli już u siebie. Słyszałem ich, ona dalej się wydzierała, a on dalej na nią wrzeszczał. Nie wiedziałem, czy zadzwonili po policję. Chwyciłem komórkę, która leżała na kontuarze w recepcji i znowu wyszedłem na ulicę do Luli, no bo wiesz, nie chciałem, żeby tam leżała sama. Miałem zamiar zadzwonić na policję z ulicy, upewnić się, że jadą, ale zanim zdążyłem wcisnąć dziewiątkę, usłyszałem syrenę. Przyjechali szybko. Wezwało ich który z bestygłych? E, tak, on. Dwaj umundurowani gliniarze przyjechali pandą. Okej. Okay. Powiedział straj. Eee, chcę wyjaśnić jedną sprawę. Uwierzyłeś pani Bestigui, kiedy powiedziała, że słyszała mężczyznę w mieszkaniu na górze. No jasne, powiedział Wilson. Dlaczego? Wilson lekko zmarszczył brwi i zastanawiał się ze wzrokiem utkwionym w ulicę nad prawym ramieniem strajka. Nie podała żadnych szczegółów, prawda? dodał strajk. Nie wspomniała, co robiła, kiedy usłyszała tego mężczyznę. Nie wyjaśniła, czemu nie śpi o drugiej w nocy. Nie, powiedział Wilson. Nigdy mi niczego nie wyjaśniała. Wiesz, chodziło o jej zachowanie. Wpadła w histerię, trzęsła się jak galareta. W kółko powtarzała: Tam jest jakiś facet, wypchnął ją. Naprawdę się przeraziła. Tylko, że tam nikogo nie było. Mogę ci przysiąc na życie moich dzieci. W mieszkaniu było pusto, w windzie było pusto, na schodach było pusto. Gdzie on się podział, skoro tam był? Przyjechała policja, powiedział strajk, wracając myślami na tamtą ciemną, zaśnieżoną ulicę do pogruchotanych zwłok. Co było potem? Kiedy pani Bestigły zobaczyła przez okno radiowóz, od razu zeszła na dół w szlafroku, a mąż wybiegł za nią. Wylazła na ulicę na śnieg i zaczęła się wydzierać, że w budynku jest morderca. Wokół pozapalały się światła, w oknach pojawiły się twarze. Obudziła pół ulicy. Ludzie wyszli na chodnik. Jeden z gliniarzy został przy zwłokach i wezwał przez radio wsparcie, a drugi wszedł do środka ze mną i bestigłimi. Kazał im wracać do mieszkania i czekać, a potem powiedział, żebym go oprowadził po budynku. Znowu wszedłem na ostatnie piętro, otworzyłem drzwi do mieszkania Luli, pokazałem mu apartament, otwarte okno, rozejrzał się, pokazałem też windę, która nadal stała na piętrze, zeszliśmy po schodach, spytał o środkowe mieszkanie, więc je otworzyłem zapasowym kluczem. Było ciemno i kiedy weszliśmy, uruchomił się alarm. Zanim zdążyłem znaleźć włącznik światła albo podejść do panelu alarmu, gliniarz wpakował się prosto na stolik na środku przedpokoju i strącił ogromny wazon z różami. Wazon się roztrzaskał, szkło, woda i kwiaty były na całej podłodze. Później mieliśmy przez to kupę problemów. Sprawdziliśmy mieszkanie, było puste, zajrzeliśmy do wszystkich szafek, do każdego pokoju, okna były zamknięte i zaryglowane, wróciliśmy do holu. Tym razem przyjechali tajniacy chcieli klucze do siłowni w piwnicy, do basenu i parkingu. Jeden poszedł spisać zeznania pani Bestigui, drugi czekał przed budynkiem i wezwał większe wsparcie, bo na ulicę wychodziło coraz więcej sąsiadów. Połowa rozmawiała przez komórki, a niektórzy robili zdjęcia. Mundurowi próbowali ich zagonić z powrotem do domu. Padał śnieg, sypało naprawdę mocno. Przyjechali z zakładu medycyny sądowej i rozbili namiot nad zwłokami. Mniej więcej w tym samym czasie zjawiła się prasa. Policja odgrodziła taśmą pół ulicy, zablokowała dostęp radiowozami. Strike zmiódł z talerza resztki mash and pie. Odsunął go na bok, zamówił świeżą herbatę dla siebie i Wilsona i znowu sięgnął po długopis. Ile osób pracuje w osiemnastce? Jest trzech ochroniarzy: ja, Colin MacLeod i Ian Robson. Pracujemy na zmianę. Zawsze ktoś jest na posterunku przez okrągłą dobę. Tamtej nocy miałem mieć wolne, ale Robson zadzwonił koło czwartej po południu i powiedział, że złapał grypę żołądkową i bardzo źle się czuje. Zgodziłem się zostać dłużej i przepracować następną zmianę. Miesiąc wcześniej poszedł mi na rękę, kiedy musiałem załatwić sprawę rodzinną. Miałem u niego dług wdzięczności, w ogóle nie powinno mnie tam wtedy być powiedział Wilson i przez chwilę siedział w milczeniu rozmyślając o tym jak powinno było być pozostali ochroniarze też lubili lulę e, tak powiedzieliby ci to samo co ja miła dziewczyna pracuje tam ktoś jeszcze mamy dwie polskie sprzątaczki obie kiepsko mówią po angielsku niewiele się od nich dowiesz Bazgrząc w jednym z notesów Wydziału do Spraw Specjalnych, podprowadzonym podczas którejś z ostatnich wizyt w Aldershot, Strike pomyślał, że Wilson złożył zeznania wyjątkowo dobre, zwięzłe, precyzyjne i szczegółowe. Bardzo nieliczne osoby odpowiadały na zadawane pytania, a jeszcze mniej umiało uporządkować myśli w taki sposób, by nie trzeba było wydobywać dalszych informacji za pomocą kolejnych pytań. Strike przywykł do wcielania się w rolę archeologa wśród ruin bolesnych ludzkich wspomnień. Stał się powiernikiem oprychów, zastraszał przerażonych, nęcił niebezpiecznych i zastawiał pułapki na przebiegłych. W wypadku Wilsona nie potrzebował żadnej z tych umiejętności i żałował, że taki świadek marnuje się na bezcelowe zgłębianie paranoi Johna Bristowa. Cierpiał jednak na nieuleczalną skrupulatność. Zrezygnowanie z rozmowy ze świadkiem było dla niego równie niewyobrażalne, jak przeleżenie całego dnia w majtkach na łóżku polowym i oddawanie się paleniu. Wrodzona skłonność, wyszkolenie i szacunek nie tylko dla klienta, lecz także dla siebie, owocowały drobiazgowym działaniem, za które był w wojsku równie mocno wychwalany, co nienawidzony. Eee, czy możemy się na chwilę cofnąć i przeanalizować dzień poprzedzający jej śmierć? O której przyjechałeś do pracy? O dziewiątej, jak zwykle. Zmieniłem kolina. Prowadzicie rejestr osób wchodzących do budynku? Eee, tak, wpisujemy każdego, kto wchodzi i wychodzi, oprócz mieszkańców. W recepcji leży książka. Pamiętasz, kto wchodził i wychodził tamtego dnia? Wilson się zawahał. Wcześniej rano do Luli przyszedł jej brat, prawda? Podsunął strajk. Ale zabroniła ci go wpuszczać. Powiedział ci o tym? spytał Wilson, jakby z ulgą w głosie. Tak, zabroniłam, ale wiesz, zrobiło mi się go żal. Chciał jej oddać umowę, martwił się, więc go wpuściłem. Czy do budynku wchodził ktoś jeszcze? E, tak. Lucynka była już w środku. To jedna ze sprzątaczek. Zawsze przychodzi o siódmej. Kiedy się zjawiłem, myła schody, potem przyjechał gość z firmy ochroniarskiej, żeby zrobić przegląd alarmu. Wzywamy go raz na pół roku. Była mniej więcej dziewiąta czterdzieści, coś koło tego. Znasz tego człowieka? E, nie, był nowy. Bardzo młody. Ciągle przysyłają kogoś innego. Pani Bestigui i Lula były jeszcze w domu, więc wpuściłem go do środkowego mieszkania, pokazałem panel i powiedziałem, żeby zaczął. Kiedy mu pokazywałem skrzynkę bezpiecznikową i przyciski alarmowe, wyszła Lula. Widziałeś, jak wychodziła? Tak, drzwi na korytarz były otwarte. Przywitała się. Nie, mówiłeś, że zazwyczaj się witała. E, chyba mnie nie zauważyła, wyglądała, jakby się spieszyła, jechała do chorej matki. Skąd wiesz, skoro nie rozmawialiście? Znam wyniki śledztwa, odrzekł zwięźle. Pokazałem gościowi od alarmu, gdzie co jest, i wróciłem na dół. A kiedy wyszła pani Bestigui, wpuściłem go do jej mieszkania, żeby tam też sprawdził system. Nie musiałem mu pomagać, we wszystkich mieszkaniach skrzynki bezpiecznikowe i przyciski alarmu są w tych samych miejscach. A gdzie był pan Bestigui? W pracy. Codziennie wychodzi o ósmej. Do kawiarni weszli trzej mężczyźni w kaskach i jaskrawo żółtych kurtkach. Usiedli przy sąsiednim stoliku z gazetami pod pachą i w butach uwalanych błotem. Jak myślisz, ile czasu nie było cię w recepcji, kiedy pomagałeś facetowi od alarmu? W środkowym mieszkaniu spędziłem z nim jakieś pięć minut, powiedział Wilson, w pozostałych po minucie. Kiedy wyszedł? Przed południem, nie pamiętam dokładnie. Ale jesteś pewny, że wyszedł. No jasne. Zjawił się ktoś jeszcze? Przyjechało kilku kurierów, ale w porównaniu z tym, co działo się na początku tygodnia, było spokojnie. Wcześniej mieliście duży ruch. Tak, przychodziło mnóstwo osób, bo z Los Angeles miał przylecieć DB Mac. Ludzie z wytwórni płytowej kursowali pod dwójkę i z powrotem, sprawdzali lokal, zapełniali lodówkę i takie tam. Pamiętasz co dostarczono tamtego dnia? Paczki dla Maka i Luli i róże. Pomogłem je wnieść po schodach, bo było ich mnóstwo. Wilson rozłożył wielkie ręce, żeby pokazać rozmiary bukietu. Ogromny wazon! Postawiliśmy go na stoliku w przedpokoju pod dwójką, a potem strącił go tamten gliniarz. Mówiłeś, że wynikły z tego kłopoty, co miałeś na myśli? Pan Bestigui kupił je dla Dibiego Maka i kiedy się dowiedział, że wazon się stłukł, strasznie się wkurzył. Wrzeszczał jak opętany. Kiedy to było? I jeszcze przed odjazdem gliniarzy, jak próbowali przesłuchać jego żonę. Właśnie zginęła kobieta, która chwilę wcześniej przeleciała za jego oknem, a on się martwił, że ktoś zbił wazon z kwiatami? No? potwierdził Wilson lekko wzruszając ramionami. On już taki jest? Zna Dibiego maka? Wilson znów wzruszył ramionami. Czy raper w ogóle zjawił się w tym mieszkaniu? Wilson zaprzeczył ruchem głowy. Po tych wszystkich kłopotach zamieszkał w hotelu. Na jak długo opuściłeś recepcję, żeby pomóc zanieść kwiaty pod dwójkę? Na jakieś pięć minut, góra dziesięć. Potem już cały czas siedziałem na dole. Wspomniałeś o paczkach dla Maka i Luli. E, tak, przyszły od jakiegoś projektanta. Dałem je Lucynce, żeby zaniosła do mieszkań. To były ubrania dla niego i torebki dla niej. I jesteś pewny, że wszyscy, którzy tamtego dnia weszli do budynku, potem z niego wyszli? Jasne, powiedział Wilson. Wpisywali się do książki w recepcji. Jak często zmieniacie kod na panelu przy drzwiach wejściowych? Zmieniliśmy go po śmierci Luli, bo zdążyła go poznać połowa policji, powiedział Wilson. Ale wcześniej przez trzy miesiące był taki sam. Możesz mi go zdradzić? 1966, powiedział Wilson. They think it's all over. Właśnie, powiedział Wilson. McLaud ciągle na to narzekał. Chciał go zmienić. Jak myślisz, ile osób znało ten kot przed śmiercią Luli? Niewiele. Kurierzy, listonosze, facet od gazomierza? Takich ludzi zawsze wpuszczamy, jak zadzwonią domofonem. Mieszkańcy zwykle nie korzystają z panelu, bo widzimy ich na monitorze i sami im otwieramy. Panel jest tylko na wypadek, gdyby nikogo nie było w recepcji. Czasem jesteśmy na zapleczu albo pomagamy komuś na górze. I do każdego mieszkania jest inny klucz? E, tak. Systemy alarmowe też są osobne. Alarm Luli był włączony? Nie. A basen i siłownia? Tam też jest alarm? E, tylko zamki. E, wszyscy lokatorzy budynku dostają klucze do basenu i siłowni razem z kluczem do mieszkania, a do tego klucz do drzwi podziemnego parkingu. Te ostatnie są podłączone do alarmu. Był uruchomiony? No bo ja wiem, kiedy go sprawdzali, miałem akurat wolne. Ale powinien być. E, tamtego dnia facet z firmy ochroniarskiej sprawdził wszystkie alarmy. Wszystkie drzwi były tamtej nocy zamknięte na klucz? Wilson się zawahał. E, nie wszystkie. Te na basen były otwarte. Ktoś z niego wtedy korzystał? Nie przypominam sobie. Więc jak długo były otwarte? Bo ja wiem? Nockę wcześniej pracował Colin. Powinien był je sprawdzić. W porządku, powiedział Strike. Pomyślałeś, że pani Bestigły słyszała Daffilda, bo już wcześniej wszczynał kłótnie z Lulą. Kiedy? Niedługo przed ich rozstaniem, za dwa miesiące przed jej śmiercią. Wyrzuciła go z mieszkania. A on kopał w drzwi i walił w nie pięściami, próbował je wyważyć, wyzywał ją. Poszedłem na górę, żeby go wyrzucić. Użyłeś siły? Nie musiałem, a mój widok zabrał swoje rzeczy: kurtkę i buty, które za nim wyrzuciła, i po prostu minął mnie w drodze do drzwi. Był naćpany, powiedział Wilson. Szklisty wzrok, no wiesz. Pocił się, miał brudną koszulkę, ubabraną głównem. Nigdy nie mogłem zrozumieć, co ona w nim kurwa widziała. O, idzie, Kieran, dodał weselszym tonem. Szofer luli. Do malutkiej kawiarni powoli wchodził mniej więcej 25 mężczyzna. Był niski, drobny i aż nazbyt ładny. Cześć Derek, powiedział, witając się z ochroniarzem uściskiem dłoni, zakończonym stuknięciem knykciami i zajął miejsce obok Wilsona. Kolowas Jones, dzieło sztuki zrodzone z tajemniczego koktajlu raz, miał oliwkowo-brązową skórę wyrzeźbione kości policzkowe lekko orli nos ciemno-orzechowe oczy otoczone czarnymi rzęsami i zaczesane do tyłu proste włosy jego oszałamiającą urodę podkreślały klasyczna koszula i krawat szofer skromnie się uśmiechał jakby świadomie próbował rozbroić innych mężczyzn nie dopuszczając do tego by poczuli do niego urazę gdzie samochód spytał derek przy Electric Lane, Colovas Jones wskazał to miejsce kciukiem nad swoim ramieniem. — Mam jakieś dwadzieścia minut. O czwarty muszę być z powrotem w West Westendzie. Jak leci? — dodał, wyciągając do strajka rękę, którą ten uścisnął. — Nazywam się Kieran Colovas Jones, a ty jesteś... — Cormoran Strike. Derek mówi, że masz... — Tak, tak. Przerwał mu kolowa z Jones. Nie wiem, czy to ważne, pewnie nie, policja miała to w dupie. Po prostu chcę o tym komuś powiedzieć, co nie? Nie twierdzę, że to nie było samobójstwo, rozumiesz, dodał. Mówię tylko, że chciałbym coś wyjaśnić. Poproszę kawę, kochanie. Rzucił w stronę kelnerki w średnim wieku, która pozostała obojętna, nie czuła na jego urok. Co cię gnębi? spytał strajk. Zawsze ją woziłem, co nie? Powiedział Kolowas Jones, zaczynając opowieść w sposób wskazujący na to, że wcześniej ją ćwiczył. Zawsze prosiła o mnie. Miała podpisaną umowę z twoją firmą? No tak. Więc. Wszystko przechodzi przez recepcję? wtrącił Derek. To jedna ze świadczonych przez nas usług. Jeśli ktoś chce samochód, dzwonimy do Execars firmy Kirena. Tak, ale zawsze prosiła o mnie, podkreślił jeszcze raz Kolowas Jones. Lubiliście się? E, tak, dobrze się dogadywaliśmy powiedział Kolowas Jones. Nawet, no wiesz, nie mówię, że się do siebie zbliżyliśmy, ale w sumie to tak no coś w tym rodzaju zaprzyjaźniliśmy się. To, co nas łączyło, wykraczało poza relację szofera z klientem, co nie? Wykraczało? Jak bardzo? Nie, nic z tych rzeczy, powiedział Kolowas Jones z szerokim uśmiechem. Nic z tych rzeczy. Strike zauważył, że szofer wcale nie był urażony sugestią, że ktoś brał pod uwagę inną możliwość. Woziłem ją przez rok. Dużo rozmawialiśmy, no wiesz. Mieliśmy ze sobą mnóstwo wspólnego. Wywodziliśmy się z podobnych środowisk, co nie? W jakim sensie? No w sensie mieszanego pochodzenia rasowego, uściślił Kolowas Jones. Moja rodzina była trochę dysfunkcyjna, co nie, więc wiedziałem, co przeżyła Lula. Nie znała wielu osób takich jak ona, a na pewno nie po tym, jak stała się sławna. No wiesz, ludzi, z którymi można naprawdę porozmawiać. Nie potrafiła sobie poradzić ze swoim mieszanym pochodzeniem rasowym? Czarna dziewczyna dorastała w białej rodzinie, jak myślisz? Hmm. Miałeś podobne dzieciństwo? Ojciec jest w połowie Antylczykiem, w połowie Waliczykiem, matka w połowie Liverpoolką, w połowie Greczynką. Lula mi zazdrościła, powiedział, prostując się lekko na krześle. Mówiła: Cholera, przynajmniej wiesz skąd pochodzisz, nawet jeśli pochodzisz zewsząd. A na urodziny, dodał, jakby jeszcze nie przekazał strajkowi wszystkiego, co uważał za ważne. Dała mi kurtkę od Gisomego, wartą z dziewięćset funciaków, co nie? Wyraźnie oczekiwał od Strajka jakiejś reakcji, więc detektyw pokiwał głową, zastanawiając się, czy Colovas Jones nie przyszedł tylko po to, by komuś opowiedzieć o swojej wielkiej zażyłości z Lulą Landry. — No więc, w dniu jej śmierci — ciągnął zadowolony szofer. — Chociaż, właściwie powinienem powiedzieć, w przeddzień e, zawiozłem ją rano do jej matki, co nie? E, — Nie była uszczęśliwiona. Nigdy nie lubiła tam jeździć. — Dlaczego? Bo jej matka to zajebiście dziwna kobieta, powiedział Kolowas Jones. Raz woziłem je przez cały dzień, matka miała chyba urodziny, kurwa ta pani Iwet przyprawia człowieka o gęsią skórkę. Co drugie słowo do Luli: kochanie, moje kochanie, a dawniej ciągle jej e, bruździła. Zajebiście dziwna i zaborcza kobieta. W ogóle. Przegięcie, co nie? W każdym razie, tamtego dnia pani Wed właśnie wyszła ze szpitala, więc nie zanosiło się na świetną zabawę, co nie? Lula nie wyczekiwała tego spotkania, jeszcze nigdy nie widziałem jej takiej spiętej. W dodatku powiedziałem, że wieczorem nie będę mógł jej wozić, bo zamówił mnie DB Mag. To też jej nie ucieszyło. Dlaczego? Bo przecież lubiła, kiedy ją woziłem, co nie? Powiedział Kolowas Jones, jakby miał do czynienia z półgłówkiem. Pomagałem jej z dziennikarzami i w ogóle. Czasami robiłem za ochroniarza, żeby mogła gdzieś wejść albo skądś wyjść. Leciutkim drgnięciem mięśni twarzy, Wilson wyraził opinię na temat rzekomych zadatków kolowasa jonesa na ochroniarza. Nie mogłeś się zamienić z innym kierowcą i wozić ją, a nie maka? No mogłem, ale nie chciałem, wyznał z Jones. Jestem wielkim fanem Dibiego. Chciałem go poznać. No właśnie dlatego Lula się wkurzyła. W każdym razie, pospiesznie wrócił do przerwanego wątku. Zawiozłem Lulę do matki i czekałem, a potem. A właśnie o tym ci chciałem powiedzieć, co nie? Wyszła od matki i była jakaś dziwna. Jeszcze nigdy jej takiej nie widziałem, co nie? Nie odzywała się, w ogóle się nie odzywała e, Jakby przeżyła szok albo coś w tym rodzaju Potem poprosiła mnie o długopis i zaczęła coś pisać na niebieskiej kartce Nic nie mówiła, w ogóle się nie odzywała, tylko pisała No więc zawiozłem ją do waszti, bo umówiła się tam z przyjaciółką na lunch, co nie? Co to jest Waszti? Z jaką przyjaciółką? Waszti? to taki sklep Mówią na niego butik, jest tam też kawiarnia, modne miejsce, a ta przyjaciółka. Kolowas Jones zmarszczył brwi i zaczął pstrykać palcami. Poznała ją w szpitalu, kiedy leczyła się z problemów psychicznych. Jak ona się kurwa nazywała? Kiedyś woziłem je obie. Jezu, e, Ruby, Roxy, Raquel. No, coś w tym rodzaju. Mieszkała w schronisku świętego Elma w Hammersmith. E, była bezdomna. W każdym razie, Lula weszła do tego butiku, co nie? W drodze do matki e, wspominała, że zamierza tam zjeść lunch, ale minęło raptem 15 minut, a ona wyszła sama i kazała się zawieźć do domu. No, zajebiście dziwne, co nie? A ta Raquel, czy jak jej tam, e, niedługo sobie przypomnę, nie wyszła razem z nią. Dawniej, kiedy się spotykały, zawsze odwoziliśmy rakel do schroniska. W dodatku zniknęła niebieska kartka i przez całą podróż do domu Lula nie odezwała się do mnie słowem. Wspomniałeś policji o tej kartce? No tak, olali to, powiedział Kolobas Jones. Mówili, że to pewnie lista zakupów. Pamiętasz, jak wyglądała? Po prostu była niebieska, jak papier listowy poczty lotniczej. Kolowas Jones spojrzał na zegarek. Za dziesięć minut muszę spadać. Więc to wtedy po raz ostatni widziałeś lulę? — Tak, zaczął skubać skórkę przy paznokciu. Jaka była twoja pierwsza myśl, kiedy usłyszałeś o jej śmierci? Bo ja wiem, powiedział kolowas Jones, gryząc skórkę, którą przed chwilą skubał. Byłem w zajebistym szoku. Kto by się spodziewał? Wszędzie pisali, że to Daffield, bo wcześniej pokłócił się z Lulą w klubie i tak dalej. Szczerze mówiąc, też myślałem, że to on. Dupek. Poznałeś go. Parę razy go woziłem, powiedział Kolowas Jones, zacisnął usta i zmarszczył nos, jakby poczuł smród. Zrobił na tobie kiepskie wrażenie. Jak dla mnie, to bez talencie i głąb. Kolowas Jones z niespodziewaną wprawą przemówił beznamiętnym tonem, przeciągając samogłoski. Będziemy go jeszcze potrzebowali, Lulz. Może niech lepiej zaczeka, co? Szofer gotował się ze złości. Nigdy nie mówił bezpośrednio do mnie. Tempa za srana pijawka. Kiren jest aktorem wyjaśnił szeptem Derek. Na razie gram tylko role epizodyczne uściślił Kolowas Jones. Na razie. I na chwilę zboczył z tematu, by szybko wymienić seriale telewizyjne, w których dotychczas wystąpił. W ocenie strajka przejawiał przy tym wyraźne pragnienie, by wypaść na kogoś lepszego niż się czuł, a nawet by osiągnąć ten nieprzewidywalny, niebezpieczny stan zwany sławą, który odmienia każdego człowieka. To, że nie udzieliła mu się ona od pasażerów, których tak często woził na tylnym siedzeniu, musiało go, tak podejrzewał strajk, frustrować i być może rozwścieczać. Kiren był na castingu Frediego Bestiguego powiedział Wilson. Prawda, Kiren? Prawda, potwierdził kolowas Jones z brakiem entuzjazmu, który wyraźnie świadczył o niepowodzeniu tej próby. I jak do tego doszło? zainteresował się strajk. Normalnie, odparł kolowas Jones nieco wyniosłym tonem. Mam agenta. Nie udało się. Postanowili pójść w innym kierunku, powiedział Kolowas Jones. Zmienili rolę. Dobrze, no więc tamtej nocy odebrałeś Dibiego Maka z, z. skąd? Z Heathrow? Tak, z piątego terminalu, potwierdził Kolowas Jones, najwyraźniej odzyskując kontakt z szarą rzeczywistością. Spojrzał na zegarek. Słuchajcie, muszę już spadać. Mogę cię odprowadzić do samochodu? Spytał Strike. Wilson wydawał się chętny, żeby pójść razem z nimi. Strike zapłacił rachunek za wszystkich i wyszli. Na chodniku poczęstował obu towarzyszy papierosem. Wilson odmówił, kolowas Jones skorzystał. Kawałek dalej, za rogiem, przy Electric Lane, stał zaparkowany srebrny Mercedes. Gdzie zawiozłeś Dibiego, kiedy już się zjawił? spytał strajk kolowasa Jonesa, kiedy podeszli do samochodu. Chciał jechać do klubu, więc go zawiozłem do barak. O której tam dotarliście? Bo ja wiem, o wpół do dwunastej, za piętnaście dwunasta. Był nakręcony, powiedział, że nie chce mu się spać. Czemu akurat do barak? W piątek wieczorem grają tam najlepszy hip w Londynie, powiedział Colovas Jones, trochę rozbawiony, jakby wszyscy o tym wiedzieli. I widocznie mu się spodobało, bo wyszedł dopiero po trzeciej. Zawiozłeś go do Kentigern Gardens, gdzie zobaczyliście policję, czy może... Wcześniej usłyszałem przez radio, co się stało, wyjaśnił z Jones. Kiedy DB wsiadł do samochodu, powiedziałem mu. Cała jego świta zaczęła gdzieś dzwonić, budząc ludzi z wytwórni płytowej. Próbowali zorganizować inny lokal. Załatwili mu apartament w Claridge's. Zawiozłem go tam, wróciłem do domu grubo po piątej. Włączyłem telewizor i oglądałem wiadomości na Sky. Nie mogłem kurwa uwierzyć. Ciekawe, kto dał cynk paparazim wystającym pod osiemnastką, że Dibi zjawi się dopiero za kilka godzin, bo ktoś ich poinformował. To dlatego zmyli się z ulicy, zanim Lula skoczyła. Tak? Nie wiedziałem, odrzekł kolowos Jones. Nieznacznie przyspieszył kroku, dotarł do samochodu wcześniej niż jego dwaj towarzysze i otworzył drzwi. Pewnie Mac miał ze sobą mnóstwo bagażu, zostawił go u ciebie w samochodzie? Nie. Wytwórnia płytowa przysłała wszystko kilka dni wcześniej. Dibi wyszedł z samolotu tylko z bagażem podręcznym i mniej więcej z dziesięcioma ochroniarzami. Więc nie tylko ty ich woziłeś? Wynajęli cztery samochody, ale Dibi jeździł ze mną. Gdzie na niego czekałeś, kiedy był w klubie? Na parkingu, odparł Kolowas Jones. Zaraz obok, przy Glass House Street. Razem z trzema pozostałymi. Koleś. W centrum Londynu nie znajdziesz czterech miejsc parkingowych obok siebie, powiedział z Jones. Nie wiem, gdzie zaparkowała reszta. Stojąc przy otwartych drzwiach od strony kierowcy, spojrzał na Wilsona, a potem znowu na strajka. Czy to jest w ogóle ważne? Obruszył się. Po prostu jestem ciekawy, jak to jest, kiedy wozisz klienta wyjaśnił strajk. — To zajebiście nudna robota — odparł Kolowaz Jones z nagłym przypływem zdenerwowania. — Tak to jest. Wożenie to przeważnie czekanie. — Nadal masz pilota, którego ci dała Lula? — Tego do podziemnego parkingu? — spytał Strike. — Co? Powiedział kolowas Jones, choć Strike mógłby przysiąc, że szofer usłyszał pytanie. Kolowas Jones przestał już ukrywać lekką niechęć, która zdawała się obejmować nie tylko strajka, lecz także Wilsona, przysłuchującego się bez słowa od chwili, gdy wtrącił, że kolowas Jones jest aktorem. Czy nadal masz tak? Mam go! Przecież dalej wożę pana Bestygiego, co nie? zniecierpliwił się kolowas Jones. Dobra, muszę jechać. Do zobaczenia, Derek. Wyrzucił wypalonego do połowy papierosa na ulicę i wsiadł do samochodu. Jeśli jeszcze coś sobie przypomnisz powiedział Strike na przykład jak się nazywała przyjaciółka, z którą Lula umówiła się w warszty, zadzwoń do mnie, dobra? podał Kolowasowi Jonesowi wizytówkę. Szofer, który już zapinał pasy, wziął ją, nie patrząc: Jestem spóźniony. Wilson podniósł rękę na pożegnanie. Kolowas Jones zatrzasnął drzwi. Zwiększył obroty silnika i z grymasem niezadowolenia na twarzy wyjechał z miejsca parkingowego. Ma lekką obsesję na punkcie gwiazd, wyjaśnił Wilson, kiedy samochód się oddalał. Powiedział to takim tonem, jakby chciał przeprosić za młodszego kolegę. — Uwielbiał ją wozić. Stara się wozić wszystkich sławnych ludzi. Od dwóch lat ma nadzieję, że Bestigui obsadzi go w jakiejś produkcji. Strasznie się wkurzył, kiedy nie dostał tej roli. A kogo miał grać? Dilera w jakimś filmie. Poszli razem w kierunku stacji Brixton, mijając grupkę czarnych uczennic w spódniczkach w niebieską kratę. Długie, ozdobione koralikami warkoczyki jednej z nich znowu przypomniały strajkowi o jego siostrze Lucy. Bestigmy dalej mieszka w osiemnastce, prawda? spytał strajk. Tak, powiedział Wilson. A pozostałe mieszkania? Dwójkę wynajmuje ukraiński makler towarowy z żoną, e, trójką interesuje się jakiś Rosjanin, ale jeszcze nie złożył oferty. Mógłbym kiedyś wpaść i się rozejrzeć? spytał strajk. W tym momencie przypominający proroka ze Starego Testamentu brodaty człowieczek w kapturze zastąpił im drogę i stojąc na środku chodnika powoli wystawił język. Nie ma sprawy. Wilson ukradkiem przebiegł wzrokiem po łydkach strajka i po chwili milczenia powiedział: Zadzwoń. Ale to będzie możliwe tylko pod nieobecność Bestiłgiego, sam rozumiesz. Facet lubi się awanturować, a ja nie chcę stracić pracy. Świadomość, że w poniedziałek nie będzie w agencji sam. Dodała pikanterii weekendowej samotności strajka, która dzięki temu stała się mniej frustrująca i nabrała wartości. Nie musiał składać łóżka polowego ani zamykać drzwi do gabinetu, i mógł podtrzymywać funkcje życiowe swojego organizmu bez obawy, że kogoś zgorszy. Miał już dość zapachu sztucznej cytryny, i gdy udało mu się otworzyć sklejone farbą okno za biurkiem, zimny, czysty powiew dotarł do zatęchłych kątów dwóch małych pomieszczeń. Unikając wszystkich płyt, wszystkich piosenek, które przenosiły go z powrotem do straszliwych, ale i upojnych lat związku z Charlotte, wybrał Toma Waitsa i puścił go głośno na małym odtwarzaczu. Myślał, że już nigdy nie zobaczy tego urządzenia, ale znalazł je na dnie jednego z pudeł przyniesionych od Charlotte. Zajął się ustawianiem przenośnego telewizora z maleńką wbudowaną antenką, a potem wpakował brudne ubrania do czarnego worka na śmieci i poszedł do oddalonej o niecały kilometr pralni samoobsługowej. Po powrocie do agencji rozwiesił koszule i bieliznę na sznurku przeciągniętym wzdłuż jednej ze ścian gabinetu, a o trzeciej obejrzał mecz Arsenalu ze Spurs. Podczas wykonywania tych wszystkich przyziemnych czynności ciągle miał wrażenie, że towarzyszy mu widmo, które nawiedzało go w miesiącach spędzonych w szpitalu. Czaiło się w zakamarkach nędznego gabinetu i ilekroć przestawał się skupiać na tym, co akurat robił, słyszał jego szept. Namawiało go, by rozmyślał nad swoim upadkiem, wiekiem, ubóstwem, zrujnowanym życiem uczuciowym, bezdomnością. Trzydzieści pięć lat szeptało. I nic, czym można by się pochwalić po latach charówki, jeśli nie liczyć kilku kartonowych pudeł i ogromnych długów. Widmo kierowało wzrok w stronę puszek z piwem kupionych w supermarkecie, w którym strajk znowu zaopatrzył się w zupki chińskie. Drwiło z niego, kiedy prasował koszulę na podłodze. Później szydziło ze zwyczaju, który sobie narzucił spalenia na ulicy, jakby dalej służył w wojsku, jakby ta nieistotna samodyscyplina. Mogła nadać formę i porządek bezkształtnej, tragicznej teraźniejszości. Zaczął więc palić przy biurku, piętrząc niedopałki w taniej blaszanej popielniczce, którą dawno temu zakosił z baru w Niemczech. Najważniejsze, że mam pracę, powtarzał sobie. Płatną pracę. Arsenal pokonał Spurs i strajk poweselał. Wyłączył telewizor i przeciwstawiając się widmu, zasiadł za biurkiem, by wrócić do pracy. Mógł swobodnie zbierać i segregować dowody wedle własnego uznania, ale nadal działał zgodnie z protokołami ustawy o postępowaniu karnym i dochodzeniach. Przekonanie, że ściga jedynie wytwór zaburzonej wyobraźni Johna Bristowa nie miało żadnego wpływu na skrupulatność i staranność, z jakimi Strike spisywał notatki zebrane w czasie rozmów z Bristołem, Wilsonem i Colovasem Jonesem. O szóstej wieczorem, kiedy wciąż pracował na wysokich obrotach, zadzwoniła jego siostra, Lucy. Była o dwa lata młodsza od strajka, ale zachowywała się tak, jakby czuła się starsza. Już we wczesnej młodości obarczyła się kredytem, statecznym mężem, trójką dzieci i uciążliwą pracą, ale wyraźnie łaknęła kolejnych obowiązków, jakby ciągle miała wrażenie, że jest za słabo zakotwiczona w rzeczywistości. Strike zawsze podejrzewał, że chciała udowodnić sobie i całemu światu, iż w niczym nie przypomina swojej postrzelonej matki, która ciągała ich oboje po kraju od szkoły do szkoły, od domu do skłotu i namiotu w pogoni za kolejną podnietą albo kolejnym mężczyzną. Z ośmiorga przyrodniego rodzeństwa, Strike dzielił dzieciństwo jedynie z Lucy. Chociaż lubił ją bardziej niż kogokolwiek innego w swoim życiu. To jednak ich stosunki często pozostawiały wiele do życzenia, obciążone dawnymi lękami i sporami. Lucy nie potrafiła ukryć, że brat ją martwił i rozczarowywał. W rezultacie strajk nie palił się do wyznania siostrze prawdy o swojej obecnej sytuacji. Gdyby miał wybierać, wolałby pogadać z którymś z kumpli. Tak, wszystko w porządku. Skłamał paląc przy otwartym oknie i patrząc na ludzi, którzy wchodzili do sklepów i wychodzili z powrotem na ulicę. Mam dwa razy więcej klientów niż zwykle. Gdzie jesteś? Słyszę samochody? W agencji. Muszę się uporać z papierkową robotą. W sobotę? Co na to, Charlotte? Y nie ma jej. Pojechała odwiedzić matkę. No jak wam się układa? Wspaniale! powiedział. Na pewno? Na pewno. Co u Grega? Przedstawiła mu krótkie streszczenie obowiązków służbowych męża, a potem znów przypuściła atak. Gillespie dalej cię męczy o spłatę? Nie. Wiesz co, Stig? Przezwisko z dzieciństwa źle wróżyło. Próbowała go zmiękczyć. Przyjrzałam się tej sprawie i myślę, że mógłbyś złożyć wniosek do British Legion o... Kurwa, Lucy, ty znowu swoje! wypalił, zanim zdążył się powstrzymać. Słucham? Pełne urazy oburzenie w jej głosie zabrzmiało aż nazbyt znajomo. Zamknął oczy. Luz, zrozum nie potrzebuje pomocy British Legion. Nie musisz unosić się dumą. Co u chłopców? W porządku. Słuchaj, Stig. Moim zdaniem to po prostu skandal, że rugby nasyła na ciebie swojego prawnika. Nigdy w życiu nie dał ci złamanego grosza, powinien to był uznać za prezent. Przecież wie, przez co przeszedłeś i ile ma. Interes się rozkręcił. Oddam mu te forsę. Uciął strajk. Na rogu kłóciła się para nastolatków. Jesteś pewny, że wszystko w porządku między Tobą i Charlotte? Czemu pojechała do matki? Myślałam, że się nie znoszą. Ostatnio jakoś się dogadują, powiedział, a nastolatka wykonała kilka gwałtownych gestów, tupnęła nogą i odeszła. Kupiłeś już pierścionek? Spytała Lucy. Chyba radziłaś, żebym najpierw rozliczył się z Gilespim. Nie masz żalu, że nie dałeś jej pierścionka? Wręcz przeciwnie, powiedział Strajk. Mówi, że go nie chce. Woli, żebym całe pieniądze włożył w interes. Naprawdę? Zdziwiła się Lucy. Chyba zawsze myślała, że dobrze jej idzie ukrywanie głębokiej niechęci do Charlotte. Zamierzasz przyjść na urodziny Jacka? A kiedy to? Stik. Wysłałam ci zaproszenie ponad tydzień temu. Przypuszczał, że Charlotte wsunęła je do jednego z pudeł, które wciąż czekały pod drzwiami na rozpakowanie, gdyż w agencji brakowało miejsca na cały dobytek strajka. Jasne, przyjdę. Powiedział, istniało niewiele rzeczy, na które miał mniejszą ochotę. Rozmowa się skończyła, a on wrócił do komputera i pracował dalej. Wkrótce skompletował notatki z rozmowy z Wilsonem i Kolowasem Jonesem, lecz ciągle czuł niedosyt. Od opuszczenia armii. To była jego pierwsza sprawa, która wymagała czegoś więcej niż obserwacji, i chyba los zesłał mu ją po to, by codziennie przypominała strajkowi, że nie ma już żadnej władzy i wpływów. Producent filmowy Freddy Bestigui, facet, który był najbliżej Luli Landry w chwili śmierci, schował się za murem anonimowych sługusów i pozostawał nieosiągalny. Poza tym Strajk wciąż czekał na spotkanie Stenzi Bestigui, choć John Bristow z przekonaniem twierdził, że zdoła ją nakłonić do rozmowy. Z lekkim poczuciem bezradności i prawie tak silną pogardą dla swojej profesji, jaką przejawiał narzeczony Robin, Strajk zwalczył dołujące przygnębienie, skupiając się na dalszych internetowych poszukiwaniach. Znalazł informację o Kirenie Kolowasie Jonesie. Szofer nie kłamał, kiedy mówił, że zagrał w odcinku The Bill, w którym wypowiedział dwa zdania. Drugi członek Gangu, Kieran Coloves Jones. Miał też agenta, na którego stronie znajdowało się małe zdjęcie Kirena wraz z krótką listą jego dokonań obejmującą epizodyczne rulki w Eastenders i Grze o życie. Zdjęcie Kirena na stronie Execars było o wiele większe. Stał na nim sam, w uniformie i czapce z daszkiem i wyglądał jak gwiazda filmowa. Najwidoczniej był najprzystojniejszym szoferem w ich szeregach. Za oknami wieczór przechodził w noc. Tom Waits mruczał i jęczał z przenośnego odtwarzacza w kącie, a Strike ścigał w cyberprzestrzeni cień Luli Landry, uzupełniając od czasu do czasu notatki zrobione podczas rozmów z Bristowem, Wilsonem i Colovasem Jonesem. Nie udało mu się znaleźć profilu Landry na Facebooku, nic też nie wskazywało na to, by kiedykolwiek była na Twitterze. Ta odmowa zaspokajania wilczego apetytu fanów na informacje o jej prywatnym życiu zainspirowała innych do wypełnienia pustki. Stworzono niezliczone strony z reprodukcjami jej zdjęć i obsesyjnymi komentarzami na temat jej życia. Nawet jeśli tylko połowa zawartych tam informacji była prawdziwa, Bristow przedstawił Strajkowi jedynie częściową i złagodzoną wersję pędu jego siostry ku autodestrukcji. Tendencji, która ujawniła się już na początku okresu dojrzewania, kiedy niespodziewanie umarł na zawał przybrany ojciec Luli, Sir Alec Bristow. Brodacz o sympatycznym wyglądzie, który stworzył własną firmę Allbreeze produkującą sprzęt elektroniczny. Po jego śmierci Lula uciekła z dwóch szkół, a z trzeciej została wyrzucona. Wszystkie były drogimi, prywatnymi placówkami. Podcięła sobie żyły i współlokatorka z internatu znalazła ją w kałuży krwi, mieszkała na ulicy, a potem policja znalazła ją w skłocie. Tajemnicza osoba prowadząca stronę lulamayinspirationforever.com twierdziła, że w tamtym okresie modelka przez jakiś czas zarabiała na życie prostytucją. Potem był pobyt w psychiatryku, do którego Lula trafiła na mocy ustawy o zdrowiu psychicznym, zamknięty oddział dla młodych ludzi z poważnymi problemami i diagnoza choroby dwubiegunowej. Niespełna rok później, gdy Lula robiła z matką zakupy w sklepie odzieżowym na Oxford Street, doszło do bajkowego spotkania z łowcą nowych twarzy pracującym dla agencji modelek. Wczesne zdjęcia Landry ukazywały szesnastolatkę o twarzy nefretetę, zdolną przekazać obiektywowi niezwykłą mieszankę światowości połączonej z bezbronnością. Miała długie, chude nogi żyrafy i biegnącą po wewnętrznej stronie lewej ręki poszarpaną bliznę, na niektórych zdjęciach mocno eksponowaną. Zapewne redaktorzy działu mody uznali ją za ciekawy dodatek do nietuzinkowej twarzy. Niebywałe piękno Luli graniczyło z absurdem, a jej urokowi, który tak wysławiano zarówno w treści zamieszczanych w prasie nekrologów, jak i na rozhisteryzowanych blogach, towarzyszyła reputacja osoby skłonnej do wybuchów złości i skrajnie impulsywnej. Prasa i opinia publiczna ją uwielbiały i uwielbiały jej nienawidzić. Jedna dziennikarka określała ją jako o dziwo miłą obdarzoną niespotykaną naiwnością. Inna nazywała ją wyrachowaną małą diwą, przebiegłą i twardą. O dziewiątej strajk poszedł do Chinatown i kupił sobie kolację. Potem wrócił do agencji, zmienił Toma Waitsa na Elbow i zaczął szukać w sieci informacji o Evanie Duffieldzie, człowieku, który jak wszyscy, łącznie z Bristolem, zgodnie uznali, nie zabił swojej dziewczyny. Zanim Kieran Colovas-Jones dał upust zawodowej zazdrości, Strike nie miał pojęcia, dlaczego Duffield był sławny. Teraz odkrył, że były chłopak Luli zyskał rozgłos dzięki udziałowi w uznanym przez krytyków niezależnym filmie. Zagrał w nim postać łudząco podobną do samego siebie, uzależnionego od heroiny muzyka, którego nauk popycha do kradzieży. Na fali świeżo zdobytej sławy swojego wokalisty, zespół Dafilda wydał dobrze przyjętą płytę i rozpadł się w atmosferze wzajemnych uszczypliwości mniej więcej wtedy, gdy Dafild poznał Lulę. Podobnie jak jego dziewczyna, Dafild był niezwykle fotogeniczny. Wychodził dobrze nawet na nieretuszowanych, robionych teleobiektywami zdjęciach, włócząc się ulicami w brudnym ubraniu, albo gdy z wściekłością rzucał się na fotoreporterów, co kilka razy mu się zdarzyło. Związek tych dwojga, okaleczonych przez życie pięknych ludzi, podziałał niczym turbodoładowanie na fascynację, jaką dotąd budzili osobno. Jedno zwiększało zainteresowanie drugim, a to z kolei obracało się przeciwko nim. Jak w jakimś perpetuum mobile. Śmierć dziewczyny Dafilda jeszcze mocniej ugruntowała jego pozycję na firmamencie, wielbionych, szkalowanych i ubóstwianych. Spowił go pewien mrok, jakiś fatalizm. Zarówno jego najzagorzalsi wielbiciele, jak i najzacieklejsi krytycy najwyraźniej czerpali przyjemność z tego, że jedną nogą w glanie był już na tamtym świecie, że jego pogrążenie się w rozpaczy i zapomnieniu wydawało się nieuniknione. A on bez skrępowania obnosił się ze swoimi słabościami. Przez kilka minut Strike wpatrywał się w kolejne, maleńkie i rozedrgane nagranie na YouTube, na którym napruty jak stodoła Daffield głosem tak trafnie sparodiowanym przez Kolowasa-Jonesa, bez końca ględził o tym, że śmierć to nic innego jak wyjście z imprezy, i w zawiły sposób dowodził, że nie ma sensu rozpaczać, jeśli trzeba opuścić imprezę, zanim się ona skończy. Według rozlicznych doniesień, w noc śmierci Luli, Duffield wyszedł z klubu tuż po swojej dziewczynie i miał na głowie maskę wilka. Strike nie potrafił w tym dostrzec niczego więcej niż świadomej próby zwrócenia na siebie uwagi. Jego zeznania na temat tego, jak spędził resztę wieczoru, nie zadowalały internetowych twórców teorii spiskowych. Ale najwidoczniej przekonały policję, że nie miał nic wspólnego z późniejszymi zajściami na Kentigern Gardens. Strike podążał abstrakcyjnym torem swoich myśli po wyboistym terenie stron serwisów informacyjnych i blogów. Tu i ówdzie natykał się na zaciekłe spekulacje, teorie na temat śmierci Landry, wymieniające zignorowane przez policję tropy, które utwierdziły Bristoła w przekonaniu, że doszło do morderstwa. Na Lula my Inspiration forever była długa lista pytań bez odpowiedzi. Punkt piąty. Kto odwołał paparacich, zanim wypadła z balkonu? Punkt dziewiąty. Dlaczego nie ujawnili się mężczyźni z zasłoniętymi twarzami, którzy o drugiej w nocy oddalali się biegiem od jej mieszkania? Gdzie oni teraz są i kim byli? I punkt trzynasty. Dlaczego w chwili śmierci Lula miała na sobie inne ubranie niż to, w którym wróciła do domu? Północ zastała strajka pijącego piwo z puszki i czytającego o wspomnianych przez Bristola pośmiertnych kontrowersjach których istnienia był w zasadzie świadomy już wcześniej, ale niezbyt go interesowały. Tydzień po tym, jak śledztwo zakończyło się stwierdzeniem samobójstwa, wybuchł skandal związany z reklamą produktów zaprojektowanych przez Guy Sommego. Przedstawiała ona dwie pozujące w brudnej uliczce modelki, które były całkiem nagie, jeśli nie liczyć torebek, apaszek i biżuterii rozmieszczonych w newralgicznych miejscach ich ciał. Landry siedziała na kuble na śmieci, Kiara Porter niedbale ułożyła się na ziemi. Obie miały przyczepione do ramion olbrzymie zaokrąglone skrzydła aniołów. Porter białe jak u łabędzia, Landry w zielonkawo-czarnym kolorze przechodzącym w połyskliwy brąz. Strike gapił się na to zdjęcie kilka minut, zastanawiając się, dlaczego twarz martwej dziewczyny tak nieodparcie przyciąga wzrok. Jak ciemno skórej modelce udało się zdominować zdjęcie. Dzięki niej scena ta, mimo niedorzeczności i pretensjonalności, stała się wiarygodna. Lula naprawdę wyglądała jak ktoś strącony z nieba za karę, za zbytnią pazerność, za to, że tak bardzo pragnęła dodatków, które kurczowo ściskała. Kiara porter, mimo całego swojego alabastrowego piękna, była dla niej najwyżej kontrapunktem. Bladość i bierność. Upodobniały ją do posągu. Projektant Guy Somme ściągnął na siebie lawinę krytyki, chwilami brutalnej, gdy postanowił wykorzystać to zdjęcie. Wiele osób uznało, że próbuje zbić kapitał na niedawnej śmierci modelki i prychało pogardliwie, gdy rzecznik Somego zapewniał w jego imieniu o głębokiej sympatii, jaką projektant darzył Landry. Twórca Lula My Inspiration Forever twierdził, że Lula chciałaby, aby wykorzystano to zdjęcie, że Guy był jej bliskim przyjacielem. Lula kochała tego człowieka jak brata i chciałaby, żeby w taki sposób złożył ostatni hołd jej pracy i urodzie. To symboliczne ujęcie pozostanie wiecznie żywe. Dzięki niemu Lula będzie trwała we wspomnieniach tych, którzy ją kochali. Strajk dopił piwo. I zastanowił się nad ostatnim wyrazem tego zdania. Nigdy nie potrafił zrozumieć tej domniemanej zażyłości odczuwanej przez fanów w stosunku do kogoś, kogo nie znali osobiście. W rozmowach ze strajkiem niektórzy ludzie nazywali jego ojca Starym Johnem i szeroko się uśmiechali, jakby chodziło o ich przyjaciela. Powtarzali wyświechtane prasowe historyjki i anegdoty, jakby sami w nich uczestniczyli. Kiedyś w pubie, w Trescotic Strike usłyszał od jakiegoś faceta, Kurwa, znam twego starego lepiej niż ty! Gość pamiętał nazwisko muzyka sesyjnego, który nagrał z deadbeatsami ich najsławniejszy album i któremu rugby, jak wszyscy wiedzieli, wybił ząb, waląc go w złości końcówką saksofonu była pierwsza w nocy. Strajk już prawie nie słyszał ciągłego stłumionego dudnienia gitary basowej dwa piętra niżej, ani sporadycznych skrzypnięć i szumów dobiegających z mieszkania na poddaszu, gdzie kierownik baru korzystał z takich luksusów jak prysznic i domowe jedzenie. Mimo zmęczenia Strajk nie był jeszcze gotów wślizgnąć się do śpiwora i dzięki dalszym internetowym poszukiwaniom udało mu się ustalić przybliżony adres Guisomego, a przy okazji odnotować niewielką odległość dzielącą Charles Street od Kentigern Gardens. Potem, jak człowiek, który po długiej zmianie w pracy automatycznie kieruje kroki do miejscowego pubu, wpisał na pasku adresowym www.ars.co.uk. Nie wchodził na wojskowy serwis plotkarski, odkąd wiele miesięcy temu Charlotte przyłapała go na czytaniu tych stron, i zareagowała tak, jak mogłyby zareagować inne kobiety na widok partnera, oglądającego internetową pornografię. Wybuchła kłótnia o coś, co Charlotte odebrała jako jego tęsknotę za dawnym życiem, połączoną z niezadowoleniem z obecnego. Strona przedstawiała wojskowy sposób myślenia w całej okazałości, opisany językiem, którym on także biegle się posługiwał. Były tam akronimy, które znał na pamięć, dowcipy niezrozumiałe dla ludzi z ze zewnątrz. Najróżniejsze bolączki życia w kamaszach. Od ojca skarżącego się na nękanie syna w szkole na Cyprze, po obelgi pod adresem premiera po jego wystąpieniu przed komisją Chilkota. Strike przesuwał się od postu do postu i co chwila parskał śmiechem, lecz przez cały czas miał świadomość, że słabnie jego obrona przed widmem, którego oddech znów czuł na karku. Kiedyś to był jego świat. I strajk czuł się w nim szczęśliwy. Mimo wszystkich uciążliwości i trudów wojskowego życia, mimo że opuścił armię krótszy o pół nogi, nie żałował ani jednego dnia poświęconego służbie. A jednak nie należał do tych ludzi, nawet kiedy był wśród nich. Służył jako żółw. Potem zamienił mundur na garnitur, ale u przeciętnego rekruta cały czas budził mniej więcej taki sam strach i taką samą niechęć. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał do czynienia z wydziałem do spraw specjalnych, mów bez komentarza. Żądam adwokata. Wystarczy też zwykłe dziękuję panom za uwagę. Strike jeszcze raz parsknął śmiechem, a potem gwałtownie zamknął stronę i wyłączył komputer. Był taki zmęczony, że odczepienie protezy zajęło mu dwa razy więcej czasu niż zwykle. W piękny niedzielny poranek, strajk znowu poszedł do Julu, żeby wziąć prysznic. Również tym razem, dzięki nadęciu się i wykrzywieniu twarzy w grymas, który studentom przychodzi naturalnie, przybrał wystarczająco groźny wygląd, by uniknąć pytań, i ze wzrokiem wbitym w podłogę przemaszerował obok recepcji. Snuł się w pobliżu szatni, czekając na spokojny moment gdyż nie chciał brać prysznica w obecności przebierających się studentów. Sztuczna noga była na tyle charakterystyczna, że mógł zostać zapamiętany. Czysty i ogolony pojechał metrem do Hammersmith Broadway i rozkoszował się nieśmiałymi promieniami słońca przebijającymi przez przeszklony pasaż handlowy, którym wyszedł na ulicę. W oddali sklepy przy King Street pękały w szwach, zupełnie jakby była sobota. Był niedaleko tętniącego życiem i z gruntu bezdusznego centrum handlowego, ale wiedział, że od sennego, rustykalnego odcinka nabrzeża Tamizy dzieli go niespełna dziesięciominutowy spacer. Kiedy tak szedł w ulicznym gwarze, przypomniał sobie niedzielę w Kornwali z czasów dzieciństwa. Zamykano wtedy wszystko oprócz kościoła i plaży. W tamtych latach niedziela miała szczególny smak, rezonująca, Rozszeptana cisza, pobrzękiwanie porcelany i zapach sosu mięsnego, telewizja nudna jak pusta główna ulica i nieustanny szum fal, gdy razem z Lucy biegli na kamienistą plażę, zadowalając się najprostszymi atrakcjami. Kiedyś usłyszał od matki: Jeśli John ma rację i skończę w piekle, to czeka mnie wieczna niedziela w przeklętym St. Mous. Oddalając się od centrum handlowego Kutamizie, Strike zadzwonił do swojego klienta. John Bristow. John, przepraszam, że zawracam ci głowę w czasie weekendu. Cormoran, powiedział Bristow, od razu przyjaźniej. To żaden kłopot, naprawdę żaden kłopot. Jak ci poszło z Wilsonem? Bardzo dobrze. Okazał się bardzo przydatny. dzięki. Chciałem spytać, czy mógłbyś mi pomóc znaleźć przyjaciółkę Luli? Chodzi o dziewczynę, którą poznała w czasie terapii. Ma imię zaczynające się od R, podobne do Rachel albo Raquel, i przed śmiercią Luli mieszkała w schronisku świętego Elma w Hammersmith. Mówi ci to coś? Na chwilę zapadła cisza. Kiedy Bristol znowu się odezwał, pobrzmiewające w jego głosie rozczarowanie graniczyło z rozdrażnieniem. O czym miałby z nią rozmawiać? Ten z jej zdecydowanie twierdzi, że głos, który słyszała na górze, należał do mężczyzny. Ta dziewczyna nie interesuje mnie jako podejrzana, ale jako świadek. Zaraz po spotkaniu z tobą u matki, Lula była umówiona z tą przyjaciółką w sklepie o nazwie Waszty. No tak, wiem. Ustalili to w czasie śledztwa, ale. oczywiście znasz się na swojej robocie, tylko że. Naprawdę nie wiem, skąd ta dziewczyna miałaby wiedzieć, co zaszło tamtej nocy. Słuchaj, Kormoran, zaczekaj chwilę. Przyjechałem do matki i nie jestem tu sam. Poszukam spokojniejszego miejsca. Strike usłyszał dźwięki towarzyszące przemieszczaniu się, stłumione przepraszam i po chwili w słuchawce znowu zabrzmiał głos Bristola. Przepraszam, nie chciałem o tym rozmawiać przy pielęgniarce. Kiedy zadzwoniłeś, myślałem, że znowu ktoś chce mi powiedzieć o Dafildzie. Od rana wydzwaniają do mnie znajomi. W jakiej sprawie? No, widzę, że nie czytasz News of the World. Tam jest wszystko, razem ze zdjęciami. Wczoraj Daffield, ni stąd ni zowąd zjawił się u mojej matki. Przed domem stali paparazzi, narobili mnóstwo kłopotu i zdenerwowali sąsiadów. Byłem akurat z Alison, bo inaczej na pewno bym go nie wpuścił. Czego chciał? No, dobre pytanie. Mój wujek Tony myśli, że pieniędzy, ale według Tony'ego ludziom zazwyczaj chodzi o pieniądze. W każdym razie jestem jej pełnomocnikiem, więc w tym zakresie nic nie ugrał. Bóg jeden wie po co przyszedł. Szczęście w nieszczęściu, że mama chyba nie zdawała sobie sprawy, z kim ma do czynienia. Jest na bardzo silnych środkach przeciwbólowych. Skąd prasa wiedziała, że się zjawi? To też doskonałe pytanie powiedział Bristol. Tony uważa, że Dafil sam zadzwonił do gazet. Jak się czuje Twoja matka? Niedobrze. Bardzo niedobrze. Mówią, że może wytrzymać kilka tygodni, albo. albo w każdej chwili powinniśmy się spodziewać najgorszego. Przykro mi to słyszeć, powiedział strajk. Mówił głośniej, bo właśnie przechodził pod wiaduktem, po którym jechały samochody. No dobrze, jeśli przypadkiem sobie przypomnisz, jak się nazywa przyjaciółka, z którą lula umówiła się w Waszt. Wybacz, ale nadal nie rozumiem, czemu tak się nią interesujesz. Lula poprosiła tę dziewczynę, żeby przyjechała do Notting Hill aż z Hammersmith. Spędziła z nią 15 minut, a potem się rozstały. Dlaczego tylko 15 minut? Po co komu takie krótkie spotkanie? Pokłóciły się? Wszystkie nietypowe zdarzenia towarzyszące nagłej śmierci mogą mieć znaczenie. Rozumiem, odparł z wahaniem Bristol, ale. No cóż, w wypadku Luli takie zachowanie właściwie nie było niczym niezwykłym. Już ci mówiłem, że potrafiła być trochę, trochę samolubna. Pewnie uznała, że nawet tak krótkie spotkanie uszczęśliwi tę dziewczynę, to byłoby w jej stylu. Widzisz, ona często przeżywała chwilową fascynację, różnymi osobami, a potem je porzucała. Rozczarowanie Bristol'a, obraną przez strajka drogą, było tak wyraźne, że detektyw zdecydował się na dyplomatyczne posunięcie i podjął zawalowaną próbę uzasadnienia olbrzymiego honorarium, które płacił mu klient. Chciałem cię jeszcze zawiadomić, że jutro wieczorem spotkam się z jednym z policjantów z Wydziału Kryminalnego, którzy prowadzili tę sprawę. Nazywa się Eric Wardle. Mam nadzieję, że uda mi się zdobyć policyjną kartotekę. Fantastycznie, Bristol był chyba pod wrażeniem. Sprawnie ci poszło. No tak, wiesz, mam kontakty w policji. Więc uda ci się wyjaśnić sprawę biegacza. Przeczytałeś moje notatki? Tak, bardzo mi się przydały, powiedział Strike. — Próbuję umówić cię w tym tygodniu na lunch z Tenzi Bestigui, żebyś mógł z nią porozmawiać i osobiście usłyszeć jej zeznania. Zawiadomię twoją sekretarkę, dobrze? Świetnie. Strike zakończył rozmowę i pomyślał, że przynajmniej znalazł podstawę dla przyjęcia zbędnej sekretarki na którą nie było go stać. Stworzył wrażenie profesjonalizmu. Okazało się, że schronisko Świętego Elma stoi tuż za hałaśliwym wiaduktem z betonu. Było zwyczajnym, niekształtnym i współczesnym kuzynem domu Luli w Mayfair. Czerwona cegła, skromniejsze, przybrudzone białe okładziny Brak kamiennych schodów, brak ogródka, brak eleganckich sąsiadów, ale za to obdrapane drzwi wychodzące bezpośrednio na ulicę, złażąca z parapetów farba i atmosfera beznadziei. Utylitarny nowoczesny świat próbował się przedrzeć dalej, ale w końcu przycupnął żałośnie w miejscu, do którego zupełnie nie pasował, zaledwie dwadzieścia metrów od wiaduktu, także okna na górze wychodziły wprost na betonowe bariery i jadące bez końca samochody. Wielki srebrny domofon przy drzwiach i koszmarnie brzydka czarna kamera z kablami dyndającymi w drucianej klatce pod nadprożem nadawały całości charakterystyczny instytucjonalny posmak. Wychudzona dziewczyna z opryszczką w kąciku ust stała przed wejściem i paliła papierosa. Miała na sobie brudny męski pulower, w którym mogłaby się utopić. Opierała się o mur i tempo wpatrywała w centrum handlowe oddalone zaledwie o pięć minut spacerem, a kiedy strajk wcisnął przycisk domofonu, zmierzyła go spojrzeniem osoby pochłoniętej intensywnymi kalkulacjami. Najwyraźniej oceniała jego możliwości. Tuż za drzwiami zaczynał się mały, zatęchły i brudny hol, obity obskurną boazerią. Po prawej i lewej były zamknięte przeszklone drzwi, za którymi zauważył opustoszały korytarz i przygnębiające pomieszczenie z zasłanym ulotkami stolikiem, starą tarczą do gry wrzutki i ścianą obficie upstrzoną dziurami. Na wprost mieściła się osłonięta metalową kratą recepcja przypominająca kiosk. Kobieta za kontuarem żyła gumę i czytała gazetę. Kiedy Strike spytał, czy może porozmawiać z dziewczyną o imieniu podobnym do Rachel, która przyjaźniła się z Lulą Landry, recepcjonistka zareagowała podejrzliwie i wrogo. Dziennikarz? Nie, przyjaciel przyjaciela. No to powinien pan wiedzieć, jak ona ma na imię? Rachel, Rachel, jakoś tak. Do kiosku wszedł łysiający mężczyzna i stanął za podejrzliwą kobietą. Jestem prywatnym detektywem, wyjaśnił strajk podniesionym głosem i łysy przyjrzał mu się z zaciekawieniem. Oto moja wizytówka. Zatrudnił mnie brat Luli Landry i muszę porozmawiać z. Ech, szukasz Rochelle! wtrącił się łysy, podchodząc do kraty. Nie ma jej tu koleś, wyprowadziła się. Koleżanka Łysego, przejawiając lekkie poirytowanie w związku z jego gotowością do rozmowy ze Strajkiem, ustąpiła miejsca za kontuarem i zniknęła z pola widzenia. — Kiedy? — A będzie już kilka tygodni. Może nawet ze dwa miesiące. — Dokąd mogła pójść? — Nie mam pojęcia, stary. Pewnie znowu śpi na ulicy. Zjawiała się i znikała ładnych parę razy. Trudny charakter. Problemy psychiczne... Ale zaczekaj, może carrie Ann coś wie. carrie hej, Ej, carrie Ann! Trupio blada młoda dziewczyna ze strupem na ustach weszła do budynku mrużąc oczy. Co? Widziałaś Rochelle? Tę pieprzoną sukę? A niby czemu miałabym ją widzieć? Więc nie widziałaś? Dopytywał łysy. Nie. Masz szluga? Strike poczęstował ją papierosem, którego wsunęła sobie za ucho. Gdzieś się tu kręci, podobno Janinią spotkała, powiedziała Kerrien. Że niby ma jakieś mieszkanie, albo coś, pieprzona, fałszywa suka, i że niby Lula Landry wszystko jej zostawiła, jasne. A po co ci Rochelle? spytała strajka i od razu było widać, że jest ciekawa, czy w związku z tym da się z niego wycisnąć trochę forsy i czy przypadkiem nie nadałaby się zamiast Rochelle. Po prostu mam kilka pytań. O co? O lule Landry. Aaaa, powiedziała Kerien i w jej kalkulujących oczach pojawił się błysk. Aż tak, to one się kurwa nie kumplowały. Nie wiesz we wszystko, co pieprzy Rochelle, fałszywa suka. Czemu fałszywa? spytał Strike. Bo ciągle kurwa kłamała, pewnie zakosiła połowę tego, co niby dostała od Landry. Nie przesadzaj, Kerrien. wtrącił delikatnie łysy za kontuarem. One naprawdę się przyjaźniły, zapewnił Strajka. Landry przyjeżdżała po nią samochodem. To wywoływało, dodał zerkając w stronę Kerrien, pewne... napięcia. Jakie kurwa napięcia? Na pewno nie z mojej strony, warknęła Kerrien. Jak dla mnie Landry była pieprzoną, nadętą suką i wcale tak dobrze nie wyglądała. Roże wspominała, że ma ciotkę w Kilburn, powiedział łysy. Ale się nie lubią zaznaczyła dziewczyna. Czy mogę dostać nazwisko albo adres tej kobiety? Spytał strajk, lecz obydwoje przecząco pokręcili głowami. Jak ma na nazwisko ta Rochelle? Nie wiem. A ty, Carrian? Przeważnie znamy ludzi tylko po imieniu, wyjaśnił strajkowi. Niewiele więcej można było z nich wyciągnąć. Rochelle wyprowadziła się ze schroniska ponad dwa miesiące temu. Łysy wiedział tylko tyle, że przez jakiś czas chodziła do poradni w szpitalu Świętego Tomasza, ale nie miał pojęcia, czy jeszcze się tam pojawia. Miała epizody psychotyczne, bierze mnóstwo leków. Gówno ją obeszło, że Lula umarła, odezwała się nagle Kerrien Miała to głęboko w dupie! Obaj mężczyźni spojrzeli na nią. Wzruszyła ramionami jak ktoś, kto po prostu powiedział bolesną prawdę. Słuchajcie, jeśli Roszel znowu się tu zjawi, dajcie jej moje namiary i poproście, żeby zadzwoniła. Strike podał im obojgu wizytówki, które zaczęli z zaciekawieniem oglądać. Odwróciwszy w ten sposób ich uwagę, zręcznie wyszarpnął przez małą szparę na dole kraty egzemplarz News of the World Czytany wcześniej przez kobietę żującą gumę i ukrył go pod pachą, potem wesoło się pożegnał i wyszedł Było ciepłe wiosenne popołudnie Strike ruszył w stronę Hammersmith Bridge, bladozielona farba i złocone zdobienia mostu malowniczo połyskiwały w słońcu Samotny łabędź unosił się na wodach tamizy przy przeciwległym brzegu Biura i sklepy wydawały się oddalone o setki kilometrów Strike skręcił w prawo i ruszył deptakiem wzdłuż rzeki i rzędu niskich, szeregowych budynków gdzie niegdzie wyposażonych w balkon albo porośniętych wisterią W Blue Anchor kupił sobie kufel piwa i usiadł na zewnątrz na zwróconej w stronę wody drewnianej ławce Plecami do szafirowo-białej fasady Zapalił papierosa i otworzył gazetę na czwartej stronie, gdzie nad kolorowym zdjęciem Ewana Dafilda pochylona głowa, ogromny bukiet białych kwiatów w dłoni, łopoczące poły czarnego płaszcza widniał nagłówek: Dafild odwiedza umierającą matkę Luli. Historia była nijaka, w zasadzie okazała się jedynie rozbudowanym podpisem pod zdjęciem. Eyeliner i łopoczący szynel oraz lekko udręczona półprzytomna mina przywodziły na myśl Dafilda idącego na pogrzeb swojej zmarłej dziewczyny. W krótkim tekście pod zdjęciem nazwano go z aktorem i muzykiem Evanem Dafieldem. W kieszeni strajka zawibrowała komórka. Wyjął ją i zobaczył, że dostał SMS-a z nieznanego numeru. News of the World, strona czwarta. Evan Dafield. Robin. Uśmiechnął się do małego wyświetlacza, a potem wsunął komórkę z powrotem do kieszeni. Słońce grzało go w głowę i ramiona, mewy wrzeszczały, krążąc w powietrzu, i strajk z miłą świadomością, że nigdzie się nie spieszy i nikt na niego nie czeka, postanowił posiedzieć na ławce, w słońcu i przeczytać gazetę od deski do deski. Robin stała, kołysząc się razem z resztą stłoczonych pasażerów, jechała na północ linią Bakerloo. Wszyscy mieli napięte i smętne miny, stosowne do poniedziałkowego poranka. Poczuła, że w kieszeni płaszcza wibruje jej telefon, wydobyła go z trudem, wbijając łokieć w nieokreśloną miękką część ciała stojącego obok i ubranego w garnitur mężczyzny, któremu cuchnęło z ust. Kiedy zobaczyła, że wiadomość jest od strajka, na chwilę poczuła podekscytowanie, prawie tak wielkie jak wczoraj na widok zdjęcia Dafilda w gazecie. Potem przesunęła tekst na wyświetlaczu i przeczytała: Nie ma mnie. Klucz za spłuczką. Strajk. Nie włożyła telefonu z powrotem do kieszeni i dalej ściskała go w dłoni. Gdy klekoczący wagon sunął ciemnymi tunelami, starała się nie wdychać cuchnących wyziewów kluchowatego mężczyzny. Była rozgoryczona. Poprzedniego dnia zjedli z Matthew lunch w towarzystwie jego dwóch przyjaciół z uniwersytetu. Poszli do Windmill on the Common, ulubionego baru Matthew. Na widok zdjęcia Evana Dafilda w leżącym na stoliku obok otwartym egzemplarzu News of the World przejęta Robin przeprosiła towarzystwo w samym środku jednej z opowieści Matthew i wybiegła z baru, żeby napisać smsa do strajka. Później Matthew powiedział, że zachowała się niekulturalnie, a co gorsza, nie wyjaśniła o co chodzi i wolała niedorzeczną atmosferę tajemniczości. Robin mocno chwyciła pasek dla pasażerów, aby utrzymać równowagę, a gdy pociąg zwolnił i sąsiad ciężko na nią naparł, poczuła jeszcze większe rozgoryczenie i zaczęła mieć żal do obu mężczyzn Matthew i strajka, a przede wszystkim do detektywa, którego najwidoczniej nie obchodziły nietypowe poczynania byłego chłopaka Luli Landry. Uliczny chaos i gruzy w drodze na Denmark Street, konieczność wydobycia klucza z zaspłuczki i kolejna bezowocna rozmowa z wyniosłą dziewczyną z biura Frediego Bastigiego, do reszty popsuły jej humor. Tymczasem strajk, choć nie miał o tym pojęcia, właśnie mijał miejsce, w którym rozegrały się najbardziej romantyczne chwile w życiu Robin. Tego ranka, gdy wyszedł od strony kościoła świętego Jakuba i skierował się ku Glasshouse Street, na schodach pod pomnikiem Erosa roiło się od włoskich nastolatków. Wejście do klubu Barak, który tak bardzo spodobał się Dibiemu Makowi, że raper spędził w nim kilka godzin tuż po wyjściu z samolotu z Los Angeles, dzielił od Piccadilly Circus zaledwie krótki spacer. Fasada wyglądała jak zrobiona z betonu a nazwę wyeksponowano ułożonymi pionowo leśniącymi czarnymi literami. Klub zajmował cztery kondygnacje. Tak jak strajk przypuszczał, nad drzwiami tkwiły kamery monitoringu o zasięgu, który według jego oceny obejmował większość ulicy. Okrążył budynek, zauważył wyjścia ewakuacyjne i narysował sobie schemat okolicy. Po drugiej długiej sesji w internecie poprzedniego wieczoru Strike uznał, że posiadł gruntowną wiedzę na temat zainteresowania Lulą Landry, które publicznie deklarował D.B. Mac. Raper wspomniał o modelce w tekstach trzech kawałków na dwóch osobnych płytach. Poza tym mówił w wywiadach, że Lula jest jego ideałem kobiety i bratnią duszą. Trudno było ocenić, jak poważnie należy traktować te słowa. W wypadku wszystkich drukowanych wywiadów należało brać poprawkę, po pierwsze, na cierpkie i pokrętne poczucie humoru rapera, i po drugie, na zabarwiony strachem podziw, jaki najwyraźniej budził u wszystkich dziennikarzy. Mack Niegdyś członek gangu skazany na więzienie za wykroczenia z użyciem broni i narkotyków w jego rodzinnym Los Angeles, był teraz multimilionerem, który oprócz tego, że robił karierę muzyczną, prowadził kilka lukratywnych firm. Prasa bez wątpienia była podekscytowana, jak powiedziałaby Robin, gdy wyszło na jaw, że wytwórnia płytowa Maka wynajęła mu apartament pod mieszkaniem Luli. Zaciekle spekulowano, co może się zdarzyć, kiedy D.B. Mack znajdzie się zaledwie jedno piętro od rzekomej kobiety swoich marzeń. I jak ten nowy czynnik zakłócający wpłynie na niestabilny związek Landry z Dafieldem. Te wszystkie potencjalne scenariusze hojnie okraszano z komentarzami przyjaciół obu stron. Już do niej dzwonił i zaprosił ją na kolację. Zaraz po przylocie Maka do Londynu, Lula szykuje dla niego imprezkę w swoim mieszkaniu. Spekulacje prawie całkiem przysłoniły lawinę komentarzy rozmaitych oburzonych felietonistów, zwracających uwagę na to, że do kraju przybywa człowiek dwukrotnie skazany wyrokiem sądowym. I, jak twierdzili, gloryfikujący w utworach swoją kryminalną przeszłość. Gdy strajk uznał, że ulice wokół Barak nie mają mu już nic więcej do powiedzenia, ruszył dalej, zwracając uwagę na żółte linie na krawężnikach, ograniczenia dotyczące parkowania w piątek wieczorem i na pobliskie budynki, które też wyposażono w monitoring. Zebrawszy te wszystkie spostrzeżenia, uznał, że zasłużył na wrzucenie w koszty herbaty i bułki z bekonem, którymi uraczył się w małej kawiarence, czytając porzucony egzemplarz Daily Mail. Kiedy strajk zaczynał drugi kubek herbaty i był w połowie złośliwego opisu gafy premiera, który, nie zdając sobie sprawy, że nadal ma włączony mikrofon, nazwał pewną starszą wyborczynię bigotką, zadzwoniła komórka. Tydzień temu strike przełączał swoją niechcianą pracownicę tymczasową do poczty głosowej. Dzisiaj odebrał. — Cześć, Robin. Jak leci? — W porządku. Dzwonię, żeby przekazać panu wiadomości. — Mów — powiedział strike, wyjmując długopis. Właśnie dzwoniła Alison Craswell, sekretarka Johna Bristowa. Zarezerwowała w Cipriani stolik na jutro na pierwszą, żeby mógł pan poznać Tenzi Bestigui. — Wspaniale! Jeszcze raz dzwoniłam do wytwórni filmowej Frediego Bestigbiego. Zaczynają się denerwować, mówią, że jest w Los Angeles. Znowu zostawiłam w pana imieniu prośbę o kontakt. Dobrze. I ponownie dzwonił Peter Gillespie. Uh -huh. mruknął Strike. Mówił, że to pilne i prosił, żeby jak najszybciej pan do niego odzwonił. Stajk miał ochotę powiedzieć, żeby sama odzwoniła do Gillespiego i kazała mu się odpierdolić. E, dobra, oddzwonię. Słuchaj, mogłabyś mi przesłać SMS-em adres klubu nocnego Uzi? Jasne. I poszukać numeru gościa, który nazywa się Guy Sommet. To projektant. Wymawia się Guy, powiedziała Robin. Co? Jego imię wymawia się z francuska. Gi. — A, no dobra, więc czy mogłabyś mi znaleźć jego numer? — Oczywiście — powiedziała Robin. E, — Zadzwoń do niego i spytaj, czy zechciałby ze mną porozmawiać. Wyjaśnij, kim jestem i kto mnie zatrudnił. — Dobrze. Strajk zauważył, że Robin mówi oschłym tonem. Po paru sekundach domyślił się, dlaczego. E, — Przy okazji, dzięki za wczorajszego SMS-a — powiedział Przepraszam, że nie odpisałem. Dziwnie by wyglądało, gdybym zaczął SMS-ować tam, gdzie akurat byłem. A, gdybyś mogła też zadzwonić do Nigela Clemenza, agenta Dafielda i poprosić o spotkanie, byłoby wspaniale. Jej wrogość natychmiast zniknęła, tak jak chciał. Gdy znowu się odezwała, mówiła znacznie cieplejszym tonem, który niemal graniczył z entuzjazmem. Ale Dafield nie mógł tego zrobić, prawda? Ma żelazne alibi. No cóż, zobaczymy, powiedział strajk, starając się, żeby to zabrzmiało złowieszczo. Słuchaj, Robin, jeśli przyjdzie jeszcze jeden list z pogróżkami, zazwyczaj przychodzą w poniedziałek. Tak? podchwyciła skwapliwie. E, dołącz go do poprzednich dokończył. Nie był pewny. To chyba niemożliwe, przecież Robin wydawała się taka kulturalna, ale miał wrażenie, że zanim się rozłączył, usłyszał niewyraźne: no to szansie. Reszta dnia upłynęła mu na nużących, ale niezbędnych pracach przygotowawczych. Kiedy Robin przysłała adres, obejrzał drugi klub nocny tego dnia, tym razem w South Kensington. Uzi okazało się zupełnie inne niż barak. Jego dyskretne wejście mogłoby uchodzić za drzwi eleganckiego prywatnego domu. Tam także zainstalowano kamery. Potem strajk pojechał autobusem na Charles Street, gdzie był tego prawie pewny mieszkał Guy Somme i pokonał piechotą odcinek, który uznał za najkrótszą drogę z domu projektanta do mieszkania Landry. Późnym popołudniem znowu poczuł silny ból w nodze, więc zatrzymał się na odpoczynek i kolejne kanapki, a potem ruszył do Feathers niedaleko Scotland Yardu, gdzie miał się spotkać z Ericiem Wardlem. Feders też należał do pubów w wiktoriańskim stylu. Olbrzymie okna sięgały prawie od podłogi do sufitu i wychodziły na wielki, szary budynek z lat dwudziestych ozdobiony rzeźbami Jacoba Epsteina. Najbliższa z nich tkwiła nad drzwiami i gapiła się w okna pubu. Groźne, siedzące bóstwo obejmował jego maleńki syn, który dziwacznie wyginał ciało, pokazując genitalia. Nadgryziona zębem czasu rzeźba już nie szokowała. Automaty Feathers pobrzękiwały, podzwaniały i migały światełkami w barwach podstawowych. Zawieszone na ścianach i otoczone pikowaną skórą telewizory plazmowe pokazywały bez dźwięku mecz West Bromwich Albion z Chelsea, a w ukrytych głośnikach dudniła i jęczała Amy Winehouse. Nazwy piw namalowano na kremowej ścianie nad długim barem umieszczonym naprzeciwko prowadzących na piętro szerokich krętych schodów z ciemnego drewna z lśniącymi mosiężnymi poręczami. Strike musiał zaczekać, aż go obsłużą, więc miał czas, żeby się rozejrzeć. W pubie było pełno mężczyzn, w większości ostrzyżonych na jeża, ale wokół wysokiego stolika stały trzy dziewczyny z mandarynkową opalenizną. Co chwila odrzucały do tyłu zbyt mocno rozjaśnione i wyprostowane prostownicą włosy, miały na sobie krótkie, obcisłe i błyszczące sukienki, i przestępowały z nogi na nogę, chwiejąc się na wysokich obcasach. Udawały, że nie wiedzą, iż jedyny samotny klient, przystojny mężczyzna o chłopięcym wyglądzie, ubrany w skórzaną kurtkę i siedzący na wysokim stołku barowym obok pobliskiego okna, przygląda im się prawnym okiem. Strike kupił kufel dumbara i podszedł do tego znawcy kobiecych wdzięków. Cormorant Strike Przedstawił się, stając przy stoliku. Wardle miał włosy, jakich strajk zazdrościł innym mężczyznom. Nikomu nie przyszłoby na myśl, przezwać Wardla łonogłowem. Domyśliłem się, że to ty powiedział policjant, ściskając mu dłoń. Anstis mówił, że kawał z ciebie faceta strajk przysunął stołek barowy No to co dla mnie masz spytał bez wstępów Wardle. W ubiegłym miesiącu niedaleko Ealing Broadway zadźgano pewnego gościa. Nazywał się Liam Yates, był policyjnym informatorem, prawda? Tak, dostał nożem szyję, ale wiemy, kto to zrobił. Odparł Wardle, prychając z pogardą. Podobnie jak połowa mentów w Londynie. Jeśli to ma być ta twoja informacja, ale nie wiecie, gdzie go znaleźć, prawda? Rzucając szybkie spojrzenie w stronę dziewczyn, które uparcie udawały, że tego nie widzą, Wardle wysunął notes z kieszeni. — Mów. W Bedbusters przy Hackney Road pracuje dziewczyna, która nazywa się Shona Holland. Wynajmuje mieszkanie dwie przecznice dalej. Właśnie ma u siebie nieproszonego gościa, Breta Ferneya, który kiedyś tłukł jej siostrę. Najwidoczniej takim kolesiom jak on nie odmawia się przysługi. – Masz dokładny adres? – spytał Wardle, który za wzięcie notował. – Właśnie ci podałem nazwisko najemcy i połowę kodu pocztowego. Może spróbujesz się pobawić, detektywa? – I mówiłeś, że skąd o tym wiesz? – spytał Wardle, nadal pospiesznie basgrząc w opartym na kolanie notesie. – Nie mówiłem – odparł ze spokojem Strike, sącząc piwo. – Ma się ciekawych przyjaciół, co? Bardzo ciekawych, a teraz działając w duchu wymiany, Wardle się roześmiał i schował notes do kieszeni. Przecież mogłeś mi naopowiadać jakiś śpieprzony wzór. Nie naopowiadałem. Graj fair, Wardle. Policjant przez chwilę mierzył strajka wzrokiem, wyraźnie rozdarty między rozbawieniem i podejrzliwością. No, to czego potrzebujesz? mówiłem ci przez telefon poufnych informacji o Luli Landry. — Nie czytasz gazet? — powiedziałem. — Poufnych. Mój klient uważa, że doszło do przestępstwa. Twarz Wardla stężała. — Zwąchaliśmy mi się z tabloidem, co? — Nie — powiedział Strike. — Z jej bratem. — Z Johnem Bristowem! Wardle pociągnął duży łyk, skupiając spojrzenie na udach najbliżej stojącej dziewczyny. W jego obrączce odbiły się czerwone światełka flipera. Ciągle ma obsesję na punkcie nagrania z monitoringu. Wspomniał o nim, przyznał Strike. Próbowaliśmy namierzyć tych dwóch czarnych gości, powiedział Wardle. Opublikowaliśmy apel. Nikt się nie zgłosił. Nic dziwnego. Mniej więcej w czasie, kiedy tam byli, włączył się alarm w samochodzie. Może próbowali się dostać do środka? Maserati. Bardzo gustowny wóz. Myślisz, że to byli złodzieje samochodów? Nie twierdzę, że zjawili się tam po to, żeby kraść samochody. Może skorzystali z nadarzającej się okazji. Co za wał zostawił Maserati na ulicy. Ale dochodziła druga w nocy, temperatura spadła poniżej zera i nie potrafię znaleźć wielu niewinnych powodów, dla których dwaj goście postanowili się spotkać właśnie o tej porze na ulicy w Mayfair, gdzie, jak udało nam się ustalić, żaden z nich nie mieszka. Nie wiadomo skąd przyszli, albo dokąd potem uciekli. Jesteśmy pewni, że ten, który szedł w stronę mieszkania Landry tuż przed jej śmiercią i na którego punkcie Bristol ma obsesję, wysiadł z autobusu numer 38 na Wilton Street 15 po 11. Nie wiadomo, co robił, zanim półtorej godziny później minął kamerę na końcu Bellamy Road. Jakieś 10 minut po śmierci Landry znów widać go na nagraniu. Pędził po Bellamy Road i najprawdopodobniej skręcił w Weldon Street. 20 minut później kamera na Theobald's Road zarejestrowała faceta mniej więcej odpowiadającego rysopisowi wysokiego czarnego w kapturze na głowie i z twarzą zasłoniętą szalikiem. Musiał szybko biec, skoro dotarł do Theobald's Road w 20 minut, zauważył Strike. To niedaleko Clarkenwell. Prawda? Jakieś 3-4 km, a na chodniku był lód. No tak, to mógł być ktoś inny. Nagranie było gównianej jakości. Bristol uznał, że zasłonięta twarz jest bardzo podejrzana. Ale tamtej nocy temperatura spadła do 10 stopni poniżej zera i sam poszedłem do pracy w kominiarce. W każdym razie, bez względu na to, czy gość rzeczywiście był na Theobald's Road, nie zgłosił się nikt, kto by go rozpoznał. A ten drugi? Pokonał biegiem mniej więcej 200 metrów w Halliwell Street. Nie mam pojęcia, dokąd uciekł. A skąd przyszedł? Puh, mógł przyjść zewsząd. Nie widać go na żadnym innym nagraniu. A podobno mamy w Londynie 10 tysięcy kamer przemysłowych. No, ale jeszcze nie wszędzie. Kamery nie są e, rozwiązaniem naszych problemów, chyba że ktoś je serwisuje. Ta na Garyman Street była wyłączona, a na Middlefield Road i na Hartley Street nie ma ani jednej. E, jesteś taki jak wszyscy strajk. Chcesz swobód obywatelskich, kiedy mówisz swojej pani, że jesteś w pracy, a naprawdę idziesz na striptease, ale kiedy ktoś próbuje sforsować okno w twojej łazience, domagasz się 24-godzinnego nadzoru. Nie można mieć jednego i drugiego. Nie jestem ani za jednym, ani za drugim, powiedział Strike. Po prostu pytam, co wiesz o drugim biegaczu? Zakutany po same oczy, tak jak jego kumpel widać tylko ręce. Gdybym był na jego miejscu i miałbym nieczyste sumienie w związku z Maserati, zaszyłbym się w barze i poimprezował. Niedaleko Hollywood Street jest takie miejsce. Nazywa się Bojo's. Mógł tam wejść i wmierzać się w tłum ludzi. Sprawdziliśmy, dodał Wardle, ubiegając pytania Strajka. Nikt nie rozpoznał faceta z nagrania. Przez chwilę pili w milczeniu. Nawet gdybyśmy znaleźli tych dwóch, podjął Wardle, Odstawiając kufel, moglibyśmy z nich wyciągnąć najwyżej to, że widzieli, jak Landry skacze. W jej mieszkaniu nie było żadnego obcego DNA. Nie odwiedził jej nikt, kogo nie powinno tam być. Bristol nie kieruje się tylko nagraniami z monitoringu, powiedział Strike. Rozmawiał też z Tenzi Bestigui. Nie wspominaj mi o pieprzonej Tenzi Bestigui, zdenerwował się Wardu. Będę musiał, bo według mojego klienta ona mówi prawdę. Jeszcze jej się nie znudziło? Coś ci powiem, o panie Bestiguje, dobra? Śmiało, odparł strajk, trzymając kufel ustawiony na wysokości klatki piersiowej. Ja i Carver dotarliśmy na miejsce mniej więcej dwadzieścia dwadzieścia pięć minut po tym, jak Landry uderzyła w asfalt. Mundurowi już tam byli. Tenzy Bestigui wpadła w histerię, bełkotała, trzęsła się i krzyczała, że w budynku jest morderca. Mówiła, że koło drugiej wstała z łóżka i poszła zrobić siku. Dwa piętra wyżej usłyszała krzyki i za oknem zobaczyła spadające ciało Landry. A teraz słuchaj. Okna w tych mieszkaniach są chyba trzy szybowe. Zaprojektowano je tak, żeby utrzymywały temperaturę w środku i odgradzały lokatorów od zgiełku pospólstwa. Kiedy ją przesłuchiwaliśmy, na ulicy było pełno radiowozów i sąsiadów, ale stojąc w mieszkaniu, domyśliłbyś się tego tylko po migających niebieskich światłach, jakbyśmy byli w jakiejś pieprzonej piramidzie. No więc mówię do niej, jest pani pewna, że słyszała pani krzyki, bo mam wrażenie, że to mieszkanie jest dźwiękoszczelne. Nie dawała za Wygraną przysięgała, że słyszała każde słowo. Według niej Landry krzyknęła coś w stylu, spóźniłeś się, a męski głos odpowiedział kłamiesz pieprzona suko. Nazywają to omamami słuchowymi, dodał Wurdle. Kiedy wciągasz za dużo koki, zaczynasz słyszeć różne rzeczy i mózg wyciekać nosem. Znowu pociągnął długi łyk piwa. W każdym razie dowiedzieliśmy się ponad wszelką wątpliwość, że nie mogła tego słyszeć. Następnego dnia przeniosła się z mężem do domu przyjaciół, żeby uniknąć dziennikarzy, więc postawiliśmy kilku gości w ich mieszkaniu, a na balkonie Landry faceta, który darł się na całe gardło. Nikt na pierwszym piętrze nie usłyszał ani słowa. A przecież byli całkiem trzeźwi i nasłuchiwali. Ale kiedy my dowodziliśmy, że pani Bestigui wygaduje głupoty, ona obdzwoniła pół Londynu, mówiąc, że jest jedynym świadkiem zamordowania Luli Landry. Prasa już zwęszyła temat, bo któryś z sąsiadów słyszał, jak Bestigui krzyczała o intruzie w budynku. Dziennikarze próbowali skazać Ewena DaFilda, zanim zdążyliśmy jeszcze raz porozmawiać z panią Bestigui. Powiedzieliśmy jej, że naszym zdaniem nie mogła słyszeć tego, co rzekomo słyszała. Ale nie była skłonna przyznać, że to wszystko rozegrało się tylko w jej głowie. Miała już za dużo do stracenia. Dziennikarze tłoczyli się pod jej drzwiami, jakby była nowym wcieleniem Lulilandry. no więc powiedziała. Och, nie mówiłam, otworzyłam okna. Tak, otworzyłam okna, żeby wpuścić trochę świeżego powietrza. Wardle złośliwie się zaśmiał. A za oknem mróz i śnieg. I była w bieliźnie, tak? Wyglądała jak grabie z dwiema plastikowymi mandarynkami, powiedział Wardle, a uśmiech, jaki pojawił się na jego twarzy, uświadomił Strajkowi, że jego rozmówca nie po raz pierwszy robi to porównanie. No więc... Sprawdziliśmy nową wersję, zdjęliśmy odciski i oczywiście okazało się, że nie otwierała okna. Na klamkach były tylko odciski zostawione rano przez sprzątaczkę w przeddzień śmierci Landry. A kiedy przyjechaliśmy, okna były zamknięte i zaryglowane. Można więc wyciągnąć tylko jeden wniosek, prawda? Pani Tenzi Bestigui to pieprzona kłamczucha. Wardle opróżnił kufel. Kupię ci jeszcze jedno. Powiedział strajk i ruszył do baru, nie czekając na odpowiedź. Wracając do stolika, zauważył, że Wardle z zaciekawieniem zerka w stronę jego stóp. W innych okolicznościach mógłby walnąć protezą w nogę stolika i powiedzieć: to ta. Zamiast tego. Postawił na blacie dwa świeże piwa i porcje smażonych skórek wieprzowych na zimno, które ku jego rozdrażnieniu podano w małej, białej kokilce. Wrócili do przerwanej rozmowy. Ale Tenzi Bestigui musiała widzieć, jak za oknem spada ciało Landry, prawda? Bo Wilson twierdzi, że tuż po tym, jak ciało Landry uderzyło o asfalt, usłyszał krzyk pani Bestigui. No, może i widziała. Ale na pewno nie robiła siku. Poszła do łazienki, żeby wciągnąć dwie kreski koki. Znaleźliśmy je tam, usypane i gotowe. Zostawiła je? Tak. Prawdopodobnie zniechęciła się na widok spadającego ciała. Okno jest widoczne z łazienki? Jest, ale ledwo, ledwo. Dotarliście tam dość szybko, prawda? Mundurowi w jakieś osiem minut, a ja i Carver mniej więcej w dwadzieścia. Wardel uniósł kufel, jakby chciał wznieść toast za skuteczność policji. Rozmawiałem z Wilsonem, tym ochroniarzem, powiedział Strike. Tak? No, nieźle się spisał, powiedział Wardel z odrobiną protekcjonalizmu w głosie. To nie jego wina, że akurat był w pracy. Ale niczego nie dotknął, a kiedy skoczyła, starannie przeszukał budynek. Tak, no, spisał się nie najgorzej. On i jego koledzy trochę się lenili ze zmianą kodu do drzwi. Mm, — Jak wszyscy. Za dużo pinów i haseł do zapamiętania. Wiem, jak to jest. Bristowa zainteresował ten kwadrans, kiedy Wilson siedział w kiblu. Mm, — Nas też interesował. Mniej więcej przez pięć minut, dopóki się nie zorientowaliśmy, że pani Bestigby to ćpunka z parciem na szkło. Wilson wspomniał, że drzwi na basen nie były zamknięte na klucz. A może wyjaśnić, jak morderca dostał się na basen, albo tam wrócił, skoro po drodze musiałby minąć recepcję? Pieprzony basen powiedział Wardl. Prawie taki duży jak ten na mojej siłowni, a korzystają z niego raptem trzy pieprzone osoby i jeszcze siłownia na parterze za recepcją i pieprzony parking podziemny mieszkania wyłożone marmurem i innym głównym jak, jak w pieprzonym pięciogwiazdkowym hotelu. Policjant siedział i bardzo powoli kręcił głową nad tym nierównym podziałem dóbr. Inny świat! podsumował. Interesuje mnie środkowe mieszkanie, powiedział strajk. Apartament Dibiego Maka? Ożywił się Wardle i Strike ze zdziwieniem zobaczył, jak twarz policjanta rozjaśnia się szczerym uśmiechem. A co konkretnie? Byłeś w nim? Zajrzałem, ale wcześniej przeszukał je Bryant. Było puste, okna zaryglowane, alarm włączony i sprawny. E, Bryant to ten, który wpadł na stolik i zbił wazon z wielkim bukietem kwiatów. Wardle parsknął śmiechem. Słyszałeś o tym? Co? Pan Bestigmy nie był uszczęśliwiony. O nie. Dwieście białych róż w kryształowym wazonie wielkości kubła na śmieci. Widocznie gdzieś przeczytał, że Mac prosi w umowach o białe róże. W umowach! Powtórzył, jakby milczenie Strajka sugerowało, że detektyw nie wie, o co chodzi. Dołączają do umów listę rzeczy, które chcą zastać w garderobie. Myślałem, że kto jak kto, ale ty kojarzysz takie sprawy. Strajk zignorował aluzję. Był zawiedziony, że Anstis nie wykazał większej dyskrecji. Udało ci się dowiedzieć, czemu Bestiguis prezentował makowite róże? Po prostu się podlizywał. Prawdopodobnie chciał zaangażować Maka do jakiegoś filmu, kiedy się dowiedział, że Brian zbił wazon, wkurwił się i jasna cholera darł się na całe gardło. Nikogo nie zdziwiło, że przejął się bukietem kwiatów, kiedy jego sąsiadka leżała na ulicy z roztrzaskaną głową. Bestigui to straszny pojeb, powiedział Wardle z przejęciem. Przyzwyczajony do tego, że kiedy mówi, ludzie stają na baczność. Próbował nas wszystkich traktować jak swoich pracowników, aż w końcu do niego dotarło, że to kiepski pomysł. Ale tak naprawdę nie wydzierał się z powodu kwiatów. Chciał zagłuszyć swoją żonę, dać jej szansę wzięcia się w garść. Ciągle się wciskał między nią i każdego, kto usiłował ją przesłuchać. Ze starego Frediego też jest kawał chłopa. Czym się tak przejmował? Im bardziej bełkotała i trzęsła się jak galareta, tym wyraźniej było widać, że jest naćpana. Pewnie wiedział, że gdzieś w mieszkaniu leży koka, na pewno nie byłby zachwycony, gdyby do środka weszła policja, więc próbował odwrócić naszą uwagę napadem szału z powodu kwiatów za 500 funtów. Yy, czytałem gdzieś, że się z nią rozwodzi. Wcale mu się nie dziwię. Przywykł do tego, że dziennikarze chodzą wokół niego na paluszkach, bardzo lubi ich ciągać po sądach. Na pewno nie ucieszyło go to całe zainteresowanie, które wzbudziła jego żona, kiedy zaczęła kłapać jadaczką. Prasa kuła żelazo póki gorące. Znowu wałkowała stare historie o tym, jak rzucał w podwładnych talerzami, jak bił ludzi na zebraniach. Podobno zapłacił poprzedniej żonie okrągłą sumę, żeby przestała opowiadać w sądzie o jego życiu seksualnym. W zasadzie wszyscy uważają go za skończonego dupka. Nie podejrzewaliście go? O, nawet bardzo. Był w pobliżu i ma na koncie akty przemocy, ale taki scenariusz nie wydawał się prawdopodobny. Gdyby jego żona wiedziała, że to on, albo gdyby go nie było w domu w chwili śmierci Landry, założę się, żeby nam o tym powiedziała. Kiedy przyjechaliśmy, zupełnie nad sobą nie panowała, ale powiedziała, że jej mąż był w łóżku, a pościel wyglądała, jakby ktoś w niej spał. Poza tym, gdyby zdołał się wymknąć niepostrzeżenie i wejść do mieszkania Landry, powstaje pytanie – jak minął Wilsona nie mógł pojechać windą więc schodząc natknąłby się na ochroniarza zatem wyklucza go następstwo zdarzeń Wardle się zawahał no wiesz właściwie to istnieje małe prawdopodobieństwo małe zakładając że bestigui potrafi się poruszać o wiele szybciej niż większość mężczyzn w jego wieku i o jego posturze i że zaczął biec gdy tylko wypchnął ją przez balkon Ale nigdzie w mieszkaniu nie znaleźliśmy jego DNA Musiałby wyjść niezauważony przez żonę I na dodatek nie wiadomo, dlaczego Landry w ogóle miałaby go wpuścić Wszyscy jej przyjaciele zgodnie twierdzą, że go nie lubiła W każdym razie Wardle dopił piwo Bestigui należy do tych, którzy wynajmują płatnego zabójcę Jeśli chcą się kogoś pozbyć Sam nie brudziłby sobie rąk Jeszcze po jednym Wardle spojrzał na zegarek. Ja stawiam, powiedział i ruszył w stronę baru. Trzy młode kobiety wokół wysokiego stolika zamilkły i łapczywie podążały za nim wzrokiem. Gdy Wardle mijał je z piwem, znacząco się do nich uśmiechnął, patrzyły jak z powrotem siada na stołku obok strajka. Myślisz, że mordercą może być Wilson? Spytał strajk policjanta. Raczej nie, odparł Wardle. Nie zdążyłby zbiec na parter przed Tenzi Bestigui. Nawiasem mówiąc, jego CV to stek bzdur. Zatrudnili go dlatego, że podał się za byłego policjanta, a nigdy u nas nie służył. O, ciekawe. A gdzie pracował? Od lat poniewierał się po świecie ochroniarzy. Przyznał się, że jakieś 10 lat temu skłamał, żeby dostać pierwszą pracę, i od tego czasu po prostu nie zmieniał CV. Odniosłem wrażenie, że lubił Landry. Mm, tak. Jest starszy niż wygląda, powiedział bez związku Wardl. Ma wnuki? Ci czarni z Karaibów starzeją się wolniej niż my, no nie? Nie dałbym mu więcej niż tobie. Strike zastanowił się mimochodem na ile lat wygląda według Wardla. Przysłaliście do mieszkania ekipę z zakładu medycyny sądowej. No jasne, powiedział Warden. ale tylko dlatego, że góra chciała wykluczyć wszelkie wątpliwości. My już w pierwszej dobie wiedzieliśmy, że to było samobójstwo. Ale wykonaliśmy dodatkową robotę, bo cały świat patrzył nam na ręce. Mówił to z kiepsko ukrywaną dumą. Tamtego dnia rano w mieszkaniu była sprzątaczka, seksowna polka, strasznie kaleczy angielski, ale za to zajebiście odkurza, więc odciski z całego dnia były piękne i wyraźne, zero niespodzianek. Wilson mógł zostawić odciski, kiedy po śmierci Landry przeszukiwał jej mieszkanie? A tak, ale nie znaleźliśmy ich w żadnych podejrzanych miejscach. Więc z tego, co wiesz, w chwili śmierci Landry w całym budynku były tylko trzy osoby. Powinien być jeszcze D.B. Mac, ale. No, prosto z lotniska pojechał do nocnego klubu, zgadza się. dokończył Wardle. Jego twarz znowu rozjaśnił szeroki i mimowolny uśmiech. Nazajutrz po jej śmierci przesłuchiwałem go w klarydzie z kawał chłopa, jak ty, powiedział spoglądając na pękaty tor strajka. Yy, tyle, że w lepszej formie. Strajk przyjął to bez sprzeciwu. Prawdziwy ex-gangster w Los Angeles ciągle lądował w pace. Nie chcieli mu dać wizy do Wielkiej Brytanii Miał ze sobą całą świtę Ciągnął Wardle Mnóstwo ludzi w pokoju Sygnet na każdym palcu Tatuaże na szyjach On był z nich największy Gdyby go spotkać w ciemnej uliczce Można by się zajebiście wystraszyć Ale okazał się dziesięć razy grzeczniejszy Niż pieprzony bestigui Spytał jak u diabła mogę pracować bez spluwy Policjant promieniał Strajkowi pozostawało tylko dojść do wniosku Że Eric Wardle Gliniarz z Wydziału Kryminalnego ma na punkcie rapera takiego samego świra, jak Kieran Colovas Jones. Przesłuchanie nie trwało długo. Facet dopiero co wyszedł z samolotu i jego noga nigdy nie postała w Kentigern Gardens. Rutynowe działania. Na koniec poprosiłem, żeby złożył autograf na swojej ostatniej płycie. Dodał Wardle, jakby nie mógł się powstrzymać. To go rozśmieszyło. Był zachwycony. Moja pani e, chciała wystawić tę płytę na eBayu, ale wolałem zatrzymać. Wardle zamilkł z miną człowieka, który powiedział trochę więcej niż miał zamiar. Rozbawiony strajk sięgnął po garść wieprzowych skórek. A Ewen Duffield? A, on. powiedział Wardle. Gwiezdny pył migoczący wokół relacji policjanta z przesłuchania Dibiego Maka natychmiast zniknął. Zastąpił go grymas niezadowolenia. Noć pany zasraniec! Olewał nas od początku do końca. Nazajutrz po jej śmierci poszedł prosto na odwyk. Czytałem. E, gdzie? Do Priory, a niby gdzie? Pieprzone w czasy. Więc kiedy go przesłuchaliście? Następnego dnia. Ale najpierw musieliśmy go znaleźć. Jego ludzie utrudniali nam to jak mogli. Tak samo jak ludzie Bestiguego. Nie chcieli powiedzieć, co naprawdę robił. E, moja pani, powiedział Wardle, krzywiąc się jeszcze bardziej, uważa, że on jest seksowny. E, masz żonę? Nie, powiedział Strike. Anstis mówił, że odszedłeś z wojska, żeby wziąć ślub z jakąś kobietą, która wygląda jak supermodelka. Co powiedział Dafield, kiedy w końcu go znaleźliście? Że mocno pokłócili się w tym klubie, w Uzi, mnóstwo świadków. Ona wyszła, a on twierdzi, że jakieś pięć minut później pojechał za nią w pieprzonej masce Wilka. Ten szajs zakrywa całą głowę, jest kudłaty i bardzo realistyczny. Powiedział, że ją dostał po jakiejś sesji zdjęciowej. Mina Wardla świadczyła o pogardzie. Lubił nosić tę maskę na ulicy, żeby wkurzać paparazzi, więc, kiedy Landry wyszła z Uzi, wsiadł do samochodu, bo na zewnątrz czekał na niego szofer. I pojechał do Kentigern Gardens. Szofer wszystko potwierdził. No, no dobra, zniecierpliwiony Wardle szybko się poprawił. Potwierdził, że zawiózł do Kentigern Gardens człowieka w masce wilka i zakładał, że to był Dafield, ponieważ przypominał go wzrostem i budową ciała. Był ubrany jak Dafield i mówił jego głosem. Dafilt nie zdjął maski w czasie jazdy? Z Uzi do mieszkania Landry jedzie się tylko jakieś piętnaście minut. Nie, nie zdjął jej. To niedojrzały kutas. No więc Dafilt zeznał, że później zobaczył paparazich przed budynkiem i ostatecznie postanowił nie iść do Landry. Kazał się zawieźć do Soho, gdzie wysiadł z samochodu. Skręcił za róg do mieszkania swojego dealera przy Darblay Street i dał sobie w żyłę. Ciągle w masce wilka na głowie. Nie, tam ją zdjął, powiedział Wardu. Dealer, który nazywa się Wycliff, to były uczeń prywatnej szkoły, o wiele bardziej uzależniony niż Duffield. Złożył pełne zeznania, potwierdzając, że mniej więcej w pół do drugiej przyszedł do niego Duffield. Byli tam tylko we dwóch. Tak, wziąłem pod uwagę, że Wycliffe mógł kłamać, żeby chronić Dafilda, ale kobieta z parteru słyszała dzwonek do drzwi i mówi, że widziała Dafilda na schodach. W każdym razie, Dafild wyszedł od Wycliffe'a około czwartej, znów w tej cholernej masce wilka i polazł w stronę miejsca, gdzie spodziewał się zastać samochód z szoferem tylko że jego tam nie było. Szofer twierdził, że zaszło nieporozumienie, a Dafielda uważa za dupka. Powiedział to wyraźnie składając zeznania. To nie Dafield mu płacił, samochód został wynajęty przez Landry. No więc Dafield, który nie miał przy sobie pieniędzy, poszedł piechotą aż do mieszkania Kiary porter w Notting Hill. Znaleźliśmy kilka osób, które widziały idącego w tamtą stronę mężczyznę w masce wilka. A poza tym nagrała go kamera na całodobowej stacji benzynowej, gdy próbował wydębić pudełko zapałek od sprzedawczyni. Widać jego twarz? Nie, bo gdy z nią rozmawiał, odsunął maskę na czoło i widać tylko pysk Wilka. Ale ona mówiła, że to był Dafild. Dotarł do porter około czwartej. Pozwoliła mu się przespać na kanapie i mniej więcej godzinę później dostała wiadomość o śmierci landry. Obudziła go i mu powiedziała. Potem był ten cały cyrk i odwyk. Szukaliście listu pożegnalnego? Spytał Strajk. Tak. W mieszkaniu nic nie było. W jej laptopie też. Ale to mnie nie dziwi, przecież zabiła się pod wpływem chwili, prawda? Cierpiała na chorobę dwubiegunową, właśnie się pokłóciła z tym kretynem i to ją popchnęło. No, no, wiesz co mam na myśli? Wardle spojrzał na zegarek i dopił piwo. Muszę już iść. Żona będzie wściekła. Powiedziałem jej, że spóźnię się tylko pół godziny. Przesadnie opalone dziewczyny wyszły, ale żaden z nich tego nie zauważył. Na chodniku obaj zapalili papierosa. Nienawidzę tego pieprzonego zakazu palenia, powiedział Wardle, zapinając skórzaną kurtkę pod samą szyję. No więc umowa stoi spytał Strike. Trzymając papierosa w ustach Wardle włożył rękawiczki. No nie wiem. Daj spokój, Wardle, — powiedział Strike, dając policjantowi wizytówkę, którą ten wziął, jakby była gadżetem ze sklepu ze śmiesznymi artykułami. Dałem ci breta Firneja. Wardle zaśmiał mu się prosto w twarz. jeszcze nie! Wsunął wizytówkę Strike'a do kieszeni, wciągnął powietrze, Wydmuchał je w stronę nieba, a potem rzucił masywniejszemu koledze spojrzenie łączące ciekawość z próbą oszacowania rozmówcy. No dobra, w porządku. Jeśli dorwiemy Ferneya, dostaniesz kartotekę. Agent Ewena Dafilda mówi, że jego klient nie odbiera już telefonów związanych z Lulą Landry i nie udziela na jej temat wywiadów oznajmiła Robin na rano. Wyjaśniłam, że nie jest pan dziennikarzem, ale był niewzruszony. Ludzie Somego są bardziej opryskliwi niż ci od Frediego Bestiguego, Można by pomyśleć, że próbowałam się umówić na audiencję u papieża. W porządku, powiedział Strike. Sprawdzę, czy nie udałoby się do niego dotrzeć za pośrednictwem Bristowa. Robin po raz pierwszy widziała strajka w garniturze. Pomyślała, że wygląda jak zawodnik w drodze na posiedzenie Międzynarodowej Rady Ragby, wielki i elegancki w klasycznej, ciemnej marynarce i stonowanym krawacie. Klęczał, szukając czegoś w jednym z kartonowych pudeł przyniesionych od Charlotte. Robin odwracała wzrok od jego spakowanego dobytku. W dalszym ciągu unikali wszelkich wzmianek o tym, że strajk mieszka w agencji. Mam! Powiedział, gdy w końcu w stercie korespondencji znalazł jaskrawo niebieską kopertę, zaproszenie na urodziny siostrzeńca. O cholera! dodał po otwarciu. Co się stało? Nie napisała, ile on ma lat, powiedział strajk. Mój siostrzeniec. Robin była ciekawa, jak wyglądają stosunki strajka z rodziną. Ponieważ jednak nigdy nie została oficjalnie poinformowana, że strajk ma liczne przyrodnie rodzeństwo, sławnego ojca i raczej niesławną matkę, powstrzymała się od pytań i dalej otwierała nieliczne przesyłki, które przyszły rano. Strajk podniósł się z klęczek, odstawił pudło do kąta gabinetu i wrócił do poczekalni. Co to? spytał, zauważając na jej biurku kserokopię gazety. Odbiłam to dla pana. Powiedziała nieśmiało. Był pan zadowolony z tamtego artykułu o Ewenie Dafildzie, więc pomyślałam, że to też pana zainteresuje, jeśli jeszcze pan tego nie widział. Był to starannie przycięty artykuł o producencie filmowym Fredim Bestigwim, znaleziony poprzedniego dnia w Evening Standard. Doskonale, przeczytam go w drodze na lunch z jego żoną. Niedługo byłą żoną, uściśliła Robin. – Wszystkiego dowie się pan z tego artykułu. Freddy Bestigui raczej nie ma szczęścia w miłości. – Bo z tego, co mówił Wardle, niełatwo go pokochać – powiedział Strike. – Jak się panu udało namówić tego policjanta na rozmowę? – spytała Robin, nie potrafiąc powstrzymać ciekawości. Rozpaczliwie pragnęła nauczyć się czegoś więcej o metodach prowadzenia śledztwa. – Mamy wspólnego przyjaciela – wyjaśnił Strike. – Gościa, którego poznałem. W Afganistanie. Teraz jest funkcjonariuszem londyńskiej policji, a wtedy służył w Ochotniczej Rezerwie Sił Zbrojnych. Był pan w Afganistanie? Tak. Strajk wkładał płaszcz, trzymając w zębach złożony artykuł o Fredim Bestigłym i zaproszenie na urodziny Jacka. Co pan tam robił? Prowadziłem dochodzenie w sprawie żołnierzy poległych w akcji, odrzekł Strajk. Pracowałem w żandarmerii wojskowej. Aha, powiedziała Robin. Żandarmeria wojskowa nie pasowała do wyobrażenia Matthew, który uważał strajka za szarlatana albo utracjusza. Dlaczego odszedł pan ze służby? Zostałem ranny powiedział. W rozmowie z Wilsonem odsłonił brutalną prawdę o odniesionych obrażeniach, ale nie chciał być równie szczery wobec Robin. Już sobie wyobrażał jej przerażoną minę, nie potrzebował jej współczucia. Niech pan nie zapomni oddzwonić do Petera Gillespiego! Przypomniała mu Robin, kiedy wychodził. Jadąc metrem na Bond Street, Strike przeczytał skserowany artykuł. Freddy Bestigui odziedziczył fortunę po ojcu, który zarobił mnóstwo pieniędzy na transporcie towarów. Potem Freddy pomnożył majątek, produkując bardzo komercyjne filmy wyśmiewane przez poważnych krytyków. Producent właśnie procesował się z dwiema gazetami, które napisały, że zachował się nieprzyzwoicie w stosunku do młodej pracownicy. Zapłacił jej za milczenie. Oskarżenia, starannie obwarowane słowami w rodzaju rzekomy i domniemany, dotyczyły m.in. agresywnych umizgów o podłożu seksualnym i fizycznego zastraszania. Sformułowała je osoba zaprzyjaźniona z rzekomą ofiarą, a sama pokrzywdzona odmówiła wniesienia pozwu i nie chciała rozmawiać z dziennikarzami. O tym, że Freddy właśnie rozwodził się ze swoją żoną Tenzi, wspomniano w ostatnim akapicie, kończąc go wzmianką, że zwaśnieni małżonkowie byli sąsiadami Luli Landry i przebywali w mieszkaniu, kiedy modelka odebrała sobie życie. Czytelnik odnosił dziwne wrażenie, że kłopoty bestigłych mogły zaważyć na decyzji Landry o samobójstwie. Strike nigdy nie obracał się w gronie, które jadało w Cypriani. Dopiero idąc po Davis Street, gdy słońce grzało go w plecy i nadawało czerwonawego blasku widocznemu na wprost budynkowi z cegły, pomyślał, że byłoby dziwnie, choć nie mógł tego wykluczyć, gdyby natknął się tam na przyrodniego brata albo siostrę. Takie restauracje jak Cipriani były elementem codzienności prawowitych dzieci ojca Strajka. Strogiem z, z nich Strajk nie miał kontaktu, odkąd przechodził fizjoterapię w szpitalu Sally Oak. Gabi i Deni przysłały bukiet kwiatów. A raz zjawił się Al, który zagłośno się śmiał i bał się spojrzeć na dolną połowę łóżka, potem Charlotte parodiowała jego rżenie i skrzywioną minę. Dobrze jej szło. Nikt nie spodziewałby się poczucia humoru po tak pięknej dziewczynie, a była naprawdę zabawna. Wnętrze restauracji urządzono w stylu art deco. Bar i krzesła były ze stonowanego, polerowanego drewna, na okrągłych stolikach leżały blado-żółte obrusy, a kelnerzy i kelnerki nosili białe marynarki i muchy. Strajk od razu zauważył swojego klienta wśród pobrzękujących sztućcami i trajkoczących gości. Bristow siedział przy stoliku nakrytym dla czterech osób i ku zaskoczeniu strajka rozmawiał nie z jedną, lecz z dwiema kobietami. Obie miały długie, lśniące, brązowe włosy. Wyraz malujący się na króliczej twarzy Bristol'a świadczył, że prawnik bardzo pragnie im się przypodobać, albo je udobruchać. Na widok strajka Bristol zerwał się z miejsca, żeby go powitać, po czym przedstawił Tenzi Bestigui, która bez uśmiechu wyciągnęła chudą, zimną rękę, i jej siostrę Ursule May, która ręki nie podała. W czasie zamawiania napojów i oglądania menu, Bristol zachowywał się nerwowo i gadał jak najęty, a siostry bezczelnie mierzyły strajka krytycznym spojrzeniem, do jakiego roszczą sobie prawo wyłącznie osoby z pewnej grupy społecznej. Obie były bez skazy, wymuskane jak lalki wielkości człowieka, które właśnie wyjęto z celofanowych pudełek, chude chudością bogatych dziewczyn, prawie bez bioder i ubrane w obcisłe dżinsy. Ich opalone twarze miały woskowy połysk, widoczny zwłaszcza na czole, a długie, lśniące, ciemne grzywy były przedzielone przedziałkami i przycięte z dokładnością poziomnicy. Gdy strajk wreszcie postanowił wyjrzeć z nadmenu, Tenzi zaczęła bez wstępów. Naprawdę, wymówiła to, Naprawdę, jesteś synem Johniego Rakbiego? Tak wykazało badanie DNA. Odparł. Nie wiedziała, czy jest zabawny, czy niegrzeczny. Jej ciemne oczy były osadzone trochę za blisko siebie, a botoks i wypełniacze zmarszczek nie zdołały zmazać z jej twarzy rozdrażnienia. Słuchaj, powiedziała oschle, właśnie mówiłam Johnowi, że nie mam zamiaru znowu tego nagłaśniać. okej? Okay? Z radością ci powiem, co słyszałam Byłoby cudownie, gdybyś dowiódł, że miałam rację Ale nikomu nie wolno ci mówić o naszej rozmowie Rozpięta u góry wąska jedwabna koszula Tenzi Bestigui Odsłaniała skrawek karmelowej skóry Opinającej kościsty mostek Co dawało nieładny, guzowaty efekt Mimo tej chudości w wąskiej klatce piersiowej Sterczał pełny, jędrny — Bust, jakby pożyczyła go na jeden dzień od bardziej zaokrąglonej przyjaciółki. Mogliśmy się umówić w dyskretniejszym miejscu, powiedział Strike. Nie, Cyprian jest w porządku, nikt się tu nie zna. W ogóle nie jesteś podobny do ojca, prawda? Zeszłego lata poznałam go, Weltona. Freddy też go zna. Często widujesz do niego? Spotkaliśmy się dwa razy, powiedział Strike. Ah Jej monosylabowa reakcja zawierała tyle, że zaskoczenia, co pogardy. Charlotte też miała takie przyjaciółki, lśniące włosy, kosztowne wykształcenie i ciuchy oraz nieodłączne przerażenie jej dziwną słabością do olbrzyma o zniszczonym wyglądzie. Natykał się na nie przez lata, telefonicznie albo osobiście, na ich urywane samogłoski, mężów maklerów i jawną opryskliwość, której Charlotte nigdy nie byłaby w stanie naśladować. Moim zdaniem w ogóle nie powinna z tobą rozmawiać, wtrąciła nagle Ursula. Ton jej głosu i mina byłyby na miejscu, gdyby Strajk był kelnerem, który właśnie zrzucił fartuch i nieproszony dosiadł się do stolika. Moim zdaniem popełniasz duży błąd, Tenz. Ursulo, Tenzi, po prostu, zaczął Bristol. To, co robię, to moja sprawa, warknęła Tenzi na siostrę, jakby Bristol w ogóle się nie odezwał, jakby jego krzesło stało puste. Powiem tylko, co słyszałam, nic więcej, wszystko zostaje między nami. John się zgodził. Najwyraźniej ona też traktowała strajka jak służącego. Drażnił go nie tylko jej ton, ale i to, że Bristol bez porozumienia z nim dawał świadkowi jakiekolwiek gwarancje. Jak miał zachować w tajemnicy fakt, że usłyszał to wszystko od Tenzi, skoro nikt inny nie mógł mu tego powiedzieć? Przez chwilę wszyscy czworo przesuwali wzrokiem po menu. Ursula odłożyła je pierwsza, już opróżniła kieliszek wina, nalała sobie następny i niespokojnie rozejrzała się po restauracji, na chwilę zatrzymując spojrzenie na jasnowłosem i mało znaczącym członku rodziny królewskiej. Kiedyś przychodzili tu sami fantastyczni ludzie, nawet w pożelanczu. Sypian woli ciągle chodzić do tego przeklętego Wilton's pełno tam takich samych sztywniaków w garniturach jak on. Eee, Cyprian? To pani mąż? spytał strajk. Przypuszczał, że boleśnie ją dotknie, jeśli przekroczy coś, co najwyraźniej traktowała jako niewidzialną granicę między nimi. Uważała, że siedzenie przy jednym stoliku nie uprawnia go do rozmowy z nią. Skrzywiła się, a Bristol pospiesznie przerwał krępujące milczenie: eee, Tak, eee, Ursula jest żoną Cypriana Meja, jednego z naszych najważniejszych wspólników. Dlatego, jako członek rodziny, mam zniżkę na rozwód, powiedziała Tenzy z cierpkim uśmiechem. A jej były dostanie szału, kiedy Tenzy znowu zacznie wtajemniczać prasę w ich prywatne życie, dodała Ursula, świdrując strajka ciemnymi oczami. Próbują zawrzeć ugodę. Jeśli ta sprawa znowu wypłynie, może to zadecydować o wysokości jej alimentów, więc lepiej bądź dyskretny. Strajk ze sztucznym uśmiechem zwrócił się do Tenzy. — A więc była pani w pewien sposób związana z Lulą Landry. Pani szwagier pracuje z Johnem. — Nikt nie zwracał na to uwagi — odparła znudzona. Znów zjawił się kelner, żeby przyjąć zamówienie. Kiedy odszedł, Strajk wyjął notes i długopis. — Po co ci to? — spytała Tenzi z nagłym przestrachem. — Nie chcę, żebyś cokolwiek zapisywał. — John! Warknęła na Bristoła, który odwrócił się do strajka z zakłopotaną i skruszoną miną. Kormoren może mógłbyś ograniczyć się do słuchania i powstrzymać od robienia notatek? Nie ma sprawy, odparł niezrażony strajk, wyciągając z kieszeni komórkę, którą zastąpił notes i długopis. Pani Bestigui, możesz mi mówić Tędzy? Zaproponowała, jakby chciała w ten sposób zatrzeć niemiłe wrażenie wywołane zakazem notowania. Bardzo dziękuję, powiedział strajk z ledwie wyczuwalnym sarkazmem. E, dobrze znałaś Lulę? O, prawie wcale. Mieszkała w naszym budynku zaledwie trzy miesiące. Mówiłyśmy sobie tylko cześć i miłego dnia. Nie interesowaliśmy jej, nie byliśmy wystarczająco motni. Szczerze mówiąc, mieszkanie obok niej było udręką. — Bez przerwy paparazzi pod domem. Musiałam robić makijaż, nawet kiedy szłam na siłownię. — Przecież macie siłownię w budynku — zdziwił się Strajk. — Chodzę na Pilates do Lindsay Parr — odparła rozdrażniona Tenzi. — Mówisz jak Freddy. On ciągle narzekał, że nie korzystam z udogodnień dostępnych w budynku. — A czy Freddy dobrze znał lule? Prawie w ogóle, ale nie dlatego, że nie próbował jej poznać. Umyślił sobie, że nakłoni ją do aktorstwa, ciągle ją do nas zapraszał, nigdy nie przyszła. A kiedy wyjechałam z Ursulą tydzień przed śmiercią Luli, polazł za nią do dikiego Carberiego. Nie wiedziałem, wtrącił zdumiony Bristol. Strajk zauważył ukradkowy uśmieszek Ursuli skierowany do siostry. Miał wrażenie, że liczyła na wymianę porozumiewawczych spojrzeń, ale Tenzi nie zareagowała. Dowiedziałam się dopiero później, wyjaśniła Tenzy Bristolowi. Tak, Freddy wydębił od Dickiego zaproszenie. Była tam ta cała zgraja. Lula, Ewen Duffield, Chiara Porter, całe to tabloidowe, czpające, modne towarzystwo. Freddy musiał strasznie odstawać. Wiem, jest tylko trochę starszy od Dickiego, ale wygląda jak dziadek, dodała kośliwie. Co mąż powiedział ci o tym weekendzie? Nic. Dopiero kilka tygodni później dowiedziałam się, że tam był. Diki się wygadał. Jestem pewna, że Freddy poszedł tam po to, żeby podlizać się Luli. Chcesz powiedzieć, że Lula interesowała go w sensie erotycznym, czy może. O, tak, na pewno. Zawsze wolał ciemnowłosy od blondynek, ale tak naprawdę zależało mu na tym, żeby ściągnąć do swoich filmów trochę celebrytów. Doprowadza reżyserów do szału, próbując im wcisnąć takich ludzi. Chcę zwrócić uwagę prasy. Na pewno miał nadzieję, że Lula zgodzi się zagrać w filmie. Wcale bym się nie zdziwiła, dodała Tenzi z niespodziewaną przenikliwością. Gdyby uknął jakiś plan dotyczący jej i Dibiego Maka. No wyobraź sobie, jakby się o tym rozpisywali, skoro i bez tego robili wokół tych dwojga tyle zamieszania. Pod tym względem Freddy jest geniuszem. Pragnie rozgłosu wokół swoich filmów prawie tak samo, jak nie znosi go wokół siebie. Zna Dibiego Maka? No, tylko jeśli go poznał po naszym rozstaniu. Przed śmiercią Luli się nie znali. Boże, Freddy był zachwycony, że Mac wprowadza się do budynku. Odkąd się o tym dowiedział, mówił o obsadzeniu go w filmie. W jakiejś konkretnej roli? Nie wiem, powiedziała z rozdrażnieniem. W jakiejkolwiek. Mac ma mnóstwo fanów. Freddy nie zamierzał przepuścić takiej okazji. Gdyby Dibi był zainteresowany, pewnie kazałby napisać rolę specjalnie dla niego. O, bardzo by mu nadskakiwał. Opowiadałby mu o swojej zmyślonej, czarnoskórej babci. W głosie Tenzi pobrzmiewała pogarda. Zawsze tak robi, kiedy poznaje sławnych, czarnych ludzi, wmawia im, że w jednej czwartej jest malajczykiem. No mówię wam, Freddy jest beznadziejny. A nie jest w jednej czwartej malajczykiem. Spytał Strike. Parsknęła drwiącym śmiechem. nie mam pojęcia! Nigdy nie poznałam dziadku Frediego, przecież on ma ze sto lat? E, wiem, że powie wszystko, jeśli uzna, że można na tym zarobić. Orientujesz się, czy cokolwiek wyszło z jego planów namówienia Luli i Maka do wystąpienia w filmie? Lula na pewno czuła się mile połechtana. Większość modelek zrobi wszystko, żeby udowodnić, że potrafią coś więcej niż tylko gapić się w obiektyw, ale nigdy nie podpisała żadnej umowy, prawda, John? O ile wiem, to nie, potwierdził Bristol. Chyba, że. No, ale to co innego. Wymamrotał i jego twarz znów pokryła się czerwonymi plamami. Zawahał się, a potem w odpowiedzi na pytające spojrzenie strajka wyjaśnił. No, dwa tygodnie temu pan Bestigui ni stąd ni zowąd odwiedził moją matkę. Ona już bardzo nie domaga i. No cóż, nie chciałbym. Speszony spojrzał na tęzji. Mów, co chcesz, nic mnie to nie obchodzi, powiedziała pani Bestigui z miną świadczącą o szczerej obojętności. Bristol dziwacznie wydał ściągnięte usta, zasłaniając na chwilę królicze zęby. No cóż, chciał porozmawiać z moją matką o filmie poświęconym Luli. Uff. Udawał taktownego i wrażliwego, prosił rodziny o błogosławieństwo, oficjalne pozwolenie, no wiesz. Od śmierci Luli minęły zaledwie trzy miesiące. Mama była w najgłębszej rozpaczy. Niestety, kiedy się zjawił, mnie akurat nie było, dodał Bristol tonem sugerującym, że z reguły stoi na straży przy matce. W pewnym sensie żałuję. Żałuję, że z nim nie porozmawiałem. Jeśli jego ludzie badają historię życia Luli, to, choć nie pochwalam tego pomysłu, mogli się przy okazji czegoś dowiedzieć, prawda? Na przykład czego? – spytał Strajk. – Czy ja wiem? To może czegoś o jej dzieciństwie, zanim do nas trafiła? Przyszedł kelner i postawił przed nimi przystawki. Strajk zaczekał, aż mężczyzna się oddali i spytał Bristoła. Próbowałeś sam porozmawiać z panem Bestiguem i sprawdzić, czy wie o Luli coś, czego nie wie rodzina? Mm, – To nie takie proste – powiedział Bristow – kiedy mój wujek, Tony, usłyszał o wizycie Bestigiego, skontaktował się z nimi i dał wyraz swemu oburzeniu z powodu nękania mojej matki. Słyszałem, że doszło do okropnej kłótni. Wątpię, żeby pan Bestigue zechciał jeszcze mieć do czynienia z kimś z mojej rodziny. Oczywiście sytuację dodatkowo komplikuje to, że Tenzy korzysta z usług naszej kancelarii w sprawie rozwodowej. Nie ma w tym oczywiście nic dziwnego należymy do najlepszych specjalistów w zakresie prawa rodzinnego. A ponieważ Ursula jest żoną Cypriana, Tenzi od razu zwróciła się do nas, ale pan Bestigui z pewnością nas za to nie polubił. Strike przez cały czas patrzył na stoła, ale uważnie śledził to, co się działo na obrzeżach jego pola widzenia. Ursula znowu skierowała w stronę siostry porozumiewawczy uśmieszek. Strike zastanawiał się, co ją tak bawi. Cokolwiek to było, czwarty kieliszek wina też z pewnością poprawił jej humor – Strajk skończył jeść przystawkę i odwrócił się do Tenzji, która trącała widelcem prawie nietknięte jedzenie. – Jak długo mieszkaliście z mężem w osiemnastce, zanim wprowadziła się Lula? – Około roku. – Czy kiedy się tam zjawiła, ktoś wynajmował środkowe mieszkanie? E, – Tak. Powiedziała Tenzi. Przez pół roku mieszkała tam pewna para z Ameryki z synem, ale wróciła do Stanów na długo przed wprowadzeniem się Luli. Potem agencja nieruchomości nie znalazła nikogo chętnego. Recesja, rozumiesz. Te apartamenty kosztują krocie. No więc mieszkanie stało puste, dopóki wytwórnia płytowa nie wynajęła go dla Dibiego Maka. Uwagę Tenzji i Ursuli przykuła pewna kobieta, która przeszła obok ich stolika w czymś, co Strajk uznał za zrobiony szydełkiem płaszcz o ekstrawaganckim kroju. – To płaszcz od Domiera Crossa – powiedziała Ursula, lekko mrużąc oczy nad kieliszkiem wina. – Jest lista, czeka się na niego z pół roku. To Penzi Mark's Dillon odparła Tenzji. Łatwo być jedną z najlepiej ubranych kobiet, jeśli twój mąż dostał pięćdziesiąt milionów. Freddy to największa sknera wśród bogaczy. Musiałam przed nim chować nowe rzeczy albo udawać, że to podróbki. Potrafił być taki małostkowy. Zawsze wyglądasz cudownie, powiedział Bristol rumieniąc się. Słodki jesteś, odrzekła bez z znudzonym tonem. Przyszedł kelner, żeby zabrać talerze. O czym to mówiliśmy? Spytała Tenzie strajka. A, tak, o mieszkaniach. Miał się wprowadzić Dibi Mac, tylko że się nie wprowadził. Freddy kupił mu róże, więc był wściekły, że Dibi się nie zjawił. Freddy to taki skąpy drań. Dobrze znasz, Derika Wilsona? spytał strajk. Zamrugała. Przecież to ochroniarz w budynku? Czemu miałabym go znać? Wydaje się, w porządku, Freddy zawsze powtarzał, że jest najlepszy z nich wszystkich. Naprawdę? Dlaczego? Wzruszyła ramionami. Nie wiem, musiałbyś spytać Frediego. Powodzenia! dodała ze śmiechem. Prędzej piekło zamarznie, niż Freddy zgodzi się z tobą porozmawiać. Tenzi, wtrącił Bristol, pochylając się lekko w jej stronę. Może. Po prostu powiesz Kormorenowi, co słyszałaś tamtej nocy. Strajk wolałby, żeby Bristol się nie odzywał. No cóż, zaczęła tenzy. Zbliżała się druga i zachciało mi się pić. Mówiła obojętnym, bezbarwnym tonem. Strike zauważył, że zmieniła pierwsze zdanie historii, którą opowiedziała policji. Poszłam do łazienki po wodę i kiedy wracałam, idąc przez salon, w stronę sypialni, usłyszałam krzyki. Ona, czyli Lula, zawołała: Za późno, już to zrobiłam! A wtedy jakiś mężczyzna powiedział: Kłamiesz, pieprzona suko, i, i wypchnął ją przez balkon. Widziałam, jak spada i Tenzji wykonała gest, który, jak domyślił się Strike, miał obrazować wymachiwanie rękami. Bristol odstawił kieliszek. Wyglądał, jakby go zemdliło. Przyniesiono danie główne. Ursula dalej piła wino. Ani Tenzi, ani Bristol nie tknęli jedzenia. Strike sięgnął po widelec i zaczął jeść, starając się nie wyglądać jak ktoś, komu bardzo smakują puntarelle z anchois. — Zaczęłam krzyczeć — szepnęła Tenzi — i nie mogłam przestać. Minęłam Frediego, wybiegłam z mieszkania i pognałam na dół. Chciałam zawiadomić ochronę, że na górze jest mężczyzna, żeby go złapali. Wilson wybiegł z pomieszczenia na zapleczu. Powiedziałam mu, co się stało, a on, zamiast popędzić na górę, od razu wybiegł na ulicę, żeby obejrzeć lulę. Cholerny dureń! Gdyby najpierw pobiegł na górę, pewnie by go złapał. Później przebiegł za mną Freddy i próbował mnie nakłonić, żebym weszła do mieszkania, bo nie byłam ubrana. Wrócił wilson i powiedział, że ona nie żyje. Kazał Frediemu wezwać policję, Freddy musiał zawlec mnie na górę, bo dostałam najprawdziwszej histerii, i zadzwonił pod 999 z naszego salonu. Później przyjechała policja i nikt nie uwierzył w ani jedno moje słowo. Upiła łyczek wina, odstawiła kieliszek i cicho dodała: Gdyby Freddy wiedział, że z tobą rozmawiam, dostałby szał. Ale jesteś całkowicie pewna wtrącił się Bristol że słyszałaś na górze mężczyznę Oczywiście, że jestem pewna odrzekła Tencji. Przecież właśnie to powiedziałam, prawda? Na pewno ktoś tam był zadzwoniła komórka Bristola. Przepraszam mruknął. Alison, słucham. Powiedział do słuchawki. Strajk słyszał głęboki głos sekretarki, ale nie był w stanie zrozumieć jej słów. Przepraszam na chwilę, dodał Bristol z udręczoną miną, po czym odszedł od stolika. Na gładkich, wypolerowanych twarzach sióstr pojawił się wyraz złośliwego rozbawienia. Znowu na siebie spojrzały, a potem ku zaskoczeniu strajka Ursula spytała: Poznałeś Alison? Przelotnie. Wiesz, że są razem. Tak. Właściwie to trochę żałosne, powiedziała tenzji. Jest z Johnem, ale tak naprawdę szaleje za Tonim. Znasz to niego? Nie, powiedział Strike. To jeden z najważniejszych wspólników w kancelarii. Wiesz, wujek Johna. Wiem. Bardzo przystojny. Nie spojrzałby na Alison nawet za milion lat. Przypuszczam, że John jest dla niej nagrodą pocieszenia. Myśl o skazanym na klęskę zauroczeniu Alison najwyraźniej sprawiała siostrom wielką przyjemność. Pewnie w kancelarii wszyscy o tym plotkują, zagadnął strajk. Jeszcze jak? powiedziała z zadowoleniem Ursula. Syprian mówił, że ona jest absolutnie żenująca, zachowuje się tonem jak piesek jej niechęć do strajka jakby się ulotniła. Nie zdziwiło go to. Mnóstwo razy zetknął się z takim zjawiskiem. Ludzie lubili mówić i od tej zasady było bardzo niewiele wyjątków. Cała sztuka polegała na skłonieniu ich do mówienia. Niektórym Ursula bez wątpienia należała do tego grona, język rozwiązywał się po alkoholu. Inni lubili być w centrum uwagi. Spotkał też takich, którym wystarczała obecność drugiej istoty ludzkiej. Przedstawiciele innej podgrupy robili się gadatliwi tylko wówczas, gdy poruszano ich ulubiony temat. To mogła być ich niewinność, albo cudza wina, ich kolekcja przedwojennych puszek po herbatnikach, lub, jak w przypadku Ursuli May, beznadziejna namiętność zwykłej sekretarki. Ursula przyglądała się przez okno Bristolowi. Stał na chodniku i z przejęciem mówił do telefonu, chodząc w te i we w te. Język rozwiązał jej się na dobre. Założę się, że wiem o co chodzi powiedziała. Wykonawcy testamentu Conwaya Oatesa mają do kancelarii pretensje o zarządzanie jego sprawami. Wiesz, to ten amerykański finansista. Cyprian i Tony są strasznie wściekli. John biega i próbuje załagodzić sytuację. On zawsze ma przez przesrane. W Tonie jej głosu więcej było jadu niż współczucia. Bristol wrócił do stolika. Wydawał się podenerwowany. Przepraszam, pr przepraszam. Alison chciała mi tylko coś przekazać. Wyjaśnił. Kelner przyszedł zabrać talerze. Tylko Strajk zjadł swoje danie. Kiedy mężczyzna znalazł się poza zasięgiem głosu, Strajk powiedział — Tenzi, policja zdyskredytowała twoje zeznania, uznając, że nie mogłaś słyszeć tego, co twierdzisz, że słyszałaś. — No to się pomyliła, nie? — warknęła, natychmiast tracąc dobry humor. — Bo ja to słyszałam! — przez zamknięte okno. — Było otwarte! Powiedziała, nie patrząc nikomu w oczy. Zrobiło się duszno, otworzyłam okno, idąc po wodę. Stanek był pewny, że jeśli zacznie drążyć ten temat, niczego więcej się od niej nie dowie. Poza tym twierdzą, że brałaś kokainę. Tenzi wydała z siebie ciche prychnięcie, krótki dźwięk, świadczący o zniecierpliwieniu. Słuchaj, powiedziała, wciągnęłam trochę przy kolacji. Zadowolony? I znaleźli ją w łazience, kiedy przeszukiwali mieszkanie. Danowie to pieprzeni nudziarze. Każdy wciągnąłby parę kresek, żeby wytrzymać cholerne anegdotki Będziego Dana. Ale głos na górze nie był wytworem mojej wyobraźni. Tam był człowiek, który zabił Lulę zabił ją powtórzyła Tenzi, patrząc na strajka z wściekłością. Jak myślisz, gdzie potem poszedł? A skąd mam wiedzieć? John cię wynajął, żebyś to ustalił. Tamten facet jakoś się wymknął. Może wyszedł przez okno z tyłu, może się schował w windzie, może uciekł przez parking na dole. Cholera, nie wiem, jak się stamtąd wydostał. Wiem tylko, że tam był. Wierzymy ci, wtrącił pospiesznie Bristol. wierzymy ci, Tenzji. Kormoren musi zadać te pytania, żeby. żeby uzyskać wyraźny obraz tego, co tam zaszło. Policjanci zrobili wszystko, żeby mnie ośmieszyć, powiedziała Tenzy, nie zwracając uwagi na Bristola. Przyjechali za późno i jego już nie było, więc oczywiście zatuszowali sprawę. Nikt, kto nie doświadczył ze strony dziennikarzy tego, co ja, nie ma pojęcia, jakie to uczucie. Przeżyłam prawdziwe, cholerne piekło. Poszłam do kliniki, żeby od tego wszystkiego się uwolnić. To, co prasa wyczynia w tym kraju, jest chyba nielegalne. A wszystko dlatego, że powiedziałam prawdę. Właśnie to jest najśmieszniejsze. Powinnam była trzymać gębę na kłódkę, prawda? Trzymałabym, gdybym wiedziała, co mnie czeka. Obróciła wokół palca luźny pierścionek z brylantem. Freddy spał, kiedy lula spadła? spytał ją strajk. Tak. Zbliżyła rękę do twarzy i odgarnęła z czoła niewidoczne kosmyki włosów. Kelner znowu przeniósł menu i Strajk musiał się wstrzymać z zadawaniem pytań, dopóki nie złożyli zamówienia. Tylko on poprosił o pudding. Reszta zadowoliła się kawą. Kiedy Freddy wstał z łóżka? Spytał, zwracając się do Tenzi po odejściu kelnera. Jak to kiedy? Mówisz, że gdy Lula spadła, twój mąż spał, kiedy się obudził. Gdy usłyszał mój krzyk, powiedziała, jakby to było oczywiste. Przecież to ja go obudziłam. Musiał się szybko ruszać. Czemu? Powiedziałaś, minęłam Frediego, wybiegłam z mieszkania i pognałam na dół, więc twój mąż był w pokoju, zanim wybiegłaś, żeby powiadomić Derika, co się stało. Chwila milczenia. Zgadza się. Powiedziała Tenzi, jeszcze raz przygładzając nienagannie ułożone włosy i zasłaniając twarz. Więc w jednej chwili głęboko spał, a już kilka sekund później siedział w pokoju. Z tego, co mówisz, wynika, że zaczęłaś krzyczeć i biec w zasadzie jednocześnie. Znowu ledwie zauważalna zwłoka. Tak, powiedziała. No, właściwie to nie wiem chyba krzyczałam? I na chwilę zamarłam, bez ruchu, po prostu byłam w szoku. Freddy wybiegł z sypialni, a wtedy go minęłam i popędziłam na korytarz. Zatrzymałaś się, żeby mu powiedzieć, co się stało? No nie pamiętam. Bristol zrobił minę, jakby znów chciał się odezwać. Strajk uniósł dłoń, żeby go powstrzymać, ale Tenzi skupiła się na innym wątku. Strajk przypuszczał, że chce jak najszybciej odejść od tematu męża. Długo się zastanawiałam, jak morderca dostał się do środka. Na pewno za nią wszedł, kiedy wróciła do domu, w czasie gdy Derek Wilson opuścił recepcję i poszedł do łazienki. Właściwie to uważam, że ten dureń Wilson powinien wylecieć za to z pracy. Pewnie poszedł się zdrzemnąć na zapleczu Nie wiem, skąd morderca znał kot do drzwi, ale jestem przekonana, że właśnie wtedy wszedł. Byłabyś w stanie rozpoznać głos mężczyzny, który krzyczał na lule. Wątpię. Powiedziała. To był zwyczajny męski głos. Mógł należeć do kogokolwiek. W ogóle nie był charakterystyczny. Potem się zastanawiałam, czy to przypadkiem nie głos Dafilda, powiedziała, wpatrując się w strajka. Już kiedyś słyszałam, jak wydzierał się na korytarzu na górze. Wilson musiał go wyrzucić. Dafild próbował wyważyć drzwi do mieszkania luli. Nigdy nie zrozumiem, co dziewczyna o jej wyglądzie robiła z kimś takim jak Dafild. dodała. Niektóre kobiety uważają, że jest seksowne wtrąciła Ursula, wlewając sobie do kieliszka resztę wina. — Ale mnie zupełnie nie pociąga, jest po prostu obrzydliwy i okropny. — I nawet nie ma pieniędzy, dorzuciła Tenzi jeszcze raz, obracając luźny pierścionek z brylantem. — Więc głos, który słyszałaś tamtej nocy, raczej nie należał do niego. — Tak jak powiedziałam, mógł należeć, zniecierpliwiła się, lekko wzruszając chudymi ramionami, ale on ma alibi, prawda? Mnóstwo ludzi zeznało, że w nocy, kiedy zamordowano Lule, nie było go w pobliżu Kentigern Gardens. Część tego czasu spędził u Kia Reporter, prawda? Suka! dodała Tenzji, zaciskając usta w uśmiechu. Spała z chłopakiem swojej najlepszej przyjaciółki. Spali ze sobą? spytał Strike. A jak myślisz? roześmiała się Ursula, jakby zadał niewyobrażalnie naiwne pytanie. Znam Kia Reporter, występowała na dobroczynnym pokazie mody, który pomagałam zorganizować. Ma pusto w głowie i straszna z niej szmata. Podano kawę razem z pudingiem o smaku toffi. Przepraszam, John, ale Lula nigdy nie miała dobrego gustu, jeśli chodzi o przyjaciół. Usprawiedliwiła się Tenzi, sącząc espresso. Oprócz Kiary przyjaźniła się jeszcze z tą Bryony Radford. No, może nie zupełnie się przyjaźniły. W każdym razie w życiu bym komuś takiemu nie zaufała. Kim jest ta Bryony? Spytał Strike, choć doskonale pamiętał, kto to taki. Wizażystka! strasznie zdziera, w dodatku cholerna z niej suka powiedziała Ursula. Kiedyś korzystałam z jej usług przed jednym z balów w Fundacji Raisy Gorbaczowej, a potem wszystkim rozgada... No. Ursula gwałtownie zamilkła, odstawiła kieliszek i sięgnęła po kawę. Mimo, że sprawa z pewnością nie miała najmniejszego związku z jego dochodzeniem, Strike był ciekaw, co takiego rozgadała Bryony. Chciał spytać, ale ten z zagłuszyła. A była jeszcze ta koszmarna dziewczyna, którą Lula ciągle do siebie zapraszała. Pamiętasz, John? Zwróciła się do Bristoła, ale on wyglądał, jakby nie wiedział o kogo chodzi. No wiesz, ta upiorna, ta z ziemistą cerą, Lula czasami ją ze sobą przywlekała, jakaś kloszartka, no bo dosłownie śmierdziała. Gdy korzystała z windy, potem było czuć. Lula zapraszała ją nawet na basen. Nie wiedziałam, że czarni umieją pływać. Bristol gwałtownie zamrugał i zrobił się czerwony. Bóg jeden wie, co lula w niej widziała, ciągnęła tensji. Och, na pewno ją pamiętasz, John. Taka grubaska, zaniedbana, wyglądała na lekko, niedorozwiniętą. Jakoś nie... wymamrotał Bristol. Masz na myśli Rochelle? — spytał strajka. O, właśnie, chyba tak miała na imię. No, w każdym razie była na pogrzebie, powiedziała Tenzji. Widziała ją. Siedziała na samym końcu. Tylko nie zapominaj, dodała, przeszywając strajka spojrzeniem ciemnych oczu, że to wszystko ma zostać między nami. Nie mogę pozwolić, żeby Freddy dowiedział się o naszej rozmowie. Nie zamierzam po raz drugi przechodzić tego koszmaru z dziennikarzami. Bill, rachunek! Warknęła na kelnera. Potem bez słowa podała rachunek Bristolowi. Gdy siostry szykowały się do wyjścia, odrzucając na plecy lśniące ciemne włosy i wkładając drogie kurtki, do restauracji wszedł wysoki, chudy, mniej więcej 60 sześćdziesięcioletni mężczyzna w garniturze. Rozejrzał się i ruszył prosto do ich stolika. Był siwowłosy i wytworny, nienagannie ubrany, a jego błękitne oczy emanowały chłodem. Szedł żwawym, zdecydowanym krokiem. – Co za niespodzianka – powiedział gładko, zatrzymując się między krzesłami sióstr. Żadna strojka towarzyszy strajka nie widziało nadchodzącego mężczyzny i wszyscy oprócz detektywa zareagowali na jego przyjście zdziwieniem połączonym z czymś więcej niż niechęć. Tenzi i Ursula, która właśnie wyjmowała z torebki okulary przeciwsłoneczne, na ułamek sekundy zamarły. Tenzi najszybciej doszła do siebie. Cyprian, zawołała, nadstawiając policzek do pocałowania. Rzeczywiście, urocza niespodzianka. Ursulo, kochanie, myślałem, że jesteś na zakupach, powiedział Cyprian, patrząc na żonę i cmokając Tenzi w oba policzki. Wpadłyśmy na lunch, Syps. Powiedziała Ursula, ale zrobiła się czerwona i strajk wyczuł w powietrzu nieokreślone napięcie. Jasne oczy starszego mężczyzny przesunęły się po strajku i zatrzymały na bristole. Tenzi, myślałem, że Twoją sprawą rozwodową zajmuje się Tony, powiedział Cyprian. To prawda, potwierdziła Tenzy. Nie spotkaliśmy się w interesach, Syps. Wyłącznie towarzysko. Uśmiechnął się lodowato. Pozwólcie zatem, że Was odprowadzę, moje drogie powiedział. Po zdawkowym pożegnaniu z Bristołem siostry, zupełnie ignorując strajka, wyszły z mężem Ursuli z restauracji. O co mu chodziło? Spytał strajk Bristoła, gdy zamknęły się za nimi drzwi. — To był Cyprian — wyjaśnił Bristol. Sprawiał wrażenie zdenerwowanego. Niezdarnie obracał w dłoni rachunek i kartę kredytową. — Cyprian May. Mąż Ursuli. Ważny wspólnik w kancelarii. Nie spodoba mu się, że Tenzi z tobą rozmawiała. Ciekawe, skąd wiedział, gdzie jesteśmy. Pewnie wydusił to Zalison. — Dlaczego miałoby mu przeszkadzać, że rozmawiam z Tenzi? — Tenzy jest jego szwagierką — wyjaśnił Bristol, wkładając płaszcz. — Nie chcę, żeby znowu się ośmieszyła. Pewnie dostanę straszny opieprz za to, że ją namówiłem na spotkanie z tobą. — Przypuszczam, że Cyprian właśnie dzwoni do mojego wujka, żeby się poskarżyć. Strajk zauważył, że Bristolowi trzęsą się ręce. Prawnik odjechał taksówką zamówioną przez kierownika sali. Strajk oddalił się pieszo. Idąc, poluzował krawat. I tak mocno zagłębił się w myślach, że wyrwał go z zadumy dopiero ryk klaksonu rozpędzonego samochodu, kiedy przechodził przez Grosvenor Street. Po tej pouczającej lekcji o zasadach bezpieczeństwa na ulicy, strajk skierował się w stronę jasnego muru Elizabeth Arden Red Door Spa. Oparł się o niego i z dala od strumienia pieszych zapalił papierosa i wyjął komórkę. Przysłuchując się i przewijając, zdołał odnaleźć fragment zeznań tenzji, który dotyczył tego, co zaszło bezpośrednio przed śmiercią Luli. W stronę sypialni usłyszałam krzyki, ona, czyli Lula, zawołała: Za późno już to zrobiłam, a wtedy jakiś mężczyzna powiedział kłamiesz, pieprzona suko, i wypchnął ją przez balkon. Widziałam, jak spada. Dał się słyszeć cichutki brzdęk, kiedy kieliszek Bristoła uderzył w blat strike przewinął jeszcze raz zawołała za późno już to zrobiłam a wtedy jakiś mężczyzna powiedział kłamiesz pieprzona suko i i wypchnął ją przez balkon widziałam jak spada strike przypomniał sobie gest tenzji imitujący wymachiwanie rękami i zastygłe na jej twarzy przerażenie kiedy o tym opowiadała wsunął komórkę z powrotem do kieszeni wyjął notes i zaczął pisać Strajk miał już do czynienia z niezliczoną rzeszą kłamców, umiał ich wyczuć i doskonale wiedział, że Tenzi jest jedną z nich. Będąc w mieszkaniu nie mogła słyszeć tego, co rzekomo słyszała, dlatego policja uznała, że Tenzi nie słyszała niczego. Wbrew swoim wcześniejszym przypuszczeniom i choć wszystkie dowody, które dotąd zgromadził sugerowały samobójstwo Luli Landry, Strajk był przekonany, że Tenzi Bestigui naprawdę słyszała kłótnie przed śmiercią Landry. Tylko ta część jej opowieści brzmiała prawdziwie. Ta prawda liśniła niczym światło pod fałszem, którym została okraszona. Strajk odsunął się od muru i zaczął iść na wschód po Grosvenor Street, trochę bardziej uważając na samochody. Ciągle miał jednak przed oczami minę tenzji, wspominał ton jej głosu i nerwowe gesty towarzyszące relacji z ostatnich chwil życia Luli Landry. Dlaczego miałaby mówić prawdę w najważniejszej sprawie, a w innych uciekać się do kłamstw, które łatwo zdyskredytować? Czemu miałaby kłamać na temat tego, co zrobiła, kiedy usłyszała krzyki w mieszkaniu Landry? Strike przypomniał sobie Adlera. Kłamstwo nie miałoby sensu, gdyby prawda nie została uznana za niebezpieczną. Dzisiaj Tenzi przyszła na rozmowę ze strajkiem, podejmując ostatnią próbę znalezienia kogoś, kto jej uwierzy i jednocześnie przyjmie za dobrą monetę kłamstwa, które uparcie wplatała w swoje zeznania. Szedł szybko, prawie nie zwracając uwagi na kłujący ból w prawym kolanie. Wreszcie zauważył, że przeszedł całą Maddox Street i znalazł się na Regent. Czerwone markizy sklepu z zabawkami Hamleys lekko łopotały w oddali i strajk przypomniał sobie, że w drodze do agencji zamierzał kupić prezent na zbliżające się urodziny siostrzeńca. Prawie nie zwrócił uwagi na kolorowy, popiskujący i rozmigotany wir, w którym się znalazł. Chodził z piętra na piętro jak robot, nie przejmując się krzykiem, warkotem zabawkowych helikopterów ani kwikiem mechanicznych świnek przecinających mu drogę. W końcu, mniej więcej dwadzieścia minut później, zatrzymał się obok żołnierzyków HM Armed Forces, żeby odpocząć. Stał tam w zupełnym bezruchu i spoglądał na rzędy miniaturowych Marines i spadochroniarzy, ale prawie ich nie widział. Był głuchy na szepty próbujących go ominąć chłopców i ich rodziców, zbyt wystraszonych, by poprosić dziwnego, olbrzymiego, gapiącego się przed siebie mężczyznę, żeby się przesunął. CZĘŚĆ TRZECIA FORSAN ET HEK OLIM MEMINISSE JUVABIT Może zaświta dzień, kiedy i to będziemy wspominali błogo. WERGILIUSZ ENEIDA Tłumaczenie Zygmunt Kubiak w środę zaczął padać deszcz. Nastała londyńska pogoda. Wilgoć i szarzyzna, za którą stare miasto prezentowało smętną fasadę. Blade twarze pod czarnymi parasolkami, wieczną woń wilgotnych ubrań, miarowe nocne bębnienie kropli w okno agencji strajka. Deszcz, jaki padał w Kornwali, był inny. Niczym bat smagał szyby w oknach pokoju gościnnego Cioci John i wujka Teda. Strike mieszkał miesiącami w ich schludnym domku o zapachu kwiatów i ciasta, kiedy chodził do małej szkoły w St. Mose. Takie wspomnienia wyłaniały się z jego pamięci przed każdym spotkaniem z Lucy. Krople deszczu nadal żywiołowo tańczyły na parapetach w piątkowe popołudnie, kiedy Robin owijała w ozdobny papier miniaturowego spadochroniarza dla Jacka, a siedzący po drugiej stronie biurka Strike wypisywał jej czek za tydzień pracy, potrącając prowizję tymczasowych rozwiązań. Robin szykowała się do trzeciej w tym tygodniu rozmowy w sprawie normalnej pracy. Wyglądała schludnie i elegancko w czarnym kostiumie, z jasno-złotymi włosami upiętymi w kok. Proszę bardzo, powiedzieli jednocześnie, kiedy Robin przesunęła w stronę strajka prezent idealnie zapakowany w papier z wzorem w małe statki kosmiczne, a strajk podał jej czek. Dzięki, powiedział, biorąc paczkę nie potrafię pakować prezentów. Mam nadzieję, że mu się spodoba odrzekła, chowając czek do czarnej torebki. Ja też. Powodzenia na rozmowie kwalifikacyjnej. Zależy ci na tej pracy? No jest dość atrakcyjna dział kadr w firmie konsultingowej w West Endzie, powiedziała bez entuzjazmu. Dobrej zabawy na przyjęciu rodzinowym. Do zobaczenia w poniedziałek. Z powodu ciągłego deszczu pokuta, którą strajk sobie narzucił, chodzenie na papierosa na Denmark Street, stała się jeszcze bardziej uciążliwa. Detektyw stał w drzwiach budynku pod słabą osłoną występu nad nadprożem i zadawał sobie pytanie, kiedy wreszcie zerwie z nałogiem i weźmie się do roboty, żeby odzyskać formę, którą stracił wraz z wypłacalnością i domowym zaciszem. Kiedy tak stał, zadzwoniła jego komórka. Pewnie się ucieszysz. Cynk, który mi dałeś, okazał się przydatny. oznajmił Eric Wardle triumfalnym tonem. Strike słyszał rozmawiających w tle mężczyzn i warkot silnika. Szybka akcja, powiedział. No wiesz, nie próżnujemy. Czyli dostanę to, na czym mi zależy? Dzwonię właśnie w tej sprawie. Dzisiaj jest już trochę późno, ale podeślę ci to w poniedziałek. O, wolałbym wcześniej. Mogę zaczekać w agencji. Wardle nieprzyjemnie się roześmiał. Przecież płacą ci od godziny. Myślałem, że będziesz wolał trochę to przeciągnąć. Wolałbym zobaczyć tę kartotekę jeszcze dziś wieczorem. Jeśli mi ją podeślesz, będziesz pierwszą osobą, której dam znać, gdy znowu dostanę jakiś cynk od starego kumpla. Zapadło krótkie milczenie i Strajku słyszał, jak jeden z mężczyzn w samochodzie Wardla mówi Pieprzonej mordy, Ferneja. Y, dobra, w porządku, powiedział Wardle. Podeślę ci to za jakiś czas, ale raczej nie wcześniej niż o siódmej. Będziesz jeszcze w robocie? Postaram się być. Odparł Strajk. Kartoteka dotarła trzy godziny później, kiedy jadł rybę z frytkami ze styropianowej tacki trzymanej na kolanach i oglądał londyńskie wieczorne wiadomości na przenośnym telewizorku. Kurier zadzwonił domofonem i Strajk pokwitował odbiór sporej paczki ze Scotland Yardu. Kiedy ją otworzył, zobaczył grubą, szarą teczkę pełną kserokopii. Zaniósł ją na biurko robin i zaczął metodycznie analizować jej zawartość. Były tam zeznania osób, które widziały Lule Landry ostatniego wieczoru jej życia. Raport z badań próbek DNA pobranych w jej mieszkaniu. Kserokopie stron prowadzonego przez ochronę rejestru gości, którzy przebywali w budynku numer 18 w Kentigern Gardens, szczegółowe informacje o lekach przepisanych Luli w związku z chorobą dwubiegunową, raport z sekcji zwłok, wyniki jej badań lekarskich z ostatniego roku, bilingi komórki i telefonu stacjonarnego oraz streszczenie zawartości laptopa modelki. Była tam także płyta DVD, na której Wardle nabazgrał Monitoring dwaj biegacze. Napęd DVD w kupionym z drugiej ręki komputerze strajka od początku był popsuty, więc detektyw wsunął płytę do kieszeni płaszcza wiszącego obok przeszklonych drzwi i z notesem pod ręką wrócił do analizowania drukowanych materiałów steczki. Za oknem nastała noc. Plama złotego światła lampki na biurku padała na kolejne kartki, kiedy strajk metodycznie czytał dokumenty, które doprowadziły policję do wysnucia wniosku o samobójstwie. Pośród suchych zeznań, szczegółowych harmonogramów i kserokopii etykietek z fiolek znalezionych w szafce łazienkowej Landry, strajk tropił prawdę, którą wyczuł za kłamstwami Tenzji Bestigui. Sekcja zwłok wykazała, że Lula zginęła w wyniku uderzenia o ziemię, skręciła sobie kark i doznała krwotoku wewnętrznego. Miała posiniaczone ramiona. Wypadła w jednym bucie. Zdjęcia zwłok potwierdziły informację znalezioną na Lula My Inspiration Forever, że po powrocie z nocnego klubu Landry się przebrała. Zamiast sukienki, w której ją sfotografowano, kiedy wchodziła do budynku, miała na sobie top z cekinami i spodnie. Strike skupił się na zmienianych zeznaniach Tenzji Bestigui. Sąsiadka Luli Landry najpierw twierdziła, że wyszła z sypialni, żeby pójść do łazienki, potem dodała, że otworzyła okno w salonie. Mówiła, że Freddy cały czas był w łóżku. Policja znalazła pół kreski kokainy na marmurowej obudowie wanny i foliowy woreczek z tym narkotykiem ukryty w paczce tamponów w szafce nad umywalką. Freddy Bestigui. Potwierdził, że w chwili śmierci Landry spał i obudził go krzyk żony. Powiedział, że kiedy wpadł do salonu, tenzi w samej bieliźnie minęła go biegiem. Przyznał, że wazon z różami, który kupił Makowi i który został roztrzaskany przez niezdarnego policjanta, miał być powitalnym gestem, ułatwiającym zapoznanie się z raperem. Owszem, Freddy z radością zawarłby z nim znajomość, i owszem, przeszło mu przez myśl, że Mak idealnie pasowałby do roli w powstającym właśnie thrillerze. To niewątpliwie szok związany ze śmiercią landry wywołał tak przesadną reakcję na zniszczenie bukietu. Na początku Freddy uwierzył żonie, kiedy powiedziała, że przypadkiem usłyszała kłótnie na górze, potem musiał jednak niechętnie zgodzić się z policją, że relacja Tenji była skutkiem zażycia kokainy. Jej nauk wywoływał liczne napięcia w ich małżeństwie, Freddy przyznał, że wiedział o uzależnieniu żony, ale o przechowywanym w łazience zapasie narkotyku, nie miał pojęcia. Następnie Bestigwisz zeznał, że on i Landry nigdy się nawzajem nie odwiedzali, a weekendowa impreza u Dickiego Carberiego, o której policja najwyraźniej dowiedziała się później, gdyż Frediego przesłuchiwano dwa razy, nie pogłębiła ich znajomości. Ona obracała się przede wszystkim w młodszym gronie, a ja spędziłem większość weekendu z Dickiem, który jest w moim wieku. Zeznania Frediego Bestigiego były jak skalna ściana. Nie do sforsowania bez specjalistycznego sprzętu. Po przeczytaniu policyjnego raportu z tego, co zaszło w mieszkaniu państwa Bestigłych, Strike dopisał do swoich notatek kilka zdań. Zaciekawiły go resztki kokainy na obudowie wanny, a jeszcze bardziej... Sekundy, które nastąpiły po tym, gdy Tenzi zauważyła za oknem spadającą i wymachującą rękami Lulę Landry. Oczywiście wiele zależało od rozkładu apartamentu Bestigłych, a Strike nie znalazł w teczce żadnego planu ani szkicu. Ale pewien stały element zmienianych zeznań Tenzi nie dawał mu spokoju. Kobieta cały czas twierdziła, że w chwili śmierci Landry jej mąż spał. Strajk przypomniał sobie, jak zasłoniła twarz, udając, że odgarnia włosy, gdy zaczął drążyć te kwestie. Ostatecznie uznał, wbrew opinii policji, że dokładne miejsce przebywania obojga bestigłych w chwili śmierci Landry bynajmniej nie zostało ustalone. Wrócił do metodycznego przeglądania zawartości teczki. Zeznania Ewena Dafilda w przeważającej części były zgodne z relacją Wardla. Dafild przyznał, że usiłował powstrzymać swoją dziewczynę od wyjścia z Uzi, chwytając ją za ramiona. Wyrwała mu się i wyszła, a on wkrótce za nią pojechał. Strike natknął się na jedno zdanie, którym przesłuchujący Dafilda policjant beznamiętnie podsumował jego zeznania na temat maski wilka. Zawsze noszę maskę wilka, kiedy chcę uniknąć zainteresowania fotografów. Krótkie zeznania szofera, który zabrał chłopaka Luli pod Uzi, potwierdziły relację Dafilda Kierowca najpierw zawiózł go do Kentigern Gardens, ale potem wykonał kurs na Darley Street, gdzie zostawił Dafilda i odjechał. Niechęć szofera do Dafilda o której wspomniał Wardle, nie została uwieczniona w suchej rzeczowej relacji przedłożonej do podpisu w komisariacie. Zeznania Dafilda potwierdziły jeszcze dwie inne osoby: kobieta, która mówiła, że widziała, jak gwiazdor wchodził po schodach do mieszkania dealera, oraz Wycliffe, czyli sam dealer. Strike przypomniał sobie słowa warla, według którego Wycliffe mógł skłamać, żeby chronić Dafilda. Kobieta z dołu mogła natomiast zostać przekupiona. Reszta świadków, którzy twierdzili, że widzieli Dafilda włóczącego się ulicami Londynu, w zasadzie widziała mężczyznę w masce wilka. Strajk zapalił papierosa i jeszcze raz przeczytał zeznania Dafilda. David był człowiekiem o gwałtownym usposobieniu. Przyznał, że usiłował zmusić lulę do zostania w klubie. Siniaki na ramionach prawie na pewno były jego dziełem. Jeśli jednak wziął heroinę, razem z Wycliffe'em, marne były szanse na to, że zdołał wślizgnąć się do budynku numer 18 w Kentigern Gardens, czy choćby wpaść w morderczą wściekłość. Strajk wiedział, jak się zachowują ludzie uzależnieni od heroiny. W ostatnim skłocie, w którym mieszkał razem z matką, spotkał ich wielu. Ten narkotyk wywoływał u swoich niewolników bierność i uległość. Byli zupełnym przeciwieństwem krzyczących, agresywnych alkoholików albo nerwowych, owładniętych paranoją kokainistów. Strajk miał okazję, zarówno w wojsku, jak i w cywilu, poznać ludzi uzależnionych od najróżniejszych substancji. Gloryfikowanie przez media nałogu Dafilda budziło w nim obrzydzenie. Heroina nie miała żadnego uroku. Matka Strajka umarła na brudnym materacu w kącie i dopiero sześć godzin później ktoś to zauważył. Strajk wstał, przeszedł przez poczekalnię i gwałtownym ruchem otworzył zroszone deszczem okno. Bas w Twelve Bar Cafe zadudnił głośniej niż zwykle. Nadal paląc papierosa, detektyw spojrzał na koniec Denmark Street ku mieniącej się światłami samochodów i blaskiem kałuż Charing Cross Road, po której szli spiesznym krokiem lub zataczali się piątkowi imprezowicze z rozkołysanymi parasolkami, a ich śmiech zagłuszał odgłosy ruchu ulicznego. Strike zastanawiał się, kiedy znowu będzie mógł wyskoczyć w piątek na piwo z przyjaciółmi. Coś takiego kojarzyło mu się teraz z innym światem, z poprzednim wcieleniem. Stan dziwnego zawieszenia, w którym się teraz znajdował i w którym miał kontakt jedynie z Robin, nie mógł trwać wiecznie. Ale strajk nie był jeszcze gotowy wrócić do normalnego życia towarzyskiego. Stracił wojsko, Charlotte i półnogi. Czuł, że musi się przyzwyczaić do człowieka, jakim się stał, zanim będzie gotów wystawić się na zdziwienie i współczucie innych ludzi. Jaskrawo pomarańczowy niedopałek spadł na ciemną ulicę i zgasł w rynsztoku. Strajk zamknął okno, wrócił za biurko i zdecydowanym ruchem przysunął teczkę. Zeznania Derricka Wilsona nie wniosły niczego nowego W kartotece nie było żadnej wzmianki o Kirenie Kolowasie Jonesie Ani o tajemniczej niebieskiej kartce Strike z zaciekawieniem przeszedł do zeznań dwóch kobiet Z którymi Lula spędziła swoje ostatnie popołudnie Kiary Porter i Bryony Radford Wizarzystka zapamiętała, że Lula była wesoła i podekscytowana Zbliżającym się przyjaznem Dibiego Maka. Porter zeznała jednak, że Landry nie była sobą że wydawała się przygaszona i niespokojna, ale nie chciała rozmawiać o tym, co ją martwiło. W zeznaniach Porter, Strike znalazł intrygujący szczegół, o którym dotychczas nie wiedział. Modelka twierdziła, że tamtego popołudnia Landry wyraźnie oznajmiła zamiar zostawienia wszystkiego bratu. Nie było kontekstu tej wypowiedzi, ale razem z resztą zeznań Chiary Porter składała się ona na obraz dziewczyny, którą wyraźnie coś dręczyło. Strajk zastanawiał się, dlaczego jego klient nie wspomniał, że siostra zamierzała mu wszystko zostawić. Oczywiście Bristol miał już fundusz powierniczy. Być może szansa na zdobycie następnej, olbrzymiej kwoty pieniędzy nie wydawała mu się tak istotna, jak wydawałaby się Strajkowi, który nigdy nie odziedziczył złamanego grosza. Strajk ziewnął, zapalił kolejnego papierosa, żeby nie zasnąć i zaczął czytać zeznania matki Luli. Jego klient mówił, że Lady Bristow była po operacji otumaniona lekami i źle się czuła. Ona sama nie miała jednak najmniejszych wątpliwości, że jej córka była najzupełniej szczęśliwa, gdy tamtego ranka przyszła w odwiedziny i że wyrażała jedynie zatroskanie stanem matki oraz jej szansami na powrót do zdrowia. Być może należało za to winić suchą, nieuwzględniającą niuansów w prozę policyjnego protokolanta, lecz czytając zeznania Lady Bristow, Strike odniósł wrażenie, że matka Luli z determinacją zaprzecza prawdzie. Tylko ona zasugerowała, że śmierć Luli mogła nastąpić wskutek nieszczęśliwego wypadku, że modelka poślizgnęła się na balkonie. Lady Bristow podkreślała, że noc była mroźna. Strajk pobieżnie przejrzał zeznania Bristowa, które pod każdym względem odpowiadały relacji przedstawionej mu przez klienta, i przeszedł do zeznań Tony'ego Landriego, wujka Johna i Luli. Tony Landry odwiedził Yvette Bristow dokładnie wtedy, kiedy była u niej Lula, w przeddzień śmierci tej ostatniej, i stwierdził, że siostrzenica zachowywała się normalnie. Potem pojechał do Oksfordu, gdzie uczestniczył w konferencji poświęconej międzynarodowym zmianom w prawie rodzinnym i przenocował w hotelu Malmaison. Jego zeznaniom w sprawie miejsca pobytu towarzyszyły niezrozumiałe uwagi na temat rozmów telefonicznych. Szukając wyjaśnienia, strajk zajrzał do załączonych kopii billingów. W tygodniu poprzedzającym jej śmierć Lula prawie nie korzystała z telefonu stacjonarnego, a w przeddzień śmierci nie używała go wcale. Ostatniego dnia życia wykonała jednak aż 66 połączeń z komórki. Najpierw 15 po 9 zadzwoniła do Ewena Dafilda, potem o 9.35 do Kiary Porter, następnie przez kilka godzin z nikim nie rozmawiała przez komórkę, ale o 13.21 zaczęła gorączkowo wydzwaniać na zmianę pod dwa numery. Jeden należał do Dafilda, a drugi, jak informowała drobna notatka w miejscu, gdzie pojawił się po raz pierwszy, do Toniego Landriego. Lula w kółko dzwoniła do tych dwóch mężczyzn. Co jakiś czas następowały mniej więcej dwudziestominutowe przerwy, podczas których nie dzwoniła do nikogo, a potem znowu zaczynała telefonować, bez wątpienia wciskając przycisk ponownego wybierania. Strajk ustalił, że to gorączkowe wydzwanianie musiało się zacząć po powrocie do domu, gdy Lula była w towarzystwie Briony Radford i Kiary Porter, ale żadna z nich o tym nie wspomniała strajk wrócił do zeznań Toniego Landriego, które nie zawierały żadnej wskazówki mogącej wyjaśnić, czemu Siostrzenica tak bardzo chciała się z nim skontaktować. Landry powiedział, że na konferencji miał ściszony telefon i dopiero znacznie później zauważył, że po południu siostrzenica usilnie próbowała się z nim skontaktować. Nie miał pojęcia, czego chciała, ale do niej nie odzwonił, gdyż zanim zauważył nieodebrane połączenia, zrezygnowała z dalszych prób skontaktowania się z nim. Landry przypuszczał, słusznie, jak się okazało, że jego siostrzenica jest już w jakimś nocnym klubie. Strajk ziewał co pięć minut. Zamierzał zrobić sobie kawę, ale zabrakło mu sił. Chciał się położyć, lecz ulegając nawykowi kończenia zaczętej pracy, spojrzał na kserokopię stron rejestru gości, pokazujące, kto przebywał w budynku numer 18 w przeddzień śmierci Luli Landry. Staranna analiza podpisów i inicjałów ujawniła, że Wilson nie był tak skrupulatny, za jakiego zapewne uchodził w oczach swoich pracodawców. Zgodnie z tym, co powiedział strajkowi, wejścia i wyjścia mieszkańców nie były odnotowywane. W rejestrze brakowało zatem informacji o Landry i państwie bestigłych. Pierwszy wpis Wilsona dotyczył listonosza, 10 po 9, następny, 22 po 9, dostawy kwiatów do mieszkania numer 2, i wreszcie za 10, /10 pojawienia się pracownika firmy ochroniarskiej Securibel. Nie wpisano, o której ten człowiek wyszedł. Poza tym. Tak jak powiedział Wilson, dzień był spokojny. Kiara Porter przyjechała za 10 pierwsza, i Radford pół godziny później. Radford potwierdziła swoje wyjście podpisem za 25:00. o siódmej Wilson odnotował przybycie pracowników firmy cateringowej do mieszkania Bestigłych, Kiara i Lula wyszły 15 po siódmej, a ludzie od cateringu 15 po dziewiątej strajk był niepocieszony, że policja skserowała tylko stronę zapisaną w przeddzień śmierci Landry, gdyż miał nadzieję, że gdzieś w rejestrze gości znajdzie nazwisko nieuchwytnej Rochelle. Była już prawie północ, kiedy strajk skupił się na policyjnym raporcie dotyczącym zawartości laptopa Landry. Wyglądało na to, że szukano w nim przede wszystkim maili sugerujących myśli lub zamiary samobójcze i że działania te nie przyniosły rezultatu. Strajk pobieżnie przejrzał maile wysłane i otrzymane przez Landry w ciągu ostatnich dwóch tygodni jej życia. Strajkowi, który obejrzał niezliczone zdjęcia nieziemskiej urody Landry, trudno było uwierzyć, że ta dziewczyna w ogóle istniała. Było to dziwne, ale prawdziwe. Wszechobecność jej twarzy sprawiła, że wizerunek Luli Landry, mimo jej wyjątkowej urody, stał się czymś abstrakcyjnym, pospolitym. Teraz z tych suchych, czarnych znaków na papierze, ze zwięźle sformułowanych wiadomości, naszpikowanych dowcipami dla wtajemniczonych i przezwiskami, wspowitej mrokiem agencji powstała zjawa martwej dziewczyny. Mejle Lulilandry uświadomiły mu raczej jego trzewiom niż mózgowi coś, czego nie zdołały uświadomić liczne zdjęcia, że na tamtej zaśnieżonej londyńskiej ulicy, w zderzeniu z ziemią, zginęła prawdziwa, żywa, śmiejąca się i płacząca istota. Przewracając strony kartoteki, Strike miał nadzieję, że zauważy przemykający cień mordercy, a zamiast tego ukazał mu się duch samej Luli, spoglądający na niego jak niektóre ofiary brutalnych przestępstw z resztek swojego przerwanego życia. Strike zrozumiał, czemu John Bristow uparcie twierdził, że jego siostra nie miała myśli samobójczych. Dziewczyna która pisała te słowa, sprawiała wrażenie serdecznej przyjaciółki, towarzyskiej, impulsywnej, zabieganej i zadowolonej z takiego życia. Uwielbiała swoją pracę i, jak wspominał Bristol, cieszyła się na wyjazd do Maroka. Większość maili wysyłała do projektanta, Guy Somego. Strajk nie znalazł w nich żadnej informacji, które mogłyby go zainteresować, oprócz wesołego, poufałego tonu oraz jednej wzmianki na temat nietypowej przyjaciółki Luli. Gigi, czy mógłbyś znaleźć jakiś prezent urodzinowy dla Rochelle? Please, zapłacę, coś ładnego, nie bądź okropny, na 21 lutego. Bardzo ładnie proszę, buziaki kukułka. A Strajk pamiętał, że według twórcy Lula My Inspiration Forever, Lula kochała Guy Somego jak brata. Zeznania projektanta zajęły najmniej miejsca w kartotece. Some spędził tydzień w Japonii i wrócił do Londynu w dniu śmierci Luli. Strajk wiedział, że mieszkanie projektanta dzielił od Kentigern Gardens krótki spacer, ale policja najwidoczniej zadowoliła się oświadczeniem, że po powrocie do domu Some położył się spać. Strike pamiętał jednak, że kamera monitoringu na Olderbrook Road nie zarejestrowałaby nikogo, kto zbliżyłby się do Kentigard gardens od strony Charles Street. W końcu strike zamknął kartotekę. Poruszając się z wysiłkiem po agencji, rozbierając się, zdejmując protezę i rozkładając łóżko polowe, myślał wyłącznie o tym, jak bardzo jest wyczerpany. Zasnął szybko, ukołysany jednostajnym buczeniem ruchu ulicznego, bębnieniem deszczu, i nieśmiertelnym oddechem miasta. W ogrodzie przed domem Lucy w Bromley rosła olbrzymia magnolia. Późną wiosną pokrywała trawnik warstwą płatków, przypominających pogniecione chusteczki. Teraz w kwietniu wyglądała jak pierzasta chmura bieli, a płatki miały woskowy połysk kojarzący się z cienkimi plasterkami kokosa. Strajk był tam zaledwie kilka razy. Ponieważ wolał się spotykać z Lucy z dala od jej domu, gdzie zawsze wydawała się najbardziej udręczona, i unikać styczności ze szwagrem, do którego żywił raczej chłodne uczucia. Przywiązane do bramy balony, wypełnione helem, unosiły się na lekkim wietrzyku. Idąc po stromej ścieżce do drzwi i trzymając pod pachą zapakowany przez Robin prezent, strajk pocieszał się myślą, że wkrótce będzie po wszystkim. A gdzie Charlotte? spytała surowym tonem Lucy, gdy tylko otworzyła drzwi. Była niską blondynką o okrągłej twarzy. Widoczny za nią przedpokój wypełniały kolejne duże balony z pozłacanej folii, tym razem w kształcie siódemek. Z niewidocznych zakątków domu dobiegały zakłócające podmiejski spokój krzyki, które mogły wyrażać zarówno radość, jak i ból. Musiała pojechać na weekend do IR, skłamał Strike. Po co? Spytała Lucy, odsuwając się, żeby mógł wejść. Kolejny kryzys z siostrą. Le, gdzie Jack? E, wszyscy są z tyłu. Dzięki Bogu przestało padać, bo musielibyśmy siedzieć w środku, powiedziała Lucy, prowadząc go do ogródka za domem. Strike zobaczył swoich trzech siostrzeńców biegających po ogromnym trawniku. Razem z dwadzieściorgiem od świętnie ubranych chłopców i dziewczynek. Rozwrzeszczane dzieci bawiły się w grę polegającą na podbieganiu do słupków do krykieta, do których przyczepiono zdjęcia owoców. Pilnujący ich rodzice stali w słabym słońcu i pili wino z plastikowych kubków, a mąż Lucy, grek, obsługiwał iPoda stojąc za stołem na kozłach. Lucy podała strajkowi piwo i prawie natychmiast pobiegła podnieść najmłodszego syna, który zaliczył bolesny upadek i darł się w niebogłosy. Strajk nigdy nie chciał mieć dzieci. To była jedna z tych kwestii, w których zawsze zgadzali się z Charlotte. I zarazem jedna z przyczyn rozpadu jego innych związków. Lucy potępiała taką postawę i argumenty, którymi ją uzasadniał. Zawsze czuła się dotknięta, kiedy jego życiowe cele różniły się od jej życiowych celów, jakby podważał w ten sposób jej decyzje i wybory. Jak leci, korm! zagadnął Grek, który przekazał kontrolę nad sprzętem muzycznym innemu ojcu. Szwagier strajka był specjalistą od kosztów budowlanych. Nigdy do końca nie wiedział, jakim tonem powinien się zwracać do brata, żony, i zazwyczaj decydował się na agresywną wesołkowatość, co działało strajkowi na nerwy. E, gdzie twoja cudowna Charlotte? Chyba nie powiesz, że znowu ze sobą zerwaliście, co? <laughs> nie mogę za wami nadążyć. Jedna z dziewczynek została popchnięta i grek. Pobiegł pomóc następnej matce w zmaganiach ze łzami i plamami strawy. Bawiące się dzieci krzyczały i robiły bałagan. Wreszcie ogłoszono zwycięzcę. Pokonany zawodnik uderzył w płacz i trzeba go było udobruchać nagrodą pocieszenia wydobytą z czarnego worka na śmieci leżącego obok hortensji. Potem rozpoczęła się druga runda. Cześć! powiedziała jakaś stateczna mężatka, podchodząc do strajka. Pewnie jesteś bratem Lucy. Tak, potwierdził. Słyszeliśmy o twojej biednej nodze, dodała gapiąc się na jego buty. Lucy informowała nas na bieżąco. Jej ku nic nie widać, prawda? Kiedy przyszedłeś, nawet nie zauważyłam, żebyś utykał. Zadziwiające, co potrafią dziś zdziałać lekarze. Pewnie nawet biegasz szybciej niż kiedyś. Chyba jej się wydawało, że strajk ma pod spodniami protezę z włókna węglowego jak paraolimpijczyk. Sączył piwo i silił się na sztuczny uśmiech. Nagle na twarzy kobiety odmalowała się nieskrywana ciekawość. Czy to prawda, spytała pożerając go wzrokiem, że jesteś synem Johniego Rugby'ego? Cierpliwość strajka, która przypominała cienką nić, niepostrzeżenie naprężyła się do granic wytrzymałości i gwałtownie a skąd mam kurwa wiedzieć, warknął. Może sama do niego zadzwonisz i spytasz. Kobieta wyglądała na osłupiałą. Kilka sekund później oddaliła się, bez słowa. Zauważył, że rozmawia z inną kobietą, która zerkała w jego stronę. Znowu przewróciło się któreś dziecko, rozbiło głowę o krykietowy słupek ozdobiony olbrzymim zdjęciem truskawki i wydało z siebie krzyk rozrywający bębenki w uszach. Korzystając z tego, że uwaga gości skupiła się na nowej ofierze, strajk wymknął się z powrotem do domu. Salon był nijaki, ale wygodny, wyposażony w trzyczęściowy komplet wypoczynkowy. Impresjonistyczny obraz nad kominkiem oraz w oprawione w ramki i ustawione na regałach zdjęcia jego trzech siostrzeńców w zielonych szkolnych mundurkach. Strajk ostrożnie zamknął drzwi, odcinając się od hałasu w ogrodzie. Wyjął z kieszeni podesłaną przez Wardla płytę DVD, wsunął ją do odtwarzacza i włączył telewizor. Na telewizorze stało zdjęcie zrobione na przyjęciu z okazji trzynastych urodzin Lucy. Był na nim ojciec Lucy, Rick. Ze swoją drugą żoną. Strike stał z tyłu, jak na wszystkich grupowych zdjęciach, odkąd skończył pięć lat. Miał jeszcze obie nogi. Obok niego stała Tracey, koleżanka z Wydziału do Spraw Specjalnych, którą Lucy upatrzyła sobie na bratową. Później Tracey wyszła za ich wspólnego przyjaciela i niedawno urodziła im się córka. Strike zamierzał wysłać kwiaty, ale jakoś nie mógł się zebrać. Spuścił wzrok na ekran i wcisnął play. Od razu zaczęło się niewyraźne nagranie z kamery monitoringu. Ulica była biała, a za obiektywem opadały wielkie płatki śniegu. 180-stopniowy kąt widzenia ukazywał skrzyżowanie Bellamy z Aldermrook Road. Z prawej strony nadszedł jakiś mężczyzna. Był wysoki, trzymał ręce głęboko w kieszeniach, mocno się opatulił i naciągnął na głowę kaptur. Na czarno-białym nagraniu jego twarz wyglądała dziwnie, płatała figla oczom. Strajk miał wrażenie, że patrzy na białą, dolną część twarzy i ciemną przepaskę na oczy, zanim rozum mu podpowiedział, że naprawdę to ciemna, górna część twarzy i biały szalik naciągnięty na nos, usta i brodę. Na kurtce widniał jakiś znak, być może zamazany logo. Poza tym ubranie nie miało żadnych charakterystycznych cech. Gdy idący mężczyzna zbliżył się do kamery, pochylił głowę i prawdopodobnie spojrzał na coś, co wyjął z kieszeni. Kilka sekund później skręcił w Bellamy Road i zniknął z kadru. Cyfrowy zegar w prawym dolnym rogu ekranu wskazywał pierwszą 39. Nagranie gwałtownie drgnęło. Znów ukazał się niewyraźny widok na to samo skrzyżowanie, teraz zupełnie puste. Obraz przysłaniały takie same ciężkie płatki śniegu, ale w prawym dolnym rogu była godzina druga 2.12. Nagle pojawili się dwaj biegnący mężczyźni. Pierwszym był człowiek w białym szaliku na ustach, który wcześniej zniknął z kadru. Miał długie nogi i pracując rękami szybko biegł z powrotem po Olderbrook Road. Drugi mężczyzna był niższy, chudszy, miał na głowie kaptur i czapkę. Kiedy pędził za pierwszym, coraz bardziej zostając w tyle, Strajk zauważył jego ciemne dłonie zaciśnięte w pięści. Światło ulicznej latarni na chwilę padło na obrazek na plecach jego bluzy. W połowie older Brook Road mężczyzna gwałtownie skręcił w lewo i wbiegł w boczną uliczkę. Strajk jeszcze raz puścił kilkusekundowe nagranie, a potem zrobił to ponownie. Nie zauważył, żeby biegnący nawiązali ze sobą jakikolwiek kontakt. Kiedy pędem oddalali się od kamery, nic nie wskazywało na to, by do siebie krzyczeli czy choćby spoglądali w swoją stronę. Wyglądało to tak, jakby każdy dbał tylko o własną skórę. Strajk odtworzył nagranie po raz czwarty i po kilku próbach udało mu się je zatrzymać w chwili, gdy latarnia oświetliła wzór na bluzie mężczyzny biegnącego wolniej. Mrużąc oczy, strajk przysunął twarz do zamazanego obrazu. Po chwili wpatrywania się w ekran był już prawie pewny, że pierwszy wyraz kończył się na CK, ale drugi, który prawdopodobnie zaczynał się na J, okazał się niemożliwy do rozszyfrowania. Strike wcisnął play i odtworzył dalszą część nagrania, próbując dojrzeć, w którą uliczkę skręcił drugi mężczyzna. Trzy razy patrzył, jak biegacz odłącza się od towarzysza, i choć na ekranie nie było widać nazwy ulicy, to dzięki rozmowie z Wardlem strajk wiedział, że facet skręcił w Halliwell Street. Policja uznała, że pierwszy biegacz raczej nie mógł być mordercą, skoro poza kadrem zwąchał się z kumplem oczywiście zakładając, że w ogóle byli kumplami. Strajk musiał jednak przyznać, że to, iż na nagraniu byli razem, na dodatek w taką pogodę i o takiej porze Podobnie jak ich niemal identyczne zachowanie, wyraźnie sugerowało współudział. Tym razem nie cofnął nagrania i patrzył, jak obraz gwałtownie przeskakuje, ukazując wnętrze autobusu. Do środka weszła jakaś dziewczyna. Jej twarz, nagrana przez kamerę umieszczoną nad kierowcą, była zniekształcona i mocno przyciemniona, ale dało się zauważyć jasną kitkę. Mężczyzna, który wszedł za nią, bardzo przypominał z tego, co strajk zdołał dojrzeć człowieka, który później szedł po Bellamy Road w stronę Kentigern Gardens. Był wysoki, miał kaptur na głowie i usta zasłonięte białym szalikiem, a górną część jego twarzy spowijał cień. Wyraźne było tylko logo na piersi, stylizowane G.S. Nagranie zadrżało i ukazała się Theobald's Road. Jeśli idący szybkim krokiem człowiek był tą samą osobą, która jechała autobusem, to wcześniej musiał zdjąć biały szalik. Budową ciała i sposobem poruszania się bardzo przypominał tamtego mężczyznę. Strike pomyślał, że facet celowo pochyla głowę, żeby zasłonić twarz. Na zakończenie nagrania ukazał się czarny ekran. Strike siedział i wpatrywał się w niego, głęboko pogrążony w myślach. Nagle przypomniał sobie, gdzie jest i z lekkim zdziwieniem zobaczył, że otaczają go żywe kolory i promienie słońca. Wyjął komórkę z kieszeni i zadzwonił do Johna Bristoła, ale połączył się z pocztą głosową. Zostawił wiadomość, mówiąc Bristołowi, że obejrzał nagrania z monitoringu i przeczytał policyjną kartotekę. Dodał, że chciałby się dowiedzieć jeszcze kilku rzeczy i spytał, czy mogliby się spotkać w następnym tygodniu. Potem zadzwonił do Derricka Wilsona i też połączył się z pocztą głosową. Powtórzył, że chciałby wpaść i obejrzeć wnętrze budynku numer 18 przy Kentigern Gardens. Gdy zakończył połączenie, otworzyły się drzwi i do salonu wśliznął się jego średni siostrzeniec Jack. Był zarumieniony i wyglądał na wyczerpanego. Słyszałem, jak rozmawiasz? powiedział do strajka. Zamknął drzwi równie ostrożnie, jak wcześniej jego wujek. — Nie powinieneś być w ogródku? Przyszedłem się wysiusiać, wyjaśnił siostrzeniec. Wojkuło, przyniosłeś mi prezent? Strajk, który nie rozstał się jeszcze ze starannie zapakowaną paczką, podał ją jubilatowi i patrzył, jak niecierpliwe paluszki niszczą misterne dzieło robin. Fajnie, powiedział uradowany dziak. – Żołnierz. Zgadza się, potwierdził strajk. Ma pistolet i w ogóle. Ma. Też miałeś pistolet, jak byłeś żołnierzem? Spytał Jack, odwracając pudełko, żeby spojrzeć na zdjęcie zawartości. Nawet dwa, powiedział Strike. I dalej je masz? Nie, musiałem oddać. Szkoda, rzeczowo podsumował Jack. Nie powinieneś się teraz bawić? Spytał Strike, gdy w ogródku na nowo rozbrzmiały piski. Nie chcę, powiedział Jack. Mogę go wyjąć? No jasne. Gdy Jack z zapałem zrywał pudełko, Strike wysunął z odtwarzacza płytę DVD od Wardla i włożył ją do kieszeni. Potem pomógł Jackowi uwolnić plastikowego spadochroniarza z więzów przytwierdzających go do kartonowej wkładki i włożyć mu do ręki pistolet. Lucy znalazła ich obu dziesięć minut później. Jack Właśnie ostrzeliwał tylną część kanapy, a Strajk udawał, że oberwał w brzuch. — Na litość boską, korm to jego przyjęcie, powinien się bawić z innymi dziećmi. Jack, przecież mówiłem, że nie wolno otwierać prezentów. Podnieś go. — Nie, będzie musiał tutaj zostać. — Nie, Jack, pobawisz się nim później. Zresztą już prawie pora na podwieczorek. Zaczerwieniona i podenerwowana Lucy wypchnęła ociągającego się syna z salonu i z wyrzutem spojrzała na brata kiedy zaciskała usta, bardzo przypominała ciocie Joan, której nie łączyły więzy krwi z żadnym z nich. To chwilowe podobieństwo obudziło w strajku ducha współpracy zupełnie nie w jego stylu. Przez resztę przyjęcia zachowywał się dobrze według kryteriów Lucy. Poświęcił się przede wszystkim zażegnywaniu konfliktów między rozbrykanymi dziećmi, a potem zabarykadował się za zastawionym galaretką i lodami stołem na kozłach, dzięki czemu uniknął rozmów ze wścibskimi, krążącymi po ogródku matkami. W niedzielę wcześnie rano strajka obudziło dzwonienie komórki, która ładowała się na podłodze obok łóżka polowego. Dzwonił Bristow. Wydawał się spięty. Odebrałem wczoraj twoją wiadomość, ale mama była w złym stanie. Dzisiaj pielęgniarka wzięła wolne popołudnie. Alison przyjdzie dotrzymać mi towarzystwa. Moglibyśmy się spotkać jutro, w porze lunchu, jeśli nie masz innych planów. Jakieś postępy? dodał z nadzieją. Niewielkie. Odrzekł ostrożnie strajk. Słuchaj, w... gdzie jest laptop twojej siostry? Tutaj, u mamy, czemu pytasz? Nie miałbyś nic przeciwko temu, żebym do niego zajrzał? Nie, powiedział Bristol. Przyniosę ci go jutro, dobrze? Strajk uznał, że to dobry pomysł. Kiedy Bristol podał mu nazwę i adres swojej ulubionej restauracji niedaleko kancelarii i zakończył połączenie. Strajk sięgnął po papierosy i palił należąco, przyglądając się wzorom na suficie tworzonym przez słońce, które przedzierało się między żaluzjami. Delektował się ciszą i samotnością, brakiem rozwrzeszczanych dzieci i Lucy wypytującej go przy akompaniamencie donośnych krzyków swojego najmłodszego syna. Czując niemal sympatię do swojej spokojnej agencji, zgasił papierosa, wstał i przyszykował się do wyjścia, by jak zwykle wziąć prysznic z julu. Późnym wieczorem, po kilku kolejnych próbach, udało mu się w końcu dodzwonić do Derricka Wilsona. — Nie możesz wpaść w tym tygodniu — oznajmił ochroniarz. — Ostatnio pan Bestiguis spędza dużo czasu w domu. Nie chcę stracić roboty, sam rozumiesz. Zadzwonię, jeśli nadarzy się okazja, dobra? Strike usłyszał w tle dzwonek domofonu. — Jesteś teraz w pracy? — zawołał, zanim Wilson zdążył się rozłączyć. Usłyszał, jak odwrócony od słuchawki ochroniarz mówi. Po prostu wpisz się do książki, Koleś. E, co powiedziałeś? dodał głośnie Wilson, kierując pytanie do strajka. E, jeśli tam jesteś, czy mógłbyś poszukać w rejestrze gości nazwiska przyjaciółki, która czasem odwiedzała Lule? Jakie przyjaciółki? spytał Wilson. Dobra, to na razie. Tej, o której mówił Kiren, tej z psychiatryka, Rochelle. Chcę się dowiedzieć, jak ma na nazwisko. A, o nią ci chodzi powiedział Wilson. – Dobra, przejrzę rejestr i zadzwonię. – A czy mógłbyś to zrobić teraz? – usłyszał westchnienie Wilsona. No – W porządku, zaczekaj. Dały się słyszeć nieokreślone dźwięki, postukiwanie i szuranie, a potem szelest przewracanych kartek. Czekając, Strike oglądał różne ubrania zaprojektowane przez Gisomego, rozmieszczone na monitorze komputera. – O, jest! – odezwał się Wilson. – Ma na imię Rochelle… Y nie mogę rozczytać. Wygląda jak Oni Fate. Przeliterujesz. Wilson przeliterował i Strike zapisał nazwisko Roschel. Kiedy widziałeś ją tam po raz ostatni, Derek? Na początku listopada. O, dzień dobry. Muszę kończyć. Ochroniarz odłożył słuchawkę, nie czekając na podziękowanie, i detektyw wrócił do puszki piwa Tenens i kontemplowania nowoczesnych strojów dziennych zaprojektowanych przez Somego, a konkretnie do zapinanej na suwak bluzy z kapturem, ze stylizowanymi złotymi literami GS u góry po lewej stronie. To logo pojawiało się na wszystkich ubraniach w męskiej kolekcji prêt a porter na stronie internetowej projektanta. Strike nie do końca wiedział, co to właściwie znaczy, prêt a porter Miał wrażenie, że wszystkie ubrania są gotowe do noszenia. Szybko doszedł jednak do wniosku, że bez względu na inne konotacje, to francuskie sformułowanie oznacza przede wszystkim coś tańszego. W drugiej części strony, zatytułowanej po prostu «Guy Somme », znajdowały się bowiem ubrania, których ceny sięgały tysięcy funtów. Mimo usilnych starań Robin, człowiek, który zaprojektował te rdzawo-czerwone garnitury, wąskie krawaty z włóczki, mini-sukienki ozdobione kawałkami lustra i skórzane fedory, pozostawał głuchy na wszystkie prośby o rozmowę na temat śmierci jego ulubionej modelki. Myślisz, kurwa, że ci nic nie zrobię, ale się mylisz. Chuju, dorwę cię, zaufałem ci, a ty mnie tak załatwiłeś. Wyrwę ci fiuta i wepchnę ci go do gardła. Kiedy z tobą skończę, znajdą cię z fiutem w gębie. Własna matka cię nie pozna, ja cię kurwa zabiję, strajk ty za srańcu. Ładna dziś pogoda. Niech pan to przeczyta. Proszę. Był poniedziałek rano i strajk właśnie wypalił papierosa na skąpanej w słońcu ulicy, gdzie pogawędził z dziewczyną ze sklepu muzycznego naprzeciwko. Robin znowu miała rozpuszczone włosy, najwidoczniej nie wybierała się dzisiaj na rozmowę kwalifikacyjną. Ten wniosek w połączeniu ze słońcem, które wyszło po deszczu, poprawił strajkowi humor. Robin wyglądała jednak na spiętą, stała za biurkiem i trzymała w ręce różową kartkę, jak zwykle ozdobioną kociętami. Jeszcze mu się nie znudziło? Strike wziął list i przeczytał go z szerokim uśmiechem na twarzy. Nie rozumiem, dlaczego nie pójdzie pan na policję, powiedziała Robin. To, czym on panu grozi. Po prostu dołącz to do reszty, zbył ją Strike, rzucając list na biurko i grzebiąc w niewielkim stosiku korespondencji, która przyszła razem z nim. No właśnie, to jeszcze nie wszystko, podjęła Robin wyraźnie poirytowana jego postawą. Przed chwilą dzwonili z tymczasowych rozwiązań. Tak? Czego chcieli? Pytali o mnie, powiedziała. Chyba podejrzewają, że nadal tu pracuję. I co im powiedziałaś? Udawałam kogoś innego. Główka pracuje. Kogo? Przedstawiłam się jako Anabel. Mm, ludzie proszeni o wymyślenie na poczekaniu jakiegoś imienia zazwyczaj wybierają takie, które zaczyna się na a. Wiedziałaś o tym? A co będzie, jeśli tu kogoś przyślą? Jak to co? Zarządają pieniędzy od pana, nie ode mnie. Będą próbowali pana zmusić do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej. Uśmiechnął się na widok jej szczerej obawy o to, że przyjdzie mu zapłacić za coś, na co go nie stać. Miał zamiar poprosić, żeby jeszcze raz zadzwoniła do biura Frediego Bestigmiego, a potem przejrzała internetową książkę telefoniczną w poszukiwaniu mieszkającej w Kilburn ciotki Rochelle Oliphate, ale zamiast tego powiedział. W porządku. Ulotnimy się z agencji. Przed spotkaniem z Bristolem zamierzałem zajrzeć do Waszti. Chyba będzie wyglądało naturalnie, jeśli pójdziemy tam we dwoje. Do Waszti? Tego butiku? Ożywiła się Robin. Tak. Kojarzysz go? Teraz to Robin się uśmiechnęła. Czytała o Vashti w kolorowych pismach. Ten butik był dla niej kwintesencją londyńskiego splendoru, miejscem, gdzie dziennikarze magazynów o modzie szukają fantastycznych ubrań, które potem prezentują czytelnikom. Ubrań wartych półrocznej pensji Robin. Słyszałam o nim, powiedziała. Strike zdjął z wieszaka płaszcz Robin i podał jej. Będziemy udawali, że jesteś moją siostrą, Annabelle, i pomagasz mi wybrać prezent dla żony. O co chodzi temu facetowi, który grozi panu śmiercią? spytała Robin, kiedy siedzieli obok siebie w wagonie metra. Co to za jeden? Powściągała ciekawość, gdy chodziło o Janiego Rugby'ego i o ciemnowłosą piękność, która wybiegła z budynku pierwszego dnia pracy Robin, nigdy też nie wspomniała o łóżku polowym, ale chyba miała prawo zapytać o pogróżki. W końcu to ona otworzyła trzy różowe koperty i przeczytała nieprzyjemne, agresywne słowa nabazgrane między baraszkującymi kociętami. Strike nawet na nie nie spojrzał. – Facet nazywa się Brian Matters. Powiedział. Zgłosił się do mnie w czerwcu, bo podejrzewał, że jego żona się puszcza. Chciał, żebym ją śledził, więc obserwowałem tę kobietę przez miesiąc. Zwyczajna babka, przeciętna uroda, kiepski gust i brzydka, trwała ondulacja. Pracowała w księgowości dużej hurtowni dywanów. Dni powszednie spędzała w ciasnym biurze z trzema koleżankami, co czwartek grała w bingo, w piątek robiła w Tesco zakupy na cały tydzień, a w soboty chodziła z mężem do miejscowego klubu rotariańskiego. "To kiedy według niego miałaby się puszczać?" spytała Robin. Ich blade odbicia kołysały się w nieprzejrzystej czarnej szybie. Robin, którą jaskrawe oświetlenie pozbawiło kolorów, wyglądała starszej, lecz eterycznie, za to twarz strajka zrobiła się pobrużdżona i brzydsza. W czwartki wieczorem. A puszczała się? Nie. Tak naprawdę chodziła grać w bingo ze swoją przyjaciółką Megi, ale zauważyłem, że przez cztery kolejne czwartki specjalnie spóźniała się do domu. Żegnała się z Megi i jeździła po mieście. Raz weszła do pubu i wypiła w samotności sok pomidorowy. Przycupnęła w kącie i wyglądała na onieśmieloną. Innego wieczoru przez czterdzieści pięć minut siedziała w samochodzie na końcu swojej ulicy, zanim wreszcie podjechała pod dom. Po co? spytała Robin, kiedy wagon z głośnym stukotem sunął długim tunelem. Dobre pytanie, prawda? Chciała coś udowodnić? Próbowała go zdenerwować, szydziła z niego, karała go? Starała się trochę urozmaicić nudne małżeństwo? Co czwartek krótka zagadkowa nieobecność. Ten facet to straszny nerwus, więc od razu połknął przynętę. Doprowadzała go do szaleństwa. Był pewny, że żona raz w tygodniu spotyka się z kochankiem, a jej przyjaciółka Megi zwyczajnie ją kryje. Sam też próbował ją śledzić, a potem doszedł do wniosku, że specjalnie poszła grać w bingo, bo odkryła, że jest obserwowana. Powiedział mu pan prawdę? Powiedziałem. Nie uwierzył, strasznie się wkurzył, zaczął krzyczeć, że wszyscy się przeciwko niemu zmówili. Nie zapłacił rachunku, bałem się, że zrobi jej jakąś krzywdę i wtedy popełniłem poważny błąd. Zadzwoniłem do niej i powiedziałem, że jej mąż mnie wynają, że ją śledziłem, że wiem o jej celowych spóźnieniach i że on jest ukresu wytrzymałości. Dodałem, że dla własnego dobra nie powinna go prowokować. Nic nie odpowiedziała i po prostu się rozłączyła. Okazało się, że regularnie sprawdzał jej komórkę, zobaczył mój numer i wyciągnął oczywisty wniosek. Że powiedział jej pan o śledztwie przeprowadzonym na jego zlecenie? Nie, że skusiła mnie swoimi wdziękami i zostałem jej nowym kochankiem. Przerażona Robin zasłoniła usta rękami. Strajk się roześmiał. Czy większość pana klientów jest trochę szalona? spytała Robin, kiedy z powrotem odsłoniła usta. On tak, ale reszta jest po prostu zestresowana. Miałam na myśli Johna Bristola wyjaśniła z wahaniem. Jego dziewczyna uważa, że on żyje złudzeniami. Pan też pomyślał, że Bristol może być trochę, no. Wie pan, pomyślał pan, prawda? spytała. Słyszałyśmy przez drzwi, dodała nieco zawstydzona, jak mówił o psychologu od siedmiu boleści. No tak, przyznał strajk, ale. Możliwe, że zmieniłem zdanie. Jak to? Spytała Robin, wytrzeszczając szaroniebieskie oczy. Pociąg zaczął gwałtownie hamować, za oknami migały postacie, które z każdą sekundą były mniej rozmazane. Chyba nie chce pan powiedzieć, że. Sugeruje pan, że on może mieć rację? Że to naprawdę był. Wysiadamy! Pomalowany na biało butik, do którego zmierzali, stał w jednej z najdroższych dzielnic Londynu. Przy Conduit Street, niedaleko skrzyżowania z New Bond Street. Jego kolorowe witryny skojarzyły się strajkowi z ogromną, bezładną zbieraniną niepotrzebnych rzeczy. Były tam zdobione koralikami poduszki i świeczki zapachowe w srebrnych świecznikach, skrawki artystycznie udrapowanego szyfonu, jarmarczne kaftany na pozbawionych twarzy manekinach i pękate, rażąco brzydkie torebki. A to wszystko rozpościerało się na pop-artowym tle, oddając konsumpcjonizmowi pstrokaty hołd, który drażnił zarówno siatkówkę Strajka, jak i jego samego. Wyobrażał sobie Tenzi Bestigui i Ursula May, które ze znastwem oglądają tu metki i z determinacją nie mającą nic wspólnego z przyjemnością wybierają torebki ze skóry aligatora za czterocyfrowe kwoty, żeby opłaciły im się małżeństwa zawarte bez miłości. Stojąca obok strajka Robin też gapiła się na wystawę, ale w zasadzie nie widziała tego, na co patrzyła. Rano, kiedy strajk palił na dole, jeszcze zanim zadzwonili z tymczasowych rozwiązań, złożono jej telefonicznie ofertę pracy. Ilekroć o tym myślała, miała przyjąć lub odrzucić propozycję w ciągu najbliższych dwóch dni, czuła w żołądku silne ukłucie emocji. Próbowała sobie wmówić, że to radość, ale narastało w niej podejrzenie, że jednak strach. Powinna była przyjąć te posady. Wiele za tym przemawiało. Wcześniej uzgodnili z Matthew o jaką pensję powinna zabiegać i oferowano jej dokładnie tyle. Biuro było eleganckie i mieściło się w dogodnym miejscu w West Endzie. Mogliby z Matthew jadać razem lunch. Na rynku pracy panowała stagnacja. Powinna była się cieszyć. Jak ci poszło na piątkowej rozmowie w sprawie pracy? Spytał strajk. Mrużąc oczy, patrzył na płaszcz z cekinami, który wydał mu się potwornie brzydki. Chyba dość dobrze, odpowiedziała ogólnikowo. Przypomniało jej się podniecenie, które czuła zaledwie przed chwilą, gdy strajk zasugerował, że jednak mogło dojść do morderstwa. Czy mówił to poważnie? Robin zauważyła, że jej szef wpatruje się w zbieraninę różnych drobiazgów, jakby szukał wśród nich istotnych informacji. Była pewna przez chwilę spojrzała na niego oczami Matthew i pomyślała, jak Matthew, że to tylko poza przyjęta dla lepszego efektu albo wręcz dla szpanu. Matthew Ciągle sugerował, że strajk jest oszustem. Najwidoczniej uważał, że bycie prywatnym detektywem to naciągana robota. Tak jak bycie astronautą albo treserem lwów. I że normalni ludzie nie zajmują się takimi rzeczami. Robin pomyślała, że jeśli przyjmie posadę w dziale kadr, prawdopodobnie nigdy się nie dowie, chyba że pewnego dnia usłyszy o tym w wiadomościach, jak się zakończyło to śledztwo. Dowodzenie, rozwiązywanie, łapanie, chronienie czymś takim warto się zajmować to ważne i fascynujące. Robin wiedziała, że Matthew uważa taką opinię za dziecinną i naiwną, ale nie potrafiła się powstrzymać. Strajk odwrócił się plecami do wystawy i zaczął przyglądać się czemuś na Newbon Street. Robin zauważyła, że jego spojrzenie skupiło się na czerwonej skrzynce na listy przed sklepem Russell and Bramley. Ciemne prostokątne oko tej skrzynki łypało na nich z przeciwnej strony ulicy. Dobra, chodźmy, powiedział w końcu strajk, odwracając się z powrotem do robin. Nie zapomnij, że jesteś moją siostrą i szukamy prezentu dla mojej żony. A czego próbujemy się dowiedzieć? Co tutaj robiły lula Landry i jej przyjaciółka Rochelle Onifate w przeddzień śmierci luli. Spotkały się tu tylko na piętnaście minut. Nie liczę na wiele. Minęły trzy miesiące i możliwe, że nikt niczego nie zauważył, ale. Warto spróbować. Na parterze butiku Vashti królowały ubrania. Znak ze strzałką skierowaną ku górze drewnianych schodów informował, że kawiarnia i lifestyle są na piętrze. Kilka kobiet szperało wśród wieszaków z lśniącej stali. Wszystkie były chude i opalone, miały długie, świeżo umyte i ułożone włosy. Ekspedientki tworzyły eklektyczne grono. Były ekscentrycznie ubrane i oryginalnie uczesane. Jedna z nich miała na sobie spódniczkę baletnicy i kabaretki. Układała ekspozycję z kapeluszy. Ku zaskoczeniu strajka, Robin odważnie pomaszerowała właśnie do tej dziewczyny. Cześć, powiedziała wesoło. Macie na wystawie fantastyczny płaszcz z cekinami, mogłabym przymierzyć? Ekspedientka miała burzę białych puszystych włosów o teksturze waty cukrowej, jaskrawo pomalowane oczy i zgolone brwi. Jasne? Nie ma sprawy? Powiedziała. Okazało się jednak, że skłamała. Wydobycie płaszcza z wystawy było wyjątkowo trudne. Należało go zdjąć z manekina i usunąć elektroniczne zabezpieczenie. Mimo upływu dziesięciu minut płaszcz nadal był na wystawie, a ekspedientka wezwała na pomoc dwie koleżanki. Tymczasem Robin krążyła po butiku i nie odzywając się do strajka wybierała sukienki i paski. Kiedy w końcu przyniesiono z wystawy płaszcz z cekinami, wszystkie trzy ekspedientki zaangażowane w jego dostarczenie wydawały się zainteresowane dalszym losem kreacji i poszły z Robin do przymierzalni. Jedna ochoczo przejęła od Robin na ręcze innych artykułów, a dwie pozostałe niosły płaszcz. Przebieralnie były skonstruowane z zasłon z grubego, kremowego jedwabiu, udrapowanych na żelaznych ramach i przypominały namioty. Kiedy strajk do nich podszedł, by przysłuchać się rozmowie, poczuł, że dopiero teraz zaczyna doceniać pełną gamę talentów swojej tymczasowej pracownicy. Robin wzięła do przymierzenia towary warte ponad 10 tysięcy funtów, a połowę tej kwoty kosztował płaszcz z cekinami. W normalnych okolicznościach nie starczyłoby jej odwagi, żeby to zrobić, ale dziś rano coś w nią wstąpiło. Lekkomyślność i brawura. Zamierzała udowodnić coś sobie, Matthew, a nawet strajkowi. Trzy asystentki krzątały się wokół niej, wieszały sukienki, wygładzały ciężkie fałdy płaszcza, a Robin wcale się nie przejmowała, że tak naprawdę nie stać jej nawet na najtańszy z pasków przewieszonych przez przedramię rudej dziewczyny z wytatuowanymi rękami i że żadna z tych ekspedientek nie dostanie prowizji, na której z pewnością im zależy. Nawet pozwoliła ekspedience z różowymi włosami przynieść złoty żakiet, który, jak zapewniała dziewczyna, miał cudownie na robin wyglądać i doskonale pasować do wybranej przez nią zielonej sukienki. Robin była wyższa od ekspedientek i gdy zmieniła tręcz na płaszcz z cekinami, wszystkie wydały z siebie zduszony okrzyk i westchnęły z zachwytem. Muszę pokazać bratu, powiedziała Robin, oceniając swoje odbicie krytycznym okiem. To nie ma być dla mnie, tylko dla jego żony. Zdecydowanym krokiem wyszła z za zasłony, a ekspedientki podreptały za nią. Wszystkie bogate dziewczyny przy wieszakach odwróciły się i mrużąc oczy spojrzały na robin, a ona śmiało spytała strajka: i jak? Musiał przyznać, że płaszcz, który wydawał mu się taki ohydny, wyglądał na robin lepiej niż na manekinie. Wykonała obrót w miejscu i poły zaliśniły jak skóra jaszczurki. W porządku, powiedział zachowując męską powściągliwość. Ekspedientki pobłażliwie się uśmiechnęły. No, całkiem ładnie. Ile kosztuje? Niewiele, jak na twoje możliwości, powiedziała Robin, kierując w stronę swoich służek figlarne spojrzenie. Sandra będzie zachwycona, dodała z przekonaniem, zwracając się do strajka, który uśmiechnął się, zbity z tropu. W końcu to jej czterdziestka? Eee, może go nosić do wszystkiego, gorliwie zapewniła dziewczyna z watą cukrową na głowie. Jest bardzo uniwersalny. No dobrze, eee, przymierzę tę sukienkę od kawalnego. oznajmiła beztrosko Robin, zawracając w stronę przymierzalni. Sandra kazała mi z nim pójść, wyjaśniła trzem ekspedientkom, kiedy pomagały jej zdjąć płaszcz i rozpinały wskazaną przez Robin sukienkę. Chciała się upewnić, że znów nie zrobi jakiegoś głupstwa. Na trzydziestkę kupił jej najbrzydsze kolczyki świata. Kosztowały majątek, a ani razu nie wyjęła ich z sejfu. Robin nie miała pojęcia, skąd jej się biorą te pomysły. Mówiła jak natchniona. Zdjęła pulower oraz spódnicę i zaczęła naciągać na siebie obcisłą i zieloną jak trucizna sukienkę. Z każdym jej słowem Sandra stawała się coraz prawdziwsza. Była trochę rozpieszczona, nieco znudzona i przy kieliszku wina skarżyła się bratowej na pozbawionego gustu brata. Bankiera, pomyślała, choć strajk nie do końca odpowiadał jej wyobrażeniu na temat bankierów. Powiedziała mi: zabierz go do waszty i przypilnuj, żeby szeroko otworzył portfel. <grym> o, jak ładnie! Było lepiej niż ładnie. Robin wpatrywała się w swoje odbicie? Nigdy w życiu nie miała na sobie niczego równie pięknego. Zielona sukienka miała magiczny krój optycznie zwężający talię, rzeźbiący w jej figurze łagodne krągłości i wydłużający białą szyję. Robin stała się serpentynitową boginią w połyskliwym wiridianie. Wszystkie ekspedientki szeptały i wzdychały z uznaniem. Yy, ile ona kosztuje? spytała Robin rudowłosą ekspedientkę. 2899, powiedziała dziewczyna. Dla niego to jak za darmo, stwierdziła beztrosko Robin, wychodząc z przymierzalni, żeby się pokazać strajkowi, który właśnie oglądał stertę rękawiczek na okrągłym stoliku. Na widok zielonej sukienki mruknął tylko no, ledwie na nią spojrzał. Hm, może to nie jest kolor Sandry? Powiedziała Robin, czując nagle zakłopotanie. Przecież Strajk wcale nie był jej bratem, ani jej chłopakiem. Może ją trochę poniosło. Paradowała przed nim w obcisłej sukience. Wróciła do przymierzalni. Rozebrała się do Stanika i Majtek i powiedziała. Kiedy Sandra była u was ostatnim razem, spotkała w kawiarni Lule Landry. mówiła, że na żywo wygląda wspaniale. Jeszcze lepiej niż na zdjęciach. O, tak! przyznała dziewczyna z różowymi włosami, ściskając zaproponowany przez siebie złoty żakiet. Bez przerwy do nas spadała. Widywałyśmy ją co tydzień. Przymierzy to pani? Była tu w przeddzień swojej śmierci, dodała dziewczyna z watą cukrową na głowie, pomagając Robin włożyć złoty żakiet. I to właśnie w tej przymierzalni. Naprawdę? powiedziała Robin. Nie dopnie się w biuście, ale rozpięty też świetnie wygląda, powiedziała Ruda. Nie, nie będzie pasował. Sandra jest raczej trochę większa ode mnie, powiedziała Robin bezlitośnie poświęcając figurę swojej fikcyjnej bratowej. Przymierzę tę czarną sukienkę. Mówiła pani, że Lura Landry była tu w przeddzień swojej śmierci? O, tak! potwierdziła dziewczyna z różowymi włosami. To takie smutne, naprawdę. Słyszałaś ją, prawda, Mel? Wytatułowana ruda dziewczyna, która trzymała w górze czarną sukienkę ze wstawkami z koronki, wydała nieokreślony dźwięk. Robin zerknęła na jej odbicie w lustrze i zauważyła, że dziewczyna nie ma ochoty rozmawiać o tym, co przypadkiem lub nie usłyszała tamtego dnia. Rozmawiała z dafildem, prawda, Mel? Nie odpuszczała gadatliwa, różowo włosa dziewczyna. Robin zauważyła, że Mel marszczy brwi. Mimo tatuaży Mel mogła być szefową dwóch pozostałych dziewczyn Najwyraźniej uważała, że do obowiązków ekspedientek należy także zachowanie dyskrecji Co do rozmów prowadzonych w namiotach z kremowego jedwabiu Za to jej koleżanki aż się rwały, żeby poplotkować Zwłaszcza z kobietą, która wydawała się bardzo chętna do wydawania pieniędzy brata Nic dziwnego, że słychać co się dzieje w tych, w tych namiotach Powiedziała lekko zdyszana Robin, bo trzy ekspedientki właśnie połączyły siły, żeby wcisnąć ją w czarną, koronkową sukienkę. Mel trochę się rozluźniła. No tak, to prawda. A ludzie tu wchodzą i zaczynają gadać, co im ślina na język przyniesie. Nie da się tego nie słyszeć przez taki cienki materiał powiedziała, wskazując sztywną zasłonę z surowego jedwabiu. No kto, jak kto, ale. – Lula Landry powinna być trochę ostrożniejsza – wykrztusiła Robin, mocno ściśnięta koronkowo-skórzanym kaftanem bezpieczeństwa. – Ciągle chodzili za nią dziennikarze. – Właśnie – przyznała Ruda. – Ja oczywiście nigdy nie powtarzam tego, co tu słyszę, ale przecież inni mogliby. Przemykając oko na to, że zapewnienia ekspedientki najwidoczniej nie dotyczyły plotkowania z koleżankami w pracy, Robin wyraziła uznanie dla tak rzadkiego poczucia przyzwoitości. Ale pewnie musiała pani złożyć zeznania, powiedziała obciągając sukienkę i szykując się do zapięcia suwaka. Yy, policja do nas nie przyszła, wyznała z rozżaleniem dziewczyna z włosami przypominającymi watę cukrową. Mówiłam Mel, żeby sama poszła na komisariat i opowiedziała o tamtej rozmowie, ale ona nie chciała. To nie było nic ważnego, zapewniła pospiesznie Mel. Moje zeznania i tak by niczego nie zmieniły. Przecież jego tam nie było, prawda? Dowiedli tego. Strajk podszedł do jedwabnej zasłony najbliżej jak zdołał, starając się nie przyciągać podejrzliwych spojrzeń innych klientek i pozostałych sprzedawczyń. W przymierzalni różowo-włosa dziewczyna siłowała się z suwakiem. Klatka piersiowa Robin powoli kurczyła się w gorsecie z fiszbinami. Nasłuchującego Strajka zaniepokoiło, że następne pytanie jego sekretarki przypominało jęk. — Chce pani powiedzieć, że Ewen Duffield nie był w mieszkaniu Luli w chwili jej śmierci? Właśnie, potwierdziła Mel. Więc to, co do niego wcześniej mówiła, nie ma znaczenia, prawda? Nie było go tam. Cztery kobiety przez chwilę oceniały odbicie robin w lustrze. Hmm, wątpię, żeby Sandra się w to wcisnęła. Powiedziała Robin, patrząc, jak napięty materiał spłaszczył dwie trzecie jej piersi, podczas gdy pozostała, górna część, wylała się na szyję. E, a nie uważa pani, dodała, oddychając swobodniej, kiedy dziewczyna z włosami przypominającymi watę cukrową rozpięła suwak, że należało jednak powiedzieć policjantom, co mówiła, żeby sami mogli zdecydować, czy to było ważne? Właśnie tak ci mówiłam, prawda, Mel? Triumfowała różowo włosa dziewczyna. Tak jej mówiłam! Mel. Natychmiast przeszła do obrony. Przecież go tam nie było. Nie wszedł do jej mieszkania. Widocznie powiedział, że mu coś wypadło i chciał się wykręcić od spotkania, bo zaczęła go namawiać. W takim razie przyjdź później, zaczekam, nic nie szkodzi. Pewnie i tak wrócę do domu dopiero koło pierwszej. Przyjdź, proszę cię, proszę, błagała go. Poza tym w przymierzalni była z nią przyjaciółka. Ona wszystko słyszała, na pewno powiedziała policji, prawda? Robin znowu wkładała połyskliwy płaszcz, byleby tylko się czymś zająć. Obracając się przed lustrem, dodała, jakby po namyśle: A jest pani pewna, że rozmawiała z Ewenem Dafieldem? Oczywiście, że tak, powiedziała Mel, jakby Robin obraziła jej inteligencję. Kogo innego miałaby do siebie zapraszać w środku nocy? Mówiła tak, jakby bardzo jej zależało na tym spotkaniu. Boże, te jego oczy, wtrąciła dziewczyna z włosami przypominającymi watę cukrową. On jest taki cudowny, a do tego ma mnóstwo charyzmy. Kiedyś tu z nią przyszedł, Boże, seksowny facet. Dziesięć minut później, po zaprezentowaniu strajkowi dwóch kolejnych kreacji i uzgodnieniu w obecności ekspedientek, że najlepiej wypadł płaszcz z cekinami, Robin zadecydowała, za przyzwoleniem sprzedawczyń, że na zajutrz, przed podjęciem ostatecznej decyzji, brat powinien przyprowadzić do butiku Sandre. Strajk zarezerwował płaszcz za pięć tysięcy funtów na nazwisko Andrew Atkinson, podał zmyślony numer telefonu i razem z Robin wyszli z butiku żegnani z taką serdecznością, jakby już wydali pieniądze. Przeszli w milczeniu 50 metrów, a potem Strajk zapalił papierosa i powiedział – Jestem pod wielkim wrażeniem. Robin o mało nie pękła z dumy. Strike i Robin rozstali się na New Bond Street. Robin wróciła metrem do agencji, żeby zadzwonić do Best Films, poszukać ciotki Rochelle Onifate w internetowej książce telefonicznej i dalej unikać tymczasowych rozwiązań. Zamknij drzwi na klucz, poradził jej Strike. Strike kupił gazetę i pojechał metrem do Knightsbridge, a potem, ponieważ miał mnóstwo wolnego czasu, poszedł piechotą do restauracji Serpentine Bar and Kitchen, którą Bristol wybrał na miejsce ich spotkania w porze lunchu. Przeszedł przez Hyde Park po usłanych liśćmi ścieżkach i piaszczystej drodze konnej Rotten Row. W metrze zanotował w skrócie to, co powiedziała Mel z Waszti, a teraz wśród nakrapianej słońcem zieleni błądził myślami wspominając Robin w obcisłej zielonej sukience. Wiedział, że swoją reakcją wprawił ją w zakłopotanie, ale tamta chwila wydała mu się jakoś dziwnie intymna, a intymność była tym, czego najmniej teraz potrzebował, zwłaszcza w relacjach z Robin, która okazała się inteligentną i taktowną profesjonalistką. Lubił jej towarzystwo i doceniał szacunek, z jakim podchodziła do jego prywatnego życia, powciągając ciekawość. Schodząc z drogi, rowerzyście pomyślał, że dość rzadko spotykał się w życiu z takimi cechami, zwłaszcza u kobiet. Mimo to świadomość, że już wkrótce pozbędzie się Robin, była nieodłącznym elementem zadowolenia z jej obecności. Fakt, że niebawem miała odejść, wyznaczał, podobnie jak jej pierścionek, przyjemną granicę. Strike lubił Robin. Był jej wdzięczny, a po dzisiejszym poranku nawet mu imponowała, ale ponieważ miał dobry wzrok i nienaruszone libido, to ilekroć widział ją pochyloną nad komputerem, przypominał sobie, że Robin jest bardzo seksowną dziewczyną. Nie piękną jak Charlotte, niemniej jednak atrakcyjną. Nic nie uświadomiło mu tego brutalniej niż chwila, kiedy wyszła z przymierzalni w obcisłej zielonej sukience. W rezultacie dosłownie odwrócił wzrok. Oczyścił ją z wszelkich podejrzeń o celową prowokację, lecz jednocześnie doskonale wiedział, że dla własnego zdrowia psychicznego powinien utrzymywać chwiejną równowagę. Robin była teraz jedyną istotą ludzką, z którą miał stały kontakt, a poza tym nie lekceważył swojej podatności na uleganie pokusom. Co więcej, na podstawie pewnych uników i chwil wahania domyślił się, że narzeczonemu Robin nie spodobała się jej decyzja o opuszczeniu agencji pracy tymczasowej i zawarciu doraźnej umowy ze strajkiem. Ogólnie biorąc, najbezpieczniej było nie dopuszczać do zbytniego rozkwitu kiełkującej przyjaźni. Lepiej nie podziwiać otwarcie figury Robin w obcisłym Jerseyu. Straj jeszcze nigdy nie był w Serpentine Bar and Kitchen. Restauracja na wodzie mieściła się w imponującym budynku, który najbardziej kojarzył mu się z futurystyczną pagodą. Gruby biały dach wyglądał jak olbrzymia książka otwarta i położona okładką do góry. Podtrzymywały go złożone w harmonikę szyby. Olbrzymia wieżba płacząca muskała bok budynku i powierzchnię wody. Z restauracji roztaczał się wspaniały widok na jezioro skąpane w promieniach słońca, więc mimo chłodu i lekkiego wiatru, strajk wybrał stolik na zewnątrz, tuż nad wodą. Zamówił kufel Dumbara i otworzył gazetę. Bristol spóźniał się już dziesięć minut. Nagle obok stolika strajka zatrzymał się wysoki, zadbany mężczyzna o lisim ubarwieniu. Miał na sobie drogi garnitur. Pan strajk dobiegał sześćdziesiątki miał bujne włosy, wyraźnie zarysowaną szczękę i wystające kości policzkowe. Przypominał drugorzędnego aktora obsadzanego w roli bogatego biznesmena w miniserialu. Strike, posiadacz doskonale wyszkolonej pamięci wzrokowej, natychmiast skojarzył przybysza z wysokim mężczyzną ze zdjęć, które Robin znalazła w internecie, z żałobnikiem sprawiającym wrażenie, jakby gardził otoczeniem na pogrzebie landry. Nazywam się Tony Landry, jestem wujkiem Johna i Luli. Mogę się przysiąść? Jego uśmiech był chyba najdoskonalszym przykładem nieszczerego towarzyskiego grymasu, jaki strajk kiedykolwiek widział. Ograniczał się do obnażenia równych białych zębów. Landry zdjął płaszcz, powiesił go na oparciu krzesła naprzeciwko strajka i usiadł. John musiał zostać trochę dłużej w kancelarii, wyjaśnił. Wietrzyk zmierzwił mu włosy, ukazując odsłonięte skronie. Poprosił Alison, żeby uprzedziła pana telefonicznie. Właśnie przechodziłem obok jej biurka, więc pomyślałem, że przyjdę i przekażę wiadomość osobiście. Przy okazji będziemy mogli zamienić słowo na osobności. Przypuszczam, że i tak chciałby się pan do mnie zgłosić. Wiem, że powoli analizuje pan wszystkie kontakty mojej siostrzenicy. Wysunął z kieszeni na piersi okulary w stalowej oprawce, włożył je i przez chwilę czytał menu. Strike pił piwo i czekał. Słyszałem, że rozmawiał pan z panią Bestigli, zagadnął Landry, odkładając menu. Zdjął okulary i wsunął je z powrotem do kieszeni marynarki. Zgadza się, potwierdził Strike. Tak, no cóż. — Tenzi bez wątpienia ma dobre intencje, ale powtarzając historię, która, jak dowiodła policja, nie mogła się wydarzyć naprawdę, raczej nie działa na swoją korzyść. — Zdecydowanie nie działa na swoją korzyść — powtórzył złowieszczo. — Mówiłem to Johnowi. Powinien mieć na uwadze przede wszystkim dobro klientki kancelarii i działać w interesie Tenzi. — Poproszę terinę z szynki i pietruszki. Powiedział do przechodzącej obok kelerki, a do tego wodę niegazowaną z butelki. No cóż, panie strajk podjął. Chyba najlepiej od razu przejdę do sedna. Z wielu ważnych powodów nie popieram roztrząsania okoliczności śmierci Luli. Pan zapewne się ze mną nie zgodzi. Zarabia pan na życie rozgrzebywaniem ohydnych okoliczności rodzinnych tragedii. Znowu posłał strajkowi agresywny. Pozbawiony wesołości uśmiech. Nie twierdzę, że to dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Wszyscy musimy się z czegoś utrzymywać i wiele osób bez wątpienia uznałoby moją profesję zarówno pasożytniczą, jak pańska. Dla naszego wspólnego dobra powinienem jednak przedstawić Panu pewne fakty, których John prawdopodobnie postanowił nie ujawniać. Zanim do tego przejdziemy, wtrącił strajk. E, co właściwie zatrzymało Johna w kancelarii? Jeśli nie da rady tu przyjść, mówimy się na kiedy indziej. Dziś po południu mam jeszcze inne spotkania. Czyżby dalej próbował rozwiązać ten problem z Conwayem Oldsem? Strike wiedział tylko tyle, ile usłyszał od Ursuli że Conway Oates był amerykańskim finansistą, ale wzmianka o zmarłym kliencie kancelarii przyniosła pożądany skutek. Pompatyczność Landriego, jego pragnienie kontrolowania rozmowy i mina świadcząca o poczuciu wyższości natychmiast zniknęły, pozostawiając po sobie jedynie złość i niedowierzanie. A John, panu... Oh, czyżby był aż tak... Przecież to poufne sprawy kancelarii. — Nie dowiedziałem się tego od Johna — sprostował Strike. — O zamieszaniu wokół majątku pana Oatesa wspomniała mi pani Ursula May. — Jestem bardzo zdziwiony — wybełkotał wyraźnie zakłopotany Landry. — Nigdy bym nie przypuszczał, że Ursula... że pani May... — No więc, czy John w ogóle się zjawi? — A może dał mu pan zadanie, które zajmie całą przerwę na lunch? Z przyjemnością patrzył, jak Landry próbuje zapanować nad złością i odzyskać kontrolę nad sobą i nad rozmową. On niedługo przyjdzie, powiedział w końcu Landry. Jak wspomniałem, chcę panu przekazać na osobności pewne informacje. Dobrze, w takim razie będę potrzebował tego oznajmił strajk, wyjmując z kieszeni notes i długopis. Landry, tak jak wcześniej Tenji, wydał się urażony widokiem tych przedmiotów. Notowanie nie będzie konieczne, oznajmił. To, co zamierzam powiedzieć, nie ma związku, przynajmniej bezpośredniego związku ze śmiercią Luli. Ściślej mówiąc, dodał pedantycznie, niczego nie wniesie do żadnej teorii, z wyjątkiem tej o samobójstwie. Mimo to, nie ustępował strajk, chciałbym skorzystać ze wspomagania pamięci. Landry zrobił taką minę, jakby zamierzał zaprotestować, ale ostatecznie się rozmyślił. No, niech panu będzie. Po pierwsze, powinien pan wiedzieć, że śmierć siostry mocno wstrząsnęła moim siostrzeńcem, Johnem. To zrozumiałe, powiedział Strike. Ustawił noty pod kątem tak, że prawnik nie mógł niczego przeczytać i napisał: Mocno wstrząsnęła, robiąc notatkę wyłącznie po to, żeby zdenerwować Landriego. Tak, naturalnie. I choć nigdy nie śmiałbym sugerować, że prywatny detektyw powinien odmówić klientowi działającemu pod wpływem stresu albo będącemu w depresji, jak powiedziałem, wszyscy musimy z czegoś żyć, to w tym wypadku myśli pan, że John to wszystko sobie uroił? Nie ująłbym tego w taki sposób, ale mówiąc bez ogródek, tak. John stracił już więcej bliskich osób niż wielu ludzi w ciągu całego życia. Pewnie pan nie wie, że miał też brata. Wiem. Charlie chodził ze mną do klasy. Dlatego John mnie zatrudnił. Landry przyglądał się strajkowi z miną świadczącą o zaskoczeniu i dezaprobacie. Chodził pan do Blakefield? Krótko, moja matka szybko zdała sobie sprawę, że nie stać jej na czesne. Rozumiem. Nie wiedziałem o tym. Mimo wszystko, może pan nie wiedzieć, że John zawsze był, użyjmy określenia mojej siostry, wyjątkowo spięty. Kiedy zginął Charlie, rodzice musieli zapewnić Johnowi pomoc psychologów. Nie uważam się za eksperta od zdrowia psychicznego, ale mam wrażenie, że po śmierci Luli w końcu naprawdę upadł na niefortunny dobór słów, ale Rozumiem, co ma pan na myśli przerwał mu strajk, zapisując w notesie: Bristołowi odbiło. Na jakiej podstawie doszedł pan do wniosku, że John upadł na głowę? Cóż, wiele osób uznałoby ponowne wszczęcie dochodzenia za nieracjonalne i bezcelowe powiedział Landry. Strike trzymał długopis w gotowości. Landry przez chwilę poruszał szczęką, jakby coś żuł, a potem dodał z naciskiem Lula cierpiała na chorobę dwubiegunową i wyskoczyła przez okno po kłótni ze swoim ćpającym chłopakiem. Nie ma w tym żadnej tajemnicy. To było dla nas wszystkich cholernie trudne, zwłaszcza dla jej nieszczęsnej matki, ale tak wygląda bolesna prawda. Jestem przekonany, że John przeżywa coś w rodzaju załamania nerwowego. I jeśli mogę mówić szczerze. Proszę się nie krępować. Wasz układ utwierdza go w niezdrowym przeświadczeniu, że powinien dalej negować prawdę. Czyli to, że Lula się zabiła, czyli opinię podzielaną przez policję, patologa i koronera z powodu które pozostają dla mnie zagadką John postanowił dowieść, że to było morderstwo. Nie mam pojęcia, dlaczego uznał, że wszyscy poczujemy się dzięki temu lepiej. No cóż, odrzekł strajk, bliscy samobójców często mają poczucie winy. Wydaje im się zupełnie niesłusznie, że mogli im jakoś pomóc. Stwierdzenie, że doszło do morderstwa, oczyściłoby rodzinę z takiego poczucia winy, prawda? Nikt z nas nie ma powodu, by czuć się winny. Odparł Landry lodowatym tonem. Lula już jako nastolatka miała zapewnioną najlepszą opiekę lekarską i wszelkie dobra materialne, na jakie było stać jej rodzinę adopcyjną. Panie Strike, gdybym miał użyć słów, które najlepiej określały moją adoptowaną siostrzenicę, powiedziałbym, że była rozpuszczona jak dziadowski bicz. Jej matka była gotowa dosłownie za nią umrzeć, ale raczej nie doczekała się za to wdzięczności. Pańskim zdaniem Lula była niewdzięcznicą. — Do diabła nie ma potrzeby, żeby pan to notował. A może robi pan te zapiski dla jakiegoś podłego szmatławca? Strajk był ciekaw, czy Landriemu pozostało jeszcze coś z manier, z którymi zasiadł do stolika. Kelnerka przyniosła terinę. Landry jej nie podziękował i, mierząc Strajka wściekłym spojrzeniem, czekał, aż kobieta się oddali. Potem powiedział — Pańskie węszenie? Może jedynie wyrządzić krzywdę. Kiedy odkryłem, co knuje John, dosłownie osłupiałem, osłupiałem. Nie dzielił się z panem wątpliwościami związanymi z teorią o samobójstwie? Oczywiście był wstrząśnięty, jak my wszyscy, ale z całą pewnością nie przypominam sobie żadnych sugestii dotyczących morderstwa. Jest pan zżyty z siostrzeńcem? Mm, co to ma do rzeczy? Mogłoby wyjaśnić, dlaczego nie wtajemniczył pana w swoje zamiary. Łączą mnie z Johnem poprawne i przyjacielskie relacje zawodowe. E, relacje zawodowe? E, tak, panie Strike, pracujemy razem. Czy poza kancelarią jesteśmy jak papuszki nierozłączki? Nie, ale obydwaj zaangażowaliśmy się w opiekę nad moją siostrą, Lady Bristow, matką Johna, która jest nieuleczalnie chora. Nasze rozmowy poza kancelarią zwykle dotyczą Iwet. John sprawia wrażenie oddanego syna. Została mu już tylko Iwet, a to, że ona umiera, też nie wpływa dobrze na jego kondycję psychiczną. Nie powiedziałbym, że została mu tylko matka. Jest przecież jeszcze Alison, prawda? Wątpię, żeby to był poważny związek. Być może jednym z powodów, dla których John mnie zatrudnił, jest pragnienie ustalenia prawdy przed śmiercią matki. Prawda nie pomoże, Iwet. Nikt nie lubi przyznawać, że zebrał to, co sam zasiał. Strike nie odpowiedział. Tak jak przypuszczał, prawnik nie zdołał się oprzeć pokusie i po chwili wyjaśnił. Iwet zawsze miała niezdrowe podejście do macierzyństwa. Uwielbia niemowlęta. Mówił to tak, jakby uwielbianie niemowląt było odrażające, jakby świadczyło o zboczeniu. Gdyby znalazła wystarczająco jurnego mężczyznę, dołączyłaby do tych żenujących kobiet, które rodzą po dwadzieścioro dzieci. Dzięki Bogu Alek był bezpłodny. John o tym nie wspominał? Powiedział, że Sir Alec Bristow nie był jego biologicznym ojcem, jeśli o to pan pyta. Nawet jeżeli Landry poczuł się zawiedziony... Że to nie on pierwszy przekazał te informacje, nie dał tego po sobie poznać. Iwet i Alek adoptowali dwóch synów, ale moja siostra nie miała pojęcia, jak ich wychować. Mówiąc najprościej, jest fatalną matką. Żadnej kontroli, żadnej dyscypliny, wyłącznie zaspokajanie wszelkich zachcianek i uparte przymykanie oka na to, co działo się tuż pod jej nosem. Nie twierdzę, że to wszystko wina jej metod wychowawczych. Kto wie, jaki wpływ miały na te dzieci geny, ale John zawsze był nadpobudliwym, przylepnym mazgajem, a Charlie wyrósł na strasznego obuza. I dlatego Landry urwał w pół zdania, a na jego policzkach pojawiły się czerwone plamy. I dlatego jeździł rowerem nad urwiskiem w kamieniołomie, podsunął Strajk. Powiedział to, gdyż był ciekaw reakcji Landriego. Nie zawiodł się. Jego słowa podziałały tak, jakby zwęził się tunel, jakby gdzieś daleko zatrzasnęły się drzwi, jakby coś się skończyło. Mówiąc bez ogródek, tak. I było już trochę za późno na krzyki, szarpanie Aleka i mdlenie. Gdyby miała u tych dzieci jakikolwiek posłuch, Charlie nie odważyłby się tak otwarcie jej sprzeciwiać. Byłem wtedy u nich. Dodał Landry lodowatym tonem. Przyjechałem na weekend, w niedzielę wielkanocną. Wybrałem się na spacer do wioski i kiedy wróciłem, już go szukali. Od razu ruszyłem w stronę kamieniołomu, rozumie pan, wiedziałem. Zabronili mu tam chodzić, więc na pewno tam był. To pan znalazł ciało, prawda? Tak. To musiało być bardzo przygnębiające. Było, przyznał Landry, ledwie poruszając ustami. Było. Po śmierci Charlie'ego pańska siostra i sera Alek adoptowali Lulę. To chyba najgłupsza rzecz, na którą kiedykolwiek zgodził się Alek Bristol odrzekł Andrzej. Już się przekonał, że Iwet jest okropną matką. Czy mogła się spisać lepiej, będąc matką w żałobie? Oczywiście zawsze chciała mieć córkę, którą mogłaby ubierać na różowo więc Alek uznał, że to ją uszczęśliwi. Zawsze dawał Iwet wszystko, czego zapragnęła. Zadłużył się w niej, gdy tylko dołączyła do jego zespołu maszynistek. Był nieokrzesanym ist'enczykiem, a Iwet zawsze miała słabość do mężczyzn pozbawionych ogłady. Strajk zastanawiał się, co jest prawdziwym powodem złości Landry'ego. Niezbyt dobrze dogaduje się pan z siostrą, panie Landry? spytał. Dogadujemy się doskonale. Po prostu nie jestem ślepy na jej wady, panie Strike, i wiem, że winę za większość tych przeklętych nieszczęść, które ją spotkały, ponosi wyłącznie ona sama. Czy po śmierci Charliego pańska siostra i jej mąż mogli się ubiegać o adoptowanie następnego dziecka? Spytał Strike. -Śmiem twierdzić, że nie mogliby, gdyby Alek nie był multimilionerem prychnął Landry. Wiem, że stan psychiczny i wet niepokoił urzędników, a w dodatku ona i jej mąż nie byli już wtedy najmłodsi. Wielka szkoda, że im nie odmówiono. Alek był jednak niezwykle zaradnym człowiekiem i miał mnóstwo najróżniejszych kontaktów z czasów, kiedy wspinał się po drabinie społecznej. Nie znam szczegółów, ale byłbym gotów się założyć, że ktoś dostał w łapę. No, mimo to nie mogli liczyć na dziewczynkę rasy kaukaskiej, ale wprowadził do rodziny kolejne dziecko o zupełnie nieznanym pochodzeniu, które miało być wychowywane przez pogrążoną w depresji histeryczkę, niezdolną do trzeźwej oceny sytuacji. Nic dziwnego, że przyniosło to opłakane skutki. Lula okazała się tak samo niezrównoważona jak John i postrzelona jak Charlie, a Iwet najzwyczajniej nie miała pojęcia, jak nad nią zapanować. Notując. Wyłącznie po to, żeby zagrać Landriemu na nerwach, strajk zastanawiał się, czy obawy Bristol'a związane z czarnoskórymi krewnymi luli nie wynikają z przekonania o genetycznej predeterminacji. Bristol bez wątpienia miał okazję się zapoznać z poglądami wujka. Dzieci chłoną światopogląd swoich najbliższych na głębokim, instynktownym poziomie. Strike czuł w kościach, na długo zanim usłyszał te słowa z czyichś ust, że jego matka. Różni się od innych matek, że jest w niej coś, czego należy się wstydzić, jeśli się przestrzega niepisanego kodeksu obowiązującego resztę dorosłych. Domyślam się, że widział pan lule w przeddzień jej śmierci, powiedział strajk. Rzęsy Landriego były tak jasne, że wydawały się srebrne. Słucham? No tak. Strajk ostentacyjnie przerzucił kilka kartek notesu i zatrzymał się na pustej stronie. Spotkał ją panu swojej siostry, prawda, kiedy Lula przyszła odwiedzić Lady Bristow? Kto to panu powiedział? John. Wszystko jest w policyjnej kartotece. A to nieprawda? Owszem, prawda, ale nie rozumiem, jaki to ma związek z tematem naszej rozmowy. Przepraszam, kiedy pan przyszedł, wspomniał pan, że spodziewał się pan spotkania ze mną. Myślałem, że chętnie odpowie pan na pytania. Andrzej zrobił minę człowieka, który dał się wpuścić w malinę. Nie mam nic do powiedzenia prócz tego, co powiedziałem policji oznajmił w końcu. Czyli oprócz tego, podchwycił strajk, znowu przewracając kartki, że wspomnianego ranka wpadł pan do siostry z wizytą, spotkał u niej siostrzenicę, a potem pojechał do Oksfordu na konferencję poświęconą międzynarodowym zmianom w prawie rodzinnym. Landry znowu się zapowietrzył. Zgadza się? Powiedział w końcu. O której godzinie przyjechał pan do siostry? – Musiało być koło dziesiątej. – odrzekł Landry po krótkim namyśle. – Jak długo pan tam był? – Mniej więcej pół godziny, może dłużej. Naprawdę nie pamiętam. – Stamtąd pojechał pan prosto na konferencję w Oksfordzie? Nad ramieniem Landriego, Strike zauważył Johna Bristoła, który pytał o coś kelnerkę. Bristoł wyglądał na zdyszanego i był trochę rozczochrany, jakby biegł. Trzymał pod pachą prostokątną skórzaną torbę. Rozejrzał się lekko sapiąc, i kiedy zauważył tył głowy Landriego, Strike odniósł wrażenie, że na twarzy Bristoła odmalował się strach. Cześć, John. Powiedział strajk, gdy jego klient podszedł do stolika. Cześć, kormoran. Landry nie spojrzał na siostrzeńca, tylko sięgnął po nóż i widelec, by odkroić pierwszy kęs sterliny. Strike przesunął się z krzesłem, żeby zrobić Bristolowi miejsce naprzeciwko wujka. Rozmawiałeś z Rubenem? Spytał Landry o schle siostrzeńca, kiedy już przełknął. E, tak, e, powiedziałem, że wpadnę po południu i przedłożę mu dowody wszystkich wpłat i wypłat. E, John, właśnie pytałem twojego wujka o poranek w przeddzień śmierci Luli, o to, w jakich godzinach był u twojej matki, powiedział Strike. Bristol zerknął na Landiego. Interesuje mnie, co tam się działo, ciągnął Strike, bo według szofera, który odebrał stamtąd Lulę, sprawiała wrażenie przygnębionej. — Oczywiście, że była przygnębiona, — warknął Landry. — Jej matka zachorowała na raka. — Operacja, której się poddała, miała ją wyleczyć, prawda? — Iwet przeszła histerektomię, cierpiała. Nie wątpię, że widok matki w takim stanie zasmucił Lule. — Długo tam z nią rozmawiałeś? — Maleńkie wahanie. — Zamieniliśmy kilka słów. — A czy wy dwaj ze sobą rozmawialiście? Bristol i Landry nie spojrzeli na siebie. Zapadło dłuższe, kilkusekundowe milczenie, a potem odezwał się Bristol. Pracowałem w gabinecie, słyszałem, że przyszedł Tony i że rozmawia z mamą i lulą. Nie zajrzał pan do niego, żeby się przywitać? Zwrócił się strajk do Landry'ego. Landry spojrzał na detektywa lekko przekrwionymi jasnymi oczami, wyzierającymi z pomiędzy białych rzęs. Wie pan, panie, strajk? Nikt tu nie musi odpowiadać na Pańskie pytania, powiedział Landry. Oczywiście, że nie, przyznał strajk robiąc małą i nieczytelną notatkę. Bristow wpatrywał się w wujka. Po namyśle Landry zmienił zdanie. Drzwi do gabinetu były uchylone i widziałem, że John ciężko pracuje. Nie chciałem mu przeszkadzać. Posiedziałem chwilę przy Iwet, ale była otumaniona lekami przeciwbólowymi, więc zostawiłem ją z Lulą. Wiedziałem, dodał z ledwie wyczuwalną złośliwością, że Iwet najbardziej zależy na towarzystwie Luli. i Luli pokazują, że po wyjściu od matki wielokrotnie próbowała się z panem połączyć. Landry poczerwieniał. — Rozmawiał pan z nią przez telefon? Y — Nie. Miałem ściszoną komórkę. Byłem spóźniony na konferencję. — Ale komórki wibrują, prawda? — Strajk zastanawiał się, co jeszcze musi powiedzieć, żeby Landry wyszedł. Był pewny, że niewiele. Y — Spojrzałem na telefon, zobaczyłem, że dzwoni Lula i uznałem, że to może poczekać — powiedział szorstko Landry. — Nie odzwonił pan? — Nie. — Nie zostawiła panu żadnej wiadomości? Wyjaśniając o czym chce z panem rozmawiać? Nie. Dziwne, prawda? Chwilę wcześniej widzieliście się u jej matki i twierdzi pan, że nie zaszło między wami nic ważnego. Mimo to przez resztę popołudnia Lula próbowała się z panem skontaktować. Nie wydaje się panu, że miała do pana jakąś pilną sprawę albo że chciała kontynuować rozmowę, którą zaczęliście u jej matki? Lula należała do tych dziewczyn, które dzwonią do człowieka trzydzieści razy pod rząd, z najbłahszego powodu była rozpieszczona, oczekiwała, że wszyscy będą stawali na baczności na sam dźwięk jej imienia. Strike spojrzał na Bristola. Czasami rzeczywiście trochę taka była, mruknął jej brat. John, myślisz, że twoja siostra była przygnębiona wyłącznie dlatego, że matka źle się czuła po operacji? Spytał Strike Bristowa. Jej kierowca, Kieran Kolowas-Jones, zdecydowanie twierdzi, że wizyta u matki wywołała radykalną zmianę nastroju Luli. Zanim Bristow zdążył odpowiedzieć, Landry, zostawiając resztę jedzenia na talerzu, wstał i zaczął wkładać płaszcz. Kolowas-Jones to ten dziwnie wyglądający kolorowy chłopak? spytał patrząc z góry na Strajka i Bristowa. Ten, który prosił Lule, żeby załatwiła mu sesję modową albo rolę w jakimś filmie. Tak, jest aktorem, potwierdził Strajk. W urodziny Iwet jeszcze zanim zachorowała, miałem problem z samochodem. Lula i ten człowiek zaoferowali, że podwiozą mnie na przyjęcie. Colovas Jones przez większość drogi wiercił Luli dziurę w brzuchu, prosząc, żeby wpłynęła na Frediego Bestigiego i załatwiła mu przesłuchanie. Niezwykle nachalny młody człowiek. Zachowywał się bardzo poufale. Oczywiście, dodał, starałem się wiedzieć jak najmniej o życiu uczuciowym mojej siostrzenicy. Landry rzucił na stolik dziesięciofuntowy banknot. — Niedługo oczekujecie w kancelarii, John. Stał najwyraźniej czekając na odpowiedź, ale Bristol nie zwracał na niego uwagi. Wytrzeszczając oczy, wpatrywał się w zdjęcie w artykule, który Strike czytał przed przybyciem Landriego. Widniał na nim czarny żołnierz w mundurze drugiego batalionu królewskiego pułku fizylierów. — Co? A tak, zaraz wracam — Rzucił rozkojarzony w stronę wujka, który chłodno mu się przyglądał. E, przepraszam, dodał Bristol, zwracając się do strajka, kiedy Landry się oddalił. E, chodzi o to, że Wilson, e, no wiesz, Derek Wilson, ten ochroniarz, e, ma siostrzeńca w Afganistanie przez chwilę, oh Boże, uchowaj, ale nie, to nie on inne nazwisko. Okropna jest ta wojna, prawda? Czy warto za nią oddawać życie? Strajk przeniósł ciężar z protezy na drugą nogę. Mozolny marsz przez park nie najlepiej wpłynął na obolały kikut i wydał z siebie nieokreślony pomruk. Przejdźmy się zaproponował Bristol, kiedy skończyli jeść. Chciałbym jeszcze pooddychać świeżym powietrzem. Bristol wybrał najkrótszą drogę do kancelarii, co wymagało pokonania kilku trawiastych odcinków. Po których strajk wolałby nie iść, gdyż trawa wymagała większego nakładu sił niż asfalt. Gdy minęli fontannę zbudowaną na cześć księżnej Diany, szepczącą, pluskającą i tryskającą w długim kanale z kornwalijskiego granitu, Bristol nagle oznajmił, jakby strajk czekał na wyjaśnienie. To nigdy za mną nie przepadał wolał Charliego. Podobno Charlie wyglądał jak to kiedy był w jego wieku. Nie mogę powiedzieć, żeby przed twoim przyjściem wypowiadał się o Charlim z sympatią. O Luli chyba też nie miał najlepszego zdania. E, przedstawił ci swoje poglądy na temat dziedziczności? Nie wprost. Nie? Zazwyczaj wcale się z nimi nie kryje. Uważał, że ani ze mnie, ani z Luli nie wyrośnie nic dobrego i to stworzyło między nami silną więź. Lula miała gorzej. Moi biologiczni rodzice przynajmniej byli biali. Trudno nazwać się to niego człowiekiem bez uprzedzeń. W ubiegłym roku miał aplikantkę z Pakistanu. Była jedną z najlepszych aplikantek, jakie kiedykolwiek przyjęliśmy, ale Tony się jej pozbył. Dlaczego zacząłeś z nim pracować? Kancelaria złożyła mi dobrą ofertę. To rodzinna firma założył ją dziadek, ale na mojej decyzji zaważyło co innego. Zresztą nikt nie chce być posądzany o nepotyzm. Jesteśmy jedną z najlepszych kancelarii w Londynie, wyspecjalizowanych w prawie rodzinnym. A poza tym mama się ucieszyła, że idę w ślady dziadka. Czy wujek obrażał mojego ojca? W zasadzie nie. Zasugerował tylko, że ser Alec mógł komuś dać w łapy, żeby dostać lulę. Naprawdę? Bristol wydawał się zaskoczony. Wątpię, żeby to była prawda. Lula wychowywała się w domu dziecka. Jestem pewny, że przestrzegano odpowiednich procedur. Na chwilę zapadła cisza. A ty, odezwał się nieco onieśmielony Bristol, wcale nie jesteś podobny do swojego ojca. Po raz pierwszy otwarcie dał do zrozumienia, że szukając prywatnego detektywa zajrzał też do Wikipedii. Nie jestem. Przyznał strajk. Za to bardzo przypominam wujka Teda. Domyślam się, że ty i twój ojciec nie. A chodzi mi o to, że nie nosisz jego nazwiska. Strajk nie miał za złe ciekawości człowiekowi, który pochodził z prawie tak samo nietypowej i okaleczonej rodziny jak on sam. Nigdy go nie używałem, wyjaśnił. — Jestem owocem pozamałżeńskiej wpadki, która kosztowała żonę żonej, kilkumilionowe alimenty. Nie łączą nas bliskie stosunki. — Podziwiam cię — powiedział Bristol. — Żyjesz po swojemu. Nie jesteś od niego uzależniony. Strajk się nie odezwał, więc Bristol pospiesznie dodał. — Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że powiedziałem Tenzi, kto jest twoim ojcem. To pomogło mi ją namówić na tamtą rozmowę. Sławni ludzie robią na nie wrażenie. Gdy chodzi o zdobycie zeznań świadków, wszystkie chwyty są dozwolone, powiedział strajk. Mówisz, że Lula nie przepadała za tonem, a mimo to robiła karierę pod jego nazwiskiem. O nie, Landry to przecież panińskie nazwisko mamy. Ta decyzja nie miała nic wspólnego z Toniem. Mama była zachwycona. Poza tym jakaś inna modelka nazywała się Bristol, a Lula lubiła się wyróżniać. Omijali przejeżdżających rowerzystów ludzi piknikujących na ławkach, wyprowadzających psy i jeżdżących na rolkach, a strajk starał się ukryć coraz wyraźniejsze utykanie. Wiesz, to chyba nigdy nikogo tak naprawdę nie kochał, powiedział nagle Bristol, kiedy odsunęli się na bok, aby przepuścić dziecko w kasku kołyszące się na deskorolce. Natomiast moja mama to bardzo ciepła osoba, bardzo nas wszystkich kochała, i czasem myślę że to niemu to się nie podobało. Taki już jest. Po śmierci Charliego pokłócił się z moimi rodzicami, próbowali to przede mną ukryć, ale usłyszałem wystarczająco dużo. W zasadzie powiedział mamie, że wypadek Charliego to jej wina, że Charlie nikogo się nie słuchał. Mój tata wyrzucił to niego z domu. Tak naprawdę mama i Tony pogodzili się dopiero po jego śmierci. Ku radości strajka dotarli do Exhibition Road i jego utykanie stało się mniej widoczne. Myślisz, że Lula mogło coś łączyć z Kirenem Kolowasem Jonesem? Spytał, kiedy przechodzili przez ulicę. Nie, po prostu Tony wyciągnął najbardziej niesmaczny wniosek, jaki udało mu się wymyślić. Zawsze miał o Luli jak najgorsze zdanie, a Kiren na pewno byłby bardzo chętny, ale Lula zakochała się w Daffildzie, niestety. Szli po Kensington Road, po lewej mieli pełen zieleni park, a potem weszli na terytorium białej sztukaterii, domów ambasadorów i uczelni państwowych. Jak myślisz, czemu wujek nie chciał się z tobą przywitać, kiedy odwiedził siostrę w dniu jej wyjścia ze szpitala? Bristol wyglądał na bardzo skrępowanego. Coś was poróżniło? E, nie, nie zupełnie, powiedział Bristol. Mieliśmy w pracy bardzo trudny okres. Nie, nie. powinienem o tym mówić, to poufne informacje. Miało to coś wspólnego z majątkiem Conwaya Ołca? Skąd wiesz? Spytał ostro Bristol. Ursula ci powiedziała? No coś tam wspomniała. Jezu Chryste, za grosz dyskrecji, za grosz! Twój wujek nie mógł uwierzyć, że pani May wykazała się aż taką niedyskrecją. Nie wątpię, odrzekł Bristol z pogardliwym uśmiechem. Chodzi o to, że. no Cóż, na pewno mogę ci zaufać. Jesteśmy drażliwi na tym punkcie, bo w wypadku takiej kancelarii jak nasza, przyciągającej klientów z grubym portfelem, najmniejsza wzmianka o nieprawidłowościach finansowych oznacza śmierć. Conway Oates. Otworzył u nas spory rachunek. Wszystkie pieniądze nadal na nim są i nic złego im się nie stało, ale jego spadkobiercy to pazerna zgraja. Twierdzą, że źle zarządzaliśmy aktywami. Zważywszy na to, jak niepewna jest sytuacja na rynku i jak niespójne polecenia wydawał pod koniec Conway, powinni się cieszyć, że w ogóle coś zostało. Cała ta sprawa denerwuje to niego i, no cóż, mój wujek należy do ludzi lubiących zrzucać winę na innych. Urządzał sceny, Miałem nieprzyjemności, ciągle mam nieprzyjemności ze strony to niego. Na podstawie ledwie zauważalnej ociężałości, która coraz bardziej spowalniała kroki Bristola, Strajk domyślił się, że zbliżają się do kancelarii. John, mam problem z dotarciem do dwóch ważnych świadków. Może mógłbyś mnie skontaktować z Gisomem. Jego ludzie nie kwapią się, żeby mi to ułatwić. No, — Mogę spróbować. Zadzwonię do niego po południu. — Uwielbiał Lulę. Myślę, że będzie chciał pomóc. — Poza tym jest jeszcze biologiczna matka Luli. — Ach, tak — westchnął Bristow. — Mam gdzieś zapisane jej dane kontaktowe. — Straszna kobieta. — Poznałeś ją? Nie, mówię to na podstawie tego, co słyszałem od Luli i co pisały gazety. Lula postanowiła dotrzeć do swoich korzeni i Dafield chyba ją do tego zachęcał. Przypuszczam, że to właśnie on sprzedał tę historię dziennikarzom. Ona zawsze temu zaprzeczała. W każdym razie udało jej się odnaleźć tę kobietę, tę całą Hickson i dowiedziała się, że jej ojcem był jakiś student z Afryki. Nie wiem, czy to prawda, ale Lula na pewno chciała coś takiego usłyszeć. Popuściła wodze wyobraźni, chyba zaczęła się uważać za zaginioną córkę jakiegoś ważnego polityka albo za plemienną księżniczkę. Ale nie udało jej się odnaleźć ojca. Nie wiem, powiedział Bristol, jak zwykle, przejawiając entuzjazm dla każdej linii śledztwa, mogącej wyjaśnić, kto był czarnym mężczyzną zarejestrowanym przez kamerę niedaleko jej mieszkania. Och, nawet gdyby go znalazła, byłbym ostatnią osobą, której by o tym powiedziała. Dlaczego? bo okropnie się kłóciliśmy o tę całą sprawę. Kiedy Lula szukała Marlin Hickson, e, u naszej matki zdiagnozowano raka macicy. Powiedziałem Luli, że nie mogła sobie wybrać bardziej bezdusznej chwili na rozpoczęcie szukania swoich korzeni, ale ona. Pff, no cóż, szczerze mówiąc, dla niej liczyły się tylko jej zachcianki. Kochaliśmy się, dodał Bristol, przesuwając ręką po zmęczonej twarzy, ale różnica wieku zawsze stała nam na drodze. Jestem pewny, że Lula próbowała szukać biologicznego ojca, bo najbardziej na świecie pragnęła znaleźć swoje czarne korzenie, swoją tożsamość. Czy przed śmiercią nadal utrzymywała kontakt z Marlene Hickson? Sporadycznie. Miałem wrażenie, że Lula próbowała przerwać tę znajomość. Hickson to upiorna kobieta, bezwstydnie wyrachowana. Sprzedała historię Luli każdemu, kto chciał zapłacić czyli niestety wielu ludziom. Mama była zdruzgotana całą tą sprawą. Chciałem cię jeszcze spytać o dwie rzeczy. Prawnik chętnie zwolnił kroku. Czy kiedy tamtego ranka byłeś u Luli, żeby jej oddać kontrakt z Somem, zauważyłeś kogoś, kto wyglądał na przedstawiciela firmy ochroniarskiej? Kto przyszedł sprawdzić alarmy? Kogoś w rodzaju serwisanta? Albo elektryka, może miał na sobie kombinezon. Bristol zastanowił się, wykrzywiając przy tym usta i jego królicze zęby wystawały jeszcze bardziej niż zwykle. — Nie pamiętam. Niech się zastanowię. Kiedy mijałem drzwi na drugim piętrze... — Tak! Jakiś człowiek grzebał w skrzynce w ścianie. O niego ci chodzi? — Chyba tak. Jak wyglądał? — O cóż... Stał do mnie plecami. Nie, nie widziałem. — Był z nim Wilson? Bristol się zatrzymał. Wyglądał na nieco zdezorientowanego. Troje elegancko ubranych prawników minęło ich szybkim krokiem dwoje z nich niosło teczki chyba zaczął niepewnie chyba byli tam razem i kiedy schodziłem po schodach stali odwróceni do mnie plecami czemu pytasz czy to może mieć jakieś znaczenie niekoniecznie powiedział strajk pamiętasz coś więcej na przykład kolor włosów albo skóry Ech, obawiam się że nie zwróciłem na to uwagi powiedział jeszcze bardziej zdumiony bristol Chyba znów się skrzywił, usiłując się skupić. Miał na sobie coś niebieskiego? Gdybym musiał się zdecydować, powiedziałbym, że był biały, ale głowy za to nie dam. To raczej nie będzie konieczne, powiedział strajk. I tak mi pomogłeś. Wyjął notes, żeby sobie przypomnieć, o co jeszcze chciał spytać Bristola. A, tak. Według tego, co zeznała Kiara Porter, Lula zamierzała ci wszystko zostawić. A, powiedział Bristol bez entuzjazmu. O to chodzi. Znowu powoli ruszył w stronę kancelarii, a Strike poszedł za nim. E, komisarz Carver, jeden z policjantów badających tę sprawę, wspomniał mi, że Kiara tak powiedziała. Od początku był przekonany o samobójstwie i najwidoczniej uznał tę rzekomą rozmowę Luli z Kiarą za dowód na to, że moja siostra zamierzała ze sobą skończyć. Mnie takie rozumowanie wydało się dziwne. Czy samobójcy przejmują się testamentami? Więc uważasz, że Kiara porter zmyśla? Nie, że zmyśla, powiedział Bristol, raczej przesadza. O wiele bardziej prawdopodobne, że Lula mówiła o mnie coś miłego, bo właśnie się pogodziliśmy po niedawnej kłótni. A Kiara, patrząc na to z perspektywy czasu, przyjęła, że Lula już wtedy planowała samobójstwo i skojarzyła te słowa z testamentem. To niezbyt rozgarnięta dziewczyna. Ale szukano testamentu, prawda? O tak. Policja szukała bardzo dokładnie. My, to znaczy rodzina, wątpiliśmy, by Lula kiedykolwiek spisała testament. Jej prawnicy też o niczym takim nie wiedzieli, ale naturalnie policja przeprowadziła poszukiwania. Nic nie znalazła, a szukała wszędzie. Załóżmy na chwilę, że Chiara Porter jednak nie przekręciła słów twojej siostry. Ale Lula na pewno nie zostawiłaby wszystkiego wyłącznie mnie. Nigdy. Dlaczego? Bo w ten sposób pominęłaby naszą matkę, a to byłoby ogromnie krzywdzące, powiedział Bristol z powagą. Nie chodzi o pieniądze. Tata przed śmiercią dobrze mamy zabezpieczył. Raczej o wyćwięk, jaki miałaby taka decyzja. Testamenty potrafią ranić na przeróżne sposoby, widziałem to wiele razy. Czy wasza matka spisała testament? spytał strajk. Bristol wydawał się zdumiony. Ch chyba, tak, y sądzę, że tak. Mogę spytać, kto jest spadkobiercą? — Nie widziałem tego testamentu — powiedział Bristol nieco oschłym tonem. — Jaki to ma... W... — Wszystko ma związek, John. Dziesięć milionów funciaków to cholernie dużo forsy. Bristol wyglądał tak, jakby nie mógł się zdecydować, czy Strajk zachował się nietaktownie, czy wręcz obraźliwie. Wreszcie powiedział — Ponieważ nie mamy innych krewnych, przypuszczam, że głównymi beneficjentami jesteśmy Tony i ja. Prawdopodobnie mama wymieniła w testamencie także kilka organizacji dobroczynnych. Zawsze była dla nich hojna. Jak jednak z pewnością rozumiesz, dodał, a na jego chudej szyi pokazały się różowe plamy, niespieszno mi poznać ostatnią wolę mamy, zważywszy na to, co musi nastąpić, by została wykonana. Oczywiście, powiedział Strajk. Dotarli do kancelarii Bristola, surowego ośmiopiętrowego budynku, do którego wchodziło się ciemnym, sklepionym przejściem. Bristol zatrzymał się obok wejścia i spojrzał na strajka. Nadal uważasz, że mam urojenia? spytał, kiedy minęły ich dwie kobiety w ciemnych kostiumach. Nie, powiedział dość szczerze strajk. Nie, nie uważam. Pospolite oblicze Blistoła trochę się rozchmurzyło. – Skontaktuję się z tobą w sprawie Somego i Marlin Hickson. – A, byłbym zapomniał. Laptop Luli. Naładowałem go, ale jest chroniony hasłem. Policjanci jej ustalili i podali mojej matce, ale ona nie może go sobie przypomnieć, a ja go nie znam. – Może jest w kartotece? – dodał z nadzieją. – O ile pamiętam, raczej nie. – ale nie powinienem mieć z tym większego problemu. E, gdzie był ten laptop po śmierci Luli? Zabrała go policja, a potem oddała mojej mamie. Prawie wszystkie rzeczy Luli leżą teraz u mamy. Nie była jeszcze w stanie zadecydować, co z nimi zrobić. Bristol podał strajkowi torbę z laptopem i się pożegnał. Potem, wykonując ramionami ruch, jakby zbierał siły, wszedł po schodach i zniknął za drzwiami rodzinnej kancelarii. Kiedy Strike szedł w stronę Kensington Gore, tarcie między końcem jego amputowanej nogi i protezą z każdym krokiem powodowało większy ból. Słabe słońce rozświetlało park w oddali. Pocąc się trochę w ciężkim płaszczu, Strike zadał sobie pytanie, czy dziwne podejrzenie, które nie dawało mu spokoju, jest czymś więcej niż tylko cieniem przesuwającym się w głębi błotnistej sadzawki, grą światła, iluzorycznym zjawiskiem na pomarszczonej wiatrem tafli wody. Czy te maleńkie zawirowania czarnego szlamu zostały wywołane przez jakiś oślizgły ogon, czy są jedynie skutkiem nic nieznaczących wyziewów gazu wydzielanego przez algi? Czy w mule czai się i kryje coś, czego bezskutecznie szukały cudze sieci? Idąc w stronę stacji Kensington, wszedł do Hyde Parku przez Queen's Gate, zdobioną pomarańczową od rdzy i opatrzoną królewskimi insygniami. Dzięki swojej nieuleczalnej spostrzegawczości zauważył na jednym filarze rzeźbę przedstawiającą łanie i jelonka, a na drugim jelenia. Ludzie często zakładają istnienie symetrii i równości tam, gdzie ich nie ma. Takie same, a jednak zupełnie inne. Laptop Lulilandry coraz mocniej obijał się strajkowi o nogę i detektyw wyraźnie utykał. Gdy za dziesięć piąta dotarł w końcu do agencji, obolały, zmęczony i sfrustrowany, Robin powitała go pasującą do kontekstu, a przez to nudną i nieuchronną wiadomością. Wciąż nie udało jej się dotrzeć dalej niż do recepcjonistki w wytwórni filmowej Frediego Bestigui'ego. A na dodatek nie znalazła w Kilburn nikogo, kto nosiłby nazwisko Onifate i korzystał z telefonu stacjonarnego. Ciotka Rochelle może mieć oczywiście inne nazwisko, prawda? Zauważyła Robin, kiedy zapinała płaszcz, szykując się do wyjścia. Strajk ze znużeniem przyznał jej rację. Klapnął na zapadającą się sofę, gdy tylko wszedł do agencji. Robin jeszcze nigdy nie widziała go w takim stanie. Wyglądał mizernie. Nic panu nie jest? Nie. Zjawili się z tymczasowych rozwiązań? Nie. Powiedziała Robin, ciasno zapinając pasek. Może uwierzyli, że jestem Anabel? Starałam się mówić z australijskim akcentem? Uśmiechnął się. Robin zamknęła raport, który czytała, czekając na powrót strajka, odłożyła go na miejsce, życzyła strajkowi miłego wieczoru i zostawiła go na sofie z laptopem leżącym obok na wytartych poduszkach. Kiedy kroki Robin ucichły, strajk sięgnął w stronę przeszklonych drzwi, żeby zamknąć je na zamek, a potem Złamał własny zakaz palenia w agencji w dni powszednie. Z papierosem w zębach podciągnął nogawkę i odpiął pasek przytwierdzający protezę do uda. Potem zdjął z kuta żelową wkładkę i przyjrzał się końcówce amputowanej piszczeli. Powinien był codziennie sprawdzać, czy na skórze nie pojawiają się otarcia. Zobaczył, że tkanka bliznowata jest zaogniona i ciepła. W łazience Charlotte stały w szafce najróżniejsze kremy i zasypki do pielęgnacji tego skrawka skóry, wystawionego na działanie sił, z którymi w normalnych okolicznościach nie miałby styczności. Może wrzuciła puder dla niemowląt i ojlatum do jednego z kartonów, których jeszcze nie rozpakował? Nie miał jednak siły tego sprawdzić, a poza tym nie chciał jeszcze zakładać protezy. Dlatego siedział na sofie i palił w zadumie, a pusta nogawka zwisała nad podłogą. Jego myśli krążyły wokół rodzin, nazwisk i podobieństw łączących tak na pozór odmienne dzieciństwa jak jego i Johna Bristol'a. W historii rodziny strajka też występowały upiorne postacie, na przykład pierwszy mąż jego matki, o którym rzadko wspominała, ograniczając się do stwierdzenia, że od samego początku nienawidził małżeństwa. Ciocia Joan, która najlepiej pamiętała to, co Lida pamiętała najsłabiej, powiedziała, że osiemnastoletnia Lida uciekła od męża już po dwóch tygodniach, że jedynymi powodami jej małżeństwa ze strajkiem seniorem, który według cioci Joan przyjechał do San Mose z wesołym miasteczkiem, były kupno nowej sukienki i zmiana nazwiska. Lida okazała się wierniejsza swojemu nietypowemu nowemu nazwisku niż któremukolwiek mężczyźnie przekazała je synowi, który nie miał okazji poznać jego pierwszego właściciela, gdyż ten zniknął na długo przed narodzinami nie swojego dziecka. Strajk palił pogrążony w myślach, aż słońce za oknem zaczęło słabnąć i w agencji zapanował półmrok. W końcu strajk podźwignął się i stanął na jednej nodze, po czym, trzymając się gałki w drzwiach i gzymsu na ścianie za przeszklonymi drzwiami, zaczął skakać w stronę pudeł, które nadal stały na korytarzu. Na dnie jednego z nich znalazł produkty dermatologiczne stworzone po to, by łagodzić pieczenie i kłucie na końcu amputowanych nóg. I podjął próbę naprawienia szkód zapoczątkowanych długim spacerem przez Londyn ze sportową torbą na ramieniu. Było jaśniej niż o ósmej dwa tygodnie temu. Nadal świeciło słońce, kiedy strajk usiadł po raz drugi w ciągu dziesięciu dni w Wong K, wysokiej chińskiej restauracji z białą fasadą i widokiem na salon Gier zwany Play To Win. Ponowne przymocowanie protezy, nie mówiąc o przejściu piechotą przez Charing Cross Road, okazało się niezwykle bolesne, ale Strike gardził szarymi metalowymi kulami, które pozostały mu po pobycie w szpitalu Sally Oak. Jedząc makaron, przyglądał się komputerowi Luli Landry, który leżał otwarty na stoliku obok piwa. Ciemnoróżowa torba na laptopa miała wzór w kwiaty wiśni. Strajkowi nie przyszło do głowy, że ogromny, błochaty facet, pochylony nad upiększonym, różowym i wyraźnie damskim przedmiotem może przedstawiać dziwny widok, ale wywołał znaczące uśmieszki na twarzach dwóch kelnerów w czarnych koszulkach. – Jak leci Federico? – spytał blady, potargany młody człowiek, który przyszedł o wpół do dziewiątej. Mężczyzna opadł na krzesło naprzeciwko Strajka. Miał na sobie dżinsy, koszulkę z psychodelicznym wzorem, trampki Converse i skórzaną torbę przewieszoną ukośnie przez piersi. – Bywało gorzej – mruknął Strajk. – Co u ciebie? Napijesz się czegoś? – Tak, piwa. – Strike zamówił piwo dla swojego gościa, którego z dawno już zapomnianych powodów przywykł nazywać śrubokrętem. Śrubokręt miał licencjat z informatyki i zarabiał o wiele lepiej, niż sugerował jego strój. Właściwie to nie jestem głodny po pracy zjadłem burgera, powiedział śrubokręt, patrząc na menu. E, wystarczy mi zupa. Poproszę zupę wonton, dodał, zwracając się do kelnera. Ciekawy wybór laptopa, Fett? Nie jest mój, powiedział Strike. Pracujesz nad jakąś sprawą? Tak. Strike przesunął komputer w stronę śrubokręta, który przyjrzał się urządzeniu z mieszaniną zainteresowania i lekceważenia charakterystyczną dla ludzi, dla których technologia nie jest złem koniecznym, lecz esencją życia. Szajs, stwierdził wesoło śrubokręt gdzie się ukrywasz, Fed? Ludzie zaczynają się martwić Miło z ich strony powiedział Strike z makaronem w ustach ale niepotrzebnie. Hmm, parę dni temu wpadłem wieczorem do Nika i Ilsy Byłeś tematem numer jeden Mówili, że zszedłeś do podziemia O, dzięki Powiedział, gdy podano zupę e, Tak, wydzwaniają do ciebie I ciągle odzywa się automatyczna sekretarka Ilsa uważa, że masz kłopoty sercowe Strajk pomyślał, że najlepszym sposobem na poinformowanie przyjaciół o zerwanych zaręczynach może być skorzystanie z pośrednictwa śrubokręta, któremu ta sprawa była całkowicie obojętna. Śrubokręt. Młodszy brat jednego ze starych kumpli strajka nie miał pojęcia o długiej i bolesnej historii związku strajka z Charlotte, a do tego wcale go ona nie interesowała. Strajk chciał uniknąć współczucia i dociekania przyczyn swojej porażki, ale nie zamierzał wiecznie udawać, że nie rozstał się z Charlotte, więc przyznał, że Ilsa odgadła, na czym polega jego najważniejszy problem, i dodał, że byłoby lepiej, gdyby w związku z tym jego przyjaciele powstrzymali się od dzwonienia do mieszkania Charlotte. Koszmar! powiedział śrubokręt i przejawiając typowy dla siebie brak zainteresowania ludzkim cierpieniem, skupił się na technologicznych wyzwaniach. Wskazał komputer szpatułkowatym palcem i zapytał: No więc, co chcesz z tym zrobić? Policja już mu się przyjrzała, wyjaśnił strajk ściszając głos, mimo że byli ze śrubokrętem jedynymi ludźmi w restauracji, którzy nie mówili po kantońsku. Ale potrzebuje drugiej opinii. A, gliniarze mają dobrych techników. Wątpię, czy uda mi się znaleźć coś, czego oni nie znaleźli. Może nie szukali tego, co trzeba, powiedział strajk. A może nie wiedzieli, że znaleźli coś ważnego. Chyba najbardziej interesowały ich ostatnie maile. E, już je widziałem. No więc e, czego mam szukać? Wszystkiego, co działo się 8 stycznia albo bezpośrednio przed tym dniem, ostatnich informacji wyszukiwanych w internecie, tego typu rzeczy. Nie znam hasła, ale wolałbym nie pytać o nie policji, chyba że nie będzie innego wyjścia. O, z hasłem nie powinno być problemu, powiedział śrubokręt. Nie notował instrukcji w notesie, lecz zapisywał je w komórce. Śrubokręt był o 10 lat młodszy od strajka i rzadko sięgał po długopis. A właściwie to czyli ten komputer? Strike mu powiedział. Tej modelki? Zdziwił się śrubokręt. Kurczę! Zainteresowanie ślubokręta istotami ludzkimi, nawet tymi martwymi albo sławnymi, było jednak drugorzędne wobec jego zamiłowania do rzadkich komiksów, nowinek technicznych i zespołów, o których Strike Nigdy nie słyszał. Śrubokręt zjadł kilka łyżek zupy i przerwał milczenie, żeby wesoło zapytać, ile Strajk zamierza mu zapłacić za tę robotę. Gdy informatyk wyszedł z różowym laptopem pod pachą, Strajk pokusztykał z powrotem do agencji. Tego wieczoru starannie umył koniec prawej nogi, a następnie posmarował kremem podrażnioną i zaognioną bliznę. Po raz pierwszy od wielu miesięcy zażył środki przeciwbólowe, a potem wgramolił się do śpiwora. Leżąc i czekając na uśmierzenie piekącego bólu, zastanawiał się, czy powinien się umówić na wizytę u rehabilitanta, który teoretycznie miał go pod swoją opieką. Wielokrotnie przestrzegano go przed objawami zespołu niedokrwiennego, wroga ludzi po amputacji, przed ropiejącą skórą i opuchlizną. Zastanawiał się, czy przypadkiem właśnie nie zaobserwował pierwszych tego objawów. Przerażała go wizja powrotu na korytarze śmierdzące środkiem dezynfekującym, lekarzy przejawiających profesjonalne zainteresowanie tą jedną, małą, okaleczoną częścią jego ciała, i dalszych, maleńkich zmian protezy, wymagających kolejnych wizyt w zamkniętym świecie białych fartuchów. Świecie, który, miał taką nadzieję, opuścił już na zawsze. Bał się zaleceń dotyczących oszczędzania nogi, zaprzestania normalnej aktywności fizycznej, bał się, że będzie musiał wrócić do chodzenia o kulach. Bał się przechodniów gapiących się na podpiętą nogawkę i piskliwych pytań dzieci. Jego komórka, jak zwykle ładująca się na podłodze obok łóżka polowego, wydała brzęczący dźwięk, który oznajmiał przyjście sms -a. Ciesząc się, że coś odwróci jego uwagę od uporczywego bólu nogi, Strajk pomacał w ciemności i podniósł telefon z podłogi. – Czy mógłbyś na chwilę zadzwonić, jeśli znajdziesz czas? – Charlotte. Strajk nie wierzył w jasnowidztwo ani w zdolności paranormalne, ale od razu przyszła mu do głowy irracjonalna myśl, że Charlotte w jakiś sposób wyczuła, co powiedział śrubokrętowi. Że oficjalnie ogłaszając ich rozstanie, szarpnął napięty, niewidzialny sznur, który nadal go z nią wiązał. Gapił się na sms jakby to była jej twarz. Jakby na malutkim, szarym wyświetlaczu można było zobaczyć jej minę. – Czy mógłbyś? – Wiem, że nie musisz, ładnie cię proszę – na chwilę mam ważny powód, by chcieć z Tobą porozmawiać, więc załatwimy to szybko i sprawnie, żadnych kłótni. Jeśli znajdziesz czas, wyświadczam ci grzeczność, zakładając, że masz beze mnie co robić. Albo może, czy mógłbyś, jeśli odmówisz, będziesz draniem, strajk, a już i tak wystarczająco mocno mnie zraniłeś, na chwilę. Wiem, że boisz się scen, nie musisz się obawiać, po tej ostatniej, podczas której okazałeś się takim niewiarygodnym dupkiem, nie chcę mieć już z tobą do czynienia. Jeśli znajdziesz czas, bo powiedzmy sobie szczerze, zawsze musiałam ustępować miejsca wojsku i wszystkim innym cholernym sprawom, które były dla ciebie ważniejsze ode mnie. Czy teraz miał czas? zastanawiał się, leżąc i cierpiąc z bólu, którego tabletki jeszcze nie przytępiły. Spojrzał na zegarek. Było dziesięć po jedenastej. Najwidoczniej Charlotte jeszcze nie spała. Odłożył komórkę na podłogę, gdzie nadal się ładowała i zasłonił oczy wielką, włochatą ręką, żeby nie widzieć nawet pasków światła na suficie tworzonych przez przenikający między żaluzjami blask ulicznych latarni. Wbrew woli ujrzał Charlotte taką, jaką była. Kiedy zobaczył ją po raz pierwszy w życiu, siedzącą samotnie na parapecie na studenckiej imprezie w Oksfordzie. Nigdy wcześniej nie widział kogoś równie pięknego, i sądząc po ukradkowych spojrzeniach niezliczonych par męskich oczu, zbyt głośnych śmiechach i słowach oraz licznych gestach kierowanych w stronę jej milczącej postaci, nie był w tym osamotniony. Patrząc w kierunku Charlotte, dziewiętnastoletni Strajk poczuł taką samą potrzebę jak w dzieciństwie, kiedy w nocy w ogródku cioci John i wujka Teda spadł śnieg. Chciałby jego stopy pierwsze zostawiły głębokie, ciemne ślady na kusząco równej powierzchni. Chciał ją poruszyć i wzburzyć. Jesteś nawalony, ostrzegł go przyjaciel, kiedy strajk oznajmił, że zamierza podejść do tej dziewczyny i ją zagadnąć. Strajk przyznał mu rację, po czym wychylił resztkę siódmego piwa i zdecydowanym krokiem podszedł do parapetu, na którym siedziała Charlotte. Niewyraźnie czuł, że wszyscy w pobliżu przyglądają się temu i być może czekają na śmieszną scenę, bo był ogromny, przypominał boksującego Beethovena i całą koszulkę pochlapał sobie sosem kary. Kiedy podszedł, Charlotte spojrzała na niego dużymi oczami. Miała długie ciemne włosy, a rozpięta u góry bluzka ukazywała rowek między delikatnymi białymi piersiami. Dziwne, koczownicze dzieciństwo strajka, pełne przeprowadzek i dołączania się do najróżniejszych grup dzieci i nastolatków, wyposażyło go w doskonały zestaw umiejętności społecznych. Umiał się dopasować, rozśmieszać ludzi i prawie wszędzie zdobywać akceptację. Tego wieczoru odjęło mu jednak mowę, a język zesztywniał jak kołek. Pamiętał, że lekko się zataczał. Chciałeś coś? spytała. Tak, powiedział, odsunął koszulkę od torsu i pokazał jej sos kary. Jak myślisz, e, czym najlepiej to wywabić? Wbrew swojej woli, widział, że próbuje się powstrzymać, Charlotte zachichotała. Jakiś czas później szanowny Jago Ross, Adonis znany strajkowi z widzenia i zesłyszenia, wkroczył do pokoju z grupą również szlachetnie urodzonych przyjaciół i zastał Charlotte siedzącą obok strajka na parapecie i pochłoniętą rozmową. Szar, kochanie, popieprzyły ci się pokoje powiedział Ross, domagając się swoich praw pieszczotliwie aroganckim tonem. Impreza Richiego jest na górze. Nie idę tam oznajmiła, odwracając się do niego z uśmiechem muszę pomóc kormoranowi namoczyć koszulkę. W ten sposób publicznie rzuciła swojego absolwenta Harrow dla kormorana. To była najwspanialsza chwila w życiu dziewiętnastoletniego strajka. Na oczach wszystkich sprzątnął Menelaosowi sprzed nosa Helenę Trojańską. Był tak zaskoczony i szczęśliwy, że ten cud nie wydał mu się podejrzany i nawet się nad nim nie zastanowił. Dopiero później zdał sobie sprawę, że to, co wydawało się przypadkiem albo zrządzeniem losu, zostało przez nią starannie zaaranżowane. Wyznała mu to kilka miesięcy później chcąc ukarać Rosa za jakieś przewinienie, umyślnie weszła do innego pokoju i czekała, aż ktoś, ktokolwiek ją zagadnie. Strajk był jedynie narzędziem tortur, którym chciała pognębić Rosa. Nazajutrz wcześnie rano przespała się ze strajkiem, powodowana chęcią zemsty i wściekłością, które omyłkowo wzięła za namiętność. W tamtej pierwszej nocy zawierało się wszystko, co później ich od siebie oddalało i ponownie do siebie zbliżało. Jej pęd ku autodestrukcji jej lekkomyślność, jej chęć ranienia innych, przemożny pociąg, który czuła do strajka, oraz jej bezpieczna kryjówka w odizolowanym świecie, w którym się wychowała i którego wartościami pogardzała, jednocześnie je wyznając. Tak zaczął się związek, który doprowadził do tego, że piętnaście lat później strajk leżał na łóżku polowym, nękany bólem nie tylko fizycznym i żałował, że nie może wymazać jej z pamięci. Nazajutrz rano Robin po raz drugi zastała przeszklone drzwi zamknięte na zamek. Otworzyła je zapasowym kluczem, który powierzył jej strajk, podeszła do zamkniętych drzwi gabinetu, zatrzymała się i zaczęła nasłuchiwać. Kilka sekund później dotarło do niej trochę stłumione, lecz nie dające się z niczym pomylić, chrapanie. Stanęła przed delikatnym problemem. Mieli przecież ze strajkiem milczące porozumienie. Nie wspominali ani o łóżku polowym, ani o innych oznakach świadczących o tym, że strajk mieszka w agencji. Robin przyniosła jednak swojemu tymczasowemu szefowi pilną wiadomość. Wahała się, rozważając strategię działania. Najprostszym rozwiązaniem była próba obudzenia strajka głośną krzątaniną, ale to mogłoby zbyt długo potrwać. Wiadomość nie powinna była czekać. Zatem Robin głęboko zaczerpnęła powietrza i głośno zastukała do drzwi. Strajk od razu się obudził. Przez chwilę leżał zdezorientowany, patrząc na promienie słońca, które z wyrzutem wpadały przez okno. Potem sobie przypomniał, jak odłożył komórkę po przeczytaniu SMS-a od Charlotte i od razu wiedział, że zapomniał nastawić budzik. Nie wchodź, ryknął. Zrobić panu herbaty? Zawołała Robin z za drzwi. E, tak. — Tak, bardzo proszę. Yy, zaraz po nią przyjdę — dodał głośno i po raz pierwszy pożałował, że nie założył w drzwiach gabinetu zamka. Jego sztuczna noga stała oparta o ścianę i miał na sobie tylko bokserki. A Robin szybko się oddaliła, żeby napełnić czajnik wodą, a Strajk, szamocząc się, wypełzł ze śpiwora. Błyskawicznie się ubrał, niestarannie zakładając protezę, zwinął śpiwór i cisnął go w kąt. A potem przesunął biurko z powrotem na miejsce. Dziesięć minut po przebudzeniu wkuśtykał do poczekalni, roztaczając silną woń dezodorantu i zastał robin przy biurku. Była czymś bardzo podekscytowana. E, pańska herbata, powiedziała, wskazując parujący kubek. Wspaniale. Dzięki. E, e, daj mi jeszcze chwilę, odrzekł i wyszedł zrobić siku w łazience w korytarzu. Zapinając rozporek, zobaczył swoje odbicie w lustrze. Miał wygniecioną koszulę i był nieogolony. Nie po raz pierwszy pocieszył się tym, że jego włosy wyglądają tak samo, bez względu na to, czy się czesze, czy nie. Mam wiadomość, oznajmiła Robin, kiedy wrócił do agencji i jeszcze raz dziękując, sięgnął po kubek z herbatą. Tak? Znalazłam Rochelle Onifate, opuścił kubek. Żartujesz. Jak ci się do diabła udało? Zauważyłam w kartotece, że miała się leczyć w przychodni w szpitalu św. Tomasza, wyjaśniła z przejęciem Robin. Była zarumieniona i szybko wyrzucała z siebie słowa. Więc wczoraj wieczorem zadzwoniłam do szpitala i podając się za nią, powiedziałam, że zapomniałam o której mam wizytę. Dowiedziałam się, że o w pół do jedenastej w czwartek. Ma pan, Robin spojrzała na monitor komputera, pięćdziesiąt pięć minut. Dlaczego sam na to nie wpadł? Jesteś genialna, cholera, jesteś genialna! Poparzył sobie rękę gorącą herbatą i odstawił kubek na biurko. E, wiesz gdzie dokładnie? Na oddziale psychiatrycznym w tylnej części głównego budynku wyjaśniła podekscytowana Robin. Niech pan zobaczy. Wchodzi pan od strony Grantly Road e, tam jest parking odwróciła do niego monitor, żeby pokazać plan szpitala świętego Tomasza. Strajk spojrzał na nadgarstek, ale jego zegarek nadal leżał w gabinecie. Zdąży pan, jeśli natychmiast pan wyjdzie! ponagliła go Robin. E, tak, wezmę swoje rzeczy. Strajk popędził po zegarek, portfel, papierosy i telefon. Już prawie był na korytarzu i wpychał portfel do tylnej kieszeni spodni, gdy Robin powiedziała: Kormoran! Nigdy wcześniej nie zwróciła się do niego po imieniu. Strajk myślał, że właśnie to jest powodem jej lekkiego onieśmielenia, ale szybko zdał sobie sprawę, że Robin znacząco pokazuje w stronę jego pępka. Spojrzał w dół i zauważył, że krzywo zapiął guziki koszuli, odsłaniając kawałek brzucha, który był tak owłosiony, że przypominał czarną plecionkę z włókna kokosowego. A e, no tak. E, dzięki. Robin uprzejmie odwróciła się w stronę monitora, a on rozpiął guziki i zapiął je jeszcze raz. Do zobaczenia, później. Do widzenia, powiedziała z uśmiechem, patrząc, jak jej szef szybko się oddala. Po kilku sekundach wrócił, lekko zdyszany. Robin, musisz coś sprawdzić. Już trzymała długopis, gotowa do pisania. 7 stycznia w Oksfordzie była konferencja dla prawników. Uczestniczył w niej wujek Lulilandry, Tony. E, miała jakiś związek z prawem rodzinnym. Wyszukaj wszystko, co się da, zwłaszcza na temat jego obecności. Dobrze, powiedziała Robin notując. Dzięki. Jesteś genialna. I nierównym krokiem ruszył po metalowych schodach. Nucąc pod nosem, Robin usiadła przy biurku, ale gdy piła herbatę, częściej radości wyparowała. Miała małą nadzieję, że Strajk weźmie ją na spotkanie z Rochelle Onifate, której cień goniła od dwóch tygodni. Minęły poranne godziny szczytu i tłum w metrze się przerzedził. Strajka dalej bolał kikut, więc ucieszył się, gdy bez trudu znalazł miejsce siedzące. Przed wejściem do wagonu kupił w kiosku na stacji mocne miętówki i teraz ssał cztery naraz, próbując ukryć to, że nie zdążył umyć zębów. Pasta i szczoteczka nadal leżały schowane w sportowej torbie, choć byłoby znacznie wygodniej trzymać je na poobijanej umywalce w łazience. Znów zobaczył swoje odbicie, tym razem w przyciemnionym oknie wagonu. Gęsty zarost i ogólnie niechlujny wygląd, i zadał sobie pytanie skoro Robin już wie, że jej szef śpi w agencji, dlaczego wciąż udawał, że ma jakiś inny dom? Doskonała pamięć strajka i jego orientacja w terenie przydały się podczas szukania wejścia na oddział psychiatryczny Szpitala świętego Tomasza, przy którym bez najmniejszych problemów zjawił się tuż po dziesiątej. Przez pięć minut upewniał się, że automatyczne dwuskrzydłowe drzwi to jedyne wejście od strony Grantly Road, a potem usiadł na kamiennym murku na parkingu, mniej więcej dwadzieścia metrów dalej, skąd miał jak na dłoni wszystkich wchodzących i wychodzących. Wiedząc jedynie tyle, że dziewczyna, której szuka, jest bezdomna i z pewnością czarna, obmyślił po drodze strategię i doszedł do wniosku, że tak naprawdę pozostaje mu tylko jedna możliwość. Zatem gdy dwadzieścia po dziesiątej zobaczył wysoką, chudą, czarnoskórą dziewczynę, która szybkim krokiem zbliżała się do wejścia, zawołał, choć wydawała się zbyt zadbana, zbyt schludna. Rochelle! – Obejrzała się. Żeby sprawdzić, kto woła, ale szła dalej i nic nie wskazywało na to, by imię Rochelle coś dla niej znaczyło. Zniknęła w budynku. Potem nadeszła jakaś skóra para, a następnie grupa ludzi w różnym wieku i różnych ras. Strajk domyślił się, że to pracownicy szpitala, ale na wszelki wypadek znowu zawołał. Rochelle! Niektórzy spojrzeli w jego stronę, ale natychmiast wrócili do przerwanej rozmowy. Pocieszając się, że stali bywalcy tego oddziału prawdopodobnie są przyzwyczajeni do dziwacznych zachowań spotykanych tu osób, Strajk zapalił papierosa i czekał dalej. Minęło w pół do jedenastej, ale do budynku nie weszła żadna czarna dziewczyna. Rochelle albo opuściła wizytę, albo skorzystała z innego wejścia. Leciutki jak piórko wietrzyk łaskotał Strajka w kark, kiedy detektyw siedział, palił, obserwował i czekał. Budynek szpitala był olbrzymi. Wielkie betonowe pudło z prostokątnymi oknami. Na pewno z każdej strony umieszczono liczne wejścia. Strajk wyprostował amputowaną nogę, która nadal go bolała i jeszcze raz pomyślał, że chyba będzie musiał się skontaktować ze swoim rehabilitantem. Nawet w takiej odległości od szpitala czuł lekkie przygnębienie. Zaburczało mu w brzuchu. Gdy tu szedł, minął McDonalda. Pomyślał, że zje tam coś, jeśli nie znajdzie Roszel do południa. Krzyknął Rochelle jeszcze dwa razy na widok czarnych kobiet, które wchodziły do budynku albo z niego wychodziły. Obie się obejrzały, ale tylko po to, żeby zobaczyć, kto woła. Jedna rzuciła mu nawet pogardliwe spojrzenie. Tuż po jedenastej ze szpitala wyszła niska, przysadzista czarnoskóra dziewczyna, idąc trochę niezgrabnym, rozkołysanym i chybotliwym krokiem był absolutnie pewny, że wcześniej jej nie przeoczył. Utwierdził go w tym nie tylko jej charakterystyczny sposób poruszania się, lecz także rzucające się w oczy krótkie, sztuczne futerko w kolorze fuksji, które nie pasowało ani do jej wzrostu, ani do jej tuszy. Rochelle. Dziewczyna zatrzymała się, odwróciła i, mrużąc oczy, zaczęła się rozglądać w poszukiwaniu osoby, która ją zawołała. Strike pokuśtykał w jej stronę, a ona zmierzyła go wrogim i co zrozumiałe nieufnym spojrzeniem. Rochelle? Rochelle Fejt? Cześć. Nazywam się Cormoran Strajk. Możemy chwilę porozmawiać? Zawsze włażę od strony Redbourne Street, wyjaśniła mu pięć minut później, kiedy podał jej nie do końca prawdziwy powód swoich poszukiwań. A wylazłam tędy, bo miałam iść do McDonalda. Zatem poszli do McDonalda. Strike kupił dwie kawy oraz dwa duże ciastka i zaniósł do stolika obok okna, przy którym czekała zaciekawiona i podejrzliwa Rochelle. Była rażąco brzydka. Jej tłustą skórę koloru spalonej ziemi pokrywały trądzikowe krosty i blizny. Małe oczy były głęboko osadzone, a zęby krzywe i żółtawe. Chemicznie wyprostowane włosy miały dziesięciocentymetrowe czarne odrosty, sąsiadujące z 15 centymetrami jaskrawej miedzianej rudości. Obcisłe i przykrótkie dżinsy, lśniąca szara torebka i śnieżnobiałe trampki wyglądały na tanie. Ale miękkie sztuczne futerko, które strajkowi wydawało się krzykliwe i nietwarzowe, było atrybutem zupełnie innej jakości. Kiedy je zdejmowała, zauważył, że ma podszewkę z wzorzystego jedwabiu. I Metkę, nie od Guisomego, którą spodziewał się zobaczyć, pamiętając maila Luli Landry do projektanta, lecz pewnego Włocha, o którym słyszał nawet strajk. Na pewno nie jesteś dziennikarz, spytała niskim, zachrypniętym głosem. Czekając przed szpitalem, strajk ustalił, czym najlepiej zdobyć przychylność Rochelle. — Nie, nie jestem dziennikarzem. Jak już wspomniałem, znam brata Luli. To twój kumpel. Tak, no może nie zupełnie kumpel. Zatrudnił mnie, jestem prywatnym detektywem. Natychmiast zareagowała nieskrywanym strachem. A po co chcesz ze mną gadać? Nie ma się czego obawiać. No to po co chcesz ze mną gadać? Nie chodzi o nic strasznego, po prostu John. Nie jest pewny, czy Lula popełniła samobójstwo. Strajk domyślił się, że jedyne, co trzyma ją przy stoliku, to paniczny strach przed tym, jaki wniosek mógłby wyciągnąć, gdyby od razu uciekła. Ten strach był nieproporcjonalny do jego słów. Nie ma się czego obawiać, zapewnił ją jeszcze raz. Po prostu John chce, żebym jeszcze raz przyjrzał się okolicznościom sprawy i. A co? Że niby mam coś wspólnego z jej śmiercią? Nie, oczywiście, że nie. Po prostu mam nadzieję, że będziesz mi mogła powiedzieć, w jakim była stanie, co planowała przed śmiercią. Yy, regularnie się widywałyście, prawda? Pomyślałem, że mógłbym się od ciebie dowiedzieć, co się działo w jej życiu. Rochelle zrobiła taką minę, jakby chciała coś powiedzieć, ale potem zmieniła zdanie i spróbowała się napić gorącej kawy. Jak to jej brat myśli, że ona się nie zabiła, że ją wypchnęli albo coś? dopuszcza taką możliwość wyglądała tak jakby próbowała zrozumieć jego słowa poukładać je sobie w głowie nie muszę z tobą gadać nie jesteś prawdziwym gliną tak to prawda ale czy nie chciałabyś pomóc mi ustalić co skoczyła oznajmiła z przekonaniem Rochelle Onifate. — skąd ta pewność spytał strike wiem i już Mam wrażenie, że jej śmierć była szokiem prawie dla wszystkich, którzy ją znali. Miała depresję, no, brała na to leki, jak ja. Czasem człowiek po prostu nie daje rady. To choroba. Na to się zapada, powiedziała, co w jej ustach zabrzmiało, jak na to się pada. E, pada się, pomyślał strajk, i te słowa na chwilę odwróciły jego uwagę. Kiepsko spał. Na to się pada. Lula Landry padła i im wszystkim, łącznie z Rochelle, groziło to samo. Czasami chory pada powoli, tak jak matka Bristoła, innym razem upadek następuje zupełnie niespodziewanie, jak zderzenie z betonową ulicą, na której roztrzaskuje się czaszka. Strike był pewny, że jeśli wyjmie notes, Rochelle zamilknie albo wyjdzie. Dlatego zadawał pytania, jakby mimochodem. Pytał: Jak trafiła do szpitala? Jak poznała Lulę? Nadal była bardzo podejrzliwa i z początku odpowiadała monosylabami, ale powoli stopniowo robiła się bardziej rozmowna. Historia jej życia budziła litość. Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie. Dom dziecka Poważna choroba psychiczna, rodziny zastępcze i wybuchy agresji, które w szesnastym roku życia osiągnęły punkt kulminacyjny, wskazując ją na bezdomność. Naprawdę zaczęto ją leczyć dopiero wtedy, kiedy trafiła do szpitala potrącona przez samochód. Jej dziwaczny sposób bycia prawie zupełnie uniemożliwiał leczenie obrażeń fizycznych, i w końcu wezwano psychiatrę. Teraz zażywała leki, które pod warunkiem regularnego przyjmowania bardzo łagodziły objawy. Strajk uznał za żałosne i wzruszające, że wizyta w przyszpitalnej przychodni, w której Rochelle poznała Lulę Landry, była dla tej dziewczyny główną atrakcją tygodnia. Mówiła z pewną sympatią o młodym lekarzu prowadzącym terapię grupową. Więc właśnie tam poznałaś Lulę? Jej brat ci nie mówił? Nie wdawał się w szczegóły. No! Chodziła na naszą grupę, skierowali ją. I zaczęłyście rozmawiać. No! Zaprzyjaźniłyście się? No! Bywałaś u niej w domu, pływałaś w basenie A co, nie wolno? Tylko pytam. Trochę się rozluźniła Nie lubię pływać, nie lubię moczyć twarzy, siedziałam w jacuzzi, łaziłyśmy też na zakupy i w ogóle. Opowiadała ci kiedyś o swoich sąsiadach, o małżeństwie, które mieszkało w tym samym budynku? O tych bestigłych trochę nie lubiła ich. Ta baba to suka, powiedziała Roszel z nagłą wściekłością. Dlaczego tak mówisz? Znasz ją? Patrzyła na mnie jak na śmiecia. Co lula o niej myślała? Też jej nie lubiła, ani jej męża, kawał mędy. Jak to? Tak to, zniecierpliwiła się Roszel. Strajk się nie odezwał, więc mówiła dalej. Ciągle próbował ją do siebie ściągnąć, kiedy nie było jego żony. Udało mu się? Gdzie tam, kurwa? Powiedziała Rochelle. Pewnie często rozmawiałaś z Lulą. No, na początku... Tak, gadałyśmy. Spojrzała przez okno. Nagły deszczyk zaskoczył przechodniów. Szybę w oknie pokryły przejrzyste krople. Na początku podchwycił strajk. E, potem rozmawiałyście rzadziej? Zaraz muszę spadać. Mam sprawy do załatwienia. Oznajmiła dumnie Rochelle. Tacy ludzie jak lula, odrzekł strajk, badając grunt, bywają kapryśni, źle traktują innych, są przyzwyczajeni, że zawsze stawiają na swo. Nie jestem niczyją służącą! zaperzyła się Rochelle. Może właśnie dlatego cię polubiła, może zobaczyła w tobie kogoś równego sobie, a, a nie kolejną pijawkę. No, dokładnie, powiedziała udobruchana Rochelle. Wcale mi nie imponowała! To normalne, że chciała się z tobą zaprzyjaźnić, z kimś, kto twardo stąpa po ziemi. No, a poza tym cierpiałyście na tę samą chorobę, prawda? No więc rozumiałyście się na poziomie niedostępnym dla większości ludzi. I jestem czarna, dorzuciła Roszel. A ona też chciała czuć się czarna. Rozmawiałyście o tym. No pewnie. Powiedziała Roszel. Chciała się dowiedzieć skąd pochodzi, skąd się wzięła. Wspominała ci, że próbuje odnaleźć swoich czarnoskórych przodków. No pewnie i. No, tak. Było widać, że zamilkła w ostatniej chwili. Udało jej się kogoś znaleźć? Ojca? Nie, nie znalazła go. Założę się, kurwa, że nie. Naprawdę? No, naprawdę. Zaczęła pośpiesznie jeść. Strajk obawiał się, że dziewczyna sobie pójdzie, gdy tylko skończy. — Czy Lula była przygnębiona, kiedy w przeddzień jej śmierci spotkałyście się w Vashti? No, była. — Powiedziała ci, dlaczego? — Nie musiała mieć powodu, to choroba. — Ale wspomniała, że źle się czuje. — No, — powiedziała Rochelle po krótkiej chwili wahania. — Miałyście zjeść razem lunch, prawda? — spytał. — Kiren powiedział, że ją tam zawiózł. Kiren Kolowaz-Jones. Znasz go, prawda? Napięcie z jej twarzy zniknęło, kąciki ust lekko się uniosły. — No pewnie, że go znam. Tak, miałyśmy się spotkać w Vashti. Ale nie została na lunch. — Nie, spieszyła się — powiedziała Rochelle. Pochyliła głowę, żeby napić się kawy i przy okazji zasłonić twarz. — Dlaczego po prostu do ciebie nie zadzwoniła? Przecież masz telefon, prawda? — — Pewnie, że mam — warknęła obruszona i wyjęła z kieszeni futerka starą nokię oklejoną tandetnymi różowymi kryształkami. — Jak myślisz, czemu po prostu nie zadzwoniła i nie powiedziała, że jednak nie może się z tobą spotkać? Roszel spiorunowała go wzrokiem. — Bo nie lubiła dzwonić, ciągle ją podsłuchiwali. — Dziennikarze? — No. Już prawie zjadła ciastko. Dlaczego dziennikarze mieliby się interesować tym, że lula zrezygnowała z przyjazdu do Waszty? Bo ja wiem! Nie wydało ci się dziwne, że lula przyjechała z tak daleka, żeby ci powiedzieć, że nie może zostać na lunch? No wydało! Eee, nie. Proszę, nie mogła się zdecydować. Po chwili dodała z nagłą wylewnością: Jak masz kierowcę, to ci wszystko jedno, nie? Jeździsz sobie gdzie chcesz, nie musisz dopłacać, po prostu każesz się wjeździć tyle, nie? Przejeżdżała obok, no to wpadła, żeby mi powiedzieć, że nie zostanie dłużej, bo musi wracać do domu na spotkanie z tą pieprzoną kiarą porter. Gdy tylko przekleła, zrobiła minę, jakby pożałowała, że straciła nad sobą panowanie, i zacisnęła usta, żeby to się więcej nie powtórzyło. Nie zrobiła niczego więcej? Weszła do sklepu, powiedziała. Nie mogę zostać na lunch, muszę wracać do domu, bo umówiłam się z Kiarą i wyszła. No, mniej więcej, powiedziała Roszel. Kiren mówi, że kiedy się spotykałyście, zazwyczaj odwozili cię do schroniska. No, potwierdziła. Tego dnia była zajęta i tyle. Roszel kiepsko szło ukrywanie rozszalenia. — Opowiedz mi, co się działo w sklepie. Przymierzałyście coś? — No... — powiedziała Roszel po chwili milczenia. — Lula przymierzała. — Znów lekkie wahanie. — Długą sukienkę od Aleksandra McQueena. Facet się zabił i w ogóle. — Dodała zamyślona. — Weszłaś się z nią do przymierzalni? — No. — Co tam się stało? Spytał strajk. Jej oczy przypominały mu oczy byka, któremu kiedyś jako mały chłopiec stanął na drodze. Były głęboko osadzone, zwodniczo spokojne i nieprzeniknione. Ubrała Kieckę, powiedziała Ronel. Nic poza tym, do nikogo nie dzwoniła. Nie. No, w sumie to tak, może i dzwoniła. Wiesz do kogo? Nie pamiętam. Napiła się kawy, znowu zasłaniając twarz papierowym kubkiem. Do Ewena Dafilda? Może. Pamiętasz, co mówiła? Nie. Podsłuchała ją jedna z ekspedientek. Lula prawdopodobnie umawiała się z kimś na spotkanie u siebie w domu. Według ekspedientki miało się ono odbyć w środku nocy. Tak? A raczej nie mogło chodzić o Dafilda, skoro z nim była już umówiona w Uzi. E, — Dużo wiesz, co? — powiedziała. — Wszyscy wiedzą, że tamtego wieczoru spotkali się w Uzi — powiedział Strajk. — Pisali o tym w gazetach. Rozszerzanie się i zwężanie źreni z Rossell było niezauważalne, gdyż otaczały je czarne tęczówki. — No, chyba tak — przyznała. — Rozmawiała z Dibi Makiem? Nie! — zawołała ze śmiechem. — Nie znała jego numeru! Sławni ludzie zazwyczaj nie mają kłopotu ze zdobyciem numerów innych sławnych ludzi, powiedział strajk. Rochelle spochmurniała. Spojrzała na pusty wyświetlacz swojej tandetnej różowej komórki. Raczej nie miała jego numeru, powiedziała. Ale słyszałaś, jak próbuje się z kimś umówić na spotkanie w środku nocy? Nie powiedziała Rochelle, unikając jego spojrzenia i kołysząc resztkę kawy w papierowym kubku. Nic takiego nie pamiętam. Zdajesz sobie sprawę, jakie to może być ważne? spytał Strajk, starając się, żeby nie zabrzmiało to jak groźba. Możliwe, że Lula zginęła właśnie podczas tego spotkania. Policja o tym nie wie, prawda? Nikomu nie powiedziałaś. No, muszę iść. Odrzekła, połykając ostatni kęst ciastka, chwyciła tanią torebkę i rzuciła mu wściekłe spojrzenie. Już prawie pora ranczu, powiedział. Zjadłabyś coś jeszcze? Nie. Mimo to stała w miejscu. Zastanawiał się, jak bardzo jest uboga, czy regularnie jada. Pod jej gburowatością kryło się coś, co go poruszyło. Zadziorna duma, bezbronność. Mm, no dobra. Ustąpiła, rzucając torebkę na podłogę. Opadła z powrotem na krzesło. Zjem Big Maca! Bał się, że kiedy pójdzie zamówić jedzenie, Rochelle zniknie, ale gdy wrócił z dwiema tacami, nadal siedziała przy stoliku. Nawet mruknęła, dziękuję. Spróbował innej taktyki. Dość dobrze znasz Kirena, prawda? spytał, pamiętając, jak się rozpromieniła na wspomnienie szofera. No, powiedziała nieśmiało. Często z nim jeździłyśmy. Zawsze ją woził. Kiren mówi, że przed przyjazdem do Waszty lula siedziała na tylnym siedzeniu i coś pisała. Ech, pokazała ci to, a może dała? Nie, odrzekła. Wepchnęła frytki do ust, a potem dodała. Nic takiego nie widziałam, a co to było? Nie wiem. Może lista zakupów albo coś. Tak, policja też tak myśli. Na pewno nie widziałaś u niej żadnej kartki, listu, koperty. No, na pewno! Kiren wie, że ze mną rozmawiasz? spytała Rochelle. Tak, mówiłem mu, że zamierzam cię znaleźć. To on mi powiedział, że kiedyś mieszkałaś w schronisku świętego Elma. Sprawiło jej to wyraźną przyjemność. Gdzie teraz mieszkasz? A co cię to? warknęła z nagłą złością. Nic, no, po prostu prowadzę kulturalną rozmowę. W odpowiedzi Rochelle cicho prychnęła. Pff, teraz mam chatę w Hammersmith. Przez chwilę przeżuwała, a potem po raz pierwszy dostarczyła informacji z własnej inicjatywy. Słuchaliśmy w samochodzie Dibiego Maka, jak Kiren i Lula, i zaczęła rapować. Nie chcę hydrochinonu, czarny do szpiku kości. Olewasz biego nie dożyjesz starości. Jeżdżę swoim Ferrari, pierdolę Johari, wysoko trzymam głowę. starczy mi tmali, gotowe, krzyczę do ciebie, psie! Wyglądała na zadowoloną z siebie, jakby właśnie mu pokazała, gdzie jest jego miejsce, jakby zamknęła mu usta. To spłyty Jay my Jack, wyjaśniła. E, co to jest hydrochinon? Spytał strajk. Rozjaśniacz skóry. Rapowaliśmy przy opuszczonych szybach, ciągnęła Rochelle. Jej nieładną twarz rozjaśnił ciepły uśmiech wywołany tym wspomnieniem. Lula na pewno niecierpliwie czekała na przyjazd Libiego Maka, prawda? No, powiedziała Roszel. Wiedziała, że mu się podoba. Cieszyła się z tego. Kiren też się podjarał i w ogóle ciągle prosił, żeby Lula zapoznała go z Makiem. Chciał go poznać. Jej uśmiech zniknął. Zaczęła posępnie skubać burgera, a potem spytała. To wszystko, co chciałeś wiedzieć, bo muszę spadać? Zaczęła łapczywie pożerać resztki posiłku, pakując jedzenie do ust. Założę się, że Lula zabierała cię do mnóstwa fajnych miejsc. No, powiedziała Roszel z ustami wypełnionymi burgerem. Byłeś z nią kiedyś w uzji? No, raz. Rochelle połknęła jedzenie i zaczęła opowiadać o innych miejscach, w których bywała na początku przyjaźni z Lulą. Usilnie próbowała uniknąć posądzenia o to, że była oczarowana stylem życia multimilionerów, lecz mimo to jej słowa brzmiały jak romantyczna bajka. Lula wyrywała Rochelle z ponurego świata schroniska i terapii grupowej, by raz w tygodniu rzucać ją w wir drogiej zabawy. Strike zdał sobie sprawę, że usłyszał od Rochelle bardzo niewiele o Luli jako o sobie, za to mnóstwo o Luli jako posiadaczce czarodziejskich plastikowych kart, którymi płaciło się za torebki, kurtki i biżuterie oraz środków niezbędnych do tego, by Kiren zjawiał się regularnie niczym dżin i zabierał Rochelle ze schroniska. Rochelle z rozczuleniem rozwodziła się o prezentach, które kupowała jej Lula. O sklepach, do których Lula ją zabierała, oraz o restauracjach i barach, do których razem chodziły, o miejscach pełnych znanych osób. Wyglądało jednak na to, że nie robiły one na Roszel najmniejszego wrażenia. Do każdego nazwiska dodawała jakąś pogardliwą uwagę, to kutas, ona jest cała z plastiku, nic specjalnego. Poznała Żewena Dafilda? spytał strajk. A, jego. Jej reakcja ociekała pogardą. Kawał gnidy? Poważnie. No spytaj Kirena. Powiedziała to tak, jakby tworzyli z Kirenem parę rozsądnych obserwatorów, którzy obiektywnie spoglądali na kretynów zaludniających świat luli. W jakim sensie był gnidą? Traktował ją jak szmatę. Na przykład. Sprzedawał informacje gazetom, powiedziała Ruszel, sięgając po ostatnie frytki. Lula raz nas wszystkich przetestowała. Każdemu opowiedziała inną historię, żeby sprawdzić, które pojawią się w gazetach. Tylko ja trzymałam gębę na kłódkę, cała reszta wypaplała. Kogo tak przetestowała? To ja, reporter tego Dafilda i Gaja Samiego. Rochelle wymówiła imię i nazwisko projektanta po angielsku. Potem ściemniała, że ten projektant się nie wygadał, usprawiedliwiała go, ale wykorzystywał ją tak samo jak reszta. W jaki sposób? Nie chciał, żeby pracowała dla innych. Chciał, żeby ciągle robiła dla jego firmy, żeby ją reklamowała. A kiedy Lula odkryła, że może ci ufać, no to wtedy mi kupiła telefon. Na chwilę zapadło milczenie. Żeby mogła się ze mną kontaktować, kiedy zechce. Roszel gwałtownym ruchem zabrała migoczącą różową nokię ze stolika i wepchnęła ją głęboko do kieszeni miękkiego, różowego futerka. — Pewnie teraz musisz sama płacić rachunki — spytał Strajk. Myślał, że roszelka, każe mu się wypchać, ale ona powiedziała. — Jej rodzina jeszcze się nie skapowała, że dalej buli za mój telefon. Najwyraźniej sprawiło jej to nieco złośliwą przyjemność. — To futerko też dostałaś od Luli? — spytał Strajk. Nie! warknęła ze złością. Sama se kupiłam! Mam robotę! Naprawdę? Gdzie się zatrudniłaś? A co cię to? spytała raz jeszcze. Okazuje uprzejme zainteresowanie. Na jej szerokich ustach pojawił się na chwilę lekki uśmiech i znowu się uspokoiła. Robię na drugą zmianę w sklepie obok mojej nowej chaty. Mieszkasz w innym schronisku? Nie! Odparła, a on znowu wyczuł, że Rochelle zaczyna się okopywać, że nie chce się wdawać w szczegóły. Uznał, że nie powinien nadużywać jej cierpliwości. Zmienił taktykę. Pewnie przeżyłaś szok, kiedy Lula umarła. No jasne, odrzekła bez zastanowienia. Potem, znając sobie sprawę, co powiedziała, postanowiła się wycofać. Wiedziałam, że miała depresję, ale czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Więc, twoim zdaniem, nie planowała samobójstwa, kiedy spotkałyście się tamtego dnia? Bo ja wiem. Za krótko ją widziała mnie. Gdzie byłaś, kiedy usłyszałaś o jej śmierci? W schronisku. Kupa ludzi wiedziała, że ją znam. Janin mnie obudziła i powiedziała. Od razu pomyślałaś, że to było samobójstwo? No, muszę już spadać. Spadam. Tym razem była zdecydowana i wiedział, że nie zdoła jej zatrzymać. Wślizgnęła się z powrotem w groteskowe futerko i zarzuciła torebkę na ramię. Pozdrow ode mnie, Kirena! Pozdrowie. No, e, to nara! Kołysząc się jak kaczka, wyszła z McDonalda. Nie obejrzała się za siebie. Strike patrzył, jak dziewczyna przechodzi za oknem ze spuszczoną głową i zmarszczonymi brwiami. Zniknęła mu z oczu. Przestało padać. Zamyślił się, przysunął do siebie jej tacę i zjadł dwie ostatnie frytki. Nagle wstał, tak gwałtownie, że dziewczyna w bejsbolówce zbliżająca się do stolika, żeby wytrzeć blat, odskoczyła do tyłu, wydając z siebie cichy okrzyk. Strajk szybko wyszedł z McDonalda i ruszył po Grantly Road. Rochelle stała na rogu, doskonale widoczna w futerku w kolorze fuksji wśród ludzi czekających na zielone światło przy przejściu dla pieszych. Paplała przez różową, ozdobioną świecidełkami nokiem. Strajk ją dogonił i wcisnął się między stojących za nią ludzi. Używał swojego cielska jak broni, na której widok wszyscy schodzili mu z drogi. Pytał z kim się umawiała na tamten wieczór? No, no i. Rochelle odwróciła głowę, żeby spojrzeć na ulicę, i zdała sobie sprawę, że tuż obok stoi strajk. Odsunęła komórkę od ucha i szybko się rozłączyła. Czego znowu? spytała agresywnie. Z kim rozmawiałaś? Nie twój zastrany interes! powiedziała z wściekłością. Stojący obok piesi gapili się na nich w milczeniu. Śledzisz mnie? Jasne, powiedział strajk. Słuchaj. Rozbłysło zielone światło i tylko oni dwoje nie ruszyli naprzód. Stali w miejscu potrącani przez innych przechodniów. Dasz mi swój numer. Spojrzały na niego nieprzejednane oczy byka, nieprzeniknione, pozbawione wyrazu tajemnicze. A niby po co? Kiren mnie prosił, skłamał. Zapomniałem ci powiedzieć. Mówił, że chyba zostawiłaś w jego samochodzie okulary przeciwsłoneczne. Nie był pewny, czy ją to przekonało, ale po chwili podała mu numer, a on zapisał go na odwrocie jednej ze swoich wizytówek. To wszystko? Warknęła. Potem przeszła przez ulicę i zatrzymała się na wysepce, gdzie znów paliło się czerwone światło. Strajk pokuś tykał za nią. Wydawała się rozzłoszczona i zaniepokojona jego ciągłą obecnością. Czego? Chyba wiesz coś, o czym mi nie powiedziałaś, Rochelle, spiorunowała go wzrokiem. — Weź to — dodał Strajk, wyjmując z kieszeni płaszcza drugą wizytówkę. — Jeśli przyjdzie ci do głowy coś, o czym będziesz chciała mi powiedzieć, zadzwoń, dobrze? To numer mojej komórki. Nie odpowiedziała. Jeśli lula została zamordowana, ciągnął podczas, gdy przed nimi przejeżdżały rozpędzone samochody, a w ręsztoku u ich stóp połyskiwała woda. A ty coś wiesz? Też może ci grozić niebezpieczeństwo ze strony mordercy. Parsknęła cichym, lekceważącym i pogardliwym śmiechem. Nie sądziła, że znajduje się w niebezpieczeństwie. Czuła się bezpieczna. Rozbłysło zielone światło. Rochelle potrząsnęła suchymi, sztywnymi włosami i przeszła przez ulicę. Była zwyczajna, przysadzista i brzydka. W jednej dłoni ściskała komórkę, a w drugiej wizytówkę strajka. Strajk został sam na wysepce i odprowadzał Rochelle wzrokiem, czując bezsilność i niepokój. Może i nie sprzedawała informacji gazetom, ale nie wierzył, by kupiła futerko od znanego projektanta, które nadal wydawało mu się brzydkie, za pieniądze zarobione w sklepie.